Rozdział 21 Ta wojna wytępienia była dopiero w początku, gdy pan Kmicic wraz z trzema kimliczami dotarł po trudnej ze względu na jego nadwerężone zdrowie podróży do Głogowej. Przyjechali nocą. Miasto było przepełnione od wojska, panów szlachty, sług królewskich i magnackich a gospody tak pozajmowane, że stary Kiemlic z największym trudem wystarał się o kwaterę dla pana Andrzeja u Powroźnika, mieszkającego już za miastem. Dzień ten przeleżał pan Andrzej w bólu i w gorączce od oparzenia. Chwilami myślał, że przyjdzie mu ciężko obłożnie zachorować, ale żelazna natura przemogła. Następnej nocy uczyniło mu się lżej, a świtaniem ubrał się już i poszedł do farnego kościoła Bogu za cudowne swe ocalenie podziękować. Szary i śnieżny zimowy ranek zaledwie rozproszył ciemności. Miasto jeszcze spało, ale przez drzwi kościoła widać już było światło w ołtarzu i dochodziły go głosy organów. Kmicic wszedł do środka. Ksiądz przed ołtarzem odprawiał wotywę, w kościele mało jeszcze było modlących się. W ławkach klęczało kilkanaście postaci z twarzami ukrytymi w dłoniach, a oprócz nich ujrzał pan Andrzej, gdy oczy jego oswoiły się z ciemnością, jakąś postać leżącą krzyżem przed samymi stallami na rozciągniętym na ziemi kobierczyku. Za nim klęczało dwóch wyrostków o rumianych i prawie anielskich dziecinnych twarzach. Człowiek ten leżał bez ruchu i tylko z piersi, poruszanych ustawicznie ciężkimi westchnieniami, można było poznać, że nie śpi, że modli się gorliwie i całą duszą. Kmicic również pogrążył się w modlitwie dziękczynnej. Lecz po ukończonych pacierzach oczy jego mimowoli zwróciły się na leżącego krzyżem męża i nie mogły się już od niego oderwać. Tak je coś przykuwało do niego. Westchnienia podobne do jęków, głośne w ciszy kościelnej, wstrząsały ciągle tę postać. Żółte blaski świec zapalonych przed ołtarzem wraz ze światłem dziennym bielejącym w szybach wydobywały ją z mroku i czyniły coraz widniejszą. Pan Andrzej zaraz domyślił się z ubioru, że to musi być ktoś znaczny, gdyż i wszyscy obecni, nie wyłączając księdza odprawiającego wotywę, spoglądali nań ze czcią i uszanowaniem. Nieznajomy przybrany był cały w czarny aksamit podbity sobolami, tylko na ramionach miał odwinięty biały koronkowy kołnierz, spod którego przeglądały złote ogniwa łańcucha. Czarny z takimi szpiurami kapelusz leżał obok, jeden zaś z paziów klęczących za kobierczykiem trzymał rękawicę i szmelcowaną na błękitno szpadę. Twarzy nieznajomego nie mógł pan kmicic widzieć gdyż była ukryta w fałdach kobierczyka, a przy tym zasłaniały ją zupełnie rozproszone na około głowy loki nadzwyczaj obfitej peruki. Pan Andrzej przysunął się do samej stalli tak, aby gdy nieznajomy się podniesie, mógł dojrzeć jego twarz. Tymczasem wotywa miała się ku końcowi. Ksiądz śpiewał już pater noster. Ludzie, którzy chcieli być na następnej mszy, napływali przez główne drzwi wchodowe. Kościół zapełnił się z wolna postaciami o podgolonych głowach, przybranymi w delie, w żołnierskie burki, w szuby, w altembasowe kapoty. Uczyniło się dość ciasno. Wówczas Kmicic trącił włokieć stojącego obok szlachcica i szepnął przebacz wasza mość, że go w nabożeństwie inkomoduje, ale ciekawość mocniejsza. Kto też to jest? Tu wskazał oczyma należącego krzyżem pana. Chybaś waść z daleka przyjechał, że nie wiesz, kto to jest, odparł szlachcic. — Pewnie, żem z daleka przyjechał i dlatego pytam, w nadziei, że gdy na kogo politycznego trafię, to mi nie poskąpi odpowiedzi. To jest król. Na Boga żywego, zawołał Kmicic. Lecz w tej chwili król się podniósł, bo ksiądz zaczynał właśnie czytać Ewangelię. Pan Andrzej ujrzał twarz wymizerowaną, żółtą i przezroczystą, jak wosk kościelny. Oczy królewskie były wilgotne, a powieki zaczerwienione. Rzekłbyś, całe losy kraju odbiły się na tej szlachetnej twarzy, tyle w niej było bólu, cierpienia, troski. Noce bezsenne, rozdzielane między modlitwę a zmartwienie, zawody okrutne, tułactwo, opuszczenie. Upokorzony majestat tego syna, wnuka i prawnuka potężnych królów, gorycz, którą tak obficie napawali go właśnie poddani, niewdzięczność kraju, dla którego gotów był krew i życie poświęcić, wszystko to można było jak w księdze w tym obliczu wyczytać. A jednak biła z niego nie tylko rezygnacja zdobyta przez wiarę i modlitwę, nie tylko majestat króla i Bożego Pomazańca, ale taka dobroć wielka, niewyczerpana, Iż widać było, że dość będzie największym odstępcom, najbardziej winnym wyciągnąć tylko ręce do tego ojca, a ten ojciec przyjmie, przebaczy i krzywd własnych zapomni. Kmicicowi na jego widok zdawało się, że ktoś mu żelazną dłonią ścisnął serce. żal zawrzał w gorącej duszy junaka. Skrucha, litość i cześć, oddech zaparły mu w gardle. Poczucie winy niezmiernej podcięło mu kolana. Aż drżeć począł na całym ciele, i nagle nowe, nieznane uczucie powstało mu w piersi. Oto w jednej chwili pokochał tak ten bolesny majestat, że uczuł, iż nie ma nic droższego na ziemi całej od tego Ojca i Pana, że gotów za niego poświęcić krew, życie, znieść torturę i wszystko w świecie. Chciałby się do tych nóg rzucić, kolana objąć i prosić o odpuszczenie win. -Szlachcic, zuchwały, warchoł, zmarł w nim w jednej chwili, a urodził się regalista, oddany duszą całą swemu królowi. To nasz pan, nasz pan nieszczęsny powtarzał sobie, jakby ustami chciał dać świadectwo temu, co widziały jego oczy, a czuło serce. Tymczasem Jan Kazimierz po Ewangelii klęknął znowu, ręce rozłożył, oczy wzniósł ku górze i pogrążył się w modlitwie. Ksiądz wreszcie odszedł, począł się ruch w kościele, król klęczał ciągle. A ów szlachcic, którego Kmicic zaczepił, trącił teraz w bok pana Andrzeja. A coś wać pan za jeden? spytał. Kmicic nie od razu zrozumiał pytanie i nie zaraz odpowiedział. Tak dalece serce jego i umysł były osobą królewską zajęte. A coś wać pan za jeden? powtórzył ów personat. Szlachcic, jako i wasz Odrzekł pan Andrzej, zbudziwszy się jakby ze snu. Jakże cię zowią? Jak mnie zowią? Zwę się babinicz, a jestem z Litwy z Podwitepska. A Jam jest Ługowski, dworski królewski. Proszę, to wać panasz z Litwy z Podwitepska jedziesz. Nie. Jadę z Częstochowy. Pan Ługowski aż zanim mówił na chwilę ze zdziwienia. A jeżeli tak, to bywaj, żewać pan, bywaj, bo nam nowin udzielisz. Mało już króla miłościwego nie umorzył frasunek, że przez trzy dni żadnej pewnej wieści nie miał. Jakże to? Spod chorągwi z broszka, może albo Kalińskiego, albo Kuklinowskiego? Spod Częstochowy. Nie, spod Częstochowy, ale z samego klasztoru, wprost. Chyba wać pan żartujesz. Co tam, co słychać? Broni, że się jeszcze jasna góra? I broni się i będzie broniła. Szwedzi już na odstąpieniu. Dla Boga, królo złoci waszmości, z samego klasztoru, powiadasz, jedziesz. Jakże cię to Szwedzi puścili? Ja mi ich o permisję nie prosił, ale wybaczaj, wać pan, że w kościele obszerniejszej relacji dać nie mogę. Słusznie, słusznie, odparł pan Ługowski. Bóg miłosierny, z nieba nam spadłeś. W kościele nie przystoi, słusznie. Czekajże, wać pan. Zaraz się król podniesie, śniadać przed sumą pojedzie. Dziś niedziela. Chodź, waść, staniesz wraz ze mną przy drzwiach i wraz u wejścia przedstawię wać pana królowi. Chodź, chodź, bo nie ma czasu. To rzekłszy ruszył naprzód, a Kmicic za nim. Zaledwie ustawili się przy drzwiach, gdy ukazało się naprzód dwóch paziów, a za nimi wyszedł z wolna Janka Zimierz. Miłościwy królu, zakrzyknął pan Ługowski, są wieści z Częstochowy. Woskowa twarz Jana Kazimierza ożywiła się nagle. Co? Gdzie? Kto jest? spytał. Ten oto szlachcic. Powiada, że z samego klasztoru jedzie. Zali klasztor już zdobyty? zakrzyknął król. Wtem pan Andrzej chrymnął jak długi do nóg pańskich. Jan Kazimierz pochylił się i począł podnosić go za ramiona. Na potem! wołał na potem! wstań waść, na boga, wstań, mów prędzej! Klasztor zdobyty? Kmicic zerwał się ze łzami w oczach i krzyknął z zapałem niezdobyty miłościwy panie i nie będzie. Szwedzi pobici, największa armata wysadzona, strach między nimi, głód, mizeria, o odstąpieniu myślą. Chwała, chwała tobie królowo-anielska i nasza, rzekł król. To rzekłszy odwrócił się ku drzwiom kościelnym, zdjął kapelusz i nie wchodząc do środka klęknął na śniegu przy drzwiach. Głowę oparł o ramę kamienną i pogrążył się w milczeniu. Po chwili łkanie poczęło nim wstrząsać. Rozczulenie ogarnęło wszystkich. Pan Andrzej ryczał jak żubr. Król pomodliwszy się i wypłakawszy wstał uspokojony z twarzą wiele pogodniejszą. Zaraz spytał kmicica o nazwisko, a gdy ten powiedział mu swe przybrane miano rzekł: Niechże cię pan ługowski zaraz do naszej kwatery prowadzi. Nie zażyjemy rannego posiłku inaczej jak słuchając o obronie. I w kwadrans później Kmicic stanął w komnacie królewskiej przed dostojnym zebraniem. Król czekał tylko na królowę, by zasiąść do rannej polewki. Jakoż Maria Ludwika pojawiła się za chwilę. Jan Kazimierz ledwie ją ujrzał, zaraz zakrzyknął: Częstochowa wytrzymała! Szwedzi ustępują! Oto jest pan Babinicz, który stamtąd przyjeżdża i tę wieść przynosi. Czarne oczy królowej spoczęły badawczo na młodej twarzy junaka i widząc jej szczerość rozjaśniły się radością. On zaś oddawszy niski ukłon, patrzył także na nią śmiele, jako prawda i uczciwość patrzeć umieją. Moc boska, rzekła królowa, ciężar okrutny zdjęłeś nam wać pan z serca i da Bóg, że to będzie początek odmiany fortuny. Wprost, że spod częstochowy wyjedziesz? Nie spod częstochowy, ale powiada, że z samego klasztoru to jeden z obrońców, zawołał król. Złoty gość. Bodaj tacy co dzień przybywali, ale pozwólcie mu przejść do słowa opowiadaj, bracie, opowiadaj, jakeście się bronili i jak was ręka boska piastowała. Pewnie, miłościwi państwo, że nic więcej, jeno opieka boska i cuda najświętszej panny, na które co dzień własnymi oczyma patrzyliśmy. Tu pan Kmicic zbierał się już do opowiadania, gdy wtem coraz nowi dygnitarze zaczęli się schodzić. Przyszedł więc nuncjusz papieski, potem ksiądz prymas Leszczyński, za nim ksiądz Wyczga, złotousty kaznodzieja, który był kanclerzem królowej, a później biskupem warmińskim, potem zaś jeszcze prymasem. Wraz z nim wszedł kanclerz koronny pan Koryciński i francuz denoyer, przyboczny królowej. Zanim nadchodzili kolejno inni dygnitarze, którzy Pana nie opuścili w nieszczęściu, ale woleli z Nim gorzki, wygnańczy chleb dzielić, niż wiarę za przysiężoną złamać. Królowi zaś pilno było, więc odrywał się co chwila od posiłku i powtarzał: Słuchajcie, wasze moście, słuchajcie! Gość z Częstochowy, dobra wieść, słuchajcie, z samej jasnej góry. Na to dygnitarze spoglądali z ciekawością na Kmicica, stojącego jakoby przed sądem, lecz on, śmiały z natury i przywykły do obcowania z wielkimi, wcale się widokiem tylu znamienitych ludzi nie stworzył i gdy zasiedli wszyscy miejsca, począł o całym oblężeniu opowiadać. Prawdę znać było w jego słowach, bo mówił jasno, dobitnie, jak żołnierz, który sam na wszystko patrzył, wszystkiego się dotknął, wszystko przebył. Mówił o księdzu kordeckim jako o proroku świętym wychwalał pod niebiosa pana Zamojskiego i pana Czarnieckiego, wysławiał innych ojców, nikogo prócz siebie nie pomijał, lecz całą obronę bez ogródki najświętszej pannie, jej łasce i cudom przypisywał. Słuchali go w zdumieniu król i dygnitarze. Ksiądz arcybiskup oczy załzawione do nieba wznosił, Ksiądz Wyczga pośpiesznie wszystko Nuncjuszowi tłumaczył, inni panowie za głowy się chwytali, inni modlili się lub bili w piersi. Wreszcie, gdy Kmicic doszedł do ostatnich szturmów, gdy począł opowiadać, jak Miller sprowadził ciężkie działa z Krakowa, a między nimi taką kolubrynę, której nie tylko Częstochowskie, ale żadne w świecie mury oprzeć się nie mogły, cisza uczyniła się jak makiem zasiał i wszystkie oczy spoczęły na jego ustach. Lecz kmicic urwał nagle i począł oddychać szybko. Jasne rumieńce wystąpiły mu na twarz, zmarszczył brwi, podniósł głowę i rzekł hardo: Teraz muszę mówić o sobie, choć wolałbym milczeć. A jeżeli coś powiem, co na pochwałę wypadnie, Bóg mi świadek, nie uczynię tego dla nagród, bo ich nie potrzebuję, gdyż największa nagroda dla mnie za majestat krew przelać. Mów śmiele, wierzym ci, rzekł król. — Cóż owa kolubryna? — Te kolubrynę ja, wykradłszy się w nocy z fortecy, prochami w drzazgi rozsadziłem. — Na miły Bóg! — zakrzyknął król. Lecz po tym wykrzykniku nastała cisza, takie zdumienie ogarnęło słuchających. Wszyscy patrzyli jak w tęczę w junaka, który stał z iskrzącymi się oczyma, z rumieńcem na twarzy i z hardo podniesioną głową. A tyle w nim było w tej chwili jakiejś grozy i dzikiego męstwa, że każdemu przyszło mimo woli na myśl, iż taki człowiek mógł na podobny uczynek się zdobyć. To też po chwili milczenia ksiądz Prymas odezwał się. Patrzy na to ten człowiek! Jakżeś to uczynił? zawołał król. Kmici co powiedział, jak było. Uszom się nie chce wierzyć, rzekł pan kanclerz Koryciński. Mości panowie! Odezwał się z powagą król. Nie wiedzieliśmy, kogo mamy przed sobą. Żywię jeszcze nadzieja, że nie zginęła ta rzecz pospolita, póki takich kawalerów i obywateli wydaje. Ten może o sobie powiedzieć si fractus syllabatur orbis impavidum ferient rzekł ksiądz Wyczga, który lubił autorów przy każdej sposobności cytować. Prawie to niepodobne rzeczy ozwał się znów kanclerz. Powiedzże, panie kawalerze, jakim sposobem żywot niosłeś z tego terminu I jak przez Szwedów się przedostałeś Huk głuszył mnie, rzekł Kmicic I dopiero nazajutrz znaleźli mnie Szwedzi przy okopie Jakoby bez duszy leżącego Zaraz mnie tam pod sąd oddali i Miller skazał mnie na śmierć Ty zaś uciekłeś Niejaki Kuklinowski wyprosił mnie u Millera żeby sam mógł mnie zgładzić, bo miał przeciw mnie zawziętość okrutną. Znany to warchoł i zbój, słyszeliśmy tu o nim, rzekł Kasztelan Krzywiński. Jego pułk z Millerem pod Częstochową stoi, prawda? Ów Kuklinowski posłował w od Millera do klasztoru i raz mnie prywatnie do zdrady namawiał, gdym go do bramy odprowadzał. Ja zaś trzasnąłem go w gębę i skopałem nogami. Za to urazę do mnie powziął. A to widzę, z ognia i siarki, szlachcic, zawołał rozweselony król. Takiemu w drogę nie wchodź. Miller oddał cię tedy Kuklinowskiemu. Tak jest, miłościwy panie. On zaś zamknął się ze mną w pustej stodułce z kilkoma ludźmi. Tam mnie do belki powrozami przywiązał i męczyć począł i ogniem boki palił. Na Boga żywego! Wtem go odwołano do Millera, a tymczasem przyszło trzech szlachty, niejakich kiemliczów, jego żołnierzy, którzy wpierw u mnie służyli. Ci pobili strażników i odwiązali mnie od belki. I uciekliście. Teraz rozumiem, rzekł król. Nie, miłościwy panie. Zaczekaliśmy na powrót Kuklinowskiego. Wówczas ja go kazałem do tej samej belki przywiązać i lepiej ogniem przypiekłem. To, rzekł szypan Kmicic podniecony wspomnieniem, zaczerwienił się na nowo, i oczy błysły mu jak wilkowi. Lecz król, który łatwo od zmartwienia do wesołości, od powagi do żartu przechodził, począł bić dłonią w stół i wołać ze śmiechem: Dobrze mu tak, dobrze mu tak, nie zasłużył taki zdrajca na lepszy traktament. Zostawiłem go żywego, odrzekł Kmicic. Lecz do rana musiał ostygnąć. To sztuka, co swego nie daruje. Więcej nam takich, wołał król, zupełnie już rozbawiony. Sam zaś z tymi żołnierzami tu przybyłeś. Jak ich zowią? Kiemlicze. Jest ojciec i dwóch synów. Mater mea de domo kiemliczówna est, rzekł z powagą ksiądz kanclerz królowej Wyczga. To widać są kiemlicze wielcy i mali, odparł wesoło Kmicic. A ci nie tylko są mali, ale i w rzeczy hultaje, Jeno żołnierze okrutni i mnie wierni. Tymczasem kanclerz Koryciński szeptał coś od niejakiego czasu do ucha księdza arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Wreszcie rzekł: Wielu tu przyjeżdża takich, którzy dla własnej chwalby albo spodziewanej nagrody radzi klimkiem rzucają. Ci wieści fałszywe i bałamutne przywożą często i przez nieprzyjaciół namówieni. Uwaga ta zmroziła wszystkich obecnych. Kmicicza twarz pokryła się purpurą. Nie znam ja godności waszmość pana, odrzekł, która jak tusze musi być znaczna, więc nie chcę jej ubliżyć, ale tak myślę, że nie masz takiej godności, która by pozwalała szlachcicowi bez racji ugarstwo zadawać. Człowieku, do kanclerza wielkiego koronnego mówisz, rzekł pan Ługowski. Kmicic wybuchnął gniewem. Kto mi ugarstwo zadaje? Choćby był kanclerzem, temu powiem łatwiej ugarstwo zadawać niż gardła nadstawiać. Łatwiej pieczętować woskiem niż krwią. Lecz pan Koryciński nie rozgniewał się wcale, tylko odrzekł: Nie zadaję ci kłamstwa, panie kawalerze, ale jeżeli prawda coś mówił, to powinieneś mieć bok spalony. Pójdźże wasza wielmożność gdzie na stronę, to ci go pokażę! huknął kmicic. Nie potrzeba, rzekł król. Wierzę ci tak. Nie może być, miłościwy królu, zakrzyknął pan Andrzej. Sam tego chcę, jako łaskę o to proszę, żeby mnie tu nikt choćby nie wiem jak dostojny kolorystą nie czynił. źle by mi się nagrodziła męka, miłościwe państwo. Nie chcę nagrody. Chcę, żeby mi wierzono, niechże niewierni Tomasze dotkną ran moich. U mnie masz wiarę, rzekł król. Sama prawda była w jego słowach dodała Maria Ludwika Ja się na ludziach nie mylę. Lecz Kmicic ręce rozłożył. Miłościwi państwo pozwólcie niechże ktokolwiek idzie ze mną na stronę bo ciężko by mi tu było żyć w podejrzeniach. Ja pójdę, rzekł pan Tyzenhaus, młody dworzanin królewski. To rzekłszy odprowadził Kmicica do drugiej komnaty a po drodze mówił do niego: nie dlatego idę bym nie wierzył, bo wierzę, ale by z Waszmością pogadać. Myśmy się gdzieś na Litwie widzieli. Nazwiska sobie nie mogę przypomnieć, bo być może iżem Waszmości wyrostkiem jeszcze widział i sam wtedy wyrostkiem byłem. Kmicic odwrócił nieco twarz, by ukryć nagłe pomieszanie. Może na sejmiku jakim. Często mnie nieboszczyk rodzic brał ze sobą, bym się praktyce publicznej przypatrywał. Może być. Twarz waćpańska pewno mi nie obca, chociaż eś wtedy tej krasy nie miał. Patrz jednak, waćpan, jako memoria fragilis est. Toż mnie się przywiduje, że cię wtedy inaczej zwali. Bo lata pamięć mącą, odparł pan Andrzej. Za czym weszli do innej komnaty? Po chwili pan Tyzenhaus wrócił przed oblicze królewskie. Upieczon, miłościwy królu, jako narożnie, rzekł. Cały bok ze szczętem przypalony. Więc gdy z kolei i kmicic wrócił, król wstał, ścisnął go za głowę i rzekł Nigdy byśmy nie wątpili, że prawdę mówisz i zasługa twoja ani ból darmo nie przeminie. Dłużnikami twymi jesteśmy, dodała królowa wyciągając doń rękę. Pan Andrzej przyklęknął na jedno kolano i ucałował ze czcią dłoń królowej, która go jeszcze pogładziła jako matka po głowie. Ale już że się na pana kanclerza nie gniewaj, rzekł znowu król. Poprawdzie nie mało tu było zdrajców albo takich, którzy pletli trzy po trzy, a do urzędu kanclerskiego należy, żeby prawdę de publicis wydobyć. Co by tam mój chudopacholski gniew znaczył dla tak wielkiego człowieka, odpowiedział pan Andrzej i nie śmiałbym nawet mruczeć na zacnego senatora, który przykład wierności i miłości do ojczyzny wszystkim daje. Kanclerz uśmiechnął się dobrotliwie i wyciągnął rękę. No, niechże będzie zgoda. Przymówiłeś mi też szpetnie o tym wosku, ale wiedz o tym, że i korycińscy często krwią nie samym woskiem pieczętowali. Król, rozweselony był zupełnie. Udał się nam ten babinicz, rzekł do senatorów. Tak nam do serca przypadł, jak mało kto. Już cię też od boku naszego nie puści mi, da Bóg razem niedługo do miłej ojczyzny powrócimy. O najjaśniejszy królu! zakrzyknął w uniesieniu Kmicic. Chociażem był w twierdy zamknięty, wiem to od szlachty, od wojska, od tych nawet co pod Panem zbrożkiem i Kalińskim służąc często chowy oblegali, że wszyscy dnia i godziny Twego powrotu wyglądają. Ukaż się tylko, miłościwy Panie, a tego samego dnia cała Litwa, Korona i Ruś Jako jeden mąż przy tobie staną Pójdzie szlachta, pójdzie nawet chłopstwo Nikczemne przy panu swoim się oponować Wojsko pod Hetmanami ledwie już dysze Tak chce na Szwedów Wie mi to, że pod Częstochowę przyjeżdżali Od hetmańskich wojsk deputaci, żeby zbrożka Kalińskiego I Kuklinowskiego przeciw Szwedom ekscytować Stan dziś, miłościwy panie w granicach a za miesiąc jednego Szweda już nie będzie, jeno przybądź, jeno się ukasz, bośmy tam jako owce bez pasterza. Kmicicowi skryszły z oczu, gdy to mówił, i tak wielki zapał go ogarnął, że klęknął na środku sali. Zapał jego udzielił się też samej nawet królowej, która, nieustraszonej odwagi będąc, dawno króla do powrotu namawiała. Więc, zwróciwszy się teraz do Jana Kazimierza, rzekła z siłą i stanowczością, Głos całego narodu przez usta tego szlachcica słyszę. — Tak jest, tak jest, miłościwa pani, matko nasza! — zakrzyknął Kmicic. Lecz kanclerza Korycińskiego i króla uderzyły niektóre słowa w tym, co mówił Kmicic. — Zawsze — rzekł król — gotowiśmy ponieść w ofierze zdrowie i życie nasze i nie na co innego, jeno na poprawę poddanych naszych czekaliśmy aż dotąd. — Ta poprawa już się spełniła — rzekła Maria Ludwika — majestas infracta malis rzekł spoglądając na nią z uwielbieniem ksiądz Wyczga. ważne to są rzeczy przerwał ksiądz arcybiskup Leszczyński zali istotnie deputacje od wojsk hetmańskich przychodziły pod częstochowe wiem to od moich ludzi tychże jakiemliczów, odparł pan Andrzej u Zbroszka i Kalińskiego wszyscy głośno o tym mówili nic na Milera i Szwedów nie uważając Kim liczę owi nie byli zamknięci mieli ze światem relacje z żołnierzami i szlachtą tych mogę przed obliczem majestatu i waszych dostojności postawić aby sami opowiedzieli jako w całym kraju w rejak w garnku hetmani z musu tylko do szweda przystali bo zły duch wojsko opętał, a teraz samo owo wojsko chce na powrót do powinności wrócić szlachtę i duchownych szwedzi biją rabują Przeciw wolności dawnej bluźnią, toż i dziwu nie ma, że każdy jeno pięści ściska i na szable łakomie spogląda. Mieliśmy już i my od wojsk wiadomości, rzekł król. Byli tu także tajni wysłannicy, którzy nam ochotę powszechną powrotu do dawnej wierności i czci oznajmiali. I to schodzi się z tym, co ów kawaler powiada, rzekł kanclerz ale jeżeli deputacje i między pułkami chodzą to ważne jest bo to znaczy że owoc już dojrzał że nasze starania nie zmarniały i robota gotowa a zatem czas nadszedł a koniec polski rzekł król a tylu innych którzy jeszcze przy boku najezdnika stoją w oczy mu patrzą i o swej wierności zaręczają na to umilkli wszyscy, a król zasępił się nagle i jako gdy słońce za chmurę zajdzie, mrok od razu cały świat pokrywa, tak i jemu twarz pociemniała. I po chwili tak mówić począł. Bóg patrzy w serca nasze, żeśmy choć dziś gotowi wyruszyć i że nie potencja szwedzka nas wstrzymuje, ale nieszczęsna zmienność naszego narodu, który jako Proteusz coraz nową postać na się przyjmuje. Zali możemy zaufać, że to nawrócenie szczere, ochota niezmyślona, gotowość niezdradliwa? Zali możemy zawierzyć temu narodowi, który tak niedawno nas opuścił i z tak lekkim sercem z najezdnikiem się połączył przeciw własnemu królowi, przeciw własnej ojczyźnie, przeciw własnym wolnościom? Boleść ściska nam serce i wstyd nam za naszych poddanych. Gdzież dzieje podają podobne przykłady? Którem, król tyle doznał zdrad i nieżyczliwości, Którem tak był opuszczony. Przypomnijcie sobie, jeno, uprzejmości wasze I żeśmy wśród naszego wojska, wśród tych, Którzy krew za nas winni byli przelać, Bezpieczeństwa i zgroza powiedzieć, Życia nawet nie byli pewni. A jeśliśmy ojczyznę opuścili I tu schronienia szukać musieli, To nie z bojaźni przed owym szwedzkim nieprzyjacielem, ale by własnych poddanych, własne dzieci od straszliwego występku królobójstwa i ojcobójstwa uchronić. Miłościwy panie, krzyknął Kmicic, ciężko zawinił nasz naród, grzeszny jest i słusznie chłoszcze go ręka Boża, ale przecie na rany Chrystusa nie znalazł się w tym narodzie i da Bóg po wieki nie znajdzie się taki, który by rękę na świętą osobę pomazańca boskiego śmiał podnieść. Ty w to nie wierzysz, boś poczciwy, odrzekł król. Ale my mamy listy i dowody. Już to gorzko odpłacili nam się radziwiłowie za dobrodziejstwa, którymiśmy ich obsypali, a jednak Bogusława, choć zdrajce, sumienie ruszyło i nie tylko nie chciał do zamachu na nas ręki przyłożyć, ale pierwszy nam o nim doniósł. Do jakiego zamachu, zawołał zdumiony Kmicic. Doniósł nam, rzekł król. Iż znalazł się taki, który mu się za sto czerwonych złotych ofiarował porwać nas i żywego lub umarłego Szwedom dostawić. Dreszcz przeszedł całe zgromadzenie na te słowa królewskie, a pan Kmicic zaledwie zdołał wyjąkać pytanie: Kto to był taki? Kto to był? Niejaki Kmicic odrzekł król. Fala krwi uderzyła nagle panu Andrzejowi do głowy. W oczach mu pociemniało, rękoma schwycił za czuprynę i strasznym, obłąkanym głosem zakrzyknął: „To ugarstwo! Książę Bogusław łże jak pies! Miłościwy królu, panie mój! Nie wiesz temu zdrajcy umyślnie on to uczynił, by wroga zhańbić, a ciebie przerazić, królu mój! Panie, to zdrajca! Kmicic by nie ważył się na to! Tu nagle zakręcił się pan Andrzej na miejscu. Siły jego, sterane oblężeniem, podcięte wybuchem prochów w Kolubrynie i męką zadaną przez Kuklinowskiego, opuściły go zupełnie i runął bez przytomności do nóg królewskich. Podniesiono go i medyk królewski począł go cucić w przyległej izbie. Lecz w zgromadzeniu dygnitarzy nie umiano sobie wytłumaczyć czemu słowa królewskie podobnie straszne uczyniły na młodym szlachcicu wrażenie albo tak poczciwy, że sama abominacja z nóg go zwaliła, albo jaki tego kmicica krewny rzekł pan kasztelan krakowski. Trzeba się będzie tego dopytać odpowiedział kanclerz Koryciński. Oni tam wszyscy sobie na Litwie krewni, jako zresztą i u nas. Na to pan tyzenhaus. Miłościwy panie, niech mnie Bóg broni, żebym chciał co złego o tym szlachcicu mówić, ale nie trzeba jeszcze zbytecznie ufać, że służył w Częstochowie to pewno, bok ma spalony, czego by w żadnym razie mnisi nie uczynili, bo oni jako słudzy Boży, wszelką klemencję nawet dla jeńców i zdrajców mieć muszą. Ale jedno mi wciąż po głowie chodzi i ufność do Niego psuje. Owo ja go kiedyś na Litwie spotkałem. Wyrostkiem jeszcze na sejmiku czy na kuligu nie pomnę. I co z tego? rzekł król. I on. Ciągle mi się widzi, że nie nazywał się Babinicz. Nie powiadaj byle czego, rzekł król. Młody jesteś i nieuważny, w głowie łacno ci się mogło pomieszać. Babinicz czy nie Babinicz, czemu ja jemu nie mam ufać? Szczerość i prawdę ma na gębie wypisane, a serce widać złote. Sobie bym chyba nie ufał, gdybym takiemu żołnierzowi nie miał ufać, który krew za nas i ojczyznę przelewał. Więcej on na ufność zasługuje aniżeli list księcia Bogusława, rzekła nagle królowa. I polecam to uwadze waszych dostojności, że w tym liście może nie być i słowa prawdy. Siła mogło zależeć radziwiłom birżańskim, żebyśmy zgoła na duchu upadli, a łacno przypuścić, że książę Bogusław chciał przy tym jakowego wroga swego pogrążyć i sobie furtkę otwartą w razie odmiany fortuny zostawić. Gdybym nie przywykł do tego, rzekł prymas, że z ust miłościwej królowej jej mości sama mądrość wychodzi, zdumiewałbym się nad bystrością tych słów najbieglejszego statystygodnych. Kuraskwe Gerens, ani Moskwe przerwał z cicha ksiądz Wyczga Podniesiona tymi słowami królowa wstała z krzesła i tak mówić poczęła. Nie o Birżańskich mi chodzi, bo ci, jako heretycy, łacnie potrzeptów nieprzyjaciela rodu ludzkiego usłuchali. Ani też o list księcia bogusława, prywate może zacierający, ale najbardziej mnie bolą desperackie słowa króla, Pana i małżonka mojego, przeciw temu narodowi wyrzeczone. Któż bowiem Go oszczędzi, jeśli go własny król potępia? A przecie gdy rozejrzę się po świecie próżno pytam, gdzie jest taki drugi naród, w którym by chwała Boga starożytnej szczerości trybem trwała i pomnażała się coraz bardziej. Próżno patrzę gdzie drugi naród, w którym tak otwarty kandor żyje, gdzie państwo, w którym by o tak piekielnych bluźnierstwach, subtelnych zbrodniach i nigdy nieprzejednanych przejednanych zawziętościach, jakich pełne są obce kroniki, nikt nigdy nie słyszał. Niechże mi pokażą ludzie w dziejach świata biegli inne królestwo, gdzieby wszyscy królowie własną spokojną śmiercią umierali. Nie masz tu nożów i trucizn, nie masz protektorów, jako u Angielczyków. Prawda, mój panie, zawinił ten naród ciężko, zgrzeszył przez swawolę i lekkość. Ale któryż to jest naród nigdy niebłądzący i gdzie jest taki, który by tak prędko winę swą uznał, pokutę i poprawę rozpoczął? Oto już się obejrzeli, już przychodzą, bijąc się w piersi do Twego majestatu. I już krew przelać, życie oddać, fortuny poświęcić dla ciebie gotowi, a ty zali ich odepchniesz? Zali żałującym nie przebaczysz, poprawionym i pokutującym nie zaufasz? Dzieciom, które zbłądziły ojcowskiego afektu, nie wrócisz? Zaufaj im, panie, bo oto tęsknią już za swą krwią jagellońską i za ojcowskimi rządami twymi. Jedź między nich. Ja. Ja niewiasta nie lękam się zdrady, bo widzę miłość, bo widzę żal za grzechy i restaurację tego królestwa, na które cię po ojcu i bracie powołano. Ani mi się też podobna rzecz zdawa, by Bóg miał zgubić tak znaczną rzecz pospolite, w której światło prawdziwej wiary płonie. Do krótkiego czasu ściągnęła Boska Sprawiedliwość rózgę swoją na ukaranie nie na zgubienie dziatek swoich, a zaś wkrótce potem utuli ich i pocieszy ojcowska tegoż niebieskiego Pana dobroć. Lecz ty nie garć nimi królu i powierzyć się ich synowskiej dyskrecji nie lękaj, bo tylko tym sposobem złe w dobre, zmartwienia w pociechy, klęski w triumfy zmienić się mogą. To rzekłszy, siadła królowa, jeszcze z ogniem w źrenicach i falującą piersią wszyscy spoglądali na nią z uwielbieniem, a ksiądz kanclerz Wyczga zaczął mówić ciechowym głosem Nulla sors longa est dolored voluptas sindwicem sedunt. Ima permutat brevis chora summis. Lecz nikt go nie słuchał, bo zapał bohaterskiej pani udzielił się wszystkim sercom. Sam król zerwał się z rumieńcami na pożółkłej twarzy i zakrzyknął Nie straciłem jeszcze królestwa skoro mam taką królowę Niechże się stanie jej wola bo w natchnieniu proroczym mówiła Im prędzej wyruszę i stanę interregna tym będzie lepiej Na to ozwał się z powagą prymas Nie chcę ja woli miłościwych państwa moich negować ani od przedsięwzięcia odwodzić w którym jest hazard ale może być i zbawienie Wszelako za roztropną rzecz uważałbym jeszcze raz w opolu, gdzie większość senatorów przebywa, zebrać się i tam konceptów zebranych posłuchać, które jeszcze lepiej i obszerniej sprawę wywieść i rozważyć mogą. Zatem do opola zakrzyknął król, a potem w drogę i co Bóg da! Bóg da powrót szczęśliwy i zwycięstwo! rzekła królowa. Amen rzekł prymas. Rozdział dwudziesty drugi. Pan Andrzej ciskał się jak ranny żbik w swej gospodzie. Piekielna zemsta Bogusława radziwiła, przywiodła go niemal do szaleństwa. Nie dość, że ów książę wyrwał się z jego rąk, pobił mu ludzi, jego samego niemal życia nie zbawił, nadto taką go okrył sromotą, pod jaką nie tylko nikt z jego rodu, ale żaden Polak od początku świata nie jęczał. To też były chwile, że Kmicic chciał się wyrzec wszystkiego, sławy, która się przed nim otwierała, służby królewskiej, a lecieć i mścić się na tym magnacie, którego by pragnął pożreć na surowo. Lecz z drugiej strony, mimo całej wściekłości i wichru w głowie, przychodziło mu na myśl, że póki książę żyw, zemsta nie uciecze, a najlepsza sposobność, jedyna droga zadać mu kłami całą bezecność oskarżenia na jaw wywieść. To właśnie służba królewska, w niej bowiem mógł światu okazać, że nie tylko na świętą osobę ręki podnieść nie zamierzał, ale że pomiędzy wszystką szlachtą korony i litwy nie mógłby król wierniejszego sługi nadkmicica znaleźć. Zgrzytał jednak zębami, kipiał jak war, szarpał na sobie odzież i długo, długo nie mógł się uspokoić. Lubował się, myślą o zemście. Widział znów księcia w swoich rękach przysięgał sobie na pamięć rodzica iż musi go dostać, choćby go za to śmierci męki czekały. I jakkolwiek książę Bogusław potężny był Pan, którego nie tylko zemsta prostego szlachcica, ale i królewska niełatwo mogła dosięgnąć przecie, gdyby tę niepohamowaną duszę znał lepiej, nie byłby sypiał spokojnie i nieraz zadrżałby przed Jego ślubami. A przecie nie wiedział jeszcze pan Andrzej, że książę nie tylko okrył go sromotą i nie tylko sławę mu wydarł. Tymczasem król, który od razu polubił niezmiernie młodego junaka, przysłał po niego pana Ługowskiego tego samego dnia, a nazajutrz kazał mu ze sobą jechać do Opola, gdzie na walnym zebraniu senatorów miano obradować nad powrotem króla do kraju. Jakoż było nad czym obradować, Oto pan marszałek koronny nadesłał znów drugi list, donoszący, że wszystko w kraju do powszechnej wojny gotowe i naglący pilnie do powrotu. Prócz tego rozeszła się wieść o jakimś związku szlachty i wojska na obronę króla i ojczyzny, o którym istotnie od dawna w kraju myślano, ale który, jak się potem pokazało, zawarty został pod imieniem Konfederacji Tyszowieckiej później nieco. Na razie jednak wszystkie umysły były nadzwyczaj tymi wieściami zajęte i zaraz po mszy solennej udano się na tajemną obradę, na którą i Kmicic, za przyczyną królewską, jako przywożący wieści z Częstochowy, dopuszczony został. Poczęto więc roztrząsać, czy powrót zaraz ma nastąpić, czy lepiej go odłożyć aż do tej chwili, w której wojska nie tylko chęcią, ale i czynem opuszczą Szweda. Jan Kazimierz położył koniec tym rozprawom, rzekłszy: „ Nie o powrocie wasze dostojności, radźcie ani o tym, jeżeli nie lepiej zwłóczyć jeszcze, bo ja'm się już o tym z Bogiem i najświętszą Panną naradzał. Zatem oświadczam waszym dostojnościom, że co bądź ma nas spotkać, w tych dniach nieodmiennie osobą naszą wyruszamy. Wasze dostojności zaś wysilajcie jeno koncepty i ratnie skąpcie, jak najbezpieczniej i najsłuszniej powrótu skutecznić. Rozmaite więc były zdania. Jedni mówili, aby nie ufać zbytnio panu marszałkowi koronnemu, który raz już wahanie i nieposłuszeństwo okazał, gdy korony zamiast cesarzowi do przechowania według rozkazu królewskiego oddać, do lubowli uwiózł. Wielka, mówili, jest pycha i ambicja tego pana, a gdy jeszcze osobę królewską w swym zamku mieć będzie, kto wie co pocznie czego za swe usługi nie zażąda i czy całej władzy w ręce swe uchwycić nie zechce, aby nad wszystkimi górować i nie tylko całego kraju, ale i majestatu być protektorem. Ci tedy radzili, aby król, poczekawszy na odstąpienie Szwedów, do Częstochowy się udał, jako do miejsca, z którego łaska i odrodzenie spłynęły na kraj. Lecz inni odmienne wygłaszali zdania. Jeszczeć Szwedzi stoją pod Częstochową, a choć jej za łaską Bożą nie zdobędą, przecie dróg wolnych nie ma. Tamte okolice wszystkie w rękach szwedzkich. Stoi nieprzyjaciel w Krzepicach, w Wieluniu, w Krakowie, nad granicą także znaczne siły są rozłożone. A w górach, na węgierskiej rubieży, gdzie Lubowla jest położona, nie masz innych wojsk prócz wojsk marszałka, i Szwedzi nigdy tam nie zapuszczali się dotąd, nie mając na to dość ludzi ani odwagi. Zlubowli bliżej przy tym na Ruś, która od zajęcia nieprzyjacielskiego wolna, do Lwowa, który nie przestał być królowi wierny, i do tatarów, którzy wedle wiadomości w pomoc idąc, tam właśnie na rezolucję królewską czekają. Kwot attinet pana marszałka, mówił biskup Krakowski. Ambicja jego już tym nasycona będzie, iż pierwszy króla w swoim starostwie spiskim przyjmie i pierwszy opieką go otoczy. Władza przy królu pozostanie, a pana marszałka sama nadzieja tak wielkich przysług zadowoli. Jeżeli zaś zechce wiernością nad wszystkimi górować, to czyli wierność jego z ambicji, czy też z miłości ku panu i ojczyźnie wypłynie, zawsze majestat znaczne korzyści stąd odniesie. To zdanie zacnego i doświadczonego biskupa wydało się najsłuszniejsze. Uchwalono więc, że król przez góry do Lubowli, a stamtąd do Lwowa, lub gdzieby kazały okoliczności, wyruszy. Obradowano także i nad dniem powrotu, ale wojewoda Łęczycki, który właśnie od cesarza był wrócił, do którego w poselstwie o pomoc był wysłany, uczynił uwagę, że lepiej jest terminu ścisłego nie wyznaczać i samemu królowi decyzję zostawić. A to dlatego, ażeby wieść się nie rozeszła i nieprzyjaciele nie zostali przestrzeżeni. Stanęło tylko na tym, że król wyruszy w trzysta koni wybranej dragoni pod wodzą pana Tyzenhausa, który choć młody, miał już reputację wielkiego żołnierza. Lecz niemal ważniejsza jeszcze była druga część obrad, na której z powszechną zgodą zawotowano, iż po przybyciu do kraju cała władza i kierunek wojny przejdzie w ręce króla, któremu szlachta Wojsko i hetmani we wszystkim posłuszni być mają. Mówiono też o przyszłości i przytaczano powody tych nagłych nieszczęść, które jako potop w tak krótkim czasie cały kraj zalały. I sam prymas nie inną tego podawał przyczynę, jak nierząd, brak posłuchu i zbytnie sponiewieranie władzy i majestatu królewskiego. Słuchano go w głębokim milczeniu, bo każdy rozumiał, że tu o losy Rzeczypospolitej chodzi i o wielkie, Niebywałe dotąd w niej zmiany, które by mogły jej dawną potęgę przywrócić, a których zwłaszcza od dawna pragnęła mądra i miłująca przybraną ojczyznę królowa. Płynęły więc z ust dostojnego księcia kościoła słowa jak grzmoty, a w słuchaczach dusze otwierały się prawdzie, jako kwiaty otwierają się słońcu. – Nie przeciw starodawnym wolnościom się oponuję – mówił prymas – ale przeciw onej swawoli, która własnymi rękoma własną ojczyznę zażyna. Zaiste zapomniano już w tym kraju różnicy między wolnością i swawolą i oto, jak zbytnia rozkosz boleścią, tak wyuzdana wolność niewolą się zakończyła. Do jakiegoż obłędu doszliście, obywatele tej prześwietnej Rzeczypospolitej, Iż ten tylko między wami za obrońcę wolności uchodzi, który hałas czyni, sejmy rwie i majestatowi się przeciwi nie wtedy, gdy trzeba, ale wtedy, gdy temuż majestatowi o zbawienie ojczyzny chodzi. W skarbie naszym dno skrzyni widać żołnierz niepłatny u nieprzyjaciela lafy szuka. Sejmy, jedyny fundament tej Rzeczy Pospolitej na niczym się rozchodzą, bo jeden swawolnik, jeden zły obywatel dla prywaty swej rady pomieszać może. Jakaż to wolność, która jednemu przeciw wszystkim oponować pozwala? Zali ta wolność dla jednego nie jest niewolą dla wszystkich? I gdzieżeśmy to doszli w zażywaniu tej wolności, jakież to ona smakowite frukta wydała? A oto jeden słaby nieprzyjaciel, nad którym przodkowie nasi tyle świetnych wiktorii odnieśli, teraz sikut fulgur exita podcidente et paret usque ad orientem". Nikt mu się nie oparł. Zdrajcy heretycy mu pomogli i wszystko posiadł. Wiarę prześladuje, kościoły hańbi i gdy mu o wolnościach waszych prawicie, on miecz wam pokazuje. Oto na co wam wyszły wasze sejmiki, wasze wetowanie, wasza swawola, wasze konfundowanie na każdym kroku majestatu. Króla, przyrodzonego obrońcy ojczyzny, naprzód uczyniliście bezsilnym, a potem za się narzekaliście, iż was nie broni. Nie chcieliście swojego rządu, a teraz nieprzyjaciel wami rządzi. I kto, pytam, może z tego upadku nas ratować, kto dawny blask tej rzeczy pospolitej przywrócić, jeśli nie Ten, który tyle zdrowia i w czasu już poświęcił, gdy ten kraj nieszczęsna domowa z kozaki szarpała wojna. Który na takowe niebezpieczeństwa poświęconą swą osobę podawał, jakich żaden monarcha w naszych czasach nie doznał, który pod zborowem, pod beresteczkiem i pod żwańcem jako prosty żołnierz walczył. Nad stan swój królewski trudy i niewygody ponosząc. Jemu to teraz się powierzmy, Jemu, Rzymian starożytnych, przykładem dyktaturę w ręce oddajmy, sami zaś raćmy, jak w przyszłości ojczyznę te od wewnętrznego nieprzyjaciela od rozpusty, swawoli, nieładu i bezkarności ratować, a powagę rządu i majestatu należytą przywrócić. Tak przemawiał prymas. A nieszczęście i ostatnich czasów doświadczenie do tego stopnia przerodziły słuchaczy, że nikt nie protestował, wszyscy bowiem widzieli jasno, że albo władza królewska musi być wzmocniona, albo Rzeczpospolita zginie niechybnie. Rozpoczęły się więc różne deliberacje, jak najlepiej rady księdza prymasa do skutku przywieść, a królestwo słuchali ich chciwie i z radością, głównie królowa. Która od dawna i usilnie nad wprowadzeniem ładu do Rzeczypospolitej pracowała. Wracał więc król do głogowej wesół i zadowolony, tam zaś zwoławszy do swej komnaty kilku zaufanych oficerów, a między nimi i kmicica, rzekł im: Pilno mi już i pali mnie pobyt w tej ziemi. Chciałbym choć jutro wyruszyć. Przeto wezwałem wasz mościów, ażebyście jako ludzie wojskowi i doświadczeni prędkie sposoby obmyślili. – Szkoda nam czasu tracić, skoro nasza obecność znacznie wojnę powszechną przyspieszyć może. – Pewnie – rzekł pan Ługowski – jeśli taka waszej królewskiej mości wola, to i po co zwłóczyć. Im prędzej, tym lepiej. – Póki się rzecz nie rozgłosi i nieprzyjaciel baczności nie podwoi – dodał pułkownik Wolf. – Nieprzyjaciel już się ma na baczności i szlaki poobsadzał ile mógł – rzekł Kmicic. – Jak to? spytał król. Miłościwy panie, zamierzony powrót waszej królewskiej mości to dla Szwedów nie nowina. Ledwie nieco dzień rozchodzi się wieść po całej Rzeczypospolitej, żeś wasza królewska mość już w drodze albo już interregna. Dlatego trzeba największą ostrożność zachować i cichaczem wąwozami się przemknąć, bo na drogach czyhają da podjazdy. Najlepsza ostrożność, rzekł patrząc na kmicica pan Tysenhaus, to trzysta wiernych szabel, a skoro mnie pan miłościwy komendę nad nimi powierza, to go przeprowadzę w zdrowiu, choćby po brzuchach glasowych podjazdów. Przeprowadzisz wasz mość, pan, jeśli również trzysta, a dajmy na to sześćset albo i tysiąc ludzi napotkasz, ale jak trafisz na większą siłę w zasadce czyhającą, to co się stanie? Powiedziałem trzysta. Odparł Tyzenhaus, bo się o trzystu mówiło. Jeśli to jednak mało, to się o pięćset i więcej można postarać. Niechże Bóg broni. Im większa kupa, tym o niej głośniej, rzekł Kmicic. Ba, myślę przecież, że pan marszałek koronny wyskoczy nam ze swymi chorągwiami na spotkanie, wtrącił król. Pan marszałek nie wyskoczy, odpowiedział Kmicic, bo dnia i godziny nie będzie wiedział, a choćby wiedział, to mogą w drodze zwłoki zajść, jako zwyczajnie trudno wszystko przewidzieć. Żołnierz to mówi, żołnierz prawdziwy, rzekł król. Widać wasz mości? wojna nie obca. Kmicic uśmiechnął się, bo wspomniał o swoich przeciwchowańskiemu podchodach. Któż lepiej od niego znał się na takich sprawach? Komu słuszniej można by przeprowadzenie króla powierzyć? Ale pan Tyzenhaus widocznie innego od królewskiego był zdania, bo zmarszczył brwi i rzekł z przekąsem do Kmicica Czekamy tedy doświadczonej rady waścinej. Kmicic poczuł niechęć w pytaniu, więc utkwił źrenicę w Tyzenhausie i odrzekł Moje zdanie jest, że im mniejszą kupa będzie, tym łatwiej się przemknie. Więc jak ma być? Miłościwy panie, rzekł Kmicic. Wolna waszej królewskiej mości wola uczynić jak zechce, ale mnie rozum tak uczy. Niech Pan Tyzenhaus naprzód z dragonią ruszy, głosząc umyślnie, że króla prowadzi, aby na siebie ściągnąć nieprzyjaciół. Jego rzecz tak się wywijać, aby zmatni wyjść cało. A my w niewielkiej kupie z osobą waszej królewskiej mości w dzień albo we dwa dni, zanim ruszymy, i gdy baczność nieprzyjaciela winną zwróci się stronę, łatwo nam będzie przedostać się aż do lubowli. Król począł klaskać w ręce w uniesieniu. Bóg nam zesłał tego żołnierzyka, wołał. Salomon lepiej by nie poradził. Całkiem wotum za tym zdaniem daje i nie ma inaczej być. Będą króla między dragonami łapać, a król im pod nosem przejdzie. Dla Boga nie może być nic lepszego. Mości królu... To krotochwila, zawołał Tyzenhaus. Żołnierska krotochwila, odrzekł król. Wreszcie, niech będzie, co chce, od tego nie odstąpię. Kmicicowi oczy jarzyły się od radości, że jego zdanie przemogło, lecz Tyzenhaus porwał się z siedzenia. Miłościwy panie, rzekł, zrzekam się komendy nad dragonami. Niech ich kto inny prowadzi. A to czemu? Spytał król. Bo jeśli bez obrony, miłościwy panie, pójdziesz wydany na igrzysko fortuny, na wszystkie zgubne terminy, jakie się przygodzić mogą, to i ja chcę przy twojej osobie być, piersi za ciebie nadstawić i polec w potrzebie. Dziękuję za szczerą intencję, odrzekł Jan Kazimierz, ale uspokójże się, bo właśnie w taki sposób, jak radzi babinicz, najmniej narażeni będziemy. – Co radzi pan Babinicz, czy jak się tam nazywa, niech bierze na własną odpowiedzialność. Może mu zależy, co na tym, byś wasza królewska mość bez obrony w górach się zbłąkał. Ja Boga i tu obecnych towarzyszów na świadki biorę, żem z duszy odradzał. Zaledwie skończył mówić, gdy i Kmicic porwał się i stanąwszy panu Tyzenhausowi twarzą w twarz zapytał – co wać pan rozumiesz przez te słowa? Lecz Tyzenhaus zmierzył go dumnie oczyma od stóp do głowy. Nie sięgaj do mnie głową, Mopanku, bo nie dosięgniesz. A na to Kmicic już z błyskawicami w oczach nie wiadomo komu to byłoby za wysoko, gdyby, gdyby co spytał, patrząc na niego bystro Tyzenhaus. Sięgałem do wyższych niż Waszmość. Tyzenhaus roześmiał się a gdzieś ich Waszmość szukał zamilknijcie! rzekł nagle król, zmarszczywszy brwi. Nie rozpoczynać mi tutaj swarów. Jan Kazimierz czynił wrażenie takiej powagi na wszystkich otaczających, że obaj młodzi umilkli i zmieszali się, wspomniawszy, że to w obecności króleckiej wymknęły im się słowa tak nieskładne. Król zaś rzekł Nad tego kawalera, który kolubrynę wysadził i ze szwedzkich rąk się wydostał, nikt nie ma prawa się wynosić. Choćby jego ojciec w zaścianku mieszkał, co jak widzę nie jest, bo ptaka spierza, a krew z uczynków poznać łatwo. Zaniechajcie do siebie urazy. Tu król zwrócił się do Tyzenhausa. Ty chcesz, to przy osobie naszej zostań. Tego nam ci odmówić się nie godzi. Dragonów Wolf albo Denchow poprowadzi, ale i babinicz zostanie i za jego radą pójdziemy, bo nam do serca przypadła. Umywam ręce, rzekł Tyzenhaus. Zachowajcie tylko waszmościowie tajemnice. Dragoni niech dziś wyjdą do Boża i wraz puścić jak najszerzej wieść, że i my znajdujemy się między nimi. A na potem czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny. Tyzenhaus, idź wydaj rozkaz kapitanowi dragoni. Tyzenhaus wyszedł, ręce łamiąc z gniewu i żalu, zanim rozeszli się inni oficerowie. Tego samego dnia gruchnęła wieść po całej Głogowej, że majestat króla Jana Kazimierza wyruszył już do granic Rzeczypospolitej. Wielu nawet znacznych senatorów myślało, że wyjazd istotnie miał miejsce. Gońcy, umyślnie rozesłani, powieźli nowinę do Opola i ku szlakom granicznym. Tyzenhaus, chociaż oświadczył, że umywa ręce, nie dał jednak za wygraną że zaś jako rękodajny królewski miał przystęp w każdej chwili do osoby monarchy ułatwiony tego samego więc dnia już po wyruszeniu dragonów stanął przed obliczem Jana Kazimierza a raczej obojga królestwa bo i maria ludwika była obecna Przyszedłem po rozkazy rzekł Kiedy wyruszamy Pojutrze do dnia rzekł król Siła ludzi ma jechać Pojedziesz ty Babinić, Ługowski, z żołnierzy. Pan Kasztelan Sandomierski rusza także ze mną. Prosiłem go, by jak najmniej ludzi brał z sobą, ale bez kilkunastu się nie obejdzie. Pewne to i doświadczone szable. Nadto jego świątobliwość nuncjusz chce także mi towarzyszyć, którego obecność doda powagi sprawie i wszystkich wiernych prawdziwemu kościołowi poruszy. Nie waha się przeto swej poświęconej osoby na hazard wyprawić. Ty pilnuj, aby nie było nad czterdzieści koni, bo tak babinicz radził. Miłościwy panie, rzekł Tyzenhaus, A czego jeszcze chcesz? Na kolanach o jedne, łaskę błagam. Stało się już, dragoni wyszli, pojedziem bez obrony. I pierwszy podjazd z kilkudziesięciu koni może nas ogarnąć. Niechże wasza królewska mość przychyli się do błagania Sługi swego, na którego wierność Bóg patrzy I niech nie ufa ze wszystkim temu szlachcicowi Obrotny to człowiek, skoro się potrafił W tak krótkim czasie wkraść do serca i łaski Waszej królewskiej mości, ale Zali już mu zazdrościsz? Przerwał król Nie zazdroszczę mu, miłościwy panie Nie chcę nawet o zdradę go stanowczo posądzać Ale przysiągłbym, że nie nazywa się Babinicz Czemu tedy prawdziwe nazwisko ukrywa? Czemu jakoś mu nie sporo mówić, co robił przed oblężeniem częstochowy? Czemu zwłaszcza tak napierał na to, by dragoni naprzód wyszli i by wasza królewska mość bez eskorty jechała? Król zamyślił się nieco i począł swym zwyczajem usta raz po raz nadymać. Gdyby chodziło o jakąś zmowę ze szwedami, rzekł wreszcie, co znaczy trzysta dragonów? Jakaż to siła i jaka zasłona? "Potrzebowałby tylko ów babinicz dać znać Szwedom, aby kilkaset piechoty po drogach zasadzili, to i tak ujęliby nas jako w sieci. Ale się jeno zastanów, czy tu o zdradzie może być mowa? Musiałby naprzód wiedzieć termin i mieć czas do ostrzeżenia Szwedów w Krakowie, a jakże to być może, skoro pojutrze ruszamy? Nie mógł i tego odgadnąć, że pójdziem za jego racjami, bo moglibyśmy tak samo pójść za twymi albo innych." Z początku było przecie postanowione, że razem z dragonami ruszymy, więc gdyby chciał się ze Szwedami umawiać, to właśnie takie osobne ruszenie pomieszałoby mu szyki, gdyż musiałby znowu gońców wysyłać i ostrzegać. Wszystko to są niezbite racje, a przy tym nie upierał się on wcale przy swoim zdaniu, jak mówisz, jedno tak gadał jako i inni, co mu się najlepszym wydało. Nie, nie. Szczerość patrzy z oczu tego szlachcica, a spalony Bok świadczy, że gotów i na mękę nie uważać. Jego królewska mość ma słuszność, rzekła nagle królowa. To są niezbite racje, a rada była i jest dobra. Tyzenhaus wiedział z doświadczenia, że gdy królowa zdanie swe wyrzecze, to próżno by od niego do króla apelować. Tak ufał Jan Kazimierz jej bystrości i rozumowi. Chodziło też teraz młodemu panu o to tylko, by król potrzebne ostrożności zachował. Nie moja rzecz, odpowiedział, miłościwemu państwu negować. Jeżeli jednak mamy pojutrze wyruszyć, niechże ów babinicz nie wie o tym, aż w godzinie wyjazdu. To może być, odparł król. A w drodze już ja sam będę go miał na oku i broń Boże przygody nie ujdzie żyw z moich rąk. Nie będzie potrzeby, rzekła królowa słuchaj waszmość króla od złej przygody w drodze i od zdrad i od sideł nieprzyjacielskich nie waszmość będziesz strzegł nie babinicz ani dragoni ani moce ziemskie ale opatrzność boża której oko ustawicznie na pasterzów narodów i pomazańców bożych jest zwrócone ona to go będzie pilnować ona go uchroni i szczęśliwie doprowadzi a w razie potrzeby ześle mu taką pomoc jakiej się nawet nie domyślacie wy którzy w ziemską tylko moc wierzycie. Najjaśniejsza pani, odrzekł Tyzenhaus, wierzę i ja, że bez woli Bożej nikomu włos z głowy nie spadnie, a że przez troskliwość o królewską osobę zdrajców się boję, to nie grzech. Maria Ludwika uśmiechnęła się łaskawie, ale zbyt śpiesznie posądzasz i hańbę na cały naród przez to rzucasz, w którym, jako ten sam babinicz mówił, nie znalazł się jeszcze taki co by przeciwko własnemu królowi dłoń podniósł. Niechże ci to nie będzie dziwno, że po takim opuszczeniu, po takim złamaniu przysięgi i wiary, jakiej obojeśmy z miłościwym królem doświadczyli, ja przecie mówię, że na tak straszny występek nikt by się nie odważył, nawet z tych, którzy dziś jeszcze szwedom służą. A list księcia bogusława, miłościwa pani. List nieprawdę mówi, rzekła stanowczo królowa. Jeśli jest, jaki człowiek w Rzeczypospolitej gotowy zdradzić nawet króla, to może właśnie jeden książę koniuszy, bo on jeno z nazwiska do tego narodu należy. Krótko mówiąc, nie posądzaj Babinicza, rzekł król, gdyż i co do jego nazwiska musiało ci się w głowie podwoić. Można by go zresztą wybadać, ale jak mu tu i powiedzieć? Jak go spytać? Jeśli nie zwiesz się Babinicz, to jak się zwiesz? – Srodze może uczciwego człowieka zaboleć takie pytanie, a głowę stawię, że on uczciwy. – Za taką cenę nie chciałbym się miłościwy panie o jego uczciwości przekonać. – Dobrze już, dobrze, wdzięczni ci jesteśmy za troskliwość. Jutrzejszy dzień na modlitwę i pokutę, a pojutrze w drogę, w drogę. Tyzenhaus cofnął się z westchnieniem i tegoż jeszcze dnia rozpoczął w największej tajemnicy przygotowania do odjazdu. Nawet dygnitarze, którzy mieli towarzyszyć Królowi, nie wszyscy byli ostrzeżeni o terminie. Służbie powiedziano tylko, żeby konie miała gotowe, bo lada dzień wyruszą z Panami do raci Boża. Król cały następny dzień nie pokazywał się nigdzie, nawet i w Kościele, ale za to u siebie w mieszkaniu do nocy krzyżem przeleżał, poszcząc i króla królów, błagając o wspomożenie nie dla siebie, ale dla Rzeczypospolitej. Maria Ludwika wraz z pannami trwała także na modlitwie. Następnie noc pokrzepiła siły strudzonych i gdy w ciemnościach jeszcze dzwon głogowskiego kościoła ozwał się na jutrznie, wybiła godzina rozstania. Rozdział 23. Przez Racibusz przejechano koniom tylko po pasuszy. Nikt króla nie poznał, nikt na orszak nie zwrócił zbytniej uwagi, bo wszyscy byli zajęci niedawnym przejściem dragonów, między którymi, wedle powszechnego mniemania, monarcha Polski miał się znajdować. Orszak ten jednak wynosił około pięćdziesięciu koni, gdyż królowi towarzyszyło kilku dygnitarzy, pięciu samych biskupów, a pomiędzy innymi inuncjusz odważył się dzielić z nim trudy niebezpiecznej wyprawy. Droga jednak w granicach cesarstwa nie przedstawiała żadnego niebezpieczeństwa. W oderbergu, niedaleko ujścia Olszy do Odry, wjechano w granice morawy. Dzień był chmurny i śnieg walił tak gęsto, że na kilkanaście kroków nie można było dojrzeć drogi przed sobą. Ale król był wesół i pełen dobrej myśli, bo zdarzył się znak, który wszyscy za najpomyślniejszą poczytywali wróżbę a którego współcześni historycy nie omieszkali nawet w kronikach zapisać. Oto przy samym wyruszeniu króla z Głogowy pojawiła się przed koniem biała całkiem ptaszyna i poczęła krążyć, wzbijać się, chwilami w górę, chwilami zniżać nad samą głową monarszą, kwiląc przy tym i świegocąc radośnie. Wspomniano, że podobny ptak, ale czarny, kręcił się nad królem, gdy w swoim czasie z Warszawy przed Szwedami ustępował. Owa zaś biała całkiem wielkością i kształtem była do jaskółki podobna, co obudziło tym większy podziw, że zima była głęboka i jaskółki nie myślały jeszcze o powrocie. Uradowali się jednak wszyscy, król zaś przez pierwsze dni o niczym innym nie mówił i najpomyślniejszą sobie przyszłość obiecywał. Również zaraz z początku drogi okazało się, jak dobrą była rada Kmicica, aby jechać osobno. Wszędzie na morawie opowiadano o niedawnym przejeździe króla polskiego. Niektórzy twierdzili, że widzieli go na własne oczy całego w zbroi z mieczem w ręku i koroną na głowie. Różne też już chodziły wieści o sile, jaką ze sobą prowadził i w ogóle przesadzano do bajecznych rozmiarów liczbę dragonów. Byli i tacy, którzy widzieli z dziesięć tysięcy, iż się końca szeregów koni, ludzi, chorągwi i znaków doczekać nie mogli. Pewnie, mówiono, Szwedzi zaskoczą im drogę, ale czy poradzą takowej potędze, nie wiadomo. A co? pytał Tyzenhausa król. Nie miał Babinicz racji? Jeszcześmy nie stanęli w lubowli, miłościwy panie, odpowiedział młody magnat. Babinicz zaś kontent był z siebie i z podróży. Wraz z trzema kiemniczami trzymał się zwykle naprzód przed orszakiem królewskim, rozpatrując drogę. Czasem jechał ze wszystkimi, zabawiając króla opowiadaniem pojedynczych wypadków z oblężenia częstochowy, których Janowi Kazimierzowi nigdy nie było dosyć. I z każdą niemal godziną przypadał lepiej królowi do serca u fjunak wesół, dziarski do młodego orła podobne. Czas schodził monarsze to na modlitwie, to na pobożnych rozmyślaniach o życiu wiekuistym, to na rozmowach o wojnie przyszłej i pomocy spodziewanej od cesarza, to wreszcie na przypatrywaniu się zabawom rycerskim, którymi towarzyszący żołnierze starali się czas podróży skrócić. Miał to bowiem w swej naturze Jan Kazimierz, że umysł jego łatwo przechodził od powagi do pustoty niemal i od ciężkiej pracy do rozrywek, którym gdy przyszła na niego taka chwila, oddawał się duszą całą, jakby żadna troska, żadne zmartwienie nie obciążało go nigdy. Popisywali się tedy żołnierze czym, który umiał. Młodzikiem Licze, Kosma i Damian bawili króla swymi ogromnymi i niezgrabnymi postawami i łamaniem potków jako trzcin. On zaś kazał im za każdą potalarze dawać, chociaż w sakwach dość było pusto, bo wszystkie pieniądze, nawet klejnoty parafanały królowej poszły na wojsko. Pan Andrzej popisywał się rzucaniem ciężkiego obuszka, który tak silnie w górę puszczał, że prawie go widać nie było a on nadlatywał koniem i chwytał go w lot za rękojeść. Król na ów widok aż w ręce klaskał. Widziałem, mówił, jako to pan Słuszka, brat pani podkanclerzyny, czynił, ale i on nie miotał przez pół tak wysoko. U nas to we zwyczaju na Litwie, odpowiedział pan Andrzej. A gdy się człowiek z dzieciństwa wprawia, to i do biegłości dojdzie. Skądże to masz te krese przez gębę? Spytał pewnego razu król, pokazując na bliznę kmicica. Dobrze cię ktoś szablą przejechał. To nie od szabli, miłościwy panie, jedno od kuli. Strzelono do mnie lufem i do gęby przyłożywszy. Nieprzyjaciel czyli swój? Swój, ale nieprzyjaciel, którego do porachunku jeszcze wezwę, i póki się to nie stanie, mówić mi się o tym nie godzi. Taki żeś to zawzięty? Nie mam ja żadnej zawziętości, miłościwy panie, bo oto na ubie głębszą jeszcze szczerbę od szabli noszę, którą szczerbą mało dusza ze mnie nie uszła, ale że mi ją zacny człowiek uczynił, przeto urazy do niego nie żywię. To, rzekł szykmicic, zdjął czapkę i ukazał królowi głęboką bruzdę, której białawe brzegi widne były doskonale. Nie wstyd mi tej rany, rzekł, bo mi ją zadał taki mistrz, jakiego nie masz drugiego w Rzeczypospolitej. Któręże to jest taki mistrz? Pan Wołodyjowski. Dla Boga, toż ja go znam. Cudów on pod zbarażem dokazywał, a potem byłem na weselu towarzysza jego, Skrzetuskiego, który mi pierwszy z oblężonego zbaraża wieści przywiózł. Wielcy to kawalerowie, a był z nimi i trzeci... Tego całe wojsko sławiło jako największego rycerza. Gruby szlachcica, tak krotochwilny, żeśmy na weselu mało boków od śmiechu nie pozrywali. To pan Zagłoba zgaduje, rzekł Knicic. Człek to nie tylko mężny, ale dziwnych fortelów pełen. Cóż oni teraz czynią, nie wiesz? Wołodyjowski u księcia wojewody Wileńskiego dragonami dowodził. Król zasępił się. I razem z księciem wojewodą Szwedom teraz służy? On? Szwedom? Mm, on jest przy panu Sapierze. Sam widziałem, jak po zdradzie księcia wojewody buławę mu pod nogi cisnął. O, to godny żołnierz, odrzekł król. Od pana Sapiechy mieliśmy wiadomości z Tykocina, w którym księcia wojewodę obiegł. Niech mu Bóg szczęści. Gdyby wszyscy byli do niego podobni, już by nieprzyjaciel szwedzki pożałował swojej imprezy. Tu tyzenhaus, który słyszał całą rozmowę, spytał nagle: Toś waść był w kiejdanach, uradziwiła? Kmicic zmieszał się nieco i zaczął podrzucać swój obuszek. Byłem. Daj pokój obuszkowi, mówił dalej tyzenhaus. A cóżeś to porabiał na książęcym dworze? Gościem byłem, odrzekł niecierpliwie pan kmicic, i książęcy chleb jadłem, póki mi nie obrzydł po zdradzie. A czemuś to z innymi zacnymi żołnierzami do pana sapiechy nie poszedł? Bom sobie ślub do Częstochowy uczynił, co tym łatwiej waszmość zrozumiesz, gdy ci powiem, że nasza ostra brama była przez septentrionów zajęta. Pan tyzenhaus począł głową kręcić i cmokać, aż to zwróciło uwagę króla, także i sam począł patrzeć badawczej na kmicica. Ten zaś zniecierpliwiony zwrócił się do tyzenhausa i rzekł: Mój mości panie, Czemu to ja się wać pana nie wypytuję, gdzieś przebywał i coś robił? Wypytuj waść, odrzekł Tyzenhaus. Ja nie mam nic do ukrywania. Ja też nie staję przed sądem, a jeśli stanę kiedy, to nie waść będziesz moim sędzią. Zaniechaj mnie tedy, abym za cierpliwości nie stracił. To rzekłszy wyrzucił obuch tak szparko, że aż zmalał na wysokości. Król oczy za nim podniósł i w tej chwili nie myślał już o niczym innym. Jak tylko o tym, czy babinicz uchwyci go w lot, czy nie uchwyci. Babinicz spiął konia, skoczył i uchwycił. Lecz tego samego wieczora Tyzenhaus rzekł do króla: Miłościwy panie, coraz mniej mi się ten szlachcic podoba, a mnie coraz więcej, rzekł wydymając usta król. Słyszałem dziś, jak jeden z jego ludzi nazwał go pułkownikiem, a on tylko spojrzał groźnie i zaraz tamtego skonfudował. W tym coś jest. I mnie się czasem widzi, rzekł król, że on nie chce wszystkiego gadać, ale to jego sprawa. Nie, miłościwy panie, zawołał gwałtownie Tyzenhaus. To nie jego sprawa, to sprawa nasza i całej Rzeczypospolitej. Bo jeśli to jaki przedawczyk, który zgubę waszej królewskiej mości albo niewolę gotuje to zginą razem z waszą królewską mością wszyscy ci, którzy w tej chwili oręż podnoszą, zginie cała rzecz pospolita, którą ty jeden, miłościwy panie, ratować możesz. To go jutro sam wypytam. Bogdajbym był fałszywym prorokiem, ale jemu nic dobrego z oczu nie patrzy. Nadto on szparki, nadto śmiały, zbyt wielki rezolut, a tacy ludzie na wszystko się ważą. Król zafrasował się. Nazajutrz dzień, gdy ruszono w drogę, kiwnął na Kmicica, by zbliżył się ku niemu. Gdzieś ty był pułkownikiem? Spytał król nagle. Nastała chwila milczenia. Kmicic walczył sam ze sobą, paliła go chęć zeskoczyć z konia, upaść do nóg królewskich i raz zrzucić z siebie ten ciężar, który dźwigał, raz powiedzieć całą prawdę. Lecz ze zgrozą pomyślał znowu, jak straszne wrażenie musi uczynić to nazwisko. Kmicic, zwłaszcza po liście księcia Bogusława Radziwiła. Jakże on, niegdyś prawa ręka księcia wojewody Wileńskiego, on, który przewagę jego utrzymał, do rozbicia nieposłusznych chorągwi dopomógł, w zdradzie sekundował. Jakże on, Posądzony i oskarżony o najstraszniejszą zbrodnię zamachu na wolność królewską, zdoła teraz przekonać króla, biskupów i senatorów, że się poprawił, że się przerodził i krwią za swe winy odpokutował. Czym zdoła swych szczerych intencji dowieść, jakie dowody, prócz gołych słów, może złożyć? Dawne winy ścigają go ciągle i nieubłaganie, jako psy zażarte ścigają zwierza w kniei. Więc postanowił zamilczeć. Ale uczuł jednocześnie niewypowiedziany wstręt i obrzydzenie do wykrętów. Zali miałby temu panu tak ze wszystkich sił duszy kochanemu rzucać piasek w oczy i wymyślonymi historiami go zwodzić? Czuł, że do tego zabraknie mu sił. Więc po chwili tak mówić począł: Miłościwy królu! Przyjdzie czas, może niedługo! Że będę mógł Waszej królewskiej mości całą duszę jako księdzu na spowiedzi otworzyć. Ale chcę, żeby pierwej za mnie, za moją szczerą intencję, za wierność i za miłość do Majestatu, uczynki jakowe niegołe słowa zaręczały. Grzeszyłem, miłościwy Panie, grzeszyłem przeciw Tobie i Ojczyźnie, a za mało mam jeszcze pokuty, więc takiej służby szukam, w której by poprawę łatwo znaleźć. Kto wreszcie nie grzeszył? Kto nie potrzebuje bić się w piersi w całej tej rzeczy pospolitej? Być to może, żem ciężej zawinił od innych, Alem się też i pierwej obejrzał. Nie pytaj, miłościwy panie, o nic, póki cię teraźniejsza służba o mnie nie przekona. Nie pytaj, bo nie mogę nic powiedzieć, aby sobie drogi zbawienia nie zamknąć, bo Bóg mi świadek i najświętsza panna, królowa nasza, żem tego nie zmyślił, iż ostatnią kroplę krwi gotowym za ciebie oddać. Tu oczy pana Andrzeja zwilgotniały, a taka szczerość i żal rozświeciły mu twarz, że oblicze silniej jeszcze od słów go broniło. Bóg patrzy na intencje moje, mówił dalej, i na sądzie mi je policzy. Ale jeśli mi, miłościwy Panie nie ufasz, to mnie wypędź, to oddal mnie od osoby swojej. Pojadę za śladem Twoim opodal, aby w jakiej ciężkiej chwili przybyć, choć i bez zawołania, i głowę położyć za Ciebie. A wówczas miłościwy panie uwierzysz że mnie zdrajca ale jeden z takich sług jakich nie masz miłościwy panie wielu nawet między tymi którzy na innych podejrzenia rzucają Ja ci i dziś wierzę rzekł król zostań po staremu przy osobie naszej bo nie zdrada tak przemawia Dziękuję waszej królewskiej mości rzekł Kmicic i powstrzymawszy nieco konia wycofał się między ostatnie szeregi orszaku. Lecz tyzenhaus nie ograniczył się na udzieleniu swych podejrzeń samemu tylko królowi, skutkiem czego wszyscy poczęli zezem na kmicica spoglądać. Głośniejsze rozmowy ustawały, gdy się zbliżył, a poczynały się szepty. śledzono każdy jego ruch, rozważano każde słowo. Spostrzegł to pan Andrzej i uczyniło mu się źle między tymi ludźmi. Nawet król, chociaż nie odebrał mu zaufania, nie miał już dla niego tak wesołego jak dawniej oblicza. Więc młody junak stracił fantazję, sposępniał, żali gorycz czopanowały mu serce. Dawniej na przedzie między pierwszymi zwykł był toczyć koniem. Teraz wlókł się o kilkaset kroków za kawalkatą z głową spuszczoną i ponurymi myślami w głowie. Aż wreszcie zabielały przed jeźdźcami karpaty. Śniegi leżały na ich skłonach, chmury rozkładały swe ociężałe cielska na szczytach, a gdy wieczór zdarzył się pogodny, wówczas przy zachodzie przywdziewały owe góry szaty płomienne, i blaski szły od nich okrutne, póki nie zagasły w mrokach cały świat obejmujących. Patrzył więc kmitic na owe cuda natury, których dotąd nigdy jeszcze w życiu nie widział i choć wielce stroskany, o troskach z podziwu zapomniał. Z każdym dniem olbrzymy owe stawały się większe, potężniejsze, aż wreszcie dojechał do nich orszak królewski i zapuścił się w wąwozy, które nagle jakoby bramy otworzyły się przed nim. Granica musi być już niedaleko, rzekł ze wzruszeniem król. Wtem dostrzeżono wózek zaprzężony w jednego konia, a w wózku człeka. Królewscy ludzie zatrzymali go zaraz. Człeku, spytał Tyzenhaus. A czy my to już w Polsce? Tam on za tą skałą i za rzeczką cesarska granica, a wy już na królewskiej ziemi stoicie. Którędy zaś do żywca? Prosto tędy do drogi się dostaniecie. I góral zaciął szkapinę. Tyzenhaus zaś skoczył do stojącego opodal orszaku. Miłościwy panie zakrzyknął z uniesieniem. Stanąłeś już interregna, bo to twoje od onej rzeczułki królestwo. Król nie odrzekł nic, skinął tylko, aby mu konia podtrzymano, sam zaś zsiadł i rzucił się na kolana, podniósłszy oczy i ręce w górę. Na ten widok zsiedli wszyscy i poszli za jego przykładem. ów król zaś, tułacz, padł po chwili krzyżem w śnieg i począł całować tę ziemię tak ukochaną, a tak niewdzięczną, która w chwili klęski schronienia jego królewskiej głowie odmówiła. Nastała cisza, i tylko westchnienia ją mąciły. Wieczór był mroźny, pogodny. Góry i szczyty pobliskich jodeł płonęły purpurą, a dalsze w ciemne już poczęły się ubierać fiolety. Lecz droga, na której leżał król, mieniła się niby czerwona i złota wstęga. Blaski te padały na króla, biskupów i dygnitarze. Wtem ze szczytów wstał wiatr i niosąc na skrzydłach skry śnieżne, zleciał do doliny więc jodły pobliskie poczęły pochylać pokryte okiścią czuby i kłaniać się panu i szumieć gwarno a radośnie, jakby śpiewały oną dawną pieśń Witajże nam, witaj, miły gospodynie. Mrok już nasycał powietrze, gdy orszak królewski ruszył dalej. Za wąwozem roztoczyła się szersza dolina, której drugi koniec gubił się w oddaleniu. Blaski gasły naokoło, tylko w jednym miejscu niebo świeciło się jeszcze czerwono. Król począł odmawiać Ave Maria, zanim inni w skupieniu ducha powtarzali pobożne słowa. Ziemia rodzinna, dawno niewidziana, góry pokrywające się nocą, gasnące zorze, modlitwy, wszystko to nastroiło uroczyście serca i umysły, więc po ukończonych modlitwach jechali w milczeniu król, dygnitarze i rycerze. Następnie noc zapadła. Jeno we wschodniej stronie niebo świeciło się coraz czerwieniej. Pojedziem ku tym zorzom, rzekł wreszcie król. Dziw, że jeszcze świecą. Wtem przycwałował kmicic. Miłościwy panie, to pożar! zakrzyknął. Zatrzymali się wszyscy. Jakże to? pytał król. Mnie się widzi, że to zorza. Pożar, pożar, ja się nie mylę! wołał pan kmicic. I istotnie, ze wszystkich towarzyszów królewskich on znał się na tym najlepiej. Wreszcie nie można było dłużej wątpić, gdyż ponad ową mniemaną zorzą podnosiły się jakby chmury czerwone i kłębiły się, jaśniejąc i ciemniejąc na przemian. — To chyba żywiec się pali — zawołał król. — Nieprzyjaciel może tam grasować. Nie skończył jeszcze, gdy do uszu patrzących doleciał gwar ludzki, parskanie koni i kilkanaście ciemnych postaci zamajaczyło przed orszakiem. Stój, stój, począł wołać Tyzenhaus. Postacie owe zatrzymały się, jakby niepewne, co dalej mają czynić. Ludzie. Kto wy? Pytano dalej z orszaku. To swoi, ozwało się kilka głosów. Swoi. My z żywca gardła unosimy. Szwedzi żywiec palą i ludzi mordują. Stójcie na Boga! Co gadacie? Skąd oni się tam wzięli? Oni, panoczku, na naszego króla czatowali. Siła ich, siła! Niechże go matka boska ma w swej opiece. Tyzenhaus stracił na chwilę głowę. Ot co jechać w małej kupie! krzyknął nakmicica. Bogdajcie za takową radę zabito! Lecz Jan Kazimierz począł sam wypytywać uciekających. A gdzie król? spytał. Król poszedł w góry z wielkim wojskiem i dwa dni temu przez Żywiec przejeżdżał, ale oni go naścigli i tam się gdzieś wedle Suchej bili. Nie wiemy, czy go dostali, czy nie, ale dziś pod wieczór do Żywca wrócili i palą, mordują. Jedźcie z Bogiem, ludzie, rzekł Jan Kazimierz. Uciekający przemknęli szybko. Ot, co by nas było spotkało, gdybyśmy z dragonami jechali, zawołał Kmicic. Miłościwy królu... Ozwał się ksiądz biskup gębicki. Nieprzyjaciel przed nami, co nam czynić? Wszyscy otoczyli króla naokoło, jakby go chcieli osobami swymi od nagłego niebezpieczeństwa zasłonić, lecz on spoglądał na łunę, która odbijała się w jego źrenicach i milczał. Nikt też pierwszy nie wyrywał się ze zdaniem, tak ciężko było coś dobrego poradzić. Gdym wyjeżdżał z ojczyzny, świeciła mi łuna rzekł wreszcie Jan Kazimierz. Gdy wjeżdżam, druga mi świeci. I znowu nastało milczenie, tylko dłuższe jeszcze niż poprzednio. Kto ma jakową radę? spytał na koniec ksiądz Gębicki. Wtem zabrzmiał głos Tyzenhausa, pełen goryczy i urągania. Kto się nie wahał osoby pańskiej na szwang wystawić? Kto namawiał, by król bez straży jechał, ten niech teraz rady udzieli. W tej chwili jeden jeździec wysunął się z koła. Był to kmicic. Dobrze rzekł. I podniósłszy się w strzemionach krzyknął, zwróciwszy się ku stojącej opodal czeladzi: Kiemlicze, Za mną! To rzekłszy puścił konia w cwał, a zanim trzech jeźdźców pomknęło co tchu w piersiach końskich. Krzyk rozpaczy wydobył się z piersi pana Tyzenhausa. To zmowa, rzekł, zdrajcy znać dadzą. Mości królu ratuj się, póki czas bo i wąwóz wkrótce nieprzyjaciel zamknie. Mości królu ratuj się. Nazad. Nazad. Wracajmy, wracajmy, zawołali jednogłośnie biskupi i dygnitarze. Lecz Janka Zimierz zniecierpliwił się, z ucz poczęły iść mu błyskawice, nagle wydobył szpadę z pochwy i zawołał Nie daj Bóg, abym z własnej ziemi drugi raz miał uchodzić. — Niech się stanie, co ma być, dosyć mi tego! I spiął konia ostrogami, aby ruszyć naprzód, lecz sam nunc już pochwycił zalejce. — Wasza królewska mość, rzekł z powagą, losy ojczyzny i kościoła katolickiego dźwigasz na sobie, więc ci nie wolno osoby swej narażać. — Nie wolno, powtórzyli biskupi. — Nie wrócę na Śląsk. — Tak mi dopomóż święty krzyż, odpowiedział Jan Kazimierz. — Miłościwy panie, wysłuchaj próśb twych poddanych — rzekł, składając ręce kasztelan sandomierski. — Jeżeli żadną miarą nie chcesz do cesarskich krajów się nakłonić, to nawróćmy przynajmniej z tego miejsca i ku granicy węgierskiej się skierujmy, albo przejedźmy tu w wąwóz, aby nam powrotu nie przecięto. — Tam będziemy czekać. W razie nadejścia nieprzyjaciela w koniach ratunek zostanie, ale przynajmniej nas jako w pułapce nie zamkną. — Niechże i tak będzie. Rzekł łagodniej król Nie odrzucam ja rozumnej rady Ale na tułactwo drugi raz nie pójdę Jeśli tędy nie można się będzie przedostać To indziej się przedostaniem Wszelako tak myślę, że waszmościowie na próżno się strachacie Skoro ci Szwedzi nas między dragonami szukali Jako ci ludzie z żywca mówili To właśnie dowód, że o nas nie wiedzą I że zdrady ani zmowy nijakiej nie było Weźcie waszmościowie to na rozum Jesteście ludzie doświadczeni nie zaczepialiby ci Szwedzi dragonów, nie wystrzeliliby do nich ni razu, gdyby mieli świadomość, że za dragonami jedziemy. Uspokójcie się, waszmościowie, Babinicz ze swymi pojechał po wieści i pewnie niebawem powróci. To rzekłszy król nawrócił koniaku wąwozowi, za nim towarzysze. Zatrzymali się tam, gdzie im pierwszy przejezdny góral same granice wskazywał. Upłynął kwadrans, po czym pół godziny i godzina czy uważacie wasze dostojności? ozwał się nagle wojewoda Łęczycki. I szłuna zmniejsza się. Gaśnie, gaśnie prawie w oczach, odrzekło kilka głosów. To dobry znak, zauważył król. Pojadę ja naprzód z kilkunastoma ludźmi, ozwał się Tyzenhaus. Ostaje stąd staniemy i gdyby szwedzi nadciągali, to ich zatrzymamy na sobie dopóki nie polegniem. W każdym razie będzie czas o bezpieczeństwie osoby pańskiej pomyśleć. — Trzymaj się, kupy, zakazuję ci jechać! — rzekł król. — A na to, Tyzenhaus, miłościwy panie, każesz mnie później za nieposłuszeństwo rozstrzelać, ale teraz pojadę, bo tu o ciebie chodzi. I skrzyknąwszy kilkunastu żołnierzy, którym można było zaufać w każdej potrzebie, ruszył naprzód. Stanęli u drugiego wejścia wąwozu w dolinę i stali cicho z gotowymi rusznicami, nadstawiając uszu na każdy szelest. Długi czas trwało milczenie. Na koniec doleciał ich chrzęst śniegu tratowanego kopytami. Jadą, szepnął jeden z żołnierzy. Nie żadna to kupa, kilka tylko koni słychać, odpowiedział drugi. Pan Babinicz wraca. Tymczasem nadjeżdżający zbliżyli się w ciemnościach na kilkadziesiąt kroków. Werdo! zakrzyknął Tyzenhaus. Swoi! Nie strzelać tam! zabrzmiał głos pana kmicica. W tejże chwili on sam pojawił się przed Tyzenhausem i nie poznawszy go w ciemności spytał A gdzie król? Tam, opodal, za wąwozem, odrzekł uspokojony Tyzenhaus Kto mówi? Bo nie można rozeznać Tyzenhaus! A co to takiego wielkiego wieziesz waszmość przed sobą? To rzekłszy ukazał na jakiś ciemny kształt zwieszający się przed kmicicem na przodku kulbaki Lecz pan Andrzej nie odpowiedział nic i przejechał mimo Dotarłszy do orszaku królewskiego, rozeznał osobę króla, bo za wąwozem daleko było jaśniej i zawołał: Miłościwy panie, wolna droga! Nie masz już w żywcu szwedów? Odciągnęli ku wadowicom. To był niemiecki oddział najemny. Ot zresztą jest tu jeden. Sam go, miłościwy panie, wybadaj! I nagle pan Andrzej cisnął na ziemię z kulbaki ów kształt, który trzymał przed sobą, aż jęk rozległ się w ciszy nocnej. – Co to jest? – pytał zdumiony król. – To? Rajtar. – Na miły Bóg, to si języka przywiózł? Jakże to powiadaj? – Miłościwy panie, gdy wilk nocą za stadem owiec idzie, łatwo mu jedną sztukę porwać, a zresztą, żeby prawdę rzec, to mi taka sprawa nie pierwszyzna. Król ręce do głowy podniósł. – Ale to żołnierz ten Babinicz, niech go kule biją! I majnujcie, waszmościowie! — Widzę, że mając takich sług, mogę choćby w środek Szwedów jechać. Tymczasem otoczyli wszyscy rajtara, który jednak nie podnosił się z ziemi. — Pytaj go, miłościwy panie — odpowiedział nie bez w głosie Kmicic. — Choć nie wiem, czy będzie mógł odpowiadać, bo trochę przyduszą, na nie masz tu czym by go przypiec. — Wlejcie mu gorzałki w gardło — rzekł król. I istotnie lepiej to lekarstwo pomogło od przypiekania, bo rajtar wkrótce odzyskał siły i głos. A wówczas pan kmicic, przyłożywszy mu sztych do gardła, kazał opowiadać całą prawdę. Zeznał tedy ufieniec, że należy do regimentu pułkownika Irlehorna, że mieli wiadomość o przejeździe króla z dragonami, więc napadli na nich koło suchej. Ale wziąwszy wstręt należyty, musieli się cofnąć do Żywca, skąd pociągnęli do Wadowic i Krakowa, bo takie mieli rozkazy. — Zali w górach, nie ma innych oddziałów szwedzkich? — pytał po niemiecku Kmicic, pociągając nieco silniej gardło Rajtara. — Może są jakowe? — odpowiedział przerywanym głosem Rajtar. — Generał Douglas porozsyłał podjazdy, ale się wszystkie cofają, bo chłopstwo w wąwozach na nie napada. — A w pobliżu Żywca wyście jedni byli? My jedni. I wiecie, że król polski już przejechał. Przejechał z tymi dragonami, którzy się o nas w suchej obtarli. Wielu go widziało. Czemuście go nie ścigali? Baliśmy się góralów. Tuk Mici co zwał się znowu po polsku. Miłościwy panie, droga wolna, a i nocleg w żywcu się znajdzie, bo jeno część osady spalona. Lecz nieufny Tyzenhaus rozmawiał przez ten czas z panem kasztelanem wojnickim i tak mówił. Albo to jest żołnierz wielki i szczery jak złoto, albo zdrajca kuty na cztery nogi. Zważ wasza dostojność, że to wszystko może być symulowane od wzięcia tego rajtara aż do zeznań. A jeśli to umyślne, jeśli Szwedzi siedzą przyczajeni w żywcu, jeśli król pojedzie i wpadnie jako w matnie? Bezpieczniej się przekonać odrzekł kasztelan wojnicki. Więc pan Tyzenhaus odwrócił się do króla i rzekł głośno: Pozwól, miłościwy panie, żebym ja naprzód do żywca ruszył i przekonał się, czyli to prawda, co ów kawaler i ów Freitar powiadają. Niechże tak będzie. Pozwól, miłościwy panie, niech jedzie. zawołał kmicic. Jedź, rzekł król, ale i my ruszymy nieco naprzód, bo zimno. Pan Tyzenhaus ruszył z kopyta. A Orszak królewski ją posuwać się za nim zwolna. Król odzyskał dobry humor i wesołość i po niejakim czasie rzekł do pana kmicica, ale to z tobą można by jako z sokołem na szwedów polować, bo z góry uderzasz. Tak to i było, odrzekł pan Andrzej. Jak wasza królewska mość zechce zapolować, to sokół zawsze gotów. Powiadaj, jakżeś go ucapił. To nie trudno, miłościwy panie. Zwyczajnie, gdy pułk idzie. Zawsze kilkunastu ludzi w tyle się wlecze, a ten się na pół stajania został. Podjechałem za nim, on myślał, że swój, nie strzegł się, i nim się opamiętał, jużem go porwał, gębę mu przydusiwszy, ażeby nie krzyczał. Mówiłeś, że ci to nie pierwszyzna, zaliżeś to już kiedy pierwej praktykował? Kmicic roześmiał się. Oj, oj, miłościwy panie! Praktykowałem i to, i co lepszego. — Niech wasza królewska mość jeno rozkaże, a znowu skoczę, dognam ich, bo konie mają zdrożone i jeszcze jednego ucapię i kim liczą moim karze ucapić. Czas jakiś jechali w milczeniu. Nagle ten ten konia rozległ się i nadleciał Tyzenhaus. — Mości królu! — rzekł. — Droga wolna i nocleg zamówiony. — A nie mówiłem? — zawołał Jan Kazimierz. — Niepotrzebnieście się, wasz mościowie troskali. Jedźmy teraz, jedźmy, bo nam się spoczynek należy. Wszyscy ruszyli rysią, raźno, wesoło i w godzinę później zasnął utrudzony król bezpiecznym snem na własnej ziemi. Tegoż wieczora pan Tyzenhaus zbliżył się do pana Kmicica. Wybacz waszmość, rzekł. Z miłości to do pana cię podejrzewałem. Lecz Kmicic umknął mu ręki. O, nie może być, odrzekł. Zdrajcą i przedawczykiem mnie czyniłeś. Byłby mi więcej uczynił, bo byłbym waści w łeb strzelił, rzekł Tyzenhaus. Ale gdym się przekonał, żeś zacny człowiek i króla miłujesz, rękę ci wyciągnąłem. Chcesz, przyjmij. Nie chcesz, nie przyjmuj. Wolałbym z tobą jeno w przywiązaniu do osoby pańskiej emulować, ale i innej emulacji się nie przestraszę. Tak, wasz mość, myślisz? Hm. Może masz i słuszność, ale minawać pana mruczno. To przestań mruczeć. Tęgi z waszmości, żołnierz. No a dawaj no gęby, byśmy się w nienawiści spać nie układli. Niechże tak będzie, rzekł Kmicic. I padli sobie w objęcia. Rozdział dwudziesty Orszak Królewski późną nocą dotarł do Żywca i prawie nie zwrócił uwagi w miasteczku przerażonym niedawnym napadem szwedzkiego oddziału. Król nie zajeżdżał do zamku, który poprzednio już był spustoszony od Szwedów, a w części spalony, ale stanął w plebanii. Tam Kmicic rozpuścił wiadomość, iż to poseł cesarski ze Śląska udaje się do Krakowa. Jakoż na zajutrz wyruszyli ku Wadowicom i dopiero znacznie za miastem skręcili do Suchej. Stamtąd przez krzeczonów mieli jechać do Jordanowa, stamtąd do nowego targu, i gdyby się okazało, że nie ma podjazdów szwedzkich pod czorsztynem, to do czorsztyna, gdyby zaś były, to skręcić mieli do węgier i węgierską ziemią ciągnąć aż do lubowli. Spodziewał się też król, że pan marszałek Wielki Koronny, który rozporządzał tak znacznymi siłami, jakich nie miał nie jeden książe panujący, poubezpiecza drogi sam przeciw panu wyskoczy. Mogło mu pomieszać szyki tylko to, że nie wiedział, którędy król ciągnie, ale przecież między góralami nie brakło wiernych ludzi, gotowych zanieść panu marszałkowi umówione słowa. Nie potrzeba im było nawet tajemnicy powierzać, bo szli chętnie, skoro im powiedziano, że o służbę królewską idzie. Był to bowiem lud duszą i sercem królowi oddany, chociaż ubogi i pół jeszcze dziki, Mało albo wcale uprawą niewdzięcznej roli się nie trudniący, żyjący z chowu bydła, pobożny i nienawidzący heretyków. Oni to pierwsi, gdy rozeszła się wieść o wzięciu Krakowa, a zwłaszcza o oblężeniu Częstochowy, do której pobożne pielgrzymki odbywać zwykli, porwali za to pożyska swoich siekier i ruszyli się z gór. Generał Douglas, znakomity wojownik opatrzony w działa i strzelby, Rozproszył ich wprawdzie z łatwością w równinach, na których bić się nie przywykli. Natomiast Szwedzi z największymi tylko ostrożnościami zapuszczali się we właściwe ich siedziby, w których dosięgnąć ich było niepodobna, a ponieść klęskę łatwo. Zginęło też kilka pomniejszych oddziałów, które się nieopatrznie w labirynt gór zapędziły. I teraz wieść o przejeździe króla z wojskiem uczyniła już swoje. Wszyscy bowiem jak jeden mąż zerwali się, by go bronić i towarzyszyć mu ze swymi ciupagami, choćby na kraj świata. Mógł Jan Kazimierz, gdyby tylko odkrył, kto jest, otoczyć się w jednej chwili tysiącami półdzikich gazdów, lecz on słusznie miał że w takim razie wieść rozbrzmiałaby wnet razem z wichrami po całej okolicy i że Szwedzi mogliby także wysłać znaczne wojska na jego spotkanie. Więc wolał ciągnąć niepoznany nawet od górali. Znajdowano jednak wszędy pewnych przewodników, którym dość było powiedzieć, że prowadzą biskupów i panów pragnących się szwedzkiej ręki uchronić. Prowadzili ich więc wśród śniegów, skał, wichrów i przełęczy, sobie tylko znanymi pyrciami, przez miejsca tak niedostępne, że rzekłbyś i ptak nie mógłby przez nie przelecieć. Nieraz króli dostojnicy mieli chmury pod nogami, a jeżeli chmur nie było, to wzroki ich leciał w bezbrzeżną, białymi śniegami okrytą przestrzeń, która tak wydawała się szeroką, jak kraj cały szeroki. Nieraz zapuszczali się w gardziele górskie, ciemne prawie, śniegami przysłonięte, w których chyba tylko zwierz dziki mógł mieć legowiska. Lecz omijano dostępne dla nieprzyjaciela miejsca, Skracano drogę i bywało, że osada jaka, do której ledwie za pół dnia spodziewano się dostać, pojawiała się nagle pod nogami, a w niej spoczynek czekał i gościnność, choć w kurnej chacie w zadymionej świetlicy. Król był ciągle wesół, innym odwagi do znoszenia nadzwyczajnych trudów dodawał i uręczał, że takimi drogami się przebierając pewno równie szczęśliwie jak niespodzianie do lubowli się dostaną. Pan marszałek Ani się spodziewa, kiedy mu na kark spadniem, powtarzał ciągle. już odpowiadał. Czymże był powrót ksenofonta w porównaniu z tą naszą podróżą w chmurach? Im wyżej się wzniesiem, tym szwedzka fortuna upadnie niżej, twierdził król. Tymczasem dojechano do nowego targu. Zdawało się, że wszelkie niebezpieczeństwo minęło, jednakże górale twierdzili, że jakieś obce wojska kręcą się wedle czorsztyna i po okolicy. Król przypuszczał, iż może to być niemiecka rajtaria pana marszałka koronnego, której miał dwa pułki, albo że jego własnych dragonów wysłanych przodem poczytano za nieprzyjacielskie podjazdy. Więc gdy i w Czorsztynie była załoga biskupa Krakowskiego, podzieliły się zdania w królewskim orszaku. Jedni chcieli jechać traktem do Czorsztyna, a stamtąd ciągnąć samą granicą do Ziemi Spiskiej, Inni radzili zaraz wykręcić do Węgier, które tu klinę aż pod Nowy Targ dochodziły, i znowu przedzierać się przez wichry i wąwozy, biorąc wszędy przewodników najniebezpieczniejsze przejścia znających. To ostatnie zdanie przemogło, albowiem w ten sposób spotkanie ze Szwedami stawało się prawie niepodobnym i zresztą króla bawiła ta orłowa droga przez przepaści i przez chmury. Wyruszono więc z nowego targu nieco na zachód i południe, zostawiając po prawej ręce biały Dunajec. Początkowo droga szła okolicą dosyć otwartą i rozległą, lecz w miarę jak postępowano naprzód, góry poczęły się zbiegać, doliny zacieśniać. Jechano drogami, po których konie ledwie mogły postępować. Czasem trzeba było zsiadać i w ręku je prowadzić, a i to nieraz jeszcze opierały się, tuląc uszy i wyciągając otwarte, dymiące nozdrza ku przepaściom, z których głębi śmierć zdawała się wyglądać. Górale, przywykli do urwisk, uznawali często za dobre takie drogi, na których nieobyłym ludziom szumiało i kręciło się w głowach. Wjechali na koniec w jakąś szczelinę skalną, długą i prostą, a tak wąską, że zaledwie trzech ludzi mogło jechać wedle siebie. Wąwóz to był jakoby korytarz niezmierny. Dwie wysokie skały zamykały go z prawej i lewej strony. Gdzie niegdzie jednak krawędzie ich rozchylały się, tworząc mniej strome pochyłości pokryte zaspami śniegu na zrębach obramowane czarnym borem. Wichry wywiały natomiast śnieg z dnawą wozu i kopyta końskie szczękały wszędy po kamienistym podkładzie. Lecz w tej chwili wiatr nie wiał i cisza panowała tak głucha, że aż w uszach dzwoniąca. Tylko w górze kędy między lesistymi krawędziami widniał błękitny pas nieba, przelatywało od czasu do czasu czarne ptactwo, łopocąc skrzydłami i kracząc. Orszak królewski stanął dla wypoczynku. Z koni podnosiły się kłęby pary, a i ludzie byli pomęczeni. Czy to Polska, czy Węgry? spytał po chwili przewodnika król. To jeszcze Polska. A czemu nie wykręciliśmy zaraz do węgier? Bo nie można. On wąwóz zakręci się opodal, potem będzie siklawa, za siklawą pyrć do traktu idzie. Tam nawrócimy. Przejdziemy jeszcze jeden wąwóz i dopiero będzie węgierska strona. To widzę, że lepiej było od razu traktem jechać, rzekł król. Cichajcie, odpowiedział nagle Góral. I przyskoczywszy do skały, przyłożył do niej ucho. Wszyscy utkwili w niego oczy, a jemu twarz zmieniła się w jednej chwili i rzekł. Za zakrętem wojsko idzie od potoku. Dla Boga. Czy nie szwedy? Gdzie? Jak? Co? poczęto pytać ze wszystkich stron. Nic nie słychać. Bo tam śnieg leży. Rany boskie już są blisko. Zaraz się ukażą. Może pana marszałka ludzie, rzekł król. Kmicic w tej chwili ruszył koniem. Pojadę zobaczyć, rzekł. Kiemlicze ruszyli zaraz za nim jak psy myśliwe za łowcem, lecz ledwie posunęli się z miejsca, gdy zakręt gardzieli, o sto kroków przed nimi leżący, zaciemnił się od ludzi i koni. Kmicic spojrzał. I dusza zatrzęsła się w nim z przerażenia. Byli to Szwedzi. Ukazali się tak blisko, że cofać się było niepodobna, zwłaszcza i Szorszak Królewski miał konie pomęczone. Pozostawało tylko przebić się lub zginąć, albo pójść w niewolę. Zrozumiał to w jednej chwili nieustraszony król, więc chwycił za rękojeść szpady. — Osłonić króla i nazad! — krzyknął Kmicic tyzenhaus z dwudziestu ludźmi w mgnieniu oka wysunął się na czoło lecz kmicic zamiast złączyć się z nimi ruszył drobnym kłusem przeciw szwedom miał zaś na sobie szwedzki strój ten sam w którym przebrał się wychodząc z klasztoru więcowi szwedzi teraz nie pomiarkowali co to za jeden Widząc dążącego przeciw sobie w takim stroju jeźdźca, prawdopodobnie poczytali cały orszak królewski za jakiś własny podjazd, bo nie przyspieszyli kroku, tylko kapitan dowodzący wysunął się przed pierwszą trójkę. — A co za ludzie? — spytał po szwedzku, patrząc na groźną i bladą twarz zbliżającego się junaka. Kmicic najechał nań tak blisko, że prawie trącili się kolanami i, nie odrzekłszy ni słowa, wypalił mu w samo ucho z pistoletu okrzyk zgrozy wyrwał się z piersi Rajtarów, ale potężniej jeszcze zabrzmiał głos pana Andrzeja Bi. I jako skała oderwana od opoki, tocząc się w przepaść, druzgocąc wszystko w biegu, tak i on runął na pierwszy szereg, niosąc śmierć i zniszczenie. Dwaj młodzi licze, podobni do dwóch niedźwiedzi, skoczyli za nim w zamęt. Stukot szabel o pancerze i hełmy rozlegał się jak huk młotów, a wnet zawtórowały mu wrzaski i jęk. Przerażonym szwedom zdawało się w pierwszej chwili, że to trzech wielkoludów napadło ich w dzikim parowie górskim. Pierwsze trójki cofnęły się zmieszane przed strasznym mężem, a gdy ostatnie wydobywały się dopiero spoza zakrętu, środek stłoczył się i zwichrzył. Konie poczęły gryźć się i wierzgać. Żołnierze z dalszych trójek nie mogli strzelać, nie mogli iść na ratunek przodowym, którzy ginęli bez ratunku pod ciosami trzech olbrzymów. Próżno się złożą, próżno sztychów nadstawią, tamci łamią szable, przewracają ludzi i konie. Kmicic zdarł konia, że aż kopyta jego zwisły nad głowami rajtarskich rumaków, sam zaś szalał, siekł, budł. Krew zbroczyła mu twarz, z oczu szedł ogień, wszystkie myśli w nim zgasły. Została tylko jedna, że zginie, lecz Szwedów musi zatrzymać. Ta myśl przerodziła się w dzikie jakieś uniesienie, więc siły jego potroiły się. Ruchy stały się podobne do ruchów rysia, wściekłe, jak błyskawica szybkie. I nad ludzkimi ciosami szabli kruszył ludzi, jak piorun kruszy młode drzewa. Dwajkiem licze młodzi szli tuż, a stary, stojąc nieco z tyłu, co chwila wsuwał rapier między synów, tak szybko jak wąż żądło wysuwa i wyciągał krwawy. Tymczasem koło króla powstał rozruch. Nuncjusz, jako podżywcem taki teraz, trzymał za cugle jego konia, z drugiej strony chwycił je biskup krakowski i ze wszystkich sił cofali w tył rumaka. Król zaś, parł go ostrogami, aż dzianet dęba stawał. — Puszczajcie! — wołał król. — Na Boga! Przejedziem przez nieprzyjaciół! — Panie, myśl o ojczyźnie! — wołał biskup krakowski. I król nie mógł wydrzeć się z ich rąk, zwłaszcza że od przodu zatarasował mu drogę młody Tyzenhaus ze wszystkimi ludźmi. Nie szedł on w pomoc Kmicicowi, poświęcił go. Pragnął tylko króla ratować. — Na mękę pana naszego! — krzyczał z rozpaczą. — Tam ci zaraz polegną! — Miłościwy panie, ratuj się, póki czas, ja ich tu jeszcze zatrzymam. Lecz upór królewski, gdy go raz rozdrażniono, nie liczył się z niczym i z nikim. Jan Kazimierz wsparł jeszcze silniej Rumaka ostrogami i zamiast cofać się, posuwał się naprzód. A czas płynął i każda chwila dłużej mogła zgubę za sobą pociągnąć. Zginę na mojej ziemi, puszczajcie, wołał król. Szczęściem przeciw Kmicicowi i Kiemliczom dla ciasnoty miejsca mała tylko liczba ludzi mogła od razu działać, skutkiem czego mogli się trzymać dłużej. Lecz zwolna i ich siły poczęły się wyczerpywać. Kilkakroć rapiery szwedzkie dotknęły się ciała Kmicica i krew jęła z niego uchodzić. Oczy przesłaniały mu się jakby mgłą, dech ustawał w piersiach. Uczuł zbliżanie się śmierci, więc pragnął tylko życie sprzedać drogo. Jeszcze choć jednego powtarzał sobie i puszczał płytkie żelazo na głowę lub ramię najbliższego rajtara i znów zwracał się ku innemu. Szwedom wszelako po pierwszej chwili zamieszania i strachu, wstyd widocznie uczyniło się, że czterech mężów zdołało ich zatrzymać tak długo i natarli z furią. Wnet samym ciężarem ludzi i koni zepchnęli ich w tył i spychali coraz silniej i szybciej. Wtem koń kmicica padł i fala zakryła jeźdźca. Kim licze rzucali się jeszcze czas jakiś podobni do pływaków, którzy widząc, że toną, usiłują jak najdłużej głowy nad powierzchnią roztoczy morskiej utrzymać, lecz wkrótce zapadli i oni. Wówczas szwedzi jak wicher ruszyli ku orszakowi królewskiemu. Tyzenhaus zaś ze swymi ludźmi skoczył ku nim i uderzyli się tak, że aż łoskot rozległ się po górach. Lecz cóż znaczyła ta nowa tyzenhausowska garstka przeciw potężnemu podjazdowi, blisko trzysta koni liczącemu? Nie było już wątpliwości, że dla króla i jego orszaku musi nieubłaganie wybić fatalna godzina zguby lub niewoli. Jan Kazimierz, woląc widocznie pierwszą od drugiej, wyswobodził na koniec lejce z rąk trzymających je biskupów i posunął się szybko za tyzenhausem. Nagle Stanął jak wryty. Stało się coś nadzwyczajnego. Patrzącym wydało się, że same góry przychodzą w pomoc prawemu królowi i panu. Oto nagle krawędzie wąwozu zadrgały, jak gdyby ziemia wzruszyła się z posad, jak gdyby bór rosnący w górze chciał wziąć udział w walce i pnie drzewne, bryły śniegu, lodu, kamienie i okruchy skał. Jeły toczyć się ze straszliwym trzaskiem i łoskotem na zaciśnięte na dnie szeregi szwedzkie. Jednocześnie nieludzkie wycie rozległo się po obu stronach parowu. Na dole zaś w szeregach wszczął się zamęt ludzką wyobraźnię przechodzący. Szwedom zdało się, że góry runęły i sypują się na nich. Powstały krzyki. Lament druzgotanych mężów, rozpaczliwe wołania o pomoc, kwik koński, zgrzyt i straszliwy dźwięk skalnych obłamów o pancerze. Na koniec ludzie i konie utworzyli jedną kupę kłębiącą się konwulsyjnie, gniotącą pełną jęków, rozpaczliwą, straszną. A kamienie i złamy skał miażdżyły ją ciągle, tocząc się nieubłaganie na bezkształtne już masy ciał końskich i ludzkich. Górale! Górale! zaczęto krzyczeć w orszaku królewskim. Ciupagami psu bratów! Ozywały się głosy na górze. I w tej chwili po obu krawędziach skalistych ukazały się długo włosy głowy, przybrane w okrągłe, skórzane kapelusze, za nimi wychyliły się ciała i kilkaset dziwnych postaci poczęło spuszczać się w dół po pochyłościach śnieżnych. Ciemne i białe gunie unoszące się nad ramionami nadawały im pozór jakichś strasznych ptaków drapieżnych sunęli się w mgnieniu oka. Świst skierek zawtórował złowrogo ich dzikim okrzykom i jękom dobijanych szwedów. Sam król chciał rzeź powstrzymać. Niektórzy rajtarowie, żywi jeszcze, rzucali się na kolana i wznosząc bezbronne ręce, błagali o ratunek. Nic nie pomogło, nic nie wstrzymało mściwych siekier i w kwadrans później nie było już ani jednego żywego szweda w parowie. Potem krwawi górale poczęli się sypać ku Orszakowi Królewskiemu. Nuncjusz ze zdumieniem patrzył na tych nieznanych sobie ludzi, rosłych, silnych, pokrytych częścią w skóry owcze, ubroczonych krwią i potrząsających dymiącymi jeszcze siekierkami. Lecz oni na widok biskupów poodkrywali głowy. Wielu poklękało w śniegu. Biskup Krakowski podniósł zauzawioną twarz ku niebu. Oto pomoc boska, oto opatrzność, która czuwa nad majestatem. Następnie zwrócił się do górali i rzekł: Ludzie, coście za jedni? Tutejsi odpowiedziano z tłumu. Czy wiecie, komuście przyszli w pomoc? Oto król i pan wasz, któregoście uratowali. Na te słowa krzyk uczynił się w tłumie: Król, Król Jezusie Mario, król! Wierni górale poczęli się cisnąć do pana i tłoczyć, z płaczem opadli go zewsząd, z płaczem całowali jego nogi, strzemiona nawet kopyta jego konia. Zapanowało takie uniesienie, taki krzyk i szlochanie, że aż biskupi z obawy o osobę królewską musieli zbytni zapał hamować. Król zaś stał wśród wiernego ludu, jak pasterz wśród owiec, i łzy wielkie, jasne jak perły, spływały mu po twarzy. Po czym oblicze jego rozjaśniło się, jakby jakaś przemiana spełniła się nagle w jego duszy, jakby nowa wielka myśl z nieba rodem zaświeciła mu w głowie, i skinął ręką, że chce mówić, a gdy uciszyło się, rzekł podniesionym głosem, tak iż słyszał go tłum cały. Boże, któryś mnie przez ręce prostego ludu wybawił, Przysięgam ci na mękę i śmierć syna twego, że i jemu ojcem odtąd będę. Amen, powtórzyli biskupi. I czas jakiś trwało uroczyste milczenie, potem zaś nowa radość wybuchła. Poczęto wypytywać górali, skąd się wzięli w wąwozach i jakim sposobem tak w porę dla ratunku królowi się znaleźli. Okazało się, że znaczne podjazdy szwedzkie kręciły się koło Czorsztyna i nie dobywając samego zamku, zdawały się szukać kogoś i czekać. Gurale słyszeli także o bitwie, którą podjazdy te stoczyły z jakimś wojskiem, między którym miał się i sam król znajdować. Wówczas to postanowili wciągnąć Szwedów w zasadzkę i, nasławszy im fałszywych przewodników, umyślnie zwabili ich do tego parowu. Widzieliśmy, mówili gurale, jako onych czterech rycerzy uderzyło na tych psiajuchów, chcieliśmy im iść w pomoc, ale baliśmy się spłoszyć za wcześnie psu bratów. Tu król porwał się za głowę. Matko jedynego syna krzyknął: Szukać mi babinicza. Niechaj mu choć pogrzeb wyprawimy. I tego to człowieka za zdrajcę poczytano, który pierwszy krew za nas wylał. Zawiniłem, miłościwy panie, ozwał się Tyzenhaus. Szukać go, szukać, wołał król. Nie odjadę stąd, póki mu w twarz nie spojrzę i nie pożegnam. Skoczyli więc żołnierze wraz z góralami na miejsce pierwszej walki. I wkrótce spod stosu trupów końskich i ludzkich wydobyli pana Andrzeja. Twarz jego była blada, cała zabryzgana krwią, której grube sople zakrzepły mu na wąsach. Oczy miał przymknięte, pancerz powyginany od razów mieczów i kopyt końskich. Ale ten pancerz właśnie uchronił go od zmiażdżenia i żołnierzowi, który go podniósł, wydawało się, że usłyszał cichy jęk. Dla Boga! Żyw! Zakrzyknął. Zdjąć mu pancerz, wołali inni. Wnet przecięto rzemienie. Kmicic odetchnął głębiej. Dycha, dycha, żyw, powtórzyło kilka głosów. On zaś leżał czas jakiś nieruchomie, po czym otworzył oczy. Wówczas jeden z żołnierzy wlał mu do ust nieco gorzałki, inni zaś podnieśli go pod ramiona. W tej chwili nadjechał pędem sam król, do którego uszu doszedł okrzyk powtarzany przez wszystkie usta. Żołnierze przywlekli przed niego pana Andrzeja, który ciężył im ku ziemi i leciał przez ręce. Jednakże na widok króla przytomność wróciła mu na chwilę, uśmiech prawie dziecinny przebłysnął mu na twarzy, a blade jego wargi wyszeptały wyraźnie – mój pan, król mój żywie, wolny – i łzy błysły mu w źrenicach. Babinicz, babinicz, czym cię nagrodzę? Wołał król. Jam nie babinicz, jam kmicic, szepnął rycerz. To rzekłszy, zwisł jak martwy na rękach żołnierzy. Rozdział dwudziesty Ponieważ górale zapewnili, że na drodze do Czorsztyna o żadnych innych oddziałach szwedzkich nie słychać, Orszak Królewski wykręcił więc ku temu zamkowi i wkrótce znalazł się na trakcie, po którym podróż była łatwiejsza i mniej nużąca. Jechali wśród pieśni góralskich i okrzyków: Król jedzie! Król jedzie! A po drodze łączyły się z nimi coraz nowe kupy ludu zbrojnego w cepy, kosy, widły i strzelby. Także Jan Kazimierz stanął wkrótce na czele znacznego oddziału ludzi, niewyćwiczonych wprawdzie, ale gotowych w każdej chwili iść z nim choćby na Kraków i krew przelać za swego pana. Pod Czorsztynem przeszło już tysiąc gazdów i pół dzikich juchasów otaczało króla. Aż też zaczęła napływać szlachta spod nowego i starego Sącza. Ci donieśli, że tegoż ranka pułk Polski pod wodzą Wojniłowicza zbił przy samym mieście Nowym Sączu znaczny podjazd szwedzki, z którego wszyscy niemal ludzie zginęli lub potopili się w kamiennej i w dunajcu. Jakoż okazało się to prawdą, gdyż wkrótce na trakcie zamigotały proporczyki, za czym sam Wojniłowicz z pułkiem wojewody bracławskiego nadjechał? Radośnie król powitał znakomitego, a z dawna sobie znajomego rycerza? I wśród ogólnego zapału ludu i wojska jechał z nim dalej na spisz. Tymczasem skoczyli co tchu w koniach jezdni dać naprzód znać panu marszałkowi, że król się zbliża, aby był gotów na przyjęcie. Wesoło i gwarno szła dalsza podróż. Napływały coraz nowe tłumy. Nuncjusz, który z obawą o własne i królewskie losy ze Śląska wyjechał, którą obawę początek podróży jeszcze powiększył, nie posiadał się teraz z radości, bo już był pewien, że przyszłość niezawodnie zwycięstwo królowi, a z nimi kościołowi, nad heretykami przyniesie. Biskupi podzielali jego radość, dygnitarze świadcy twierdzili, że cały naród od Karpat do Bałtyku, tak samo jak owe tłumy, za broń chwyci. Łowicz zaś zapewniał, że po większej części już się to stało. I opowiadał, co w kraju słychać, jaki postrach padł na Szwedów, jak już nie śmią się w mniejszej liczbie z murów wychylać, jak nawet mniejsze zameczki opuszczają i palą do potężniejszych, chroniąc się fortec. Wojsko jedną ręką w piersi się bije, a drugą Szwedów bić zaczyna, mówił. Wilczkowski, który nad husarskim pułkiem waszej królewskiej mości porucznikuje, Podziękował już Szwedom za służbę, a to w ten sposób, że ich pod zakrzewem w komendzie pułkownika Tenberga będących napadł i siła naciął, ledwie nie wszystkich zniósł. Ja z pomocą Bożą z nowego sącza ich wyparłem i Bóg dał znaczną wiktorię, bo nie wiem czy jeden żywy wyszedł. Pan Felicjan Kochowski z piechotą nawojowską mocno mi dopomogł i tak się im przynajmniej za owych dragonów dwa dni temu poszarpanych odpłaciło. Za jakich dragonów? spytał król. A za tych, których Wasza Królewska Mość ze Śląska przed sobą wysłał. Szwedzi znienacka ich napadli i chociaż rozproszyć nie zdołali, bo się okrutnie bronili, przecież szkodę uczynili w nich znaczną. A myśmy mało nie pomarli z desperacji, bośmy myśleli, że się Wasza Królewska Mość osobą własną między tymi ludźmi znajduje, i baliśmy się, żeby jakowa zła przygoda majestatu nie spotkała. Bóg to natchnął waszą królewską mość do wysłania przodem dragoni. Zaraz się o niej Szwedzi zwiedzieli i wszędy drogi pozajmowali. Słyszysz, Tyzenhaus? pytał król. Żołnierz to doświadczony mówi. Słyszę, miłościwy panie, odparł młody magnat. Król zwrócił się do wojny łowicza. A co więcej, co więcej, powiadaj? Co wiem, pewnie tego nie ukryję. W Wielkopolsce rzegocki i kulesza dokazują. Pan Warszycki Lindorma z zamku Pileckiego wysadził, Danków się obronił, Lance korona w naszym ręku, a na Podlasiu pan Sapiecha pod Tykocinem co dzień w siłę rośnie. Gorzeją już Szwedzi w zamku, a z nimi razem zgorzeje i książe wojewoda Wileński. Co do hetmanów, ci się już spod Sandomierza w Lubelskie ruszyli, jawnie tym okazując, że z nieprzyjacielem zrywają. Jest tam z nimi i wojewoda Czernichowski, a z okolicy ciągnie ku nim kto żyw i kto szable w garści utrzymać może. Powiadają, że się tam jakiś ma związek przeciwko szwedom formować, w czym i pana sapiechy jest ręka i pana kasztelana kijowskiego. To kasztelan kijowski także teraz w lubelskiem? Tak jest, wasza królewska mość. Ale on dziś tu, jutro tam. Mam i ja do niego ciągnąć, ale gdzie go szukać, tego nie wiem. Głośno o nim będzie, rzekł król. Nie będziesz potrzebował o drogę pytać. Tak i ja myślę, miłościwy Panie, odrzekł Wojniłowicz. Na podobnych rozmowach schodziła droga. Tymczasem niebo wypogodziło się zupełnie tak, że błękitu nie plamiła żadna chmurka. Śniegi lśniły się w promieniach słońca. Góry spiskie roztaczały się wspaniale i wesoło przed jadącymi, i sama natura zdawała się do Pana uśmiechać. Miła ojczyzno, rzekł król, bo bodajem ci mógł spokój przywrócić, nim kości moje w twej ziemi spoczną. Wjechali na wysokie wzgórze, z którego widok otwarty był i daleki, bo z drugiej strony obszerna stała u stóp jego nizina. Tam ujrzeli w dole i w wielkim oddaleniu poruszające się jakieś mrowisko ludzkie. Wojska pana marszałka idą, zawołał wojniłowicz. Jeśli nie Szwedzi, rzekł król. Nie, miłościwy Panie, Szwedzi nie mogliby od węgier z południa ciągnąć. Widzę już husarskie proporczyki. Jakoż po chwili z sinawej oddali wysunął się las włóczni. Barwne proporce chwiały się, jakby kwiaty wiatrem poruszane. Powyżej groty lśniły się na kształt płomyków. Słońce grało na pancerzach i hełmach. Tłumy towarzyszące królowi wydały okrzyk radosny. Dosłyszano go z dala bo masa koni, jeźdźców, chorągwi, buńczuków, proporczyków poczęła poruszać się szybciej, widocznie tam ruszono skopyta, bo pułki stawały się coraz wyraźniejsze i rosły w oczach z niepojętą szybkością. Ostańmy tu, na tym wzgórzu, tu pana marszałka czekać będziemy, rzekł król. Orszak zatrzymał się, jadący naprzeciw pędzili jeszcze szybciej. Chwilami zakrywały ich przed oczyma skręty drogi lub maluśkie pagórki i skały rozsiane po nizinie, lecz wnet znowu ukazywali się oczom jako wąż o skórze grającej barwami przepysznej. Na koniec dotarli o ćwierć staj od wzgórza i zwolnili pędu. Oko mogło ich już doskonale objąć i nacieszyć się nimi. Szła więc naprzód chorągiew husarska, pana marszałka własna, bardzo okryta i tak wspaniała, że każdy król mógłby się podobnym wojskiem poszczycić. Służyła w tej chorągwi sama szlachta górska, ludzie dobrani, chłop w chłopa, pancerze na nich z jasnej blachy, mosiądzem nabijane, ringrafy z najświętszą panną częstochowską, hełmy okrągłe z żelaznymi nausznikami, grzebieniaste na wierzchu, u ramion skrzydła sępie i orle, na plecach skóry tygrysie i lamparcie, u starszyzny wilcze wedle obyczaju. Las zielonych z czarnym proporczyków chwiał się nad nimi. Przodem jechał porucznik wiktor, za nim kapela janczarska z dzwonkami, litaurami, kotłami i piszczałkami, dalej ściana piersi końskich i ludzkich w żelazo zakutych. Rozpływało się na ten widok wspaniałe serce królewskie. Wraz z huzarią następował znak lekki, jeszcze liczniejszy, z gołymi szablami w ręku i łukami na plecach, potem trzy sotnie semenów, barwnych jak mak kwitnący, zbrojnych w spisy i samopały, potem dwieście dragoni w czerwonych koletach, potem poczty panów różnych, już w lubowli bawiących, czelać strojna jak na wesele, trabanci, hajducy, pajucy, węgrzynkowie i janczarowie do służby przy osobach pańskich przeznaczeni a mieniło się to jak tęcza a nadjeżdżało gwarnie i szumno wśród rżenia koni chrzęstu zbroi huku kotłów warczenia bębnów dźwiękania litaurów i krzyków tak gromkich iż zdawało się że śnieg od nich z góry padnie w końcu za wojskami widać było karety i kolasy w których widocznie jechali świeccy i duchowni dygnitarze następnie wojska ustawiły się w dwa szeregi wzdłuż drogi a zaś w środku ukazał się na białym jak mleko koniu sam pan marszałek koronny Jerzy Lubomirski. Leciał on jak wicher ową ulicą, a za nim dwóch masztalerzy kapiących od złota. Dojechawszy do wzgórza, zeskoczył z konia i rzuciwszy lejce jednemu z masztalerzów, sam szedł piechotą na wzgórze ku stojącemu tam królowi. Czapkę zdjął i zasadziwszy ją na rękojeść szabli, szedł z gołą głową podpierając się obłóżkiem, całym perłami okrytym. Ubrany był po polsku, w stroju wojennym. Na piersiach miał pancerz ze srebrnej blachy, gęsto na brzegach kamieniami wysadzany, a polerowany tak, iż zdawało się, że słońce na piersiach niesie. Przez lewe ramię zwieszała mu się delia barwy ciemnej, przechodzącej w fiolet purpury z weneckiego aksamitu trzymał ją pod szyją sznur zaczepiony o agrafy brylantowe, którymi cała delia była naszyta. Również brylantowe trzęsienie chwiało mu się u czapki, a one klejnoty migotały jako skry różnokolorowe na naokół całej jego postaci i oczy ćmił takie od niego biły blaski. Był to mąż w sile wieku postawy wspaniałej. Głowę miał podgoloną czuprynę dość rzadką, siwiejącą, w kosmy na czole ułożoną, Wąs czarny jak skrzydło kruka, w cienkich końcach po obu stronach ust opadający. Wyniosłe czoło i rzymski nos dodawały piękności jego obliczu, lecz szpeciły je cokolwiek zbyt wypukłe policzki i oczy małe, czerwoną obwódką okolone. Wielka powaga, ale przy tym niesłychana pycha i próżność malowały się w tej twarzy. Zgadłeś łatwo, że ów magnat chciał wiecznie zwracać na się oczy całego kraju, ba całej Europy. Jakoż taki było w istocie. Gdzie tylko Jerzy Lubomirski nie zdołał zająć najwybitniejszego miejsca, gdzie mógł tylko dzielić się z innymi sławą i zasługą, tam rozdrażniona jego duma gotowa była położyć się w poprzek i popsuć, złamać wszelkie zabiegi, choćby o zbawienie ojczyzny chodziło. Był to wódz szczęśliwy i biegły, ale i pod tym względem przewyższali go inni niezmiernie. A w ogóle zdolności jego, lubo niepospolite, nie szły w parze z ambicją i chęcią znaczenia. Stąd wieczny niepokój wrzał w jego duszy, stąd wyrodziła się podejrzliwość, zazdrość, które później doprowadziły go do tego, że dla Rzeczypospolitej stał się nawet od strasznego Janusza radziwiła zgubniejszym. Czarny duch, który mieszkał w Januszu, był zarazem i wielki. Nie cofał się przed nikim i przed niczym. Janusz pragnął korony i świadomie szedł do niej przez groby i ruiny ojczyzny. Lubomirski byłby ją przyjął, gdyby ręce szlacheckie włożyły mu ją na głowę, ale mniejszą duszę mając jasno i wyraźnie jej pożądać nie śmiał. Radziwił był jednym z takich mężów, których niepowodzenie do rzędu zbrodniarzy strąca, powodzenie do rzędu półbogów wynosi. Lubomirski był to wielki warchoł, który pracę dla zbawienia ojczyzny, w imię swej podrażnionej pychy popsuć był zawsze gotów nic w zamian zbudować, nawet siebie wynieść nie śmiał, nie umiał. Radziwił zmarł winniejszym Lubomirski szkodliwszym. Lecz wówczas, gdy w złocie, aksamitach i klejnotach szedł przeciw królowi, duma jego nasyconą była dostatecznie on to przecie pierwszy z magnatów przyjmował swego króla na swojej ziemi on go pierwszy brał niejako w opiekę on go na tron zburzony miał prowadzić on nieprzyjaciela wyżenąć od niego króli kraj cały wszystkiego oczekiwali na niego wszystkie oczy były zwrócone więc gdy zgadzało się z jego miłością własną a nawet pochlebiało jej wierność i służby okazywać gotów był istotnie na ofiary i poświęcenia Gotów był nawet miarę w objawach czci i wierności przebrać. Jakoż doszedłszy do wpół wzgórza, na którym stał król, zerwał czapkę z rękojeści i począł, kłaniając się, śnieg jej brylantowym trzęsieniem zamiatać. Król ruszył koniem nieco ku dołowi, następnie zatrzymał go, aby zsiąść dla powitania. Widząc to, pan marszałek skoczył z trzemienia swymi dostojnymi rękoma potrzymać i w tej chwili, szarpnąwszy za delię, zerwał ją z pleców. I za przykładem angielskiego dworaka rzucił pod nogi królewskie. Rozrzewniony król otworzył mu ramiona i chwycił go jak brata w objęcia. Przez chwilę nic obaj nie mogli przemówić, lecz na ten wspaniały widok zawrzało jednym głosem wojsko, szlachta, lud i tysiące czapek wyleciało w powietrze, huknęły wszystkie muszkiety, samopały i piszczele, działa z lubowli ozwały się dalekim basem, aż zatrzęsły się góry, Zbudziły wszystkie echa i poczęły biegać wokół, obijać się o ciemne ściany borów, o skały i urwiska i lecieć z wieścią do dalszych gór, dalszych skał. Panie marszałku, rzekł król, tobie restaurację królestwa będziem zawdzięczać. Miłościwy panie, odpowiedział Lubomirski, fortunę moje, życie, krew, wszystko składam u nóg Waszej królewskiej mości. Wiwat! — Viva Tyannes Casimirus Rex! — grzmiały okrzyki. — Niech żyje król, ojciec nasz! — wołali górale. Tymczasem panowie jadący z królem otoczyli marszałka, lecz on nie odstępował osoby pańskiej. Po pierwszych powitaniach król znowu siadł na koń, a pan marszałek, nie chcąc znać granic w gościnności i czci dla majestatu, Chwycił za lejce i sam, idąc pieszo, prowadził króla wśród szeregów wojsk i głuszących okrzyków aż do pozłocistej, zaprzężonej w ośm tarantów karety, do której majestat pański siadł wraz z nuncjuszem papieskim widonem. Biskupi i dygnitarze pomieścili się w następnych, po czym ruszono z wolna ku lubowli. Pan marszałek jechał przy oknie królewskiej karety, pyszny i rad z siebie, jakby go już ojcem ojczyzny okrzyknięto. Po dwóch bokach szły gęsto wojska, śpiewając pieśń brzmiącą w następnych słowach, siedzże szwedów siecz, wyostrzywszy miecz, bij, że szwedów bij, wziąwszy tęgi kij. Wal, że szwedów wal, wbijaj ich na pal, męczże szwedów męcz, i jak możesz dręcz. Łubże szwedów łup, i ze skóry złup, tnij, że szwedów tnij, to ich będzie mni. Top, że szwedów top, jeśliś dobry chłop. Niestety wśród powszechnej radości i uniesienia nie przewidywał nikt, że później tę samą pieśń, zmieniwszy Szwedów na Francuzów, będą śpiewały też same wojska Lubomirskiego zbuntowane przeciw swemu prawowitemu królowi i panu. Ale teraz było jeszcze do tego daleko. W lubowli huczały działa na powitanie, a wieże i blanki pokryły się dymem, dzwony biły jakby na pożar. Dziedziniec, na którym wysiadł król, Krużganek i schody zamkowe wysłane były suknem czerwonym. W wazach z Włoch sprowadzonych paliły się wschodnie aromaty. Większą część skarbów lubomirskich, kredensów złotych i srebrnych, makat kobierców, gobelinów misternie flamandzkimi rękomatkanych, statui, zegarów, szaf klejnotami zdobnych, biur perłową macicą i bursztynem wykładanych sprowadzono już wcześniej do Lubowli. Aby je uchronić przed drapieżnością szwedzką. Teraz zaś wszystko to było rozstawione, rozwieszone, ćmiło oczy i zmieniało ów zamek w jakąś czarodziejską rezydencję. I pan marszałek umyślnie roztoczył taki sułtana godny przepych, aby okazać królowi, że chociaż wraca jako wygnaniec, bez pieniędzy, bez wojska, nie posiadając prawie szat do zmiany, przecie jest panem potężnym, mającym sług tak potężnych i równie wiernych. Zrozumiał ową intencję król i serce wezbrało mu wdzięcznością Co chwila więc brał marszałka w ramiona Ściskał go za głowę, a dziękował Nuncjusz, lubo przepychów zwyczajny Zdumiewał się głośno nad tym, co widział I słyszano go, jak mówił do hrabiego Apotyngen Że dotąd nie miał pojęcia o potędze króla polskiego I że widzi, iż poprzednie klęski Były tylko chwilową odmianą fortuny Która w prędce zmienić się musi do uczty, która po wypoczynku nastąpiła, król zasiadł na wywyższeniu, a pan marszałek sam mu usługiwał, nie pozwalając nikomu się zastąpić. Po prawicy króla wziął miejsce nuncjusz Widon, po lewicy książe prymas Leszczyński, dalej po obu stronach dygnitarze duchowni i świeccy jako ksiądz biskup krakowski, poznański, ksiądz arcybiskup lwowski, dalej łódzki, przemyski, hełmiński, ksiądz archidiakon krakowski, Dalej pieczętarze koronni i wojewodowie, których ośmiu się zebrało, i kasztelani, referendarze, a z oficerów zasiadł do uczty pan Wojniłowicz, pan Wiktor, pan Stapkowski i pan Baldwin Szurski, lekkiego znaku imienia lubomirskich przywódca. W drugiej sali stół był zastawiony dla szlachty pomniejszej, a obszerny cekhaus dla ludu prostego, wszyscy bowiem mieli się w dzień przybycia pańskiego weselić. A przy wszystkich stołach nie było o niczym innym rozmowy tylko o powrocie króla o strasznych przygodach które w drodze zaszły i w których ręka boża króla broniła Sam Jan Kazimierz począł mówić o bitwie w Wąwozie i wysławiać owego kawalera który pierwszy impet szwedzki powstrzymał A jakże mu tam pytał pana marszałka Medyk go nie odstępuje i za żywot jego ręczy a przy tym i panny z fraucymeru Cymeru wzięły go w opiekę i pewnie duszy jego wyjść z ciała nie pozwolą, bo ciało młode, gładkie, odpowiedział wesoło marszałek. Chwała Bogu, zawołał król. Słyszałem, ja z ust jego coś, co waszmościom nie powtórzę, bo mi się samemu zdaje, żem się przesłyszał, albo że on w delirium tak mówił. A jeśli się to pokaże, dopiero waszmościowie będziecie się zdumiewać. Byle nic takiego nie było, rzekł, co by waszą królewską mość zasępić mogło. Zgoła nic takiego, rzekł król. Owszem, ucieszyło nas to niepomiernie, bo się okazuje, że ci nawet, których za największych nieprzyjaciół mieliśmy rację uważać, krew w przygodzie za nas przelać gotowi. Miłościwy panie, zakrzyknął pan marszałek. Czas poprawy nadszedł, ale pod tym dachem wasza królewska mość między takimi się znajduje, którzy nigdy nawet i myślą przeciw jej majestatowi nie zgrzeszyli. Prawda, prawda, odpowiedział król, a wy, panie marszałku, w pierwszym rzędzie. Sługam lichy waszej królewskiej mości. Przy stole zwolna począł powstawać gwar coraz większy. Nastąpiły rozmowy o koniunkturach politycznych, o spodziewanej dotąd na próżno pomocy cesarza niemieckiego, o posiłkach tatarskich i przyszłej wojnie ze Szwedami. Nowa nastąpiła radość, gdy pan marszałek oświadczył, iż wysłany przez niego umyślnie poseł do Hana powrócił właśnie przed paroma dniami i sprawił, że czterdzieści tysięcy ordy stoi w gotowości, a może być i sto, jak tylko król zjedzie do Lwowa i układ z Hanem zawrze. Tenże sam poseł doniósł, że i kozactwo pod grozą Tatarów nawróciło się do posłuszeństwa. O wszystkim myśleliście, panie marszałku, rzekł król. Tak jak i my sami lepiej byśmy nie myśleli. Wtem porwał za kielich i zawołał: Zdrowie pana marszałka koronnego, naszego gospodarza i przyjaciela. Nie może być, miłościwy panie, krzyknął marszałek, niczyje tu zdrowie nie może być pierwej pite od zdrowia waszej królewskiej mości. Wszyscy powstrzymali do pół już wzniesione puchary, zaś Lubomirski rozradowany, spotniały, skinął na swego własnego marszałka kredencerza. Na ten znak skoczyła służba rojąca się po sali i poczęła rozlewać na nowo małmazję czerpaną złoconymi kondwiami ze szczero-srebrnej beczki. Ochota zaraz uczyniła się jeszcze większa, i wszyscy czekali tylko na toast pana marszałka. Mistrz kredencerz przyniósł tymczasem dwa puchary z weneckiego kryształu, roboty tak cudnej, że za ósmy cud świata mogły uchodzić. Kryształ ich, drążony i polerowany do cienka morze przez lata całe, rzucał iście diamentowe blaski. Na doprawą pracowali mistrze włoscy. Podstawy były ze złota rzeźbionego w drobne figurki, przedstawiające wjazd zwycięskiego wodza na kapitol. Jechał więc wódz w rydwanie złocistym, po drodze, moszczonej perełkami. Za nim szli jeńcy ze skrępowanymi rękoma, król jakiś w zawoju z jednego szmaragda uczynionym, dalej ciągnęli legioniści ze znakami i orłami. Przeszło pięćdziesiąt figurek mieściło się na każdej podstawie, drobniutkich wzrostem na orzech laskowy, ale wyrobionych tak cudnie, że rysy twarzy i uczucia każdej mogłeś odgadnąć dumę zwycięzców i pognębienie zwyciężonych łączyły podstawę z kielichem filigrany złote jako włosy cienkie powyginane dziwnym kunsztem w liście winne grona i rozmaite kwiaty owe filigrany wiły się naokoło kryształu łącząc się w górze w jedno koło rąbek pucharu stanowiące kamieniami o siedmiu kolorach sadzone Podał więc mistrz kredencerz jeden taki puchar królowi, drugi marszałkowi, oba napełnione małmazją. Wówczas powstali wszyscy ze swych miejsc, a pan marszałek wzniósł puchar i krzyknął, ile mu głosu w piersiach starczyło. Wiwat, Joannes Casimirus Rex! Wiwat, wiwat, wiwat! W tej chwili znów huknęły działa, aż ściany zamkowe się zatrzęsły. Szlachta, ucztująca w drugiej sali, wpadła z kielichami – Chciał pan marszałek perorować, nie było sposobu, bo słowa ginęły w ustawicznym krzyku: wiwat, wiwat, wiwat! Marszałka taka opanowała radość, takie uniesienie, że aż dzikość błysnęła mu w oczach i, wychyliwszy swój kielich, krzyknął tak, że nawet wśród powszechnego rozgardiaszu było go słychać: Ego ultimus! To rzekłszy palnął się owym bezceny kielichem w głowę, aż kryształ rozprysnął się w setne okruchy, które z dźwiękiem upadły na podłogę, a skronie magnata krwią się oblały. Zdumieli się wszyscy, król zaś rzekł, panie marszałku, szkoda nam nie kielicha, ale głowy, siła nam na niej zależy. Za nic mi skarby i klejnoty, zawołał marszałek, gdy mam honor waszą królewską mość w domu moim przyjmować. — Wiwat, Joannes Casimirus Rex! Tu kredencerz podał mu drugi kielich. — Wiwat, wiwat, wiwat! brzmiało ciągle i bez ustanku. Dźwięk rozbijanego szkła mieszał się z okrzykami. Tylko biskupi nie poszli śladem marszałka, bo powaga duchowna broniła. Lecz nuncjusz papieski, nieświadomowego zwyczaju tłuczenia szkła o głowy, pochylił się do siedzącego obok księdza biskupa poznańskiego i rzekł — dla Boga zdumienie mnie ogarnia toż w skarbie waszym pustki a za taki jeden kielich można by dwa słuszne regimenty wojska wystawić i utrzymać Tak u nas zawsze odrzekł kiwając głową ksiądz biskup poznański Kiedy ochota w sercach wzbierze to i miary w niczym nie masz Jakoż ochota coraz była większa przy końcu uczty jaskrawa łuna uderzyła w okna zamku Co to jest spytał król Miłościwy panie, proszę na widowisko, rzekł marszałek. I chwiejąc się nieco, prowadził pana do okna. Tam cudny widok uderzył ich oczy. Dziedziniec oświecony był jak w dzień. Kilkadziesiąt beczek ze smołą rzucało jasnożółte blaski na bruk wyprzątnięty ze śniegu i wysypany igłami świerków górskich. Gdzie niegdzie paliły się i kufy okowity rzucające światło błękitne. Do niektórych sól wsypywano by świeciły na czerwono. Rozpoczęło się widowisko naprzód ścinali rycerze głowy tureckie, gonili do pierścienia i ze sobą na ostre. Potem psy liptowskie zażerały niedźwiedzia, potem Góral jeden, rodzaj górskiego Samsona, rzucał kamieniem młyńskim i takowy w powietrzu chwytał. Północ położyła dopiero koniec tym zabawom. Tak wystąpił pan marszałek koronny, Chociaż Szwedzi byli jeszcze w kraju. Rozdział dwudziesty Wśród uczt i wśród natłoku zjeżdżających się coraz nowych dygnitarzy, szlachty i rycerstwa, nie zapomniał jednak dobry królo o swym wiernym słudze, który w wąwozie górskim tak śmiele na miecze szwedzkie pierś nadstawił i na drugi dzień po przybyciu do Lubowli odwiedził rannego pana Andrzeja. Zastał go przytomnym i niemal wesołym, choć bladym jak śmierć, gdyż szczęśliwym trafem młody junak żadnej ciężkiej rany nie otrzymał i tylko krwi z niego dużo uszło. Na widok pana podniósł się nawet kmicic na łożu i usiadł, a choć król począł nalegać, by się położył znowu, przecie nie chciał tego uczynić. Miłościwy panie, rzekł, za parę dni już i na koń siędę, i z waszą królewską mością za łaskawym pozwoleniem dalej pojadę gdyż sam to czuję, że mi nic nie jest. Musielicie przecie okrutnie poszczerbić, jakaż to niesłychana rzecz, żeby jeden na tylu uderzał. Nieraz mi się już to trafiało, bo tak mniemam, że w złym razie szabla i rezolucja to grunt. Ej, miłościwy panie, już by tych szczerb, które na mojej skórze przyschły i na wołowej nie zliczyć. Takie moje szczęście. Na szczęście nie narzekaj, bo widać leziesz na oślep tam, gdzie nie tylko szczerby, ale i śmierć rozdają. Od jakże to dawna wojenny proceder praktykujesz. Gdzieś się przedtem popisywał. Przelotny rumieniec zabarwił bladą twarz pana kmitica. Miłościwy panie, jam to przecie Chowańskiego podchodził, gdy wszyscy już ręce opuścili i cena za moją głowę była naznaczona. Słuchaj no, rzekł nagle król. Powiedziałeś mi dziwne słowo w owym wąwozie, ale myślał, że cię delirium chwyciło i rozum ci się pomieszał. Teraz znów mówisz, żeś to ty Chowańskiego podchodził. Ktoś ty jest. Zaliś ty naprawdę nie babinicz? Wiadomo nam, kto Chowańskiego podchodził. Nastała chwila milczenia. Wreszcie młody rycerz podniósł wynędzniałą twarz i rzekł, tak jest miłościwy panie. Nie delirium przeze mnie mówi je, prawda. Jam to Chowańskiego szarpał, od której wojny imię moje w całej Rzeczypospolitej zasłynęło. Jam jest Andrzej Kmicic, chorąży orszański. Tu pan Kmicic przymknął oczy i bladł coraz więcej, lecz gdy król milczał zdumiony, tak dalej mówić począł. Jam miłościwy panie Uwbanit, przez Boga i ludzkie sądy potępiąc za zabójstwa i swawolę, Jam to radziwiłowi służył i wraz z nim ciebie, miłościwy panie, i ojczyznę zdradził. A teraz rapierami skuty, końskimi kopytami stratowan, podnieść się niemocen, bije się w piersi, powtarzam, mea culpa, mea culpa i miłosierdzia twego ojcowskiego błagam. Przebacz mi, panie, bom sam własne dawne uczynki przeklął i z tej piekielnej drogi dawno nawrócił. I łzy puściły się z oczu rycerza, drżącymi rękoma począł szukać dłoni królewskiej. Jan Kazimierz zaś dłoni wprawdzie nie cofnął, lecz sposępniał i rzekł. Kto w tym kraju koronę nosi niewyczerpaną winien mieć przebaczenia gotowość przeto i tobie, zwłaszcza żeś w jasnej górze i nam w drodze wiernie służył, a piersi nadstawiał, gotowiśmy winy odpuścić. Więc odpuść, miłościwy Panie. Skróć moją mękę. Jednego tylko nie możemy ci zapomnieć, żeś wbrew cnocie tego narodu, podniesieniem ręki na majestat dotąd nieskalanej ofiarował się księciu bogusławowi porwać nas i żywych lub umarłych w szwedzkie ręce wydać. Kmicic, choć przed chwilą sam mówił, że podnieść się niemocen, zerwał się z łoża, chwycił wiszący nad nim krucyfiks i z wypiekami na twarzy, z oczyma płonącymi gorączką, dysząc szybko tak mówić począł. Na zbawienie duszy rodzica mego i mojej matki, na te rany ukrzyżowanego, to nieprawda. Jeśli do tego grzechu się poczuwam, niech Bóg mnie zaraz nagłą śmiercią i wiecznym ogniem ukaże. Panie mój... Jeżeli mi nie wierzysz, to zedrę owe bandarze, niech się krew moja wyleje, której reszty Szwedzi nie wypuścili. Nigdym się nie ofiarował. Nigdy taka myśl w mojej głowie nie postała. Za królestwa świata tego nie byłbym nigdy podobnego uczynku się dopuścił. Amen. Na tym krzyżu. Amen. Amen. I cały począł się trząść z uniesienia i gorączki. Więc książę zmyślił? Zapytał zdumiony król. Dlaczego, po co? Tak miłościwy Panie zmyślił, to jego pomsta piekielna na mnie za to, co mu uczynił. Cóżeś mu uczynił? Porwałem go spośród jego dworu, spośród wszystkiego wojska i chciałem związanego do nóg waszej królewskiej mości rzucić. Król przeciągnął dłonią po czole. Dziw, dziw, rzekł, wierzę ci, ale nie pojmuję, jakże to. Januszowi służyłeś, a Bogusława porywałeś, Którem mniej zawinił i chciałeś go związanego do mnie przywozić? Kmicic chciał odpowiedzieć, lecz król spostrzegł w tej chwili Bladość jego i zmęczenie, więc rzekł Odpocznij, a później mów wszystko od początku Wierzym ci, oto nasza ręka Kmicic przycisnął ją do ust i przez jakiś czas milczał Bo mu tchu brakło Patrzył tylko w oblicze Pana z niezmierną miłością, lecz wreszcie zebrał siły i tak mówić począł, opowiem wszystko od początku. Wojowałem z chowańskim, ale i swoim byłem ciężki. W części musiałem ludzi krzywdzić i co mi było potrzeba brać, w części czyniłem to ze swawoli, bo się krew burzyła we mnie. Kompanionów miałem, godną szlachtę, ale nie lepszych ode mnie. Tu i owdzie kogoś się usiekło, tu i owdzie z dymem puściło. To i owdzie batoszkami po śniegu pognało. Wszczęły się hałasy. Gdzie jeszcze nieprzyjaciel nie dosięgnął, tam do sądów się udawano. Przegrywałem zaocznie. Wyroki zapadały jeden po drugim, alem sobie z tego nic nie robił. Jeszcze diabeł mi pochlebiał i szeptał, żeby pana łaszcza przewyższyć, którem wyrokami ferezję sobie podbić kazał. A przecie sławion był i dotąd jego imię sławne. Bo pokutował i umarł pobożnie, zauważył król. Kmicic, spocząwszy nieco tak dalej, mówił Tymczasem pan bułkownik Bilewicz, wielki to ród na żmudzić i Bilewicze, wyzuł znikomą postawę i na lepszy świat się przeniósł, a mnie wioskę i wnuczkę zapisał. Nie dbam o wioskę, bo w ustawicznych podchodach pod nieprzyjaciela niemało się złupiło i nie tylko, żem zagarniętą przez inkursję nieprzyjacielską fortunę restaurował, ale mniej i przysporzył. Mam jeszcze w Częstochowie z tego tyle że i dwie takie wioski mógłbym kupić i nikogo o chleb nie potrzebuję prosić. Gdy jednak partia mi się sterała, pojechałem na zimowe leże w laudańską stronę. Tam dziewka nieboga tak mi do serca przywarła, że o świecie bożym zapomniał. Cnota i uczciwość jest w tej pannie taka, że mi wstyd było wobec niej dawniejszych uczynków. Ona też do grzechu wrodzoną abominację mając poczęła nastawać, abym dawny żywot porzucił, hałasy uciszył. Krzywdy nagrodził i poczciwie żyć począł. I poszedłeś za jej radą? Gdzie tam miłościwy panie? Chciałem, co prawda, Bóg widzi, chciałem, ale stare grzechy człowieka ścigają. Naprzód mi w upicie żołnierzy poszarpano, za co miasto z dymem puścił. Na boga. Toż to kryminał, rzekł król. Nic to jeszcze, miłościwy panie. Potem mi kompanionów, godnych kawalerów, chociaż swawolników, laudańska szlachta wysiekła. Nie mogłem nie pomścić, więc tej samej nocy za ścianek butrymów napadł i ogniem i mieczem zabójstwo ukarałem. Ale mnie pobito, bo ich tam kupa szaraków siedzi. Musiałem się kryć. Dziewka już i patrzeć na mnie nie chciała, bo owi szaraczkowie byli jej ojcami i opiekunami, testamentem postanowionymi. A mnie serce tak do niej ciągnęło, że choć ty łbem tłucz, nie mogąc bez niej żyć, zebrałem nową partię i zbrojną ręką ją wziąłem. Bog dajcie. I Tatar inaczej w zaloty nie chodzi. Kultajska to była sprawa, przyznaję. To też mnie Bóg przez ręce pana Wołodejowskiego pokarał, który zebrawszy ową szlachtę dziewkę mi wydarła samego usięku, tak że ledwie tam duszy nie wypuścił. Stokroć by to lepiej było dla mnie, bo nie byłbym się zradziwiłem z ku zgubie majestatu i ojczyzny. Ale jak mogło być inaczej? Wszczął się nowy proces, kryminał, gardłowa sprawa. Sam już nie wiedziałem, co czynić, gdy nagle wojewoda Wileński przyszedł mi z pomocą. On cię osłonił? On mi list zapowiedni przez tego szpana Wołodyjowskiego przysłał, a przez to pod inkwizycję hetmańską poszedłem i sądów mogłem się nie bać. Chwyciłem się tedy wojewody jako deski zbawienia wnet postawiłem na nogi chorągiew z samych zabijaków na całą litwę znanych lepszej we wszystkim wojsku nie było poprowadziłem ją do kejdan tam radziwił jak syna mnie przyjął pokrewieństwo przez kiszków przypomniał i osłonić obiecał miał już swoje widoki trzeba mu było rezolutów na wszystko gotowych a ja prostak jako na lep lazłem. Nim jego zamysły wyszły na wierzch, kazał mi na krucyfiksie poprzysiąc, że go nie opuszczę w żadnym terminie. Myśląc, że o wojnę ze Szwedami albo z septentrionami chodzi, przysiągłem chętnie, aż nastała owa uczta straszna, na której ugodę dańską podpisano. Zdrada okazała się jawnie. Inni pułkownicy buławy Hetmanowi pod nogi ciskali, a mnie przysięga jako psa łańcuch trzymała. I nie mogłem go odstąpić. Alboż nie przysięgli na wierność nam ci wszyscy, którzy nas potem odstąpili, rzekł ze smutkiem król. Ja też, choć buławy nie rzuciłem, nie chciałem w zdradzie rąk maczać. Com wycierpiał, miłościwy Panie Bóg jeden wie. Wiłem się z boleści, jakby mnie żywym ogniem palono, bo i dziewka moja chociaż już po owym rapcie traktat między nami stanął, Teraz mnie zdrajcą okrzyknęła, jako plugawym gadem pogardziła. A jam przysiągł, jam przysiągł nie opuszczać radziwiła. O, ona, miłościwy panie, choć niewiasta, rozumem męża zawstydzi, a w wierności dla waszej królewskiej mości nikomu nie da się wyprzedzić. Boże jej błogosław, rzekł król, za to ją kocham. Ona myślała że mnie na partyzanta majestatu i ojczyzny przerobi, a gdy na nic poszła ta robota, wtedy tak się na mnie zawzięła, że ile było dawniej afektu, tyle nienawiści powstało. Tymczasem radziwił, zawołał mnie przed siebie i ją przekonywać, wyłuszczył mi jako dwa, dwa, cztery, że dobrze uczynił, że w ten tylko sposób mógł ojczyznę upadającą ratować. Nawet nie potrafię powtórzyć jego racji, tak były wielkie, Taką szczęśliwość ojczyźnie obiecywały. Stokroć mędrszego byłby przekonał, a cóż dopiero mnie, prostaka, żołnierza, on taki statysta. To mówię waszej królewskiej mości, żem się go chwycił obu rękoma i sercem, bo myślał, że wszyscy ślepi. Tylko on jeden prawdę widzi wszyscy grzeszni, jeno on jeden zacny. I byłbym za niego w ogień skoczył, jako teraz za waszą królewską mością. Bo ni przez pół służyć ni przez pół miłować nie umiem. Widzę, że to tak jest zauważył Jan Kazimierz. Posługi oddałem mu znaczne mówił ponuro kmicic i to mogę rzec, że gdyby nie ja, to by i owa zdrada żadnych fruktów jadowitych wydać nie mogła bo jego własne wojsko na szablach by go rozniosło. Już się do tego miało. Już szli dragoni i węgierskie piechoty, i lekkie znaki. Już jego szkotów na szable brali, gdym ja skoczył z mymi ludźmi i starłem ich w mgnieniu oka. Ale zostały inne chorągwie na konsystencjach stojące, i te znosiłem. Jeden pan Wołodyjowski z więzienia się wydobył i swoich laudańskich ludzi na podlasie cudem i nadludzką rezolucją wywiódł, aby się z panem sapiechą połączyć. Niedobitkowie zebrali się tam w znacznej liczbie, ale co przedtem dobrych żołnierzów zginęło za moją przyczyną, Bóg jeden zliczy. Jako na spowiedzi prawdę wyznaje. Pan Wołodyjowski w przejściu na Podlasie samego mnie pochwycił i żywić nie chciał. Ledwiem z jego rąk wyszedł za przyczyną listów, które przy mnie znaleźli, a z których okazało się, że gdy jeszcze był w więzieniu i gdy książę chciał go rozstrzelać, to mia za nim instancję natarczywie wnosił. Puścił mnie tedy wolno, ja zaś wróciłem do radziwiła i służyłem dalej. Ale już mi było gorzko, już się dusza we mnie na niektóre uczynki księcia wzdrygała, bo nie masz w nim ani wiary, ani uczciwości, ani sumienia, a ze słowa własnego tyle sobie robi, ile król Szwedzki. Począłem mu tedy skakać do oczu. On też burzył się przeciw mej zuchwałości. Na koniec mnie z listami wyprawił. — Dziw, jak ważne rzeczy mówisz — rzekł król. — Przynajmniej raz wiemy od naocznego świadka, który pars magna fuit, jak to się tam odbyło. — Prawda, że pars magna fuit — odpowiedział Kmicic. — Ruszyłem z listami ochotnie, bo już nie mógł na miejscu usiedzieć. W pilwiszkach napotkałem księcia Bogusława. Bog daj go, Bóg wydał w moje ręce, do czego wszystkich sił dołożę, aby go za oną po twarz pomsta moja nie minęła. Nie tylko, że mu się z niczym nie ofiarował, miłościwy panie Nie tylko to jest ugarstwo bezecne Alem się właśnie tam nawrócił Nagą całą bezecność tych heretyków ujrzawszy Powiadaj żywo, jak to było Bo nam tu przedstawiano, jakoby książę Bogusław Zmusu jeno bratu sekundował On, miłościwy panie, on gorszy od Janusza A w czyjej się głowie naprzód zdrada wylęgła czy nie on pierwszy księcia Hetmana skusił, koronę mu ukazując? Bóg to na sądzie rozstrzygnie. Tamten przynajmniej symulował i bono publico się zasłaniał. Bogusław zaś, wziąwszy mnie za arcy szelmę, całą duszę mi odkrył. Strach powtarzać, co mi rzekł. Rzecz Rzeczpospolitą waszą, powiada, diabli muszą wziąć, ale to postaw czerwonego sukna my zaś nie tylko do ratunku ręki nie przyłożym. Lecz jeszcze ciągnąć będzie, by nam się najwięcej w garści zostało. Litwa nam, powiada, musi zostać, a po bracie Januszu ja czapkę wielkoksiążęcą wdzieję, z jego córką się ożeniwszy. Król zasłonił sobie oczy, Męko Pana naszego rzekł: Radziwiłowie, Radziejowski, Opaliński. Jakże się nie miało stać, co się stało? Korony im było trzeba, choćby rozerwać to, co Bóg złączył. Zdrętwiałem i ja, miłościwy panie, wodę m na łeb lał, by nie oszaleć, ale się dusza zmieniła we mnie w jednej chwili, jakoby w nią piorun trzasł. Sam się roboty własnej przeląkłem, nie wiedziałem, co czynić, czy Bogu sława, czy siebie nożem pchnąć. Ryczałem jak dziki zwierz, bo w taką matnię mnie zapędzono. Już nie służby dalszej uradziwiłów, lecz pomsty pragnąłem. Bóg nagle dał mi myśl, poszedłem z kilku ludźmi do kwatery księcia Bogusława, wywiodłem go za miasto, porwałem za łeb i do konfederatów chciałem wieść, by się do nich i do służby Waszej królewskiej mości wkupić za cenę jego głowę. Wszystko ci przebaczam krzyknął król, bo cię obłąkali, aleś im wypłacił. Jeden kmicic mógł się na to zdobyć, nikt więcej. Wszystko ci za to przebaczam i z serca odpuszczam, jeno powiadaj żywo, bo mnie ciekawość pali. Wyrwał się. Przy pierwszej stacji wyrwał mi krucicę z zapasa i w gębę strzelił. Ot, ta blizna, ludzi moich pobił sam jeden i uszedł. Rycerz to znamienity. Trudno przeczyć, ale się spotkamy jeszcze. Choćby to miała być ostatnia moja godzina. Tu kmicic ją szarpać kołdrę, którą było kryty, lecz król przerwał prędko i przez zemstę wymyślił na ciebie ów list. I przez zemstę przysłał ten list. Z rany się w lesie podgoiłem, ale dusza gorzej bolała. Do Wołodyjowskiego, do konfederatów nie mogłem już iść, bo laudańscy na szablach by mnie roznieśli. Wszelako wiedząc, że książę hetman ma przeciw nim ciągnąć. — Ostrzegłem ich, by się kupy trzymali, i to był pierwszy mój dobry uczynek, bo inaczej byłby ich radziwił chorągiew w chorągwi wygniutu, a teraz oni jego zmogli i w oblężeniu, jak słyszę, trzymają. — Niechże im Bóg pomaga, a na niego karę ześlę. Amen. — Może już to się stało, a jeśli nie, to stanie się pewnie — rzekł król. — Cóżeś dalej robił? Postanowiłem, nie mogąc u konfederatów Waszej królewskiej mości służyć, do osoby jego się dostać i tam wiernością dawne winy odpokutować. Ale jakże miałem iść? Kto by kmicica przyjął? Kto by mu uwierzył? Kto by go zdrajcą nie zakrzyknął? Więcem babinicza imię przybrał i całą rzecz Rzeczpospolitą przejechawszy do Częstochowy się dostałem. Czyli Czylim tam jakie zasługi położył, niech ksiądz Kordecki zaświadczy. Dniem i nocą myślałem tylko o tym, by szkody ojczyźnie nagrodzić, krew za nią wylać, samemu do sławy i uczciwości powrócić. Resztę już, miłościwy panie, wiesz, boś na nią patrzył. A jeśli ojcowskie dobrotliwe serce do tego cię skłania, jeśli ona nowa służba dawne grzechy przeważyła, albo choć zrównała, to przyjm mnie, panie, do łaski swej i do serca bo mnie wszyscy odstąpili, bo nikt mnie nie pocieszy prócz ciebie. Ty panie jeden widzisz mój żal i moje łzy jam ja banit jam ja zdrajca jam ja krzywo a przecie panie ja miłuję te ojczyznę i twój majestat i Bóg widzi, że chce służyć wam obojgu tu łzy rzewne puściły się z oczu junaka i aż zanosił się z płaczu a król ojciec dobrotliwy chwycił go za głowę, począł całować w czoło i pocieszać. Jędrek. Takiś mi miły jako syn rodzony. Com ci mówił? żeś zgrzeszył w zaślepieniu, a iluż grzeszy z rozmysłem. Z Serca odpuszczam ci wszystko, boś już winy zmazał, uspokój się jędrek. Nie jeden rad by się takimi zasługami jako są Twoje poszczycić. Boga mi! I ja odpuszczam i ojczyzna odpuszcza. Jeszcze ci dłużni będziemy, przestań lamentować. Bóg niech waszej królewskiej mości da wszystko dobre za takową kompasję, mówił ze łzami rycerz. Przecie ja i tak jeszcze, miłościwy panie, muszę odpokutować na tamtym świecie za oną przysięgę radziwiłowi daną, bo chociażem nie wiedział, na co przysięgał, przecie przysięga przysięgą. Nie potępicie za nią Bóg, odrzekł król. Bo musiałby chyba pół rzeczy do piekła wysłać tych wszystkich mianowicie, którzy nam wiarę złamali. Myślę i ja, miłościwy królu, że do piekła nie pójdę, bo mi za to i ksiądz Kordecki zaręczał, chociaż nie był pewien, czy mniej czyściec minie. Ciężka to rzecz, za jakie sto lat się prażyć, ale niechby tam już siła człowiek zniesie, gdy mu nadzieja zbawienia świeci. A przy tym i modlitwy mogą coś wskurać i mękę skrócić. Jeno się nie troskaj, rzecze Jan Kazimierz. Wyrobię ja to u samego nuncjusza, bym szena twoją intencję odprawił. Przy takich promocjach nie stanie ci się wielka krzywda. Ufaj w miłosierdzie Boże. Kmicic uśmiechnął się już przez łzy. Jeszcze też, rzekł, da Bóg do sił wrócić, to się i z niejednego szweda duszę wyłusknie. A przez to nie tylko w niebie będzie zasługa, ale się i ziemską reputację poprawi. Bądź dobrej myśli i o sławę doczesną się wcale nie turbuj. Ja w tym, by cię nie ominęło co należy. Przyjdą spokojniejsze czasy, sam będę zasługi twe promulgował, które już są niemałe, a pewno będą jeszcze większe. I na Sejmie da Bóg ową materię każe poruszyć, a tak do czci powrócon być musisz. Bo to, miłościwy panie i ojcze Niech się jeno uspokoi trochę Albo i przedtem jeszcze Sądy mnie będą szarpały Od czego mnie i powaga waszej królewskiej mości Osłonić nie zdoła, ale już mniejsza z tym Nie dam się, dopóki pary w nozdrzach A szabli w garści Jeno mi o tę dziewkę chodzi Oleńka jej na imię, miłościwy panie Oj, siła czasu się jej nie widziało Oj siła przecierpiało się bez niej i przez nią, a choć człek sobie czasem chce ją wybić z serca i z afektem jako z niedźwiedziem się boryka, na nic to, bo taki syn nie puszcza. Janka Kazimierz roześmiał się wesoło i dobrotliwie Cóż ja ci na to nieboże poradzę? Któż poradzi, jeśli nie wasza królewska mość? Zabita to regalistka z tej dziewki i nigdy mi ona moich kijdańskich uczynków nie daruje, chyba byś wasza królewska mość sam instancję wniósł za mną i dał mi świadectwo, jaką się odmienił i do służby majestatu i ojczyzny powrócił nieprzymuszon, chlebami żadnymi nie skaptowan, ale z własnej woli i skruchy. Jeśli ci o to chodzi... To i ja instancję wniosę, a jeśli ona taka regalistka, jak opowiadasz, to i instancja powinna być skuteczna. Byle tylko dziewka wolna była i byle ją jakowa przygoda, jak to w czasie wojennym często się trafia, nie spotkała, anieli ją ustrzegą. Bo tego i warta. Żeby cię zaś sądy nie szarpały, uczynisz tak. Będą teraz na gwałt iść zaciągi. Skoro, jak mówisz, bezetność na tobie cięży, nie mogę ci dać listu zapowiedniego jako kmicicowi, ale dam ci list jako babiniczowi. Będziesz zaciągał i ty, co i na pożytek ojczyźnie wyjdzie, boś widać żołnierz ognisty i doświadczony. Ruszysz w pole pod panem kasztelanym kijowskim, pod nim o śmierć najłatwiej, ale i o okazję do sławy najłatwiej, a zajdzie potrzeba... To i na swoją rękę zaczniesz Szwedów podchodzić, jakoś chowańskiego podchodził. Twoje nawrócenie i dobre uczynki poczęły się od tego, żeś się babi niczem przezwał. że się taki dalej, to i sądy zostawią cię w spokoju. A gdy jak słońce zajaśniejesz, gdy o Twoich zasługach w całej Rzeczypospolitej będzie głośno, wtedy niech się ludzie dowiedzą, kto jest ów przesławny kawaler. Jaki taki zawstydzi się wówczas tak wielkiego rycerza przed sądy ciągać Przez ten czas drudzy poginą, trzecich załagodzisz Nie mało i aktów się zawieruszy, a ja ci to jeszcze raz przyrzekam Że zasługi twoje pod niebo wyniosę i sejmowi do nagrody przedstawię Boś w moich oczach już wart tego Miłościwy panie, czym ja na tyle łaski zasłużył? Więcej niż nie jeden, który myśli, że ma do niej prawo. No, no, nie frasujże się, miły regalisto, bo tak ufam, że i regalistka cię nie minie, a da Bóg to mi wkrótce więcej jeszcze regalistów przyspożycie. Kmicic, choć chory, zerwał się nagle z łoża i padł jak długi do nóg królewskich. Na Boga, co czynisz? zawołał król. Krew ci ujdzie, jędrek. Bywaj no tu kto! Wpadł sam marszałek, który od dawna już po zamku króla szukał. – Święty Jerzy, patronie mój, co widzę? – krzyknął, spostrzegłszy króla dźwigającego własnymi rękoma pana Kmicica. – To pan Babinicz, najmilszy mój żołnierz i najwierniejszy sługa, który mi wczoraj życie ocalił – rzekł król. – Pomóżcie, panie marszałku, dźwignąć mi go na łoże. Rozdział 27 z lubowli jechał król do Dukli, Krosna, Łańcuta i Lwowa, mając przy boku pana marszałka koronnego, wielu biskupów, dygnitarzy i senatorów wraz z nadwornymi chorągwiami i pocztami. A jako rzeka potężna, płynąc przez kraj, wszystkie pomniejsze wody w siebie zabiera, taki do Orszaku Królewskiego przybywały co chwila nowe zastępy. Cisnęli się więc panowie i szlachta zbrojna, i żołnierze, to pojedynczo. Okupami i gromady zbrojnego chłopstwa szczególną ku Szwedom pałającego zawziętością. Już ruch stawał się powszechny, już i ład wojenny poczęto do niego wprowadzać. Pojawiły się groźne uniwersały datowane z sącza: jeden Konstantego Lubomirskiego, marszałka koła rycerskiego, drugi Jana Wielopolskiego, kasztelana wojnickiego, oba wzywające szlachtę w województwie krakowskim do pospolitego ruszenia. Wiedziano już, koło kogo się kupić. Nie stawiającym się zaś groziły kary wedle pospolitego prawa. Uniwersał Królewski dopełnił onych wezwań i najleniwszych postawił na nogi. Lecz nie potrzeba było gruźb, albowiem zapał niezmierzony ogarnął wszystkie stany. Siadali na koń starcy i dzieci. Niewiasty oddawały klejnoty, stroje. Niektóre same rwały się do boju. W kuźniach cygani przez noce i dnie całe bili młotami, przekuwając na oręż niewinne narzędzia oraczów. Wsie i miasta opustoszały, bo mężowie wyciągnęli w pole. Z niebotycznych gór sypały się dzień i noc gromady dzikiego ludu. Siły króla rosły z każdą chwilą. Naprzeciwko jego osoby wychodzili duchowni z krzyżami i chorągwiami, kachały żydowskie z rabinami. Pochód jego był do niezmiernego triumfu podobny. Zewsząd nadlatywały najlepsze wieści, jakby je wiatr przywiewał. Nie tylko w tej części kraju, której najście nieprzyjaciół nie zagarnęło, rwano się do broni. Wszędy, w najodleglejszych ziemiach i powiatach, po ogrodach, wsiach, osadach, niedostępnych puszczach, podnosiła płomienną głowę straszliwa wojna pomsty i odwetu. Im niżej poprzednio upadł naród, tym wyżej teraz podnosił głowę, przeradzał się, ducha zmieniał i w uniesieniu nie wahał się nawet własnych, zaskorupiałych ran rozrywać, by krew swą od zatrutych soków uwolnić. Już też i coraz głośniej mówiono o potężnym związku szlachty i wojska, na czele którego mieli stanąć stary hetman wielki Rewera Potocki i polny Lanskoroński, wojewoda ruski i pan Stefan Czarniecki, kasztelan kijowski i pan Paweł Sapiecha, wojewoda witebski i książę krajczy litewski Michał Radziwił, Pan możny, a niesławę jaką naród ściągnął Janusz, zatrzeć pragnący. I pan Krzysztof Tyszkiewicz wojewoda Czernichowski i wielu innych senatorów i urzędników ziemskich i wojskowych i szlachty. Listy latały codzień pomiędzy owymi panami a panem marszałkiem koronnym, który nie chciał, aby tak znamienity związek bez niego się zawiązywał. Wieści przychodziły coraz pewniejsze, aż na koniec rozebrzmiała wieść już pewna, że Hetmani, a z nimi wojsko, porzucili Szweda, i że dla obrony majestatu i ojczyzny stanęła konfederacja tyszowiecka. Król także pierwej o niej wiedział, bo oboje z królową, choć zdala będąc, nie mało się nad jej zawiązaniem przez posły i listy napracowali. Jednakże nie mogąc w niej brać osobistego udziału, niecierpliwie teraz nadejścia jej tenoru wyglądał. Jakoż zanim dojechał do Lwowa, Przybyli doń pan Służewski i pan Domaszewski z Domaszewnicy, sędzia Łukowski, przywożąc mu zapewnienia służb i wierności od konfederatów i akt związku do roborowania. Czytał tedy król ów akt na walnej radzie z biskupami i senatorami. Serca wszystkich napełniły się radością, dusze uniosły się w podzięce do Boga, bo owa wiekopomna konfederacja zwiastowała nie tylko o pamiętanie się. Ale i odmianę tego narodu, o którym niedawno jeszcze mógł obcy najezdnik powiedzieć, że nie masz w nim wiary ani miłości do ojczyzny, ani sumienia, ani ładu, ani wytrwania, ani żadnej z tych cnót, którymi stoją państwa i narody. Świadectwo tych wszystkich cnót leżało teraz przed królem w postaci aktu konfederacji i jej uniwersału. Przywodzono w nim wiarołomstwo karola Gustawa. Łamanie przysiąg i obietnic, okrucieństwa generałów i żołnierzy, przez najdziksze narody nawet niepraktykowane. Bezczeszczenie kościołów, ucisk, zdzierstwa, rabunki, przelewanie krwi niewinnej i wypowiadano wojnę na śmierć i życie skandynawskim najezdnikom. Uniwersał, groźny jak trąba archanioła, zwoływał pospolite ruszenie nie tylko rycerstwa, ale wszystkich Stanów i Ludów Rzeczypospolitej. Nawet infames wszyscy, mówił uniwersał, banniti i proscripti iść na te wojny powinni. Rycerstwo miało na koń dać własnych piersi nadstawiać i złanów żołnierzy pieszych dostarczyć, możniejszy więcej, biedniejszy mniej, wedle możności i sił. Ponieważ w tym państwie ekwe, bona i mala do wszystkich należą, więc i niebezpieczeństwy wszystkim podzielić się godzi. Ktokolwiek mieni się być szlachcicem, osiadły lub nie osiadły, by też i najwięcej u jednego szlachcica synów było, na tę wojnę przeciw nieprzyjacielowi Rzeczypospolitej iść powinni. Gdyż jako wszyscy niższego i wyższego urodzenia, szlachtą będąc ad omnes prerogativa surzędów, Dostojeństw i dobrodziejstw ojczystych jesteśmy kapaczes Taki w tym aekwales sobie będziemy Że na obronę tych ojczystych swobód i beneficjorum Zarówno osobami swymi pójdziemy Tak to ów uniwersał równość szlachecką rozumiał Król, biskupi, senatorowie Którzy z dawna się już w sercach z myślą naprawy Rzeczypospolitej nosili Przekonali się ze zdumieniem radosnym Że i naród do owej naprawy dojrzał że gotów wstąpić na nowe drogi, zetrzeć rdze i pleśń z siebie i nowe, wspaniałe rozpocząć życie. Otwieramy przy tym, brzmiał universal, Bene Benemerendi in Republika plac każdemu plebejae conditionis. Ukazujemy i ofiarujemy wedle tego związku naszego okazję przystępu i nabycia honorów, prerogatyw i beneficiorum, którym gaudet stan szlachecki. Gdy na Radzie Królewskiej odczytano ten ustęp, zapadło aż milczenie głębokie. Ci, którzy wraz z królem pragnęli najmocniej, aby przystęp do praw szlacheckich został ludziom niższych stanów otworzony, mniemali, że nie mało im przewalczyć, przecierpieć i nałamać się przyjdzie, że lata całe upłyną, nim z czymś podobnym odezwać się będzie bezpiecznie. Tymczasem sama owa szlachta, tak dotąd o swe prerogatywy zazdrosna, tak pozornie nieużyta, Otwierała na rozcież wrota szarym gromadom kmiecem. Wstał książę prymas, owiany jakby duchem proroczym i rzekł I żeście owe punktum zamieścili, potomni te konfederacje po wiek wieków wysławiać będą, A gdy kto zechce czasy owe za czasy upadku staropolskiej cnoty uważać, Tedy mu na was przecząc pokażą. Ksiądz Gębicki był chory, więc mówić nie mógł, tylko ręką trzęsącą się ze wzruszenia żegnał akt i posłów. Już widzę nieprzyjaciela ze wstydem z tych ziem uchodzącego, rzekł król. Daj Boże najprędzej, zakrzyknęli obaj wysłańcy. Waszmościowie, pojedziecie z nami do Lwowa, ozwał się znów król. Gdzie zaraz ową konfederację roborować będziemy, a przy tym i innej zawrzeć nie omieszkamy, której same potęgi piekielne przemóc nie zdołają. Spojrzeli na to po sobie wysłańcy i senatorowie, jakby pytając się wzajem, o jaką to potęgę chodzi. Lecz król milczał, tylko mu twarz promieniała coraz bardziej. Wziął znowu akt do ręki i znów czytał i uśmiechał się. Nagle rzekł, siła też było oponentów? Miłościwy panie, odpowiedział pan Domaszewski, unanimitate ta konfederacja powstała za przyczyną ich mość panów hetmanów. Pana Wojewody Witebskiego i Pana Czarnieckiego, a ze szlachty żaden głos się nie przeciwił tak się wszyscy na Szwedów rozjedli i takim afektem dla ojczyzny i majestatu zapłonęli. Z góryśmy przy tym uradzili, dodał pan Służewski, że to nie ma być Sejm, jeno pluralitas ma stanowić, więc niczyje weto nie mogło sprawy popsować, jeno oponenta byśmy na szablach roznieśli. Wszyscy też powiadali, że trzeba z onym liberum veto skończyć, bo to jednemu wola, a wielu nie wola. Złote słowa waszmości, rzekł ksiądz prymas. Niech jeno poprawa Rzeczypospolitej nastąpi, a nie ustraszy nas żaden nieprzyjaciel. A gdzie jest wojewoda Witebski? pytał król. Jeszcze na noc po podpisaniu aktu do swojego wojska odjechał pod Tykocin, w którym księcia wojewodę Wileńskiego, zdrajcę... W oblężeniu trzyma. Do tej pory musiał go już dostać żywego albo umarłego. Także był pewien, że go dostanie? Tak był pewien, jako że po dniu noc nastąpi. Wszyscy, nawet najwierniejsi słudzy, już zdrajcy opuścili. Broni się tam tylko garść szwedów, ale nieznaczna, a posiłki znikąd przyjść nie mogą. Powiadał pan zapiecha w tyszowcach, tak: chciałem się jeden dzień spóźnić, bo byłbym do wieczora z radziwiłem skończył. Ale to pilniejsza sprawa niż radziwił, gdyż jego i bezem nie mogą dostać, dość będzie jednej chorągwi. Chwała Bogu, rzekł król, a gdzie pan Czarniecki? Tyle się do niego szlachty, co najsłuszniejszych kawalerów sypnęło, że w jeden dzień na czele grzecznej chorągwi stanął. Zaraz też na Szwedów ruszył, a gdzie by teraz był, nie wiemy. A ich mość, panowie Hetmani. Ich mość panowie hetmani pilno czekają rozkazów waszej królewskiej mości, obaj zaś radzą nad przyszłą wojną i z panem starostą kałuskim w Zamościu się znoszą, a tymczasem co dzień pułki ku nim razem ze śniegiem walą. Także to wszyscy Szweda porzucają. Tak jest, miłościwy panie. Byli też u ich mości panów hetmanów deputaci z wojska pana Koniec Polskiego, które jest przy osobie Karolusa Gustawa. I ci pono radzi, by już wrócić do prawej służby, choć im tam Karolus obietnicni pieszczot nie szczędzi. Mówili też, że teraz, choć nie mogą zaraz recedere, przecie to uczynią, jak się tylko dogodna pora zdarzy. Bo się już im sprzykrzyły i uczty, i jego pieszczoty, i mruganie oczami, i rąk klaskanie, ledwie już wytrzymać mogą. Zewsząd opamiętanie, zewsząd dobre wieści, rzekł król. Chwała Pannie Najświętszej. Dzień to najszczęśliwszy mego życia, a drugi taki nastąpi chyba wówczas, gdy ostatni nieprzyjacielski żołnierz wyjdzie z granic Rzeczypospolitej. Na to pan Domaszewski uderzył się po szerpentynie. Nie daj Bóg, aby się to stało, rzekł. Jak to? spytał ze zdumieniem król. Żeby ostatni pludrak na własnych nogach wyszedł z granic Rzeczypospolitej? Nie może być, miłościwy panie, a od czego mamy szable przy bokach? Bodaj, waści, rzekł rozweselony Pan, to mi fantazja. Lecz pan Służewski nie chcąc pozostać w tyle za panem Tomaszewskim, zawołał, jako żywo, nie ma na to zgody i pierwszy weto położę. Nie będziemy się ich wyjściem kontentować, ale za nimi pójdziemy. Ksiądz prymas począł głową kręcić i śmiać się dobrotliwie. Oj, siadła szlachta na koni, jedzie, jedzie. Boże wam błogosław, ale powoli, powoli, jeszczeć ten nieprzyjaciel w granicach. Niedługo mu już, zakrzyknęli obaj konfederaci. Duch się odmienił i fortuna się odmieni, rzekł osłabionym głosem ksiądz Gębicki. Wina, zawołał król, niechże się na odmianę z konfederatami napije. Przyniesiono wina, lecz wraz z pachołkami, którzy je wnieśli, wszedł starszy pokojowiec królewski i rzekł: Miłościwy panie, przyjechał pan Krzysztoporski z Częstochowy i pragnie się Waszej królewskiej mości pokłonić. Dawaj go żywcem! zawołał król. Po chwili wszedł wysoki, chudy szlachcic, patrzący jak kozioł z podełba. Skłonił się naprzód panu do nóg, potem dość hardo dygnitarzom i rzekł: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, odpowiedział król. Co tam słychać? Mróz okrutny, miłościwy Panie, a że powieki do jagód przymarzają. Dla Boga, o Szwedach waść powiadaj, nie o mrozie, zawołał Jan Kazimierz. A co o nich i gadać, miłościwy Panie, kiedy ich pod Częstochową nie ma, odrzekł rubasznie Pan Krzysztoporski. Doszły już nas te wieści, doszły, odparł uradowany król ale tylko z ludzkiego gadania a wy z samego klasztoru pewnie jedziecie naoczny świadek i obrońca tak jest miłościwy panie uczestnik obrony i naoczny świadek cudów najświętszej panny nie tu granica jej łask rzekł król wznosząc oczy ku niebu jeno zasłuszmy na dalsze siła w życiu widziałem odpowiedział krzysztoporski ale takich widomych cudów nie widziałem, o czym dokładniejszą relację zdaje Waszej królewskiej mości ksiądz Kordecki w tym piśmie. Jan Kazimierz chwycił skwapliwie za list, który mu Krzysztoporski podawał i począł czytać. Chwilami przerywał czytanie i poczynał się modlić, to znów wracał do listu. Twarz mieniła mu się radosnymi uczuciami. Na koniec podniósł znów oczy na Krzysztoporskiego. Pisze mi ksiądz Kordecki, rzekł. I żeście wielkiego kawalera stracili niejakiego babinicza, który kolubrynę szwedzką prochami rozsadził. Onże się za wszystkich ofiarował, miłościwy Panie. Ale są też tacy, którzy mówili, że żyje i Bóg wie, co powiadali. Nie mając pewności, przecieśmy go nie przestali opłakiwać, bo gdyby nie jego kawalerski postępek, ciężko by nam było dać sobie rady. Jeżeli tak, to przestańcie go opłakiwać. Pan Babinicz żywie i jest u nas. On to pierwszy dał nam znać, że Szwedzi, nie mogąc nic przeciw mocy boskiej wskurać, o odstąpieniu zamyślają. A potem tak nam znaczne oddał przysługi, iż sami nie wiemy, jak go wynagrodzić. O, to się ksiądz Kordecki ucieszy, zawołał z radością szlachcic. Ale jeśli Pan Babinicz żywie, to chyba szczególniejsze u Najświętszej Panny ma łaski. To się ksiądz Kordecki ucieszy. Ojciec syna nie może tak miłować, jak on jego miłował, a i mnie pozwoli wasza królewska mość pana Babinicza powitać, gdyż takiego drugiego rezoluta nie masz w Rzeczypospolitej. Lecz król począł znowu czytać i po chwili zawołał. Co słyszę? To jeszcze raz po ustąpieniu próbowali klasztor podejść? Miller jak odszedł, tak się i nie pokazał więcej, jenowrzeszczowicz zjawił się znów niespodzianie pod murami, dufając w to widocznie że bramy zostanie otwarte jakoż i zastał ale się chłopstwo tak zaciekle na nich rzuciło że zaraz sromotnie tył podał jak świat światem nie było tego żeby prostactwo tak mężnie w gołym polu jeździe stawało potem też nadciągnął pan Piotr Czarniecki z panem Kuleszą którzy do szczętu go znieśli król zwrócił się do senatorów patrzcie wasze uprzejmości jako nędzni oracze w obronie tej ojczyzny i świętej wiary stawają. Że stawają, miłościwy panie, to stawają, zawołał Krzysztoporski. Całe wsie wedle Częstochowy puste, bo chłopstwo z kosami w polu. Wojna wszędzie okrutna. Szwedzi muszą się kupami trzymać, a złapieli chłopstwo którego, to tak nad nim wydziwia, że lepiej by mu od razu iść do piekła. Kto tam wreszcie teraz w tej Rzeczypospolitej za oręż nie chwyta? Nie było psu bratom Częstochowy oblegać. Od tego czasu nie siedzieć im w tej ziemi. Od tego czasu nie będą w tej ziemi ucisku znosić ci, którzy krwią się oponują, odrzekł poważnie król. Tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż. Amen, dodał prymas. Tymczasem Krzysztoporski uderzył się ręką w czoło. Mróz mi mętem pomieszał, miłościwy panie, rzekł. Bom zapomniał jednej wieści powiedzieć, że taki syn, wojewoda Poznański, zmarł jakoby nagle. Tu zawstydził się nieco pan Krzysztoporski, spostrzegłszy się, jak wielkiego senatora nazwał wobec króla i dygnitarzy takim synem, więc dodał zmieszany niezacny stan, lecz zdrajce chciałem spostponować. Ale nikt tego wyraźnie nie zauważył, bo wszyscy patrzyli na króla, ten zaś rzekł, Jużeśmy dawno pana Jana Leszczyńskiego na województwo poznańskie przeznaczyli jeszcze za życia pana Opalińskiego. Niechże godniej ten urząd piastuje. Sąd Boski, widzę, rozpoczął się nad tymi, którzy tę ojczyznę do upadku przywiedli, bo w tej chwili może już i książę Wojewoda Wileński przed najwyższym sędzią sprawę ze swoich uczynków zdaje. Tu zwrócił się do biskupów i senatorów. Ale nam czas o wojnie powszechnej myśleć i w tej materii pragnę zasięgnąć zdania waszych mościów. Rozdział 28 W chwili, gdy król mówił, iż wojewoda Wileński może już stoi przed sądem Bożym, mówił jakoby duchem proroczym, bo w owym czasie sprawa tykocińska była już rozwiązana. Dnia 25 grudnia pan wojewoda Witebski-Sapiecha tak był już pewien zdobycia Tykocina, że sam do Tyszowiec wyjechał, poleciwszy panu Oskierce prowadzenie dalszych prac oblężniczych. Z ostatnim szturmem kazał na powrót swój, rychło mający nastąpić, czekać. Zebrawszy zaś co znaczniejszych oficerów, tak mówił – doszły mnie słuchy, iż między towarzystwem jest zamiar zaraz po zdobyciu zamku księcia wojewodę Wileńskiego na szablach roznieść – Owoż gdyby się zamek pod mą niebytność poddał, co być może, oświadczam waszmościom, iż najsurowiej zakazuje na zdrowie księcia następować. Odbieram ci ja wprawdzie listy od takich osób, o których się waszmościom ani śni, abym dostawszy go nie żywił, ale ja nie chcę słuchać tych rozkazów, co czynię nie z żadnej kompasji, bo jej zdrajca nie wart, ale że nad gardłem jego nie mam prawa i wolę go przed Sejm na sąd postawić, aby dla potomnych był stąd przykład, że ni wielkość rodu, ni żadne urzędy zdrady takowej i winy odkupić ani przed karą publiczną zasłonić go nie zdołają. W ten sens mówił pan wojewoda jeno jeszcze dłużej, bo o ile był zacny, o tyle miał tę słabość, że mając się za mówcę, lubił przy każdej okazji obszernie się wysławiać i słuchał z lubością własnych słów, przymykając przy piękniejszych sentencjach oczy. To muszę sobie chyba dobrze prawą rękę w wodzie wymoczyć, odparł na to pan Zagłoba — gdyż okrutnie mnie swędzi. Wszelako to tylko powiem, że gdyby radziwił mnie w swoją moc dostał, pewnie by z moją głową do zachodu słońca nie czekał. Wie on dobrze, kto w znacznej części to sprawił, że go wojska opuściły. Wie dobrze, kto go ze szwedami nawet poróżnił, ale za to ja nie wiem, czemu mam być pobłażliwszy dla niego niż on byłby dla mnie. Bo nie przywaści komenda i słuchać musisz, odrzekł z powagą wojewoda. -Że słuchać muszę, to prawda, ale dobrze czasem i za głowy posłuchać. Śmiele też to mówię, że gdyby radziwił mnie posłuchał, gdybym go do obrony ojczyzny ekscytował, nie byłby dziś w Tykocinie jeno w polu na czele wszystkich wojsk litewskich. Zalitowaści się zdaje, że buława w złych rękach. Tego nie godzi mi się powiedzieć, bo ją sam w te ręce włożył. Miłościwy pan nasz Johannes Kasimirus ma tylko mój wybór potwierdzić, nic więcej. Uśmiechnął się na to wojewoda, bo lubił pana za głobę i jego krotochwilę. Panie bracie, rzekł, tyś zgnębił radziwiła, tyś mnie uczynił hetmanem, i wszystko twoja zasługa. Pozwól, że mnie teraz jechać spokojnie do tyszowiec. Aby też i sapiecha mógł w czymś przysłużyć się ojczyźnie. Pan Zagłoba wziął się pod boki i zamyślił się przez chwilę, jakby rozważał, czy ma pozwolić, czy nie pozwolić. Na koniec okiem łysnął, głową kiwnął i rzekł z powagą, jedź wasza miłość, spokojnie. Bóg zapłać za permisję, odpowiedział śmiejąc się wojewoda. Zawtórowali wodzowi śmiechem inni oficerowie, on zaś istotnie począł się zbierać, bo kolasa stała już pod oknami gotowa, więc żegnał się ze wszystkimi, dając każdemu instrukcję, co ma pod jego niebytność czynić. Wreszcie zbliżywszy się do pana Wołodyjowskiego, rzekł: Waść, na wypadek zdania się zamku będziesz mi odpowiadał za zdrowie wojewody, tobie te funkcje powierzam. Wedle rozkazu, włos mu z głowy nie spadnie odrzekł mały rycerz. Panie Michale, rzekł do niego pan Zagłoba po odjeździe wojewody, ciekaw jestem, jakie to osoby nalegają na naszego sapia, by Radziwiła dostawszy nie żywił. Skąd mam wiedzieć, odrzekł mały pan. Czyli powiadasz, że czego ci cudza gęba do ucha nie powie, tego ci własny dowcip niepotrzebnie. Prawda jest ale muszą to być znaczne jakieś persony, skoro mogą panu wojewodzie rozkazy dawać. Może sam król? Król! Króla gdyby pies ukąsił, zaraz by mu przebaczył i jeszcze by mu sperkę dać kazał. Takie już u niego serce. Nie będę się o to zwać panem spierał, ale przecie powiadali, że naradziejowskiego bardzo się zawziął. Naprzód każdemu przytrafi się zawziąć egzemplum, moja naradziwiła zawziętość. Powtórę, jakże to się zawziął, kiedy zaraz synów jego wziął w opiekę, że i ojciec lepszy nie był. Złote to serce i mniemam, że prędzej to królowa jej mość przeciw gardłu Radziwiłowskiemu instancję wnosi. Godna pani, ani słowa, ale białogłowska u niej fantazja, a to wiedz, że gdy się białogłowa przeciw tobie zaweźmie, choćbyś się w szparę w podłodze skrył, jeszcze cię igłą stamtąd wydłubie. Na to westchnął pan Wołodyjowski i odparł. Za co by się tam która miała na mnie zawzinać, skoro żadnej nigdy w życiu nie zahaczył. Ale radbyś, ale radbyś. Dlatego to, choć wieździe służysz, tak zapamiętale na mury ty kocińskie piechotą leziesz, bo myślisz, że tam nie tylko radziwił, ale i Billewiczówna siedzi. Znają cię niecno, to jakże, jeszcześ jej sobie z głowy nie wybił. Był taki czas, że mi ją sobie całkiem z głowy wybił i sam Kmicic, gdyby tu był obecny, musiałby przyznać, że po kawalersku sobie postąpił, nie chcąc iść wbrew jej sentymentom, raczej swoją konfuzję w niepamięć puszczając. Ale tego nie ukrywam, że jeśli ona jest teraz w Tykocinie, jeśli mi Bóg pozwoli znów ją z opresji ratować, to będę w tym widział wyraźną wolę opatrzności. Na kmicica baczyć nie potrzebuje, bo mu w niczym nie powinien, a żywię we mnie nadzieja iż gdy dobrowolnie od niej odszedł, To go musiała do tej pory zapomnieć i nie przygodzi mi się, co się dawniej przygodziło. Tak rozmawiając doszli do kwatery, w której zastali dwóch panów skrzetuskich, Pana Rocha Kowalskiego i pana dzierżawce z Wąsoszy. Nie tajno było w wojsku, po co pan wojewoda Witebski pojechał do Tyszowiec, więc rycerze cieszyli się wzajem, że powstaje związek tak cnotliwy na obronę ojczyzny i wiary. Inny już wiatr w całej Rzeczypospolitej wieje, rzekł pan Stanisław, a chwalić Boga szwedom w oczy. Od Częstochowy on powiał, odrzekł na to pan Jan. Wczoraj były wiadomości, że się klasztor jeszcze trzyma i coraz mocniejsze szturmy odpiera. Nie daj matko najświętsza, by nieprzyjaciel mógł pohańbić twój przybytek. Tu pan rzędzian westchnął i rzekł: Bo oprócz obrazy boskiej, ileby tych zacnych skarbów poszło w nieprzyjacielskie ręce. Jak człek o tym pomyśli, to mój strawa przez gardło nie chce przechodzić. Wojsko aż się do szturmu rwie, że trudno ludzi utrzymać, rzekł pan Michał. Wczoraj Stankiewiczowa chorągiew bez komendy i bez drabin ruszyła, bo powiadają tak. Jak z tym zdrajcą skończymy, to częstochowie na odsiecz pójdziemy. I co który częstochowe wspomni, to zaraz wszyscy poczynają zgrzytać i w szable trzaskać. Bo i po co nas tu tyle chorągwi stoi, kiedy i połowy byłoby na tykocin dosyć, rzecze pan zagłoba. Upór to pana sapiechy, nic więcej. Nie chce mnie słuchać, żeby pokazać, jako i bez mojej rady coś potrafi. A to sami widzicie, że jak tylu ludzi jedną zamczynę oblega to tylko sobie nawzajem przeszkadzają, bo dostępu dla wszystkich nie masz. Eksperiencja wojskowa przezwać pana mówi nie można rzec, odpowiedział pan Stanisław. Ha, ha, a co? Mam głowę na karku. Wuj ma głowę na karku, zawołał nagle pan Roch i nastroszywszy wąsy, począł poglądać po obecnych, jakby szukając takiego, co by mu zaprzeczył. Ale i pan wojewoda ma głowę, odrzekł pan Jan Skrzetuski. Jeśli tyle chorągwi tu stoi, to dlatego, że jest obawa, żeby książę Bogusław z odsieczą bratu nie przybył. To posłać z parę lekkich chorągwi na pustoszenie prus elektorskich, rzekł Zagłoba. Skrzyknąć kupę luda na ochotnika między gminem. Sam bym pierwszy poszedł pruskiego piwa popróbować. W zimę piwo na nic, chyba grzane, rzekł pan Michał. To dajcie wina albo gorzałki, lub miodu, odpowiedział Zagłoba. Inni również okazali ochotę, więc pan dzierżawca z wąsoszy zajął się tą sprawą i wkrótce kilka gąsiorków stanęło na stole. Uradowały się na ten widok serca i rycerze poczęli do siebie przepijać, coraz to na inne intencje wznosząc kielichy. Na pochybel pludrakom, aby nam tu bohęgów długo już nie uszczyli, rzekł pan Zagłoba niech sobie szyszki w Szwecji żrą. Za zdrowie majestatu! Króla jego mości i królowej, wzniósł Skrzetuski. I tych, którzy wiernie przy majestacie stali, dodał Wołodyjowski. Zatem nasze zdrowie! Zdrowie wuja, huknął pan Roch. Bóg zapłać w ręce twoje, a wytrząśnij do dna w gębę. Jeszcze się zagłoba nie ze wszystkim zestarzał. Mości panowie, abyśmy co prędzej tego jaśwca z jamy wykurzyli i pod Częstochowę ruszyć mogli. Pod krzyknął Roch, pannie najświętszej w sukurs. Pod zawołali wszyscy. Skarbów jasnogórskich przed poganami bronić dodał rzędzian. Którzy symulują, że w pana Jezusa wierzą, chcąc bezetność swą pokrycia w rzeczy jakem to już powiadał, do miesiąca jako psi wyją i na tym cała ich wiara polega. I tacy to ręce na splendory jasnogórskie podnoszą. Sedność wasz mość utrafił, mówiąc o ich wierze, rzekł Wołodyjowski do Zagłoby. Bo ja sam słyszałem, jak do miesiąca wyli. Powiadali później, że to ich luterskie psalmy, ale to pewna, że takie psalmy i psi śpiewają. Jakże to, rzekł pan Roch. Samisz między nimi tacy synowie? Nie masz innych, rzekł z głębokim przekonaniem pan Zagłoba. I król ich nie lepszy? Król ich gorszy od wszystkich. On to tę wojnę podniósł umyślnie, aby mógł prawdziwej wierze do woli po kościołach bluźnić. Na to podniósł się pan Roch mocno już podpiły i rzekł: Jeżeli tak, tedy jako mnie tu wasz mościowie widzicie, jakem Kowalski, tak w pierwszej bitwie prosto na króla szwedzkiego skoczę. Choćby też stał w największej gęstwie, nic to: moja śmierć albo jego, a taki kopią się do niego złoże. Miejcie mnie, wać panowie, zakpa, jeśli tego nie uczynię. To rzekłszy złożył pięści, i chciał w stół grzmotnąć. Byłby przy tym potłukł szklenice, gąsiory i stół rozłupał, lecz pan Zagłoba skwapliwie go za garściu chwycił i w następujące ozwał się słowa. Siadaj, rochu, i daj spokój. Wiedz i o tym, że nie dopiero cię będziemy zakpa mieli, gdy tego nie uczynisz, ale dopiero cię zakpa przestaniemy mieć, jeżeli to uczynisz. — Nie rozumiem też, jak się będziesz mógł kopią złożyć do króla szwedzkiego w husarii nie służąc. — To się na poczet zdobędę i do kniazia polubińskiego chorągwi się wpiszę. I ojciec mnie też wspomoże. — Ojciec roch? A jakże? — Niechże cię pierwej wspomoże, a teraz szkła nie rozbijaj, bo pierwszy bym ci za to głowę rozbił. — O czym żeśmy to mówili, mościwi moi? — Aha, o Częstochowie. Luktus mnie stoczy, jeśli w porę świętemu miejscu na ratunek nie przyjdziemy. Luktus mnie stoczy, mówię wam. A wszystko przez tego zdrajcę Radziwiła i przez rację fizykę sapierzyńską. Wać pan na wojewodę nic nie mów. Zacny pan, ozwał się mały rycerz. To czemu obydwiema połami Radziwiła przykrywa, kiedy jednej byłoby dosyć? Blisko dziesięć tysięcy ludzi pod tą tam budą stoi najgrzeczniejszej jazdy i piechoty. Niedługo w całej okolicy i sadze w kominach wyliżą, bo co było na kominach to już zjedli. Nam w racje starszych nie wchodzić jeno słuchać, tobie nie wchodzić panie Michale, ale nie mnie. Bo mnie połowa dawnego radziewiłowskiego wojska regimentarzem wybrała i byłbym już za dziesiątą granicę Karolusa Gustawa Wyżenu, gdyby nie ona nieszczęsna modestia, która mi kazała buławę panu sapierze w ręce włożyć. Niechże sobie ze swoim kunktatorstwem da spokój i niech patrzy, bym nie odebrał tego, com dał. Jeno po napiciu się taki zwaści rezolut, rzekł pan Wołodyjowski. Tak powiadasz? A, no to obaczysz. Dziś jeszcze pójdę między chorągwie i krzyknę, mości panowie, komu wola ze mną pod iść, nie tu sobie łokcie i kolana o ty kocińskie wapno wycierać, to proszę za mną. Kto mnie regimentarzem kreował, kto mnie władzę dawał, kto dufał, że co uczynię, to ku pożytkowi ojczyzny i wiary będzie, ten niech obok mnie stawa. Piękna rzecz zdrajców karać, ale stokroć piękniejsza najświętszą pannę, patronkę tej korony i matkę naszą spod opresji, aż ma heretyckiego ratować. Tu pan Zagłoba, któremu już od niejakiego czasu oparł, nosił się z czupryny, zerwał się z miejsca, skoczył na ławę i począł krzyczeć, jakby znajdował się przed zebraniem. — Mości panowie, kto katolik, kto Polak, kto nad najświętszą panną ma kompasję, za mną! W sukurs, częstochowie. Idę, zawołał, wstając Roch Kowalski. Zagłoba popatrzył chwilę na obecnych, a widząc zdumienie i milczące twarze, zlazł z ławy i rzekł, nauczę ja, sapia rozumu. Szelmą jestem, jeśli do jutra połowy wojska spod tykocina nie zerwę i pod częstochowe nie poprowadzę. Dla Boga pomiarkuj się, ojciec, rzekł pan Jan Skrzetuski. -Szelmą jestem, mówię ci powtórzył pan Zagłoba. Oni zaś zlękli się, aby istotnie tego nie uczynił, bo mógł. W wielu chorągwiach były szemrania na tykocińską mitręgę, a ludzie istotnie zgrzytali zębami, myśląc o Częstochowie. Dość było iskry na owe prochy rzucić, a cóż dopiero gdyby ją rzucił człek tak wzięty i takiej niezmiernej powagi rycerskiej, jak Zagłoba. Przede wszystkim większa część wojsk sapieżyńskich składała się z nowo zaciężnych, a zatem do dyscypliny wojennej nieprzywykłych i do uczynków na własną rękę skorych, a ci poszliby niezawodnie pod Częstochowe za zagłobą jak jeden człowiek. Więc przelękli się tego przedsięwzięcia obaj skrzetuscy, a Wołodyjowski zawołał: Ledwie się wojska trochę największym trudem wojewodzińskim zebrało. Ledwie jest jakowaś siła na obronę Rzeczypospolitej, a już czyjeś warcholstwo chce chorągwie rozrywać, do nieposłuszeństwa przywodzić. Siła by radziwił zapłacił za takową radę, bo na jego młęta woda. Jak wać panu nie wstyd gadać nawet o takiej imprezie? Wszelmą jestem, jeśli tego nie uczynię odparł Zagłoba. Wój tak uczyni, dodał Roch Kowalski. Cicho ty koński ubie, huknął na niego pan Michał. Pan Roch oczy wytrzeszczył, gębę zamknął i wyprostował się od razu. Wówczas Wołodyjowski zwrócił się do pana za głowy. A ja szelmą jestem, rzekł, jeżeli jeden człowiek z mego pułku zwać panem ruszy, a chcesz wojsko psować, tedy ci powiem, że pierwszy na twoich wolentarzów uderzę. — Poganinie, turku bezecny — rzekł na to Zagłoba. — Jakże to? Na rycerzy najświętszej panny będziesz uderzał? Gotuweś? Dobrze, znają cię. Myślicie, wać panowie, że jemu o wojsko albo dyscyplinę chodzi? Nie, jeno billewiczówne za murami tykocińskimi zwietrzył. Dla prywaty i dla swawoli nie zawahasz się najsłuszniejszej racji odstąpić. Radbyś na dziewczynę fyrkał i z nogi na nogę przestępował, a jużył się. Ale nic tego. Moja w tym głowa, że tam cię lepsi ubiegą, choćby ten sam Kmicic, bo i on od ciebie nie gorszy. Wołodyjowski spojrzał na obecnych, biorąc ich na świadectwo, jaka mu się krzywda dzieje. Następnie namarszczył się. Myśleli, że gniewem wybuchnie, ale że był tak, że poprzednio podchmielił, więc nagle wpadł w rozczulenie oto mi nagroda zawołał od wyrostka ojczyźnie służę szabli z garści nie popuszczam nimi chaty nimi żony ni dzieci sam człek jako kopia do góry głową sterczy najzacniejsi o sobie myślą a ja prócz ran w skórze nie miałem innej nagrody za to mi jeszcze prywatę zadają ledwie nie zdrajcą być mienią to rzekłszy ją ronić łzy na żółte wąsiki, zaś pan za głowa zmiękł od razu i otworzywszy ręce zawołał – Panie Michale, zrodzem cię ukrzywdził, katu mnie oddać za to, żem takiego wypróbowanego przyjaciela spustponował. I padłszy sobie w objęcia, poczęli się całować i do piersi wzajem przyciskać, za czym i pili dalej na zgodę, a gdy już żal znacznie im z serc wyparował, rzekł Wołodyjowski – a nie będziesz wojska psował, swawoli wprowadzał, złego przykładu dawał: Nie będę, panie Michale, dla ciebie to uczynię. A da Bóg, tylko ci dostaniem, to co komu do tego czego ja za murami szukam, co kto sobie ma ze mnie dworować, eh? Uderzony tą kwestią, pan Zagłoba począł koniec wąsa do ust wkładać i zębami go przygryzać. Na koniec rzekł: Nie, panie Michale. – Kocham cię jako źrenicę oka, ale ty sobie te billewiczówne z głowy wybi. A to czemu? – pytał zdziwiony pan Wołodejowski. – Urodna jest, ascentior – rzekł Zagłoba. – Ale to persona okazała i żadnej nie masz między wami proporcji. Chyba byś jej na ramieniu siadał jako kanarek i cukier z gęby wydziobywał. Mogłaby cię takoż jako kobuza na rękawiczce nosić i na wszelkiego nieprzyjaciela puszczać, bo chociaż mały, aleś instar szerszenia zjedliwy. Już wać pan zaczynasz, rzekł pan Wołodyjowski. Kiedym zaczął, to pozwól, że mi dokończyć. Jedna jest dla ciebie podwika jakoby stworzona, a to właśnie owa pestka. Jakże jej tam na imię? Tak, ta, z którą nieboszczyk podbipięta miał się żenić. Anusia bożo bochata krasieńska! zakrzyknął pan Jan Skrzetuski. To, że to dawny afekt Michałowy. Czyste ziarnko gryczane, ale gładka była bestyjka jako kukiełka rzekł mlaskając wargami pan Zagłoba. Tu pan Michał zaczął wzdychać raz po razu i powtarzać to, co zawsze powtarzał, gdy ktoś o Anusi wspomniał: co się z tym nieborządkiem dzieje? Ba, ba, żeby się to ona znalazła! Już byś jej z rąk nie puścił i dobrze byś uczynił, bo przy twojej gochliwości, panie Michale, może ci się przytrafić, że cię pierwsza lepsza koza złapie i na kozła przemieni. Dali Bóg, w życiu nie widziałem, żeby ktoś taki był na afekta łasy. Powinieneś cię był kurkiem urodzić, śmiecie pod przyzbami rozgrzebywać i koko, koko, koko na czubatki wołać. – Anusia, Anusia – powtarzał rozmarzony pan Wołodyjowski – Bóg by mi ją zesłał, ale może już jej na świecie zgoła nie masz, albo też za mąż poszła i dzieci wodzi. Co by miała iść? Zielona to jeszcze była rzepa, mi ją widział, a potem choć i doszła, mogła się dotąd w stanie niewinności uchować. Po takim panu Longinie nijako jej było lada chłystka brać. Z drugiej też strony, w tych wojennych czasach mało kto o żeniaczce myśli, a pan Michał na to... Wać pan jej dobrze nie znałeś, dziw jak zacna, ale taką już miała naturę, że nikogo nie przepuściła, żeby mu zaraz serce nie przeszyć. Taką już ją pan Bóg stworzył, nawet niższego stanu ludzi nie omijała, egzemplum ów medyk księżnej Gryzeldy, włoszysko, który się w niej zakochał na umór. Może tam za niego już poszła i za morze ją wywiózł. Nie powiadaj byle czego, panie Michale, zawołał z oburzeniem pan Zagłoba. Medyk, medyk, zaśby by szlachecka córka z zacnej krwi miała pójść za człowieka tak podłej kondycji. Raz ci to już mówiłem, nie może być. I mnie samemu było na nią za to mruczno, bom sobie myślał, już też miary nie ma, skoro i procederników bałamuci. Prorokuję ci, że jeszcze ją zobaczysz, rzekł pan Zagłoba. Dalszą rozmowę przerwało wejście pana Tokarzewicza, który przedtem w regimencie radziwiłowskim służył, a po zdradzie hetmana wraz z innymi go odstąpił i teraz w pułku oskierczynym chorągiew nosił. Panie pułkowniku, rzekł do Wołodyjowskiego: będziemy petardę podsadzać. To już pan Oskierko gotów? Jeszcze dziś w południe był gotów i nie chce czekać, bo noc obiecuje się ciemna. To dobrze, rzekł Wołodyjowski. Pójdziem obaczyć i ludziom też z muszkietami każe stanąć w gotowości, żeby z za bramy nie wypadli. Samże pan Oskierko będzie petardę podsadzał? Tak jest, własną osobą. Siła i ochotnika z nim idzie. Pójdę i ja, rzekł Wołodyjowski. I my zawołali dwaj skrzetuscy. Ot! Od... Szkoda, że stary oczy po ciemku nie widzą, ozwał się pan zagłoba, bo pewnie bym wam samym iść nie dał, ale cóż, gdy się jeno zmruczy, już ani szablą mi się nie złożyć. Po dniu, po dniu, przy słońcu, to tam stary lubi jeszcze ruszyć w pole. Dawajcie mi co najtęższych szwedów byle w południe. Ja zaś pójdę, rzekł namyśliwszy się, dzierżawca z wąsoszy. Gdy bramę wysadzą, Pewnie wojsko churmem do szturmu skoczy, a tam w zamku siła w sprzętach i klejnotach może być wszelakiej dobroci. I wyszli wszyscy, bo też się już mroczyło na dworze. Został w kwaterze sam tylko pan Zagłoba, który przez chwilę nasłuchiwał, jako śnieg chrzęścił pod stopami odchodzących. Potem zaś jął podnosić kolejno gąsiorki i patrzeć pod światło płonące na kominie, jeżeli się co jeszcze w którym zostało. Tamci zaś szli ku zamkowi w pomroce i wietrze, który wstał od strony północnej i doł coraz silniej, wył, huczał, niosąc ze sobą tumany rozbitego w proch śniegu. Dobra noc do podsadzania petardy, rzekł Wołodejowski. Ale i do wycieczki, odrzekł pan skrzetuski. Musimy mieć pilne oko i muszkietników gotowych. Dałby Bóg, rzekł pan Tokarzewicz, żeby pod Częstochową była jeszcze większa zadymka. Zaprzeć naszym w murach cieplej, ale co by tam Szwedów na strażach pomarzło, to by pomarzło. Trast ja ich maty mordowała. Straszna noc, rzekł pan Stanisław. Słyszycie was, panowie, jak wyje, jakoby tatarzy do ataku powietrzem szli? Albo jakby diabli rekwiem radziwiłowi śpiewali, dorzucił Wołodyjowski. Rozdział 29. W zamku zaś wielki zdrajca patrzył w kilka dni później na zapadający na całuny śnieżny mrok i słuchał wycia wichru. Dopalała się zwolna lampa jego życia. Dnia tego w południe jeszcze chodził, jeszcze spoglądał z blanków na namioty i drewniane szałasy wojsk sapieżyńskich, lecz w dwie godziny później zaniemógł tak, iż musiano go odnieść do komnat. Otowych czasów kiejdańskich, w którym po koronę sięgał, zmienił się nie do poznania. Włos na głowie zbielał, naokoło oczu poczyniły się czerwone obwódki, twarz mu obwisła i nabrzękła, więc wydawała się jeszcze ogromniejszą, ale była to twarz już półtrupia, naznaczona błękitnymi piętnami i straszna przez swój wyraz piekielnych cierpień. A jednak, lubo życie jego niemal na godziny się już liczyć mogło, przecież żył za długo, bo przeżył nie tylko wiarę w siebie, w swoją pomyślną gwiazdę, nie tylko nadzieję swojej zamiary, ale tak głęboki swój upadek, że gdy spoglądał na dno tej przepaści, do której się stoczył, sam sobie wierzyć nie chciał. Wszystko go zawiodło wypadki, wyrachowania z przymierzeńcy, on, któremu nie dość było być najpotężniejszym panem polskim, księciem państwa rzymskiego, wielkim hetmanem i wojewodą wileńskim. On, któremu Litwa cała była niedomiary pragnień i porządliwości, zamknięty był teraz w jednym ciasnym zameczku, w którym czekała go tylko albo śmierć, albo niewola. I patrzył codziennie we drzwi, która z dwóch strasznych bogin pierwej wejdzie wziąć jego duszę. I przez pół już rozpadające się ciało. Z jego ziem, z jego włości i starostw można było niedawno udzielne królestwo wykroić. Dziś nie był panem nawet i murów tykocińskich. Przed kilkoma zaledwie miesiącami z sąsiednimi królami jeszcze traktował, dziś jeden kapitan szwedzki z niecierpliwością i lekceważeniem słuchał jego rozkazów i wolę jego śmiał naginać do swojej. Gdy go opuściły wojska, gdy z magnata i pana, który trząsł krajem, został bezsilnym nędzarzem, który sam potrzebował ratunku i pomocy, Karol Gustaw pogardził nim. Byłby pod niebiosa wynosił potężnego pomocnika, ale odwrócił się z dumą od suplikanta. Jako opryszka kostkę napierskiego oblegano niegdyś w Czorsztynie, tak jego radziwiła oblegano teraz w zamku Tykocińskim. I kto oblegał? Sapiecha. Największy wróg osobisty. Gdy go dostaną, powloką go na sąd, gorzej niż opryszka, bo jako zdrajce, opuścili go krewni, przyjaciele koligaci. Wojska zajechały jego dobra, rozwiały się w mgłę skarby, bogactwa i ów Pan, ów książe, który niegdyś dwór francuski dziwił i oślepiał przepychem który na ucztach tysiące szlachty przyjmował, który po dziesięć tysięcy własnych wojsk trzymał, odziewał, żywił, nie miał teraz czym własnych mdlejących sił odżywić i strach powiedzieć On radziwił, w ostatnich chwilach swego życia niemal w godzinę śmierci był głodny. W zamku dawno już brakło żywności, ze szczupłych pozostałych zapasów komendant szwedzki skąpe wydzielał rację, a książę nie chciał go prosić. Gdyby przynajmniej gorączka, która trawiła jego siły Odjęła mu była i przytomność, ale nie Pierś jego podnosiła się coraz ciężej Oddech zmieniał się w chrapanie Opuchłe nogi i ręce ziębły Lecz umysł, mimo chwilowych obłędów Mimo strasznych mar i wizy Które przesuwały mu się przed oczyma Pozostawał przez większą część godzin jasny I widział ów książę cały swój upadek Całą nędzę i poniżenie. Widział ów dawny wojownik zwycięzca całą klęskę, i cierpienia jego były tak niezmierne, że chyba z jego grzechami mogły się porównać. Bo, oprócz tego, jako Oresta Erynie, tak jego szarpały wyrzuty sumienia, a nie było nigdzie na świecie takowej świątyni, do której mógłby się przed nimi schronić. Szarpały go w dzień, szarpały w nocy, na polu i pod dachem. Duma nie mogła im zdzierżyć ani ich odeprzeć. Im głębszy był jego upadek, tym szarpały go zacieklej. I miewał takie chwile, że darł własne piersi, gdy nieprzyjaciele naszli ojczyznę ze wszystkich stron, gdy nad jej losem nieszczęsnym, nad jej bólami i krwią przelaną litowały się obce narody, on, Hetman wielki litewski, zamiast ruszyć w pole, zamiast poświęcić jej ostatnią kroplę krwi, Zamiast świat zdziwić jak Leonidas, jak Temistokles, zamiast zastawić ostatni kontusz jak Sapiecha, związał się z jednym z nieprzyjaciół i przeciwko matce, przeciwko własnemu panu podniósł świętokradzką rękę i ubroczył we krwi bliskiej, drogiej. On to wszystko uczynił, a teraz jest u kresu nie tylko hańby, ale i życia, po rachunku bliski, tam, na tamtej stronie. Co go tam czeka? Włos jeżył mu się na głowie, gdy o tym myślał, bo gdy podnosił rękę na ojczyznę, sam sobie wydawał się w stosunku do niej wielki, a teraz zmieniło się wszystko. Teraz on zmalał, a natomiast ta rzecz pospolita, wstająca z prochu i krwi, wydawała mu się jakaś wielka i coraz większa, grozą tajemniczą pokryta świętego majestatu, pełna, straszna. I rosła ciągle jeszcze w jego oczach i olbrzymiała coraz więcej. Czuł się wobec niej prochem i jako książę i jako hetman i jako radziwił. Nie mógł pojąć, co to jest. Jakieś fale nieznane wzbierały koło niego, płynęły z hukiem, łoskotem, napływały coraz bliżej, piętrzyły się coraz straszniej, a on rozumiał, że utonąć musi, że utonęłoby w tym ogromie takich stu jak on, Lecz czemuż owej grozy i tajemniczej siły nie widział pierwej. Czemuż szalony porwał się przeciw niej. Gdy te myśli huczały mu w głowie, strach go brał przed tą matką, przed tą rzecz pospolitą, bo nie poznawał jej rysów, tak dawniej dobrotliwych i łagodnych? Duch się w nim łamał i w piersiach zamieszkało mu przerażenie. Chwilami myślał, że otacza go całkiem inny kraj, inni ludzie. Przez oblężone mury dochodziło wszystko, co się w oblężonej Rzeczypospolitej działo, a działy się rzeczy dziwne i przerażające. Rozpoczynała się wojna na śmierć i życie przeciw Szwedom i zdrajcom, tym straszniejsza, że przez nikogo nie przewidywana. Rzeczpospolita poczęła karać. Było w tym coś z gniewu Bożego, zaobrażony majestat. Gdy przez mury doszła wieść o oblężeniu częstochowy, radziwił Kalwin, zląkł się i przestrach już nie wyszedł więcej z jego duszy, bo właśnie wtedy po raz pierwszy dostrzegł te tajemnicze fale, które, wstawszy, miały pochłonąć Szwedów i jego. Wtedy najście szwedzkie wydało mu się nie najściem, ale świętokradztwem, a kara niezawodną. Wtedy po raz pierwszy spadła zasłona z jego oczu i ujrzał odmienioną twarz ojczyzny, już nie matki, ale karzącej królowej. Wszyscy, którzy pozostali jej wierni i służyli z serca i duszy, poszli w górę i wyrastali coraz bardziej. Kto przeciw niej grzeszył, upadał. Więc nie wolno myśleć nikomu, mówił sobie książę, Ni o wyniesieniu własnym, ni rodu swego, jeno żywot, siły i miłość trzeba jej ofiarować? Ale dla niego było za późno, bo już nie miał nic do ofiarowania, bo już nie miał przed sobą przyszłości, chyba poza grobową, na której widok drżał. Od chwili oblężenia Częstochowy, gdy jeden krzyk straszny wyrwał się z piersi niezmiernego kraju, gdy jakoby cudem znalazła się w nim jakaś dziwna, do tej pory zapoznawana i niepojęta siła, gdy nagle rzekłbyś, tajemnicza pozaświatowa ręka podniosła się w jego obronie, nowe zwątpienie wżarło się w duszę książęcą, bo nie mógł opędzić się strasznym myślom, że Bóg stoi przy tamtej sprawie i przy tamtej wierze. A gdy takie myśli huczały mu w głowie, Wtedy o swojej własnej wierze wątpił i wówczas rozpacz jego przechodziła nawet miarę jego grzechów. Ziemski upadek, duszy upadek, ciemność, nicość. Oto do czego doszedł i czego się dosłużył służąc sobie. A jednak jeszcze w początkach wyprawy Skajdan na Podlasie pełen był nadziei. Sapiecha, nierównie gorszy wódz, bił go wprawdzie w polu, Resztki chorągwi go opuszczały lecz krzepił się myślą, że lada dzień nadciągnie mu w pomoc Bogusław. Przyleci to młode orle radziwiłowskie na czele pruskich luterskich zastępów, które śladem litewskich chorągwi do papieżników nie przejdą. A wówczas zgniotą we dwóch sapiechę, zetrą jego siły, zetrą konfederatów i położą się na trupie Litwy, jako dwa lwy na trupie łani, i samym rykiem odstraszą tych, którzy by im chcieli ją wydrzeć. Lecz czas płynął, siły Janusza topniały, nawet cudzoziemskie regimenty przechodziły do groźnego sapiechy, upływały dnie, tygodnie, miesiące, a Bogusław nie nadchodził. Na koniec, Rozpoczęło się oblężenie Tykocina. Szwedzi, których garść przy Januszu została, bronili się bohatersko, bo straszliwymi okrucieństwy poprzednio się zmazawszy wiedzieli, że nawet poddanie się nie ochroni ich przed mściwą ręką Litwinów. Książę w początkach oblężenia jeszcze miał nadzieję, że w ostatnim razie może sam król szwedzki ruszy mu na odsiecz, a może pan koniec Polski, który na czele sześciu tysięcy koronnej jazdy przy Karolu się znajdował. Lecz próżno się spodziewał. Nikt o nim nie myślał, nikt z pomocą nie nadciągał. Bogusławie, bogusławie powtarzał książę chodząc po tykocińskich komnatach, jeśli brata nie chcesz ratować, to ratuj przynajmniej Radziwiła. Wreszcie w ostatniej rozpaczy postanowił książę Radziwił uczynić krok, na który srodze oburzała się jego duma. To jest błagać o ratunek księcia Michała z Nieświeża. List jego przejęli jednak w drodze sapierzyńscy ludzie, zaś wojewoda Witebski przesłał Januszowi w odpowiedzi pismo księcia krajczego, które przed tygodniem sam otrzymał. Książe Janusz znalazł w nim ustęp głoszący, co następuje. Jeśliby wielce wielmożnego miłościwego pana mego doszły wieści, iż ja krewnemu księciu wojewodzie wileńskiemu w pomoc iść zamierzam, tedy im wielce wielmożny pan mój miłościwy nie wiesz, albowiem z tymi ja tylko za jedno trzymam, którzy w wierze ku ojczyźnie i panu naszemu wytrwać, a dawne wolności tej prześwietnej Rzeczypospolitej restaurować pragną. Co się po mnie nie pokaże, abym zdrajców od słusznej i należytej kary miał zasłaniać. Bogusław też nie nadciągnie, bo jako słyszę elektor o sobie woli myśleć i nie chce sił rozdzielać, a kwota tinet koniec polskiego, ten chyba do wdowy w konkury posunie, która aby nią została na rękę mu by książę wojewoda zgorzał jako najprędzej. Ten list do sapiechy adresowany odjął nieszczęsnemu Januszowi resztę nadziei. I nie pozostało mu nic innego jak czekać, aby się spełniły jego losy. Oblężenie dobiegało końca. Wieść o odjeździe pana sapiechy tej minuty niemal przedarła się przez mury, ale nadzieja, że wskutek jego odjazdu kroki nieprzyjacielskie zostaną zaniechane, krótko trwała, gdyż przeciwnie, w półkach pieszych znać było ruch jakiś niezwyczajny. Upłynęło jednak kilka dni dość spokojnie, bo zamiar wysadzenia bramy petardą spełzł na niczym, lecz nadszedł 31 grudnia, w którym tylko zapadająca noc mogła przeszkodzić oblegającym, widocznie bowiem gotowali coś przeciw zamkowi, jeśli nie szturm, to przynajmniej nowy atak dział na nadwątlone mury. Dzień miał się ku schyłkowi. Książę leżał w sali tak zwanej rogowej, położonej w zachodniej części zamku. Na ogromnym kominie paliły się całe smoliste karpy sosnowe, rzucając żywy blask na białe i dość puste ściany. Książę leżał na wznak na tureckiej sofie wysuniętej umyślnie na środek komnaty, aby ciepło płomieni mogło do niej dochodzić. Bliżej komina, nieco w cieniu, spał na kobierczyku Paś. Koło księcia zaś siedzieli drzemiąc na krzesłach pani Jakimowiczowa, niegdyś dozorczyni fraucymerów danach. Drugi paś, medyk, a zarazem astrolog książęcy i harłamp. Ten ostatni bowiem nie opuścił księcia, chociaż z dawnych wojskowych został przy nim prawie sam jeden. Gorzka to była służba, bo serce i dusza starego towarzysza były właśnie za murami tykocińskimi, w obozie sapiechy, jednak trwał wiernie przy dawnym wodzu. Biedne żołnierzysko wychudło z głodu i niewczasów jak kościotrup. Z twarzy jego został tylko nos, który teraz wydawał się jeszcze większy i wąsy jak wiechy. Ubrany był w zbroję całkowitą, pancerz na ramienniki i misiurkę z drucianym czepcem, który spływał mu na ramiona. Żelazne karwasze świeciły mu na łokciach, bo tylko co był wrócił z murów, na które przed chwilą wychodził patrzeć co się dzieje i na których co dzień szukał śmierci. Teraz zaś zdrzemnął się ze znużenia, chociaż książę rzęził straszliwie, jakby konać począł i choć wiatr wył i gwizdał na zewnątrz. Nagle krótkie drgania poczęły wstrząsać, olbrzymim ciałem radziwiła i przestał rzęzić. Zbudzili się zaraz ci, którzy go otaczali i poczęli patrzeć bystro naprzód na niego, potem na siebie. Lecz on rzekł, jakoby mi ktoś z piersi zlazł, lżej mi. Potem zwrócił nieco głowę, począł patrzeć uważnie ku drzwiom, na koniec ozwał się. Harłamp, sługa waszej książęcej mości, a czego tu Stachowicz chce? Pod biednym Harłampem zadygotały nogi, bo o ile nieustraszony był w boju, o tyle zabobonny, więc obejrzał się szybko i rzekł przytłumionym głosem, Stachowicza tu nie masz, wasza książęca mość kazał go w kiejdanach rozstrzelać książę przymknął oczy i nie odpowiedział ani słowa przez jakiś czas słychać tylko było żałosne i przeciągłe wycie wichru płacz ludzki w tym wichrze słychać rzekł znów książę otwierając całkiem przytomnie oczy ale ja mnie sprowadzał szwedów jenoradziejowski a gdy nikt nie odpowiadał po małej chwili dodał on najwięcej winien on najwięcej winien, on najwięcej winien. I jakaś otucha wstąpiła mu do piersi, jak gdyby uradowało go wspomnienie, że był ktoś od niego winniejszy. Wkrótce jednak inne, cięższe myśli musiały mu przyjść do głowy, bo twarz mu pociemniała i powtórzył kilkakrotnie Jezus, Jezus, Jezus. I znowu napadła go duszność, począł rzęzić jeszcze straszniej niż poprzednio. Tymczasem z zewnątrz doszły odgłosy wystrzałów muszkietowych, zrazu rzadkich, potem coraz gęstszych, ale wśród zamieci śnieżnej i wycia wichru nie brzmiały zbyt głośno i można było myśleć, że to rozlegają się jakieś ustawiczne stukania do bramy. – Biją się – rzekł medyk książęcy. – Jako zwyczajnie – odpowiedział Harłamp – Ludzie marzną w zamieci, to wolą się bić dla rozgrzewki. Szósty już dzień tego wichru i śniegu, odpowiedział medyk. Wielkie zmiany przyjdą w tym królestwie, bo niezwyczajna to rzecz. Na to odrzekł Harłamp. Daj je, Boże, nie stanie się nic gorszego. Dalszą rozmowę przerwał im książę, na którego znów przyszła ulga. Harłamp, sługa waszej książęcej mości, czy mi się ze słabości tak wydaje, czy też oskierko parę dni temu chciał petardą bramę wysadzać? Chciał wasza książęca mość, ale szwedzi petardę porwali i sam nieszkodliwie postrzelo na sapierzyńcy odbici. Jeżeli nieszkodliwie, to znów będzie tentował. A który dziś dzień? Ostatni grudnia wasza książęca mość. Boże, bądź miłości w duszy mojej! Nie dożyję już nowego roku. Dawno mi przepowiadano, iż w każdym piątym roku śmierć stoi koło mnie. Bóg łaska w wasza książęca mość. Bóg jest z panem Sapiechą, odpowiedział książę głucho. Nagle począł się oglądać i rzekł, zimno na mnie od niej idzie. Nie widzę jej, ale czuję, że ona tu jest. Kto taki wasza książęca mość? Śmierć w imię ojca i syna i ducha świętego. Nastała chwila milczenia. Słychać tylko było szept pacierzy, odmawianych przez panią Jakimowiczową. Powiedzcie, ozwał się książę przerywanym głosem, zaliwy naprawdę wierzycie, że poza waszą wiarą nikt zbawion być nie może. I w godzinę śmierci można jeszcze od błędów rewokować, odrzekł Harłamp. Odgłosy wystrzałów stały się w tej chwili jeszcze gęstsze. Huk dział począł wstrząsać szybami, które za każdym razem odpowiadały żałosnym dźwięczeniem. Książę słuchał czas jakiś spokojnie, po czym uniósł się z lekka na wezgłowiu. Zwolna oczy poczęły się rozszerzać, źrenice błyskać. Siadł, przez chwilę trzymał rękoma głowę, nagle krzyknął jak w obłąkaniu: Bogusław! 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 Harłamp wybiegł jak szalony z komnaty. Zamek cały trząsł się i dygotał od huku dział. Nagle dał się słyszeć krzyk kilku tysięcy głosów, po czym targnęło coś z okropnym łomotem ścianami, aż głownie i węgle z komina wysypały się na posadzkę. Jednocześnie Harłam wpadł z powrotem do sali. Sapierzyńscy bramę wysadzili, krzyknął. Szwedzi uciekli do wieży. Nieprzyjaciel, tuż, wasza książęca mość. Dalsze słowa zamarły mu w ustach. Radziwił, siedział na sofie z oczyma wyszłymi na wierzch. Otwartymi ustami łapał raz po raz powietrze, zęby miał wyszczerzone, rękoma darł sofę, na której siedział i patrząc z przerażeniem w głąb komnaty, krzyczał, a raczej chrapał między jednym oddechem a drugim: To Radziejowski! Ja nie ratunku! Czego chcecie? Weźcie te koronę! To Radziejowski! Ratujcie ludzie! Jezus, Jezus, Mario! To były ostatnie słowa Radziwiła. Następnie porwała go straszliwa czkawka, oczy wyszły mu jeszcze okropniej z oprawy, wyprężył się, padł na wznaki, i pozostał bez ruchu. Skonał, rzekł medyk. Marii wzywał. Słyszeliście, choć Kalwin, ozwała się pani Jakimowiczowa. Dorzućcie na ogień, rzekł do struchlałych Paziów Harłamp. Sam zaś zbliżył się do trupa, przymknął mu powieki, za czym zdjął z pancerza złocisty obraz Boga rodzicy, który na łańcuszku nosił i, ułożywszy ręce radziwiła na piersiach, włożył mu go między palce. Światło ognia odbiło się od złotego tła obrazu, a ów odblask padł na twarz wojewody i rozweselił ją tak, że nigdy nie wydawała się tak spokojna. Harłam siadło obok ciała i wsparłszy łokcie o kolana, ukrył oblicze w dłoniach. Milczenie przerywał tylko huk wystrzałów. Nagle stało się coś strasznego. Błysnęła naprzód okropna jasność, zdawało się, że świat cały w ogień się zmienił, a jednocześnie niemal rozległ się taki huk, jakoby Ziemia zapadała się pod zamkiem. Zachwiały się ściany. Pułap zarysował się przeraźliwym trzaskiem, okna wszystkie runęły na podłogę i szkło szyb rozbiło się w setne okruchy. Przez puste otwory okien wdarły się w tej chwili tumany śniegu i wicher począł wyć ponuro w kątach sali. Wszyscy ludzie w komnacie będący padli twarzami na ziemię, wszyscy o mieli ze strachu. Podniósł się pierwszy harłamp i zaraz spojrzał na trupa wojewody ale trup leżał równo, spokojnie, jeno obrazek złocisty przechylił mu się nieco w rękach. Harłam podetchnął. Poprzednio był pewien, że to churma szatanów wdarła się do sali po ciało książęce. Słowo stało się ciałem, rzekł. To Szwedzi musieli wysadzić prochami wieże i siebie. Lecz z zewnątrz nie dochodził żaden odgłos. Widocznie wojska sapierzyńskie stały w niemym podziwie albo może w obawie, że cały zamek jest podminowany i że prochy kolejno wybuchać będą. Dorzućcie do ognia, rzekł Pacholentom Harłamp. I znów komnata zapłonęła jaskrawym, migotliwym światłem. Naokoło trwała cisza śmiertelna, jeno ogień syczał, jeno wicher wył i śnieg walił coraz większy przez puste okna. Aż nareszcie zabrzmiały zmieszane głosy, potem rozległ się brzęk ostruk i tupot licznych kroków. Drzwi od sali otworzyły się na rozcież i żołnierze wpadli do środka. Uczyniło się jasno od gołych szabel i coraz to więcej postaci rycerskich przybranych w hełmy, kapuzy, kołpaki, tłoczyło się przez drzwi. Wielu niosło w rękach latarnie i ci świecili nimi, postępując ostrożnie, chociaż w komnacie widno było i tak od ognia. Na koniec z tłumu wyskoczył mały rycerz cały w szmelcowanej zbroi i krzyknął: Gdzie wojewoda Wileński? Tu rzekł Harłamp, ukazując na ciało leżące na sofie. Pan Wołodyjowski spojrzał i rzekł: Nie żyje. Nie żyje, nie żyje, poszedł głos z ust do ust. Nie żyje zdrajca i sprzedawczyk. Tak jest, rzekł ponuro Harłamp. Ale jeśli sponiewieracie ciało jego i na szablach je rozniesiecie, źle uczynicie, bo najświętszej panny przed skonem wzywał i jej konterfekt w ręku dzierży. Słowa te wielkie uczyniły wrażenie. Krzyki umilkły. Natomiast żołnierze poczęli się zbliżać, obchodzić Sofę i przypatrywać się nieboszczykowi. Ci, którzy mieli latarnie, świecili mu nimi w oczy, on leżał olbrzymi, posępny, z hetmańskim majestatem w twarzy i zimną powagą śmierci. Żołnierze przychodzili kolejno, a między nimi i starszyzna. Zbliżył się więc Stankiewicz i dwaj skrzetuscy i Chorodkiewicz, Jakub Kmicic, Joskierko i, i pan Zagłoba. Prawda jest, rzekł cichym głosem pan Zagłoba, jakby bał się zbudzić księcia. Najświętszą pannę w rękach trzyma i blask młodniej na lica pada. To rzekłszy zdjął kołpak z głowy. W tej chwili uczynili to wszyscy. Nastało milczenie pełne szacunku, które przerwał wreszcie Wołodyjowski. Ach, rzekł, już on na sądzie Bożym i ludzie nic do niego nie mają. Tu zwrócił się do harłampa: Lecz ty, nieszczęśniku, czemuś to dla niego ojczyzny i pana odstąpił? Dawajcie go sam! ozwało się zaraz kilka głosów. Na to harłamp wstał i wyjąwszy szablisko cisnął ją z brzękiem na ziemię. Macie mnie! Rozsiekajcie, rzekł. Nie odstąpiłem go razem z wami, gdy był potężny jako król, a potem nie godziło mi się go opuszczać, gdy był w mizerii i gdy nikt przy nim nie pozostał. Oj, nie utyłem na tej służbie, bom trzy dni już nic w gębie nie miał i nogi się chwieją pode mną. Ale macie mnie, rozsiekajcie, gdyż i do tego się przyznaję. Tu głos pana Harłampa zadrgał, żem go miłował. To rzekłszy zatoczył się i byłby upadł, ale zagłoba otworzył mu ramiona, chwycił go, podtrzymał, a potem krzyczeć począł: Na żywy Bóg! Dajcie mu jeść i pić! Trafiło to wszystkim do serca, więc wzięto pana Harłampa pod ręce i wyprowadzono go zaraz z komnaty. Po czym i żołnierze poczęli ją kolejno opuszczać, żegnając się pobożnie. W drodze do kwatery pan Zagłoba rozważał coś w umyśle, zastanawiał się, chrząkał, nareszcie pociągnął za połę pana Wołodyjowskiego. Panie Michale, rzekł, a czego? Już mnie zawziętość naradziwiła minęła. Co nieboszczyk, to nieboszczyk. Odpuszczam mu z serca, że na szyję moją nastawał. Przed trybunałem on niebieskim, odrzekł Wołodyjowski. Otóż, otóż, mm, żeby mu to, co pomogło, dałbym zresztą i namże, bo widzi mi się, że ma tam okrutnie kruchą sprawę. Bóg miłosierny. Że miłosierny to miłosierny, ale ci on bez abominacji na heretyków patrzeć nie może. A to nie tylko heretyk, ale i zdrajca, od co? Tu pan za zadarł głowę i począł spoglądać ku górze. Boję się, rzekł po chwili. Żeby mi który szwed z tych, co się prochami wysadzili, na łeb nie zleciał. Bo że ich tam w niebie nie przyjęto, to pewna. Dobrzy pachołkowie, rzekł z uznaniem pan Michał. Woleli zginąć niż się poddać. Mało takich żołnierzów w świecie. Po czym szli w milczeniu, nagle pan Michał zatrzymał się. Billewiczówny w zamku nie było, rzekł. A skądże wiesz? Pytałem onych paziów. Bogusław ją wziął do Taurogów. Oj, rzekł Zagłoba, to jakoby wilkowi kozę powierzono, ale to nie twoja rzecz. Tobie przeznaczona tamta pestka. Rozdział trzydziesty Lwów od chwili przybycia króla zmienił się w istotną stolicę Rzeczypospolitej. Wraz z królem przybyła większa część biskupów z całego kraju i wszyscy ci świedcy senatorowie, którzy nie służyli nieprzyjacielowi. Wydane lauda zwołały również pod broń szlachtę województwa ruskiego i dalszych przyległych, która stanęła licznie a zbrojno z tym większą łatwością, że Szwedów wcale w tych stronach nie było. Rosły też oczy i serca na widok tego pospolitego ruszenia, w niczym albowiem nie przypominało ono owego wielkopolskiego, które pod ujściem tak słabo stawiło nieprzyjacielowi zaporę. Przeciwnie, nadciągała tu groźna i wojownicza szlachta, z dziecka na koniu i w polach hodowana, wśród ciągłych napadów tatarskiej dziczy przywykła do przelewu krwi i pożogi, lepiej władnąca szablą niż łaciną. Świeżo jeszcze wyćwiczyła ją Chmielniczczyzna, siedm lat bez przerwy trwająca, tak że nie było między nimi człowieka, który by tyle razy przynajmniej w ogniu nie był, ile sobie lat liczył. Coraz nowe ich roje przybywały do Lwowa. Jedni ciągnęli od przepaścistych Bieszczadów, inni znad Prutu, Dniestru i Seretu, którzy siedzieli na krętych rzeczach dniestrowych, którzy siedzieli nad Rostoczystym Bochem, których nad Sinuchą nie starła złona ziemi Inkursja Chłopska, którzy na tatarskich rubieżach się ostali, ci wszyscy na głos pana dążyli teraz do lwiego grodu, aby stamtąd na nieznanego jeszcze nieprzyjaciela pociągnąć. Waliła szlachta z Wołynia i z dalszych jeszcze województw, Taką nienawiść rozpaliła we wszystkich duszach straszna wieść o podniesieniu przez nieprzyjaciela świętokradzkiej ręki na patronkę Rzeczypospolitej w Częstochowie. Zaś kozactwo nie śmiało stawić przeszkód, bo nawet w najzatwardzialszych poruszyły się serca i zresztą samo było od Tatarów zmuszone bić przez posłów czołem królowi i po raz setny przysięgi wierności ponawiać. Groźne dla królewskich nieprzyjaciół poselstwo tatarskie pod wodzą Subakhazi Beja bawiło w Lwowie, ofiarując w imieniu Hanowym 100 tysięcy ordy na pomoc Rzeczypospolitej, z której 40 tysięcy mogło zaraz spod kamieńca w pole wyruszyć. Prócz poselstwa tatarskiego zjechała i legacja z Siedmiogrodu dla prowadzenia wszczętych z Rakoczym o następstwo tronu rokowań. Bawił i poseł cesarski. Był nuncjusz papieski, który razem z królem przyjechał, co dzień nadjeżdżały deputacje od wojsk koronnych i litewskich, od województw i ziem z oświadczeniami wierności dla majestatu i chęci obrony do upadłego najechanej ojczyzny. Rosła tedy fortuna królewska, podnosiła się w oczach ku podziwowi wieków i narodów tak niedawno zupełnie pognębiona pospolita. Rozpaliły się dusze ludzkie rządzą wojny i odwetu, a jednocześnie okrzepły. I jak na wiosnę deszcz, ciepły a obfity topi śniegi tak potężna nadzieja stopiła zwątpienie. Nie tylko chciano zwycięstwa, ale wierzono w nie. Coraz to nowe wieści pomyślne, choć często nieprawdziwe, przechodziły z ust do ust. Raz wraz opowiadano tu o odebranych zamkach, to o bitwach, w których nieznane pułki pod nieznanymi dotąd wodzami rozgromiły Szwedów, to o strasznych chmurach chłopstwa, podnoszącego się jako szarańcza przeciw nieprzyjacielowi. Imię Stefana Czarnieckiego coraz częściej pojawiało się na wszystkich ustach. Szczegóły w onych wieściach były często nieprawdziwe, ale razem wzięte odbijały jako zwierciadło to, co się działo w całym kraju. Lecz w Lwowie, było jakoby ustawiczne święto. Gdy król przybył, witało go miasto uroczyście, więc duchowieństwo trzech obrządków, rajcy, miejscy, kupiectwo, cechy. Na placach i ulicach, gdzie okiem rzuciłeś, powiewały chorągwie białe, szafirowe, purpurowe, złociste. Dumnie podnosili lwowianie swego złotego lwa w błękitnym polu, z chlubą wspominając zaledwie przeszłe kozackie i tatarskie napady. Za każdym ukazaniem się królewskim krzyk się czynił pomiędzy tłumami, a tłumów nigdy nie brakło. Ludność podwoiła się w ostatnich dniach. Prócz senatorów, biskupów, prócz szlachty napłynęły i tłumy chłopstwa, bo się rozbiegła wieść, że król zamyśla los chłopski poprawić. Więc sukmany i gunie pomieszały się z żółtymi kapotami mieszczan. Przemyślni ormianie o smagłych twarzach porozbijali szałasy z towarem i bronią, którą chętnie kupowała zgromadzona szlachta. Była znaczna liczba i tatarów przy poselstwie: i węgrzyni i wołosi, i rakuszanie, moc luda, moc wojska, moc odmiennych twarzy, moc strojów dziwnych, barwnych, jaskrawych a rozmaitych, moc służby dworskiej, więc olbrzymich pajuków, hajduków, janczarów, kraśnych kozaków, laufrów z cudzoziemska przybranych. Na ulicach od rana do wieczora gwar ludzki, przejeżdżanie to chorągwi komputowych, to oddziałów konnej szlachty, krzyki, komendy, migotanie zbroi i gołych szabel, rżenie koni, huk armat i śpiewy pełne gruźpi i przekleństw dla Szweda. A dzwony w kościołach polskich, ruskich i ormiańskich biły nieustannie, zwiastując wszystkim, że król jest w Lwowie i że Lwów to ze stolic pierwszy, ku wieczystej swej chwale przyjął króla wygnańca. Bito mu też czołem, gdzie się tylko pokazał. Czapki wylatywały w górę, a okrzyki wiwat wstrząsały powietrzem. Bito czołem i przed karocami biskupów, którzy przez okna żegnali zgromadzone tłumy. Kłaniano się też i wykrzykiwano senatorom, czcząc w nich wierność dla pana i ojczyzny. Tak wrzało całe miasto. Nawet nocą palono na placach stosy drzewa, przy których koczowali mimo zimy i mrozu ci, którzy się w kwaterach dla zbytniego ścisku pomieścić nie mogli. Król zaś trawił dnie całe na naradach z senatorami. Przyjmowano poselstwa zagraniczne, deputacje ziemi wojsk. Obmyślano sposoby zapełnienia pustego skarbca pieniędzmi. Używano wszelkich sposobów, aby rozniecić wojnę tam wszędzie, gdzie nie płonęła dotąd. Latali gońcy do miast znaczniejszych we wszystkie strony Rzeczypospolitej, aż Hen do dalekich Prus i na żmudź Świętą. Do tyszowiec, do hetmanów, do pana Sapiechy, który po zburzeniu Tykocina szedł z wojskiem swoim wielkimi pochodami na południe szli gońcy i do pana chorążego wielkiego koniec polskiego który jeszcze stał przy szwedach tam gdzie było trzeba posyłano zasiłki pieniężne ekscytowano o ospalszych manifestami król uznał uświęcił i potwierdził konfederację tyszowiecką i sam do niej przystąpił wziąwszy wodze wszelkich spraw w swe niestrudzone ręce pracował od rana do nocy Więcej dobro Rzeczypospolitej niż własny czas, niż własne zdrowie ważąc. Lecz jeszcze nie tu był kres jego usiłowań. Postanowił bowiem zawrzeć w imieniu swoim i stanu w takie przymierze, którego by żadna potęga ziemska przemóc nie zdołała, a które by w przyszłości do poprawy Rzeczypospolitej mogło posłużyć. Nadeszła nareszcie ta chwila. Tajemnica musiała się przedrzeć od senatorów do szlachty, a od szlachty do pospólstwa, gdyż od rana mówiono, że w czasie nabożeństwa stanie się coś ważnego, że król jakieś uroczyste śluby będzie składał. Mówiono o poprawie losów chłopskich i o konfederacji z niebem. Inni wszelako twierdzili, że to są niebywałe rzeczy, których przykładów dzieje nie podają, ale ciekawość była podniecona i powszechnie czegoś oczekiwano. Dzień był mroźny, jasny, drobniuchne źdźbła śniegu latały po powietrzu, błyszcząc na kształt iskier. Piechota łanowa lwowska i powiatu żydaczowskiego w półszubkach błękitnych, bramowanych złotem i półregimentu węgierskiego wyciągnęły się w długi szereg przed katedrą, trzymając muszkiety przy nogach. Przed nimi na kształt pasterzy przechodzili wzdłuż i w poprzek oficerowie z trzcinami w ręku. Pomiędzy dwoma szpalerami płynął jak rzeka do kościoła tłum różnobarwny. Więc naprzód szlachta i rycerstwo, a za nią senat miejski z łańcuchami pozłocistymi na szyjach i ze świecami w rękach, a prowadził go burmistrz, słynny na całe województwo medyk, przybrany w czarną togę aksamitną i biret. Za senatem szli kupcy. A między nimi wielu Ormian w zielonych ze złotem myckach na głowie i w obszernych wschodnich chałatach. Ci, chociaż do innego obrządku należąc, ciągnęli wraz z innymi, by stan reprezentować. Za kupiectwem dążyły cechy z chorągwiami, a więc rzeźnicy, piekarze, szewcy, złotnicy, konwisarze, szychterze, płatnerze, kordybanci, miodowarzy i ilu tylko innych jeszcze było. Z każdego ludzie wybrani szli za swoją chorągwią, którą niósł okazalszy od wszystkich urodą chorąży. Za czym dopiero waliły bractwa różne i tłum pospolite. W łyczkowych kapotach, w kożuchach, guniach, sukmanach, mieszkańcy przedmieść, chłopi. Nie tamowano przystępu nikomu, dopóki Kościół nie zapełnił się szczelnie ludźmi wszelakich stanów i płci obojej. Na koniec zaczęły zjeżdżać i karety, lecz omijały główne drzwi, albowiem król, biskupi i dygnitarze mieli osobne wejście bliżej wielkiego ołtarza. Co chwila wojsko prezentowało broń, następnie żołnierze spuszczali muszkiety do nogi i huchali na zmarznięte dłonie, wyrzucając z piersi kłęby pary. Zajechał król z nuncjuszem Widonem. Potem arcybiskup Gnieźnieński z księciem biskupem Czartoryskim. Potem ksiądz biskup Krakowski, ksiądz arcybiskup Lwowski, kanclerz Wielki Koronny, wielu wojewodów i kasztelanów. Ci wszyscy znikali w bocznych drzwiach, a ich karoce, dwory, masztalerze i wszelkiego rodzaju dworscy utworzyli jakoby nowe wojska, stojące z boku katedry. Zemszą wyszedł nuncjusz apostolski Widon przybrany na purpurze, wornat biały, naszywany perłami i złotem. Dla króla urządzono klęcznik między wielkim ołtarzem a stallami, przed klęcznikiem leżał rozpostarty dywan turecki, kanonickie krzesła zajęli biskupi i świadcy senatorowie. Różnobarwne światła wchodzące przez okna w połączeniu z blaskiem świec, od których ołtarz gorzeć się zdawał, padały na twarze senatorskie ukryte w cieniu kanonickich krzeseł. Na białe brody, na wspaniałe postawy, na złote łańcuchy, aksamity i fiolety. Rzekłbyś, rzymski senat, taki w tych starcach majestat i powaga. Gdzie niegdzie wśród sędziwych głów widać twarz senatora wojownika. Gdzie niegdzie błyśnie jasna główka młodego panięcia. Wszystkie oczy utkwione w ołtarz. Wszyscy modlą się. Błyszczą i chwieją się płomienie świec. Dymy z kadzielnic igrają i kłębią się w blaskach. Z drugiej strony stallów kościół nabity głowami, a nad głowami tęcza chorągwi jako tęcza kwiatów się mieni. Majestat króla Jana Kazimierza padł wedle zwyczaju krzyżem i korzył się przed majestatem bożym. Wreszcie wydobył ksiądz już z Cyborium kielich i zbliżył się z nim do klęcznika. Wówczas król podniósł się z jaśniejszą twarzą, rozległ się głos nuncjusza, etce agnus dei, i król przyjął komunię. Przez jakiś czas klęczał schylony, na koniec podniósł się, oczy zwrócił ku niebu i wyciągnął obie ręce. Uciszyło się nagle w kościele tak, że oddechów ludzkich nie było słychać. Wszyscy odgadli, że chwila nadeszła i że król jakiś ślub będzie czynił. Wszyscy słuchali w skupieniu ducha, a on stał ciągle z wyciągniętymi rękoma, wreszcie głosem wzruszonym, ale jak dzwon donośnym, tak mówić począł. Wielka człowieczeństwa boskiego, matko i panno, ja, Jan Kazimierz, Twego syna, króla królów i pana mojego i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych najświętszych stóp przychodząc, te oto konfederacje czynię. Ciebie za patronkę moją i państwa mego królową dzisiaj obieram. Mnie, królestwo moje polskie, wielkie księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie i czernichowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystkie twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrze. Tu padł król na kolana i milczał chwilę. W kościele cisza ciągle trwała śmiertelna, więc wstawszy, tak dalej mówił, a że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony, przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie... Moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi Naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktorię nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata, Rozpamiętywaniem łaski boskiej i twojej, panno przeczysta. Tu znów przerwał i klęknął. W kościele uczynił się szmer, lecz głos królewski wnet go uciszył i choć drżał teraz z kruchą wzruszeniem, tak dalej mówił jeszcze donośniej, a że z wielkim żalem serca mego uznaje dla jęczenia w opresji ubogiego pospólstwa oraczów przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat, w królestwie moim różnymi plagami trapiącą nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze Stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym Matko Miłosierdzia królowo i Pani moja jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, Abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełnienia tego, co obiecuję. Słuchało tych słów królewskich duchowieństwo, senatorowie, szlachta, gmin. Wielki płacz rozległ się w kościele, który naprzód w chłopskich piersiach się zerwał i z onych wybuchnął, a potem stał się powszechny. Wszyscy wyciągali ręce ku niebu, rozpłakane głosy powtarzały Amen. Amen, amen na świadectwo, że swoje uczucia i swoje wota ze ślubem królewskim łączą. Uniesienie ogarnęło serca i zbratały się w tej chwili w miłości dla Rzeczypospolitej i jej patronki. Za czym radość niepojęta, jako czysty płomień, rozpaliła się na twarzach, bo w całym tym kościele nie było nikogo, kto by jeszcze wątpił, że Bóg Szwedów pogrąże. Król zaś po ukończonym nabożeństwie wśród grzmotu wystrzałów z muszkietów i dział, wśród gromkich okrzyków – Wiktoria, Wiktoria, niech żyje! – jechał do grodu i tam one niebieską konfederację wraz z Tyszowiecką roborował. Rozdział trzydziesty pierwszy Po owych uroczystościach różne wieści zaczęły nadlatywać jak ptastwo skrzydlate do Lwowa. Były dawniejsze i świeże, mniej lub więcej pomyślne, ale wszystkie dodawały ducha. Więc naprzód konfederacja tyszowiecka szerzyła się jak pożar. Kto żyw przystępował do niej, zarówno ze szlachty, jak i z pospólstwa. Miasta dostarczały wozów, strzelb, piechoty, Żydzi, pieniędzy. Nikt nie śmiał się przeciwić jej uniwersałom. Najospalsi na koń siadali. Nadszedł też i groźny manifest Wittenberga, zwrócony przeciw Związkowi. Ogień i miecz miał karać tych, którzy do niego przystępowali, ale sprawiło to taki skutek, jakby kto chciał prochem płomień zasypać. Manifestów, zapewne za wiedzą królewską i dla tym większego podniesienia zawziętości przeciw Szwedom, rozrzucono w wielkiej ilości egzemplarzy po Lwowie i nie godzi się mówić, co pospólstwo dokazywało z tymi papierami dość, że wiatr je nosił, srodze pohańbione po lwowskich ulicach, rzacy zaś pokazywali ku ciesze tłumów w wiasełkach wittenberkową kontuzję, śpiewając przy tym pieśń poczynającą się od słów Wittenberku nieboże, lepiej zmykaj za morze jak zając, bo gdy sypną się guzy, to pogubisz rajtuzy zmykając. On zaś, jakby czyniąc zadość słowom pieśni, zdał komendę w Krakowie dzielnemu Wircowi, a sam udał się śpiesznie do Elbląga, gdzie król szwedzki przebywał wraz z królową, trawiąc czas na ucztach i radując się w sercu, że tak prześwietnego królestwa stał się panem. Przeszły także do Lwowa doniesienia o upadku Tykocina i rozweseliły umysły. Dziwnym było, że poczęto o tym mówić nim jakikolwiek goniec przybył. Nie zgadzano się tylko co do tego, czy książę wojewoda Wileński umarł, czy w niewoli. Twierdzono wszakże, że pan Sapiecha na czele znacznej potęgi wszedł już z Podlasia w województwo lubelskie, ażeby się z hetmanami połączyć, że po drodze bije Szwedów i z każdym dniem w siłę rośnie. Na koniec od niego samego przybyli posłowie, i w znacznej liczbie bo ni mniej ni więcej tylko całą chorągiew przesłał wojewoda do dyspozycji królewskiej, pragnąc przez to okazać cześć panu, zabezpieczyć od wszelkiej możliwej przygody jego osobę, a może i własne podnieść przez to znaczenie. Przywiódł ów znak młody pułkownik Wołodyjowski, dobrze królowi znajomy, zaraz też Janka Kazimierz kazał mu stanąć przed sobą i ścisnąwszy za głowę rzekł: Witaj, sławny żołnierzyku, siła upłynęło wody od kiedy straciliśmy cię z oczu. Bodajże pod beresteczkiem widzieliśmy cię ostatni raz całego we krwi unurzanego. Pan Michał pochylił się do kolan pańskich i odrzekł: i w Warszawie później, miłościwy panie, Byłem też w zamku z dzisiejszym panem kasztelanem kijowskim. A służysz ciągle! Nie zachciało ci się to domowych w czasów użyć, bo rzecz pospolita była w potrzebie, a w onych zawieruchach i substancja przepadła. Nie mam, gdziebym głowę złożył, miłościwy panie, ale sobie nie przykrze, tak myśląc, że to dla majestatu i ojczyzny pierwsza żołnierska powinność. Bodaj takich więcej! Bodaj więcej! Nie panoszyłby się, nieprzyjaciel. Da Bóg, przyjdzie czas i na nagrody, a teraz powiadaj coście z wojewodą Wileńskim uczynili. Wojewoda Wileński na Sądzie Bożym. Właśnie wtedy z niego duch wyszedł, gdyśmy do ostatniego szturmu szli. Jakże to ono było? Oto jest relacja wojewody Witebskiego, rzekł pan Michał. Król wziął pismo i zaczął czytać, ale ledwie zaczął zaraz przerwał. Myli się w tym pan Sapiecha, rzekł, pisząc, iż wielka litewska buława wakat. Nie wakat, bo jemu ją oddaje. Nie ma też nad niego godniejszego, odrzekł pan Michał. I całe wojsko będzie do śmierci waszej królewskiej mości za ten uczynek wdzięczne. Uśmiechnął się król na ową prostoduszną konfidencję żołnierską i czytał dalej. Po chwili westchnął, Mógłby radziwił być najpiękniejszą perłą w tej sławnej koronie, gdyby duma i błędy, które wyznawał nie wysuszyły mu duszy. Stało się, niezbadane wyroki boskie radziwił i Opaliński, prawie w jednym czasie. Sądź ich, Panie, nie wedle ich grzechów, ale wedle Twojego miłosierdzia. Nastało milczenie, po czym król zaczął dalej czytać. Wdzięczni jesteśmy panu wojewodzie, rzekł skończywszy, że mi całą chorągiew i największego, jako pisze, kawalera pod rękę przysyła. Ale tu mi bezpieczno, a kawalerowie, zwłaszcza tacy owo, w polu teraz najpotrzebniejsi. Wypocznijcie trochę, a potem was panu Czarnieckiemu w sukurs podeślę, bo na niego pewnie największy impet się zwróci. Dość my już wypoczywali pod tykocinem miłościwy panie, ozwał się z zapałem mały rycerz. Teraz chyba by konie trochę odżywić, my zaś moglibyśmy i dziś jeszcze ruszyć, bo z panem Czarnieckim rozkosze będą niewypowiedziane. Szczęście to wielkie patrzeć w oblicze miłościwego naszego pana, ale do Szwedów także nam pilno. Król rozpromienił się. Ojcowska dobroć osiadła mu na obliczu i rzekł: patrząc z zadowoleniem na siarczystą postać małego rycerza Tyś to żołnierzyku pierwszy pułkownikowską buławę pod nogi nieboszczykowi księciu wojewodzie rzucił Nie pierwszym rzucił wasza królewska mość ale pierwszy raz a daj Boże ostatni przeciw dyscyplinie wojennej wykroczył Tu zaciął się pan Michał i po chwili dodał nie lża było inaczej Pewnie rzekł król Ciężkie to były czasy na tych, którzy powinność wojskową rozumieją, ale i posłuch musi mieć swoje granice, za którymi się wina rozpoczyna. Siłaż tam starszyzny przy radziwile się ostało. W Tykocinie znaleźliśmy z oficjerów jednego tylko pana Harłampa, który zrazu księcia nie opuściwszy, nie chciał go potem w mizerii opuszczać. Kompasja go jeno przy księciu trzymała, bo afekt przyrodzony do nas ciągnął. Ledwieśmy go odkarmili, taki tam już był głód, a on sobie jeszcze od gęby odejmował, aby księcia pożywić. Teraz tu do Lwowa przyjechał miłosierdzia waszej królewskiej mości błagać, a i ja do nóg twoich za nim miłościwy panie upadam, bo to człowiek służały i dobry żołnierz. Niechże tu przyjdzie, rzekł król. Ma on też ważną rzecz waszej królewskiej mości panu memu miłościwemu objawić, Którą był z ust księcia Bogusława w Kijdanach słyszał, a która zdrowia i bezpieczeństwa świętej dla nas osoby Waszej królewskiej mości Atinet. Czy nie o kmicicu? Tak jest, miłościwy panie. A ty znałeś kmicica? Znałem i biłem się z nim, ale gdzieby teraz był, tego nie wiem. Co o nim myślisz? Miłościwy panie! Skoro on takiej imprezy się podjął, to nie ma tych mąk, których by nie był godzien, bo wyrzutek to spiekła rodem. A, nieprawda, rzekł król. Wszystko to księcia Bogusława wymysły. Ale położywszy na stronę ową sprawę, powiadaj, co o tym człeku wiesz z jego dawniejszych czasów? Żołnierz to był zawsze wielki i w dziele wojennym niezrównany. Tak jak on Chowańskiego podchodził, że w kilkaset ludzi do utrapienia całą potencję nieprzyjacielską przywiódł, tego by nikt inny nie potrafił. Cud, że z niego skóry nie zdarto i na bęben nie naciągnięto. Gdyby kto był wączas chowańskiemu samego księcia wojewodę w ręce wydał, jeszcze by go tak nie usatysfakcjonował, jak skmicica podarek mu uczyniwszy. Jakże do tego doszło, że kmicic chowańskiego sztućcami jadał, na jego kobierczyku sypiał, jego saniami i na jego koniu jeździł, ale potem i dla swoich był ciężki. Swawolił okrutnie, kondemnatami instar pana łaszczą mógł sobie kierejkę potrzeć, a już w Kiejdanach całkiem się pogrążył. Tu pan Wołodyjowski opowiedział szczegółowo wszystko, co zaszło w Kiejdanach. Jan Kazimierz zaś słuchał chciwie, a gdy wreszcie doszedł pan Michał do tego, jak pan zagłoba uwolnił naprzód siebie, a potem wszystkich kompanionów z radziwiłowskiej niewoli, począł się król za boki brać ze śmiechu. Wir incomparabilis, wir incomparabilis, powtarzał. A jest, że on tu z tobą? Na rozkazy waszej królewskiej mości, odpowiedział Wołodyjowski. U ten szlachcic przeszedł. Przyprowadź, że mi Go do stołu na wesołą chwilę i Panów skrzetuskich z nim razem, a teraz powiadaj, co wiesz więcej o kmicicu? Z listów, przy Rochu Kowalskim znalezionych, dowiedzieliśmy się dopiero, iż po śmierć nas do Birżów posyłano. Gonił nas jeszcze książę i wojskiem starał się otoczyć, ale nie przykrył. Wymknęliśmy się szczęśliwie i nie dość, bośmy niedaleko kiejdan Kmicica złapali, którego zaraz na rozstrzelanie ordynowałem. Oj, rzekł król, to widzę prędko tam u was na Litwie szło. Wszelako przedtem pan Zagłoba kazał go obszukać, jeśli jakowych listów przy sobie nie ma. Jakoż znalazło się pismo hetmańskie, z którego dowiedzieliśmy się, że gdyby nie kmicic, to by nas do birżów nie wywożono, ale nie mieszkając w kiejdanach rozstrzelano. A widzisz, wtrącił król, po tym tedy nie godziło nam się więcej na żywot jego nastawać. Puściliśmy go. Co dalej czynił, nie wiem, ale odradziwiła jeszcze nie odszedł. Bóg raczy wiedzieć, co to za człowiek. Łatwiej o każdym innym mieć opinię niż o takim wichrze. Przyradziwile został potem gdzieś jechał i znowu ostrzegł nas, iż książę Skiejdan ciągnie. Trudno negować, jak znaczną nam przysługę oddał, bo gdyby nie owo ostrzeżenie, byłby wojewoda Wileński na ubezpieczone wojska napadał i pojedynczo chorągwie znosił. Sam nie wiem, miłościwy panie, co mam myśleć. Jeśli to oszczerstwo, co książę Bogusław powiadał, zaraz się to okaże rzekł król i zaklaskał w dłonie. Zawołaj tu pana babinicza rzekł do pazia, który ukazał się w progu. Paść zniknął, a po chwili drzwi komnaty królewskiej otwarły się i stanął w nich pan Andrzej. Pan Wołodyjowski nie poznał go zrazu, był bowiem młody rycerz bardzo zmieniony i wybladły, jako że ostatniej walki w wąwozie nie mógł jeszcze przyjść do siebie. Patrzył tedy na niego pan Michał, nie poznawając. Dziw, ozwał się wreszcie, gdyby nie chudość gęby i nie to, że wasza królewska mość inne powiedziała nazwisko, rzekłbym pan kmicic. Król uśmiechnął się i odrzekł. Opowiadał mi tu właśnie ów mały rycerz o jednym okrutnym hultaju, który się tak nazywał, ale ja mu jako na dłoni wywiódł, że się w swym sądzie pomylił i pewien jestem, że mi pan Babinicz przyświadczy. — Miłościwy panie — odparł prędko Babinicz — jedno słowo waszej królewskiej mości lepiej tego hultaja oczyści niż największe moje przysięgi. I głos ten sam... Mówił ze wzrastającym zdumieniem mały pułkownik. Jeno tej blizny przez gębę nie było. Mości panie, rzekł na to Kmicic. Łeb szlachecki to rejestr, na którym coraz inna ręka szablą pisze. Ale jest tu i twoja konotatka, poznajże mnie. To rzekłszy schylił podgoloną głowę i wskazał palcem na długą, białawą bruzdę ciągnącą się tuż koło czuba. Moja ręka! Krzyknął pan Wołodyjowski. To kmicic! A ja ci mówię, że ty kmicica nie znasz! wtrącił król. Jak to miłościwy panie! Boś znał wielkiego żołnierza, ale swawolnika i radziwiłowskiego w zdradzie socjusza. A tu stoi hektor częstochowski, któremu jasna góra po księdzu kordeckim najwięcej zawdzięcza. Tu stoi obrońca ojczyzny i sługa mój wierny który mnie własną piersią zastawił i życie mi ocalił, gdym w wąwozach, jako między stado wilków, dostał się między Szwedów. Taki to ów nowy kmicic. Poznaj, że go i pokochaj, bo wart tego. Pan Wołodyjowski począł ruszać żółtymi wąsikami, nie wiedząc, co rzeca król dodał, i wiedz o tym że nie tylko on nic księciu Bogusławowi nie obiecywał, ale pierwszy na nim za ich praktyki zemstę wywarł, bo go porwał i chciał go w wasze ręce wydać. I nas ostrzegł przed księciem wojewodą wileńskim, zawołał mały rycerz. Jakiż anioł tak waszmości nawrócił? Uściskajcie się, rzekł król. Od razu waszmości pokochał, ozwał się pan Kmitic. Więc padli sobie w objęcia, a król patrzył na to i usta raz po razu wedle swego zwyczaju z zadowoleniem wydymał. Kmicic zaś ściskał tak serdecznie małego rycerza, że aż w górę go podniósł jak kota i nieprędko na powrót na nogi postawił. Po czym król wyszedł na codzienną naradę, zwłaszcza, że i obaj hetmani koronni przybyli do Lwowa, którzy mieli tam wojsko tworzyć, aby później poprowadzić je w pomoc panu Czarnieckiemu, i konfederackim oddziałom uwijającym się podróżnymi wodzami po kraju. Rycerze zostali sami. Pójdź, waszmość pan, do mojej kwatery, rzekł Wołodyjowski. Znajdziesz tam Skrzetuskich i pana Zagłobę, którzy radzi słyszą to, co mnie król jego mość powiadał. Jest też tam i pan Harłamp. Lecz Kmicic przystąpił do małego rycerza z wielkim niepokojem na twarzy, Siła ludzi znaleźliście przy księciu Radziwile? spytał. Ze starszyzny jeden harłamp był przy nim. Nie o wojskowych pytam dla Boga, a z niewiast! Zgaduję, o co chodzi, odparł zapłoniwszy się nieco mały rycerz. Pannę billewiczówne książę Bogusław wywiózł do taurogów. Na to zmieniło się w oczach obliczek micica. Więc naprzód stało się blade jak pergamin potem czerwone, potem jeszcze bielsze niż poprzednio. Zrazu słowa nie znalazł. Jeno nozdrzami parskał, chwytając powietrze, którego widocznie nie stawało mu w piersiach. Następnie chwycił się obu rękoma za skronie i biegając jak szalony po komnacie ją powtarzać — Gorze mnie, gorze, gorze! — Chodź, waść, harłam lepszą ci zda relację, bo był przy tym — rzekł Wołodyjowski. Rozdział 32. Wyszedłszy od króla, szli obaj rycerze w milczeniu. Wołodyjowski mówić nie chciał, kmicic nie mógł, bo go ból i wściekłość kąsały. Przebijali się tedy przez tłumy, które się były zebrały na ulicach bardzo licznie, wskutek wieści, że pierwszy zagonik Tatarów obiecanych przez Hana królowi nadciągnął i ma wejść do miasta, aby się zaprezentować królowi. Mały rycerz prowadził. Kmicic leciał jak błędny za nim, z kołpakiem nasuniętym na oczy, potrącając ludzi po drodze. Dopiero gdy wyszli na miejsce przestronniejsze, pan Michał chwycił Kmicica za przegub ręki i rzekł: Pomiarkuj się waść. Desperacją nic nie wskurasz. Ja nie desperuję, odrzekł Kmicic. Jeno mi jego krwi potrzeba. Możesz być pewien, że go między nieprzyjaciółmi ojczyzny znajdziesz. Tym lepiej. Mówił gorączkowo pan Andrzej, ale choćbym go i w kościele znalazł, dla Boga nie bluźnij, przerwał co prędzej mały pułkownik. Ten zdrajca do grzechu mnie przywodzi. Zamilkli na chwilę, po czym pierwszy pan Kmicic spytał, gdzie on teraz jest? Może w Taurogach, a może i nie. Harłamp będzie lepiej wiedział. Chodźmy, już niedaleko. Chorągiew za miastem stoi, a my tu i Harłamp z nami. Wtem Kmicic począł oddychać tak ciężko, jak człowiek, który pod stromą górę wchodzi Słabym jeszcze okrutnie, ozwał się Tym większego pomiarkowania waszmości potrzeba, ileże z takim rycerzem będziesz miał sprawę Już raz miałem i ot, co mi po niej zostało To, rzekłszy Kmicic, ukazał na pręgę w twarzy Powiedz, że mi waść, jak to było, bo król jegomość ledwie wspomniał Pan Kmicic począł opowiadać i choć przy tym zębami zgrzytał i aż kołpaczkiem cisnął o ziemię, jednak myśl jego oderwała się od nieszczęścia i uspokoił się trochę. Wiedziałem, że waść rezolut, rzekł mały rycerz, ale żeby aż radziwiła spośród jego chorągwi porwać, tego się i pować panu nie spodziewał. Tymczasem doszli do kwatery. Dwaj skrzetuscy, pan Zagłoba, dzierżawca z wąsoszy i harłamp zajęci byli oglądaniem korzuszków krymskich, które handlujący tatar przyniósł właśnie do wyboru. Harłamp, który najlepiej znał kmicica, poznał go też od jednego rzutu oka i upuściwszy korzuszek, zakrzyknął: Jezus Maria! Niech będzie imię pańskie pochwalone! zawołał dzierżawca z wąsoszy. Lecz zanim wszyscy ochłonęli ze zdziwienia, Wołodyjowski rzekł: Przedstawiam waszmościom częstochowskiego hektora i wiernego sługę królewskiego, którym za wiarę, ojczyznę i majestat krew przelewał. Tu, gdy zdziwienie jeszcze wzrosło, począł zacny pan Michał opowiadać z wielkim zapałem, co od króla o kmicicowych zasługach, a od samego pana Andrzeja o porwaniu księcia Bogusława słyszał i wreszcie tak skończył. Nie tylko więc nieprawda to jest co książę Bogusław o tym kawalerze powiadał, ale przeciwnie nie ma on większego wroga od pana Kmicica i dlatego pannę billewiczównę z kejdan wywiózł, aby w jakikolwiek sposób zemstę na nim wywrzeć. I nam ten kawaler życie ocalił i konfederackie chorągwie przed księciem wojewodą ostrzegł zawołał pan Zagłoba. Wobec takich zasług za nic dawne grzechy dla Boga. Dobrze, że z tobą, panie Michale, nie sam do nas przyszedł. Dobrze też, że chorągiew nasza zamiaSTEM, bo okrutna w laudańskich przeciwko niemu zawziętość i zanim by zipnął, w przód by go byli na szablach roznieśli. Witamy waszmość mość całym sercem jako brata i przyszłego kommilitona, rzekł Jan Skrzetuski. Charłam aż się za głowę brał. Taki się nigdy nie pogrąży, mówił. Z każdej strony wypłynie i jeszcze Sławę na brzeg wyniesie. A nie mówiłem wam tego, wołał zagłoba. Jakem go tylko w kiejdanach ujrzał, zarazem sobie pomyślał, to żołnierz i rezolut. I pamiętajcie, że wnet poczęliśmy się w gębę całować. Prawda, że za moją przyczyną radziwił pogrążon, ale i za jego. — Bóg mnie natchnął w billewiczach, żem go nie dopuścił rozstrzelać. Mości panowie, nie godzi się takiego kawalera sucho przyjmować, aby zaś nas o nieszczerość nie posądził. Usłyszawszy to, rzędzian wyprawił zaraz tatara z kożuszkami, a sam zaś zakrzątnął się z pachołkiem około napitków. Lecz pan Kmicic myślał tylko o tym, aby się od Harłampa o wyzwoleniu Oleńki jak najprędzej wywiedzieć. — Byłeś waść przy tym? — pytał. Prawie, żem się skiejdan nie ruszał, odrzekł nosacz. Przyjechał książę Bogusław do naszego księcia wojewody. Na wieczerze wystroił się tak, że oczy bolały patrzeć i widać było, że mu panna billewiczówna bardzo w oko wpadła, bo ledwie, że nie mruczał z ukontentowania jak kot, gdy go po grzbiecie głaszczą. Ale o kocie powiadają, że pacierze odmawia, a książę Bogusław, jeśli je odmawiał, to chyba diabłu na chwałę a przymilał się, a łasił, a zalecał zaniechaj, rzekł pan Wołodyjowski zbyt wielką mękę temu rycerzowi zadajesz przeciwnie, mów waść mów, zawołał Kmicic gadał tedy przy stole, rzekł Harłamp iż nie żadna to ujma nawet i radziwiłom ze szlachciankami się żenić i że on sam wolałby wziąć szlachciankę niż one księżniczki któremu ich mość królestwo francuscy swatali a których nazwisk nie spamiętałem, bo takie były cudaczne, jakby kto ogary w niej nawoływał. Mniejsza z tym, rzekł zagłoba. Owóż widocznie to mówił, aby oną pannę skaptować, co my, zrozumiawszy zaraz, poczęliśmy jeden na drugiego spoglądać i mrugać, słusznie mając, że się potrzask na innocencję gotuje. A ona, a ona, pytał gorączkowo Kmicic. — Ona. Jako to dziewka z wielkiej krwi i górnej maniery żadnego nie pokazała ukontentowania. Zgoła na niego nie patrząc. Dopieroż gdy o waszmości panu mówić książę Bogusław począł, zaraz w niego utkwiła oczy. Straszna rzecz, co się stało, gdy powiedział i żeś mu się wasza mość ofiarował, za ileś tam dukatów króla porywać i żywego albo umarłego szwedom dostawić. Myśleliśmy, że dusza z panny wyjdzie. Ale cholera nawać pana tak była w niej wielka, że słabość niewieścią przemogła. Jak on też zaczął prawić, z jaką abominacją wasz mościnę propozycję odrzucił, dopiero zaczęła go wielbić i wdzięcznie nań spoglądać, a potem już i ręki mu nie umknęła, gdy ją od stołu chciał odprowadzić. Kmicic oczy dłońmi zatknął. — Diże, di! Kto w Boga wierzy, powtarzał. Nagle zerwał się z miejsca. — Bądźcie, waszmościowie zdrowi! — Jakże to? Dokąd? — pytał Zagłoba, zastąpiwszy mu drogę. — Król mi permisję da, a ja pojadę i znajdę go — mówił Kmicic. — Na rany boskie, czekaj, waść! Jeszcześ się wszystkiego nie dowiedział, a szukać go masz czas. Z kim pojedziesz? Gdzie go znajdziesz? — Kmicic może byłby nie słuchał, ale sił mu zbrakło, gdyż był ranami wycieńczon, więc obsunął się na ławę i plecami wsparłszy się o ścianę, przymknął oczy. Zagłoba, podał mu kielich wina, a on chwycił go drżącymi rękoma i rozlewając płyn na brodę i piersi wychylił do dna. Nie masz tu nic straconego, rzekł Jan Skrzetuski. Jeno roztropności trzeba tym większej, że z tak znamienitym panem sprawa. Prędkim uczynkiem, a nagłą imprezą możesz wać pan zgubić pannę billewiczównę i siebie. Wysłuchaj Harłampa do końca, rzekł pan Zagłoba. Kmicic zacisnął zęby. Słucham cierpliwie. Czy chętnie panna wyjeżdżała, ozwał się Harłamp. Tego nie wiem, bo przy jej wyjeździe nie był. Wiem, że pan miecznik Rosieński protestował, któremu naprzód perswadowano, potem go w Cekhausie zamknięto, a wreszcie pozwolono wolno do Billowicz odjechać. Panna w złych rękach, nie ma co ukrywać, bo wedle tego, co o młodym księciu powiadają, bisurmanin żaden na płeć gładką nie jest tak łasy. Gdy mu białogłowa jaka w oko wpadnie, wówczas choćby była zamężna, gotów i oto nie dbać. Gorze! Gorze! powtórzył kmicic. Szelma! krzyknął zagłoba. Dziwno mi tylko to, że ją książę wojewoda zaraz Bogusławowi wydał rzekł skrzetuski. Ja nie statysta, odrzekł na to Harłamp, Więc powtórzę wasz mościom jeno to, co oficjerowie powiadali, a mianowicie Ganhow, który wszystkie arkana książęce wiedział. Słyszałem na własne uszy, jak ktoś wykrzyknął przy nim: Nie pożywi się Kmicic po naszym młodym księciu. A Ganchow powiada tak: więcej tam polityki w tym wywiezieniu niż afektu. Żadnej, powiada, książę Bogusław nie daruje, ale byle mu panna opór dała, to w Taurogach nie będzie mógł z nią uczynić jak z innymi, bo hałasy by powstały, tam zaś księżna wojewodzina z córką bawi, na który Bogusław musi się wielce oglądać, gdy do ręki młodej księżniczki pretenduje. Ciężko mu będzie, powiada, cnotliwego udawać, ale w Taurogach musi. Kamień powinien waści spaść z serca, zawołał pan Zagłoba, bo widać z tego, że nic dziewce nie grozi. To czemu ją wywiózł, wrzasnął Kmicic. Dobrze, że się do mnie udajesz, odpowiedział Zagłoba, bo ja niejedno jedno wnet wyrozumiem nad czym kto inny by rok na próżno głowę łamał. Czemu ją wywiózł? Nie neguję, że mu musiała wpaść w oko ale wywiózł ją dlatego, aby przez nią wszystkich billewiczów, którzy są liczni i możni, od nieprzyjacielskich uczynków przeciw powstrzymać. — Może to być — rzekł Harwand. To pewna, że w Taurogach bardzo musi rządze przyrodzone miarkować i ad ekstrema posunąć się nie może. — Gdzie on jest teraz? — Książę wojewoda suponował w Tykocinie, że musi być u króla szwedzkiego Welblągu, do którego po posiłki miał jechać. To pewna, że go teraz w Taurogach nie masz, bo go tam posłańcy nie znaleźli. Tu Harłamp zwrócił się do Kmicica. Chcesz, wasza mość, posłuchać prostego żołnierza, to powiem, co myślę. Jeżeli tam pannę billewiczównę już jaka przygoda w Taurogach spotkała, albo jeżeli książę afekt w niej rozbudzić zdołał, to wasza mość nie masz po co tam jechać. Jeżeli zaś nie... Jeżeli jest przy księżnej pani i z nią razem do Kurlandii pojedzie, to tam bezpieczniejsza niż gdziekolwiek i lepszego miejsca nie znalazłbyś wasza mość dla niej w całej tej rzeczypospolitej zalanej płomieniem wojny. Jeśliś waść taki rezolut, jak opowiadają, a jaki ja sam nie mam, wtrącił Skrzetuski, to naprzód ci Bogusława dostać, a mając go w ręku, wszystko otrzymasz. — Gdzie on teraz jest? — powtórzył Kmicic, zwracając się do Harłampa. — Jurzem waszej mości powiedział — odparł nosacz — ale wasza mość od zgryzot się zapamiętywasz. Suponuję, że jest w Elblągu i pewnie wraz z Karolusem Gustawem w pole przeciw panu Czarnieckiemu ruszy. — Waść zaś najlepiej uczynisz, gdy z nami do pana Czarnieckiego ruszysz, bo w ten sposób prędko się z Bogusławem spotkać możecie. — rzekł pan Wołodyjowski. — Dziękuję waszmościom za życzliwe rady — zawołał Kmicic. I począł się żegnać żywo ze wszystkimi, oni zaś nie zatrzymywali go, wiedząc, że człowiek strapiony ni do rozmowy, ni do kielicha niezdatny. Natomiast pan Wołodyjowski rzekł — odprowadzę waszmość do arcybiskupiego pałacu, boś tak zalterowan, że jeszcze gdzie na ulicy padniesz. — I ja — rzekł Jan Skrzetuski — to chodźmy wszyscy, dodał zagłoba. Przypasali więc szable, nałożyli burki ciepłe i wyszli. Na ulicach jeszcze więcej było ludzi niż poprzednio. Co chwila spotykali oddziały zbrojnej szlachty, żołnierzy, sług pańskich i szlacheckich, ormian, żydów, wołochów, ruskich chłopów z przedmieść popalonych w czasie dwóch napadów Chmielnickiego. Kupcy stali przed swymi sklepami, Okna domów pełne były głów ciekawych. Wszyscy powtarzali, że Czambulik już nadszedł i że niebawem przeciągnie przez miasto, aby prezentować się królowi. Kto żyw, chciał widzieć ów Czambulik, bo wielka to była osobliwość spoglądać na Tatarów przejeżdżających spokojnie przez ulicę Grodu. Inaczej dotąd Lwów widywał tych gości, a raczej widywał ich tylko za murami w postaci chmurnie przejrzanych na tle płonących przedmieści okolicznych wiosek. Teraz mieli wjechać jako sojusznicy przeciw Szwedom. To też rycerze nasi zaledwie mogli utorować sobie drogę przez tłumy. Co chwila okrzyki jadą, jadą przebiegały z jednej ulicy na drugą, a wówczas tłumy zbijały się w tak gęste masy, że ani podobna było kroku postąpić. — Ha! — rzekł Zagłoba. — Przystańmy nieco. — nie Michale... Przypomnął nam się niedawne czasy, gdyśmy to nie z boku, ale wprost w ślepia patrzyli tym skurczy bykom. A jaż to i w niewoli u nich siedziałem. Powiadają, że przyszły Han Kubek w Kubek do mnie podobny, ale co tam przeszłe zbytki wspominać? Jadą, jadą, rozległo się znów wołanie. Bóg serca psu bratów odmienił, mówił dalej zagłoba. Że zamiast krainy ruskie pustoszyć, w sukurs nam idą. Cud to wyraźny! Bo powiadam wam, iż gdyby za każdego poganina, którego ta stara ręka do piekła wysłała, jeden grzech był mi odpuszczony, już bym był kanonizowany i wigilie musielibyście do mnie pościć, albo byłbym na wozie ognistym żywcem do nieba, porwan. A pamiętasz waćpan, jak to było wączas, gdyśmy to z Nadwa Dorażkowa, do Zbaraża jechali? Jakże nie pamiętam! Coś to w wykrot wpadł, a ja za nimi przez gąszcza aż do gościńca pognałem. To jakeśmy po ciebie wrócili, wszystko rycerstwo nie mogło się oddziwić, bo co kiesz to jedna bestia leżała. Pan Wołodyjowski pamiętał, że wączas było wcale na odwrót, ale zrazu nic nie odrzekł, bo się bardzo zdumiał. Nim zaś ochłonął, głosy po raz dziesiąty czy któryś poczęły wołać: jadą, jadą. Okrzyk stał się powszechny, potem ucichło i wszystkie głowy zwróciły się w tę stronę, z której czambulik miał nadciągnąć. Jakoż z dala ozwała się wrzaskliwa muzyka, tłumy zaczęły się rozstępować ze środka ulicy ku ścianom domostw, z końca zaś ukazali się pierwsi tatarscy jeźdźcy. Patrzcie, i kapele mają ze sobą. To u tatarów niezwyczajna rzecz bo się chcą jak najlepiej zaprezentować, odrzekł Jan Skrzetuski. Ale przecie niektóre czambuły mają swoich muzykantów, którzy im przygrywają, gdy koszem, gdzie na dłuższy czas zapadną. Wyborowy też to musi być komunik. Tymczasem jeźdźcy zbliżyli się i poczęli przeciągać miło. Naprzód jechał na srokatym koniu śniady, jakoby w dymie uwędzony tatar, dwie piszczałki w gębie mający. Ten, przechyliwszy w tył głowę i zamknąwszy oczy, przebierał po owych dudkach palcami, wydobywając z nich tony piskliwe i ostre, a tak szybkie, że ucho zaledwie je ułowić mogło. Za nim jechało dwóch trzymających kije, przybrane na górnych końcach w mosiężne brzękułki i potrząsających nimi jakoby z wściekłością. Tuż dalej kilku dźwiękało przeraźliwie w miedziane talerze, inni bili w bębny, Inni grali kozacką modą na teorbanach, wszyscy zaś, z wyjątkiem piszczalników, śpiewali, a raczej wyli od czasu do czasu do wtóru dziką pieśń, błyskając przy tym zębami i przewracając oczy. Za tą niesforną i dziką muzyką, która przesuwała się jak gomon przed mieszkańcami Lwowa, cłapał po cztery konie w rzędzie cały oddział złożony z około czterystu ludzi. Był to istotnie wyborowy komunik na pokaz i cześć królowi polskiemu do jego rozporządzenia jako zadatek przez Hana przesłany. Dowodził nim Agbach Uan z dobrudzkich, zatem najtęższych w boju Tatarów, stary i doświadczony wojownik, wielce w usach dla swojego męstwa i srogości szanowany. Jechał on teraz w środku, między muzyką a resztą oddziału, Przybrany w różową, aksamitną, ale mocno wypłowiałą i zaciasną na jego potężną figurę szubę, wytartymi kunami podbitą. Na brzuchu trzymał piernacz taki, jakiego zażywali pułkownicy kozaccy. Czerwona jego twarz stała się od chłodnego wiatru siną, i kołysał się nieco na wysokiej kulbace, od czasu do czasu spoglądał na boki albo obracał głowę ku swym tatarom. Jakoby nie był zupełnie pewien, czy wytrzymają na widok tłumów, niewiast, dzieci, sklepów otwartych, towarów kosztownych i czy nie rzucą się z dzikim okrzykiem na te cuda. Lecz oni jechali spokojnie, jako psy na sforze prowadzone i bojące się harapa, i tylko z ponury, hałakomych spojrzeń można było dociec, co się dzieje w duszach tych barbarzyńców. Tłumy zaś patrzyły na nich ciekawie, chociaż prawie nieprzyjaźnie, tak wielka była w tych stronach Rzeczypospolitej przeciw pogaństwu zawziętość. Od czasu do czasu zrywały się okrzyki ahu ahu, jakoby na wilków byli wszelako i tacy, którzy siła obiecywali sobie po nich. Okrutnego stracha Szwedzi przed Tatarami mają i ponoś żołnierze dziwy sobie o nich prawią, od czego terror coraz wzrasta. Mówili patrzący na Tatarów. I słusznie odpowiadali inni. Nie rajtarom to Karolusa z Tatarami wojować, którzy, a zwłaszcza dobródcy, i naszej jeździe czasem dotrzymują. Nim się ów ciężki rajtar obejrzy, już go Tatar na Arkan weźmie. Grzech pogańskich synów w pomoc wzywać, odzywały się głosy. Grzech nie grzech, a taki się przydadzą. Bardzo przystojny czambulik, mówił pan Zagłoba. Rzeczywiście, tatarzy owi dobrze byli przybrani w kożuchy białe, czarne i pstre, wełną do góry, czarne łuki i sahajdaki pełne strzał kołysały im się na plecach, każdy miał przy tym szable, co nie zawsze w wielkich czambułach bywało, gdyż biedniejsi na takowy zbytek zdobyć się nie mogli, posługując się w ręcznym boju szczęką końską do kija przywiązaną. Ale byli to ludzie, jako się rzekło, na pokaz. Więc niektórzy mieli nawet i samopały pochowane w wojłokowych pokrowcach, a wszyscy siedzieli na dobrych koniach, drobnych wprawdzie, dość chudych i nisko, długo grzywe łby noszących, lecz nieporównanej szybkości w biegu. W środku oddziału szły cztery wielbłądy juczne. Tłum zgadywał, że w tych jukach znajdowały się dary hanowe dla króla. Ale w tym się mylono. Bo Han wolał brać dary niż dawać, obiecywał wprawdzie posiłki, ale nie darmo. Toteż, gdy oddział minął, pan zagłoba rzekł: Drogo te auxilia będą kosztowały, niby to sprzymierzeńcy, ale ile oni kraju naniszczą. Po Szwedach i po nich jednego dachu w całej Rzeczy Pospolitej nie zostanie. Pewnie, że okrutnie to ciężki sojusz, odrzekł Jan skrzetuski. Znamy ich już. Słyszałem jeszcze w drodze, rzekł pan Michał, że król nasz jegomość taką umowę zawarł, iż do każdych pięciuset ordyńców ma być dodany nasz oficjer, przy którym będzie komenda i prawo kary. Inaczej istotnie by ci przyjaciele niebo a ziemię jeno zostawili. A tenże czambułek, co też król z nim uczyni? Do rozporządzenia królewskiego ich han przysłał, tak prawie jakoby w darze. A chociaż sobie i za nich policzy, przecie król może uczynić z nimi, co zechce, i pewnie ich panu Czarnieckiemu razem z nami podeśle. No, to już pan Czarniecki w ryzach utrzymać ich potrafi. Chyba by mieszkał między nimi, inaczej zaraz za jego oczyma zaczną zbytkować. Nie może być, tylko i tym zaraz oficjera dodadzą. I ten będzie dowodził, a ówże tłusty Aga, co będzie czynił? Jeśli nie trafi na kpa, to będzie rozkazy spełniał. Bądźcie waszmościowie zdrowi, bądźcie mi zdrowi, zakrzyknął nagle Kmicic. Dokąd tak śpieszno? Panu do nóg paść, aby mi komendę nad tymi ludźmi powierzył. Rozdział 33. Tegoż samego dnia Huan bił czołem królowi, a zarazem wręczył mu listy hanowe w których ten ostatni powtarzał obietnicę ruszenia w sto tysięcy ordy przeciw Szwedom, byle mu 40 tysięcy talarów z góry wypłacono i byle pierwsze trawy pokazały się na polach, bez czego, jako że w spustoszonym wojną kraju, trudno byłoby tak wielką moc koni wyżywić. Co zaś do Wego Czambuliku, to wysłał go teraz Hanna dowód miłości ku najmilszemu bratu, aby i kozacy, którzy o nieposłuszeństwie jeszcze zamyślali, ujrzeli widomy znak, że miłość owa trwa statecznie i że niech jeno pierwszy odgłos o buncie dojdzie uszuchanowych, wówczas mściwy gniew jego spadnie na wszystkie kozactwo. Król przyjął wdzięcznie Agba Juana i obdarzywszy go pięknym dzianetem, oświadczył, że wyśle go niebawem w pole do pana Czarnieckiego. Albowiem chce, aby i Szwedzi przekonali się dowodnie, jako Han daje pomoc Rzeczypospolitej. Zaświeciły się oczy tatara, gdy usłyszał, iż pod panem Czarnieckim będzie służył, bo go znał z dawnych wojen ukraińskich i na równi ze wszystkimi jagami wielbił. Mniej natomiast spodobał mu się ustęp hanowego listu proszący króla aby Czambulikowi dodał dobrze znającego kraj oficera, który by oddział prowadził, a zarazem ludzi i samego Agba Huana od rabunku i zbytków nad mieszkańcami powstrzymywał. Wolałby był zapewne Agba Huan nie mieć nad sobą takiego patrona, lecz że wola Hanowa i Królewska były wyraźne, przeto uderzył tylko czołem raz jeszcze, kryjąc starannie niechęć, a może obiecując sobie w duszy, że nie on przed patronem, ale patron przed nim pokłony będzie wybijał. Zaledwie tatar się oddalił i senatorowie odeszli, gdy kmicic, który przy boku królewskim podczas audiencji się trzymał, padł do nóg pańskich i rzekł: — Miłościwy panie, niegodzien jestem łaski, o którą proszę, ale tyle mi na niej, co właśnie na samym życiu zależy. Pozwól miłościwy ojcze, abym nad tymi ordyńcami komendę mógł objąć i z nimi zaraz w pole ruszyć. Nie odmawiam, rzekł zdziwiony Jan Kazimierz, bo lepszego przywódcy trudno by mi dla nich znaleźć. Trzeba tam kawalera wielkiej fantazji i rezoluta, aby ich w ryzie umiał utrzymać, gdyż inaczej zaraz i naszych zaczną palić, a mordować. Temu się jeno stanowczo przeciwie, byś jutro miał ruszać, nim ci się skóra po szwedzkich rapierach zagoi. Czuję, że niechaj mnie jeno wiatr w polu owieje, zaraz słabość mi przejdzie i siła we mnie wstąpi na powrót, a co do Tatarów, to już ja sobie z nimi rady dam i na miękki woski ich ugniotę. Ale co ci tak pilno? Dokąd chcesz iść? Na Szweda, miłościwy panie. Nic tu już więcej nie wysiedzę, bo czegom chciał to już mam. To jest łaskę twoją i grzechów dawniejszych odpuszczenie. Pójdę do pana Czarnieckiego razem z Wołodyjowskim albo i z osobna będę nieprzyjaciela podchodził, jako dawniej Chowańskiego, a w Bogu ufam, że mi się poszczęści. Nie może inaczej być, tylko jeszcze cię coś innego ciągnie w pole. Jako ojcu wyznam mi całą duszę wyjawię. Książę Bogusław, nie kontentując się po twarzą, jaką na mnie rzucił, jeszcze i dziewkę tę z wywiózł i w taurogach ją więzi, albo gorzej – bo na jej uczciwość, na jej cnotę, na jej panieńską cześć nastaje. Panie miłościwy, rozum mi się w głowie miesza, gdy pomyślę, w jakich to rękach ona nieboga. Na mękę pańską mniej te rany bolą. Toż ta dziewka dotąd myśli, że mia się temu potępieńcowi, temu arcypsu ofiarował na majestat twój Panie rękę podnieść i za ostatniego wyrodka mnie ma. Nie wytrzymam miłości wy królu nie mogę póki jego nie dostanę póki jej nie wydrę daj mi panie tych tatarów a ja ci przysięgam że nie swojej jeno prywaty będę dochodził ale tyle szwedów na tłukę że ten dziedziniec łbami można będzie wymościć uspokój się rzekł król gdybym panie miał służbę dla prywaty porzucić i obrony majestatu i rzeczy pospolitej zaniechać wstyd by mi było prosić ale tu się jedno z drugim schodzi. Przyszła pora Szwedów bić, jaż nic innego nie będę czynił. Przyszła pora zdrajce ścigać, jaż go będę ścigał do Infland, do Kurlandii, choćby się do Septentrionów albo nawet za morze do Szwecji schronił, pójdę za nim. Mamy wiadomości, jako tuż, tuż Bogusław z Karolusem Zelbląga wyruszy. To im pójdę na spotkanie. Z takim czambulikiem. Kapeluszem cię przykryją. Chowański mnie w 80 tysięcy przykrywał i nie przykrył. Co jest wiernego wojska, to pod panem Czarnieckim. Oni na pana Czarnieckiego ante omnia uderzą. Pójdę do pana Czarnieckiego. Tym śpieszniej trzeba mu miłościwy panie Sukur zdać. Do pana Czarnieckiego pójdziesz, ale do taurogów w tak szczupłej liczbie się nie dostaniesz. Wszystkie zamki na żmudzi nieprzyjacielowi Książę wojewoda wydał i wszędzie szwedzkie prezydia stoją A one, ta urogi, widzi mi się Coś nad samą granicą pruską, od Tylży nieopodal Na samej granicy elektorskiej, miłościwy panie Ale po naszej stronie, a od Tylży będzie cztery mile Co nie mam dojść, dojdę I nie tylko ludzi nie wytracę Ale jeszcze się do mnie po drodze siła rezolutów zbierze i to rozważ, miłościwy panie, że gdzie się tylko pokażę, tam cała okolica na koń przeciw Szwedom siędzie. Pierwszy będę żmuciek cytował, jeżeli kto inny tego nie uczyni. Gdzie to teraz nie można dojechać, gdy w całym kraju jak w garnku? Już ja zwyczajny obracać się w ukropie. Bo i na to nie patrzysz, że tatarzy może i nie zechcą tak daleko iść z tobą. Ano, ano. Niech jeno nie zechcą, niech jeno spróbują, mówił kmicic, ściskając na samą myśl zęby. Jakich jest czterystu czy tamilu, takich każę czterystu powiesić. Drzew nie zabraknie, niech mi się popróbują buntować. Jędrek! zawołał król, wpadając w dobry humor i wydymając usta. Jak mi Bóg miły, tak lepszego pasterza dla tych owieczek nie znajdę. Bierz, że ich i prowadź gdzie ci się żywnie podoba. Dziękuję. Miłościwy Panie Ojcze Dobrotliwy, rzekł rycerz ściskając kolana królewskie. Kiedy chcesz ruszyć? pytał Jan Kazimierz. Boga mi, jutro. Może Akbachuan nie zechce, że to konie mają zdrożone. To go sobie każe do kulbaki na arkanie przytroczyć i piechotą pójdzie, jeżeli konia żałuje. Widzę już, że się z nim uporaż. Przecie dobrych, póki można, sposobów używaj. A teraz, Jędrek, dziś już późno, ale jutro chcecie jeszcze zobaczyć. Tymczasem weź ten pierścień, powiesz swojej regalistce, że go od króla masz i że król jej nakazuje, aby jego wiernego sługę i obrońcę statecznie miłowała. Dajże Boże, mówił ze łzami w oczach Junak, dajże Boże, aby mnie inaczej zginął tylko w twojej obronie, panie miłościwy. Tu król cofnął się, bo późno już było, a Kmicic poszedł do swej kwatery, do drogi się gotować i rozmyślać, od czego począć, gdzie najpierw jechać należy. Przyszły mu na myśl słowa Harłampa, iż jeżeli tylko pokaże się, że księcia Bogusława w Taurogach nie ma, to najlepiej tam dziewczynę zostawić, bo istotnie z Taurogów, jako leżących na samej granicy, łatwo się było do tylży pod elektorską opiekę schronić. Zresztą jakkolwiek szwedzi opuścili w ostatniej potrzebie księcia wojewodę wileńskiego, przecie należało się spodziewać, że dla jego wdowy respekt mieć będą. Zatem byle Oleńka została pod jej opieką, to nic złego spotkać ją nie może. Jeżeli zaś do Kurlandii pojadą, to tym lepiej. I do Kurlandii jechać z moimi Tatarami nie mogę, rzekł sobie Kmicic, bo to już inne państwo. Chodził tedy i pracował głową. Godzina płynęła za godziną, on zaś nie pomyślał jeszcze o spoczynku, i tak ożywiła go myśl nowej wyprawy, że choć rano jeszcze był słaby, teraz czuł, że wracają mu siły, i gotów był zaraz na konia siadać. Pacholikowie skończyli wreszcie zawiązywanie troków i zbierali się iść na spoczynek, gdy nagle ktoś począł skrobać we drzwi izby. Kto tam? Zawołał Kmicic, po czym do pacholika, idź na no, obacz. Pacholik poszedł i rozmówiwszy się za drzwiami, wrócił niebawem. Jakiś żołnierz chce pilno widzieć się z waszą miłością. Powiada, że się zwie Soroka. Puszczaj na miły Bóg, krzyknął Kmicic. I nie czekając, by pacholik spełnił rozkaz, sam skoczył ku drzwiom. Bywaj, miły Soroka, bywaj! Żołnierz wszedł do izby i pierwszym ruchem chciał paść do nóg swego pułkownika, bo był to raczej przyjaciel i sługa równie wierny jak przywiązany, lecz żołnierska subordynacja przemogła, więc wyprostował się i rzekł – Na rozkazy waszej miłości! – Witaj, miły towarzyszu, witaj! – mówił żywo Kmicic. – Myślałem, że cię tam usiekli w Częstochowie! i ścisnął go za głowę, a potem ją nawet potrząsać jego rękoma, co mógł uczynić, nie pospolitując się zbytnio, gdyż Soroka pochodził z zaścianku z drobnej szlachty. Dopieroż i stary wachmistrz ją obejmować kolana pańskie. Skąd idziesz? Pytał Kmicic. Z częstochowy wasza miłość. I mnie szukałeś? Tak jest. A od kogo żeście się tam dowiedzieli, żem żyw? Od ludzi Kuklinowskiego. Ksiądz Kordecki wielką mszę z radości celebrował na dziękczynienie Bogu. Potem jako gruchnęło, że Pan Babinicz przeprowadził króla przez góry, tak już wiedziałem, że to wasza miłość nikt inny. A ksiądz Kordecki, zdrów, zdrów, wasza miłość, jeno nie wiadomo, czyli go anieli żywcem do nieba lada dziennie wezmą, bo to święty człowiek. Pewnie, że nie inaczej. Gdzieżeś to się dowiedział, żem z królem do Lwowa przybył? Myślałem sobie tak, Skoro wasza miłość króla odprowadzał, to musi przy nim być. Bałem się wszelako, że wasza miłość już może w pole wyruszył i że się spóźnie. Jutro z tatary ruszam. To się dobrze stało, bo ja waszej miłości trzosów o pełnych dwa: ten, co był na mnie, i jego mościń, A oprócz tego one kamuszki świecące, cośmy je z kołpaków bojarom zdejmowali, i te, które wasza miłość zabrał wtedy, gdyśmy to Skarbczyk Chowańskiego zagarnęli. Dobre były czasy, gdyśmy skarbczyk ogarnęli, ale nie musi tamtego już wiele być, bo też też przygarstkę księdzu Kordeckiemu zostawił. Nie wiem ile jest, jeno ksiądz Kordecki właśnie mówił, że można by za to dwie tęgie wsie kupić. To rzekłszy soroka zbliżył się do stołu i począł zdejmować z siebie trzosy. A kamuszki w onej blaszance, dodał kładąc obok trzosów żołnierską manierkę na wódkę. Pan Kmicic, nic nie mówiąc, wytrząsnął w garść nieco czerwonych złotych, bez rachuby i rzekł do wachmistrza. Masz. Do nóg padam waszej miłości. Hej, żeby to ja miał w drodze choć jeden takowy dukacik. Albo co? Spytał rycerz. Bo mokrutnie z głodu osłabu. Mało gdzie teraz człeka kawałkiem chleba poczęstują, bo każdy się boi, to i nogi w końcu ledwie z głodu wlokłem. Na miły Bóg przecież to wszystko miał przy sobie. Nie śmiałem bez permisji, rzekł krótkowach mistrz. Trzymaj! rzekł kmicic, podając mu drugą garść. Po czym krzyknął na pacholików: nurze szelmy! Jeść mu dać, nim pacierz minie, bo łby pourywam! Pacholikowie skoczyli jeden przez drugiego i wkrótce stanęła przed Soroką ogromna misa wędzonej kiełbasy i flaszka z wódką. Żołnierz wpił pożądliwe oczy w posiłek, wargi i wąsy mu drgały, lecz siąść przy pułkowniku nie śmiał. Siadaj, jedz! zakomenderował kmicic. Ledwie skończył, już sucha kiełbasa poczęła chrzęścić w potężnych szczękach soroki. Dwaj pacholikowie patrzyli na niego wytrzeszczając oczy. Ruszajcie precz! zawołał kmicic. Chłopcy kopnęli się co duchu za drzwi. Rycerz zaś chodził śpiesznymi krokami po komnacie i milczał, nie chcąc przeszkadzać wiernemu słudze. Ten zaś, ilekroć nalał sobie kieliszek gorzałki, kroć spoglądał z ukosa na pułkownika w obawie, czy zmarszczenia brwinie dostrzeże, po czym wychylał napitek, zwracając się ku ścianie. Kmicic chodził, chodził, wreszcie począł sam ze sobą rozmawiać. Nie może inaczej być, mruczał. Trzeba tamtego posłać. Każe powiedzieć jej, na nic nie uwierzy. Listu czytać nie zechce, bo mnie zdrajcę i psama. Niech jej w oczy nie lezie, jeno niechaj patrzy i mnie da znać, co się tam dzieje. Tu zawołał nagle, Soroka! Żołnierz zerwał się tak szybko, że mało stołu nie przewrócił i wyciągnął się jak struna. Wedle rozkazu. Tyś człowiek wierny i w potrzebie, Frant. Pojedziesz w daleką drogę, ale nie o głodzie. Wedle rozkazu. Do Taurogów na granicę pruską. Tam panna Billewiczówna mieszka u księcia Bogusława. Dowiesz się czy on tam jest i będziesz miał na wszystko oko. Jej w oczy nie leś chyba iżby się zdarzyło, żeby samo wypadło. Wonczas powiesz jej i zaprzysięgniesz, żem króla przez góry przeprowadził i że przy jego osobie jestem. Ona ci pewnie nie uwierzy. Bo mnie tam książę oczernił, że na zdrowie majestatu nastaje, co jest tu ugarstwo psa godne. Wedle rozkazu. W oczy powiedziałem nie leś, bo i tak ci nie uwierzy. Ale gdyby się zdarzyło, powiedz co wiesz. A bacz na wszystko i słuchaj. A sam się pilnuj, bo jeżeli książę tam jest, jeśli cię pozna on albo ktokolwiek z dworu, to cię na pal wbiją. Wedle rozkazu. Byłbym posłał starego kiemlicza, ale on na tamtym świecie, bo w parowie usieczo, na synowie zagłupi. Ci pójdą ze mną. Byłeś w Taurogach? Nie, wasza miłość. Pójdziesz do Szczuczyna, stamtąd samą granicą pruską, hen do Tylży. Taurogi będą o cztery mile naprzeciw po naszej stronie. Siedź w Taurogach tak długo, póki wszystkiego nie wymiarkujesz, a potem wracaj. Znajdziesz mnie tam, gdzie będę. Rozpytuj o tatarów i pana Babinicza, a teraz ruszaj spać do kiemliczów. Jutro w drogę. Po tych słowach Soroka odszedł, pan Kmicic zaś długo jeszcze spać się nie kładł, aż wreszcie zmęczenie przemogło. Wówczas rzucił się na łoże i zasnął snem kamiennym. Nazajutrz stało rzeźwią wielce i silniejszy niż wczoraj. Cały dwór już był na nogach i rozpoczęły się zwykłe dzienne czynności. Kmicic poszedł naprzód do kancelarii po nominację i po list żelazny, następnie odwiedził Subakhazi Beja, naczelnika hanowego poselstwa w Lwowie i miał z nim długą rozmowę. W czasie tej rozmowy zanurzał pan Andrzej po dwakroć rękę w kalecie. Za to też, gdy wychodził, Subakhazi pomieniał się z nim na kołpaki, wręczył mu piernacz z zielonych piór i kilka łokci również zielonego jedwabnego sznura. Zaopatrzony w ten sposób wrócił pan Andrzej do króla Który był właśnie ze mszy przyjechał Więc padł jeszcze raz młody junak do nóg pańskich Po czym w towarzystwie kiemliczów i pachołków Udał się wprost za miasto Gdzie Agbach Ułan stał z czambułem Stary Tatar przyłożył na jego widok rękę do czoła, ust i piersi Ale dowiedziawszy się kto jest Kmicic i z czym przyjechał Wnet nasrożył się Twarz mu pociemniała i oblokła się dumą. Skoro król cię na przewodnika przysłał, rzekł do kmicica w łamanym rusińskim języku, to będziesz mi drogę pokazywał, chociaż ja i sam trafiłbym gdzie potrzeba, a tyś młody i niedoświadczony. Z góry mi przeznacza, czym mam być, pomyślał kmicic, ale póki można będę politykował. Tłozwał się głośno. Agbachu-ułanie! Król mnie tu na wodza, nie na przewodnika przysyła i to ci powiem, że lepiej uczynisz woli jego królewskiej mości, nie negując. Nad tatarami Han, nie król stanowi, odrzekł Akbach Uan. Akbach powtórzył z naciskiem pan Andrzej, Han darował cię królowi, jakoby mu psa albo sokoła darował, dlatego nie uwłaczaj mu, aby cię zaś jako psa na powrót nie wzięto. — Ała! — krzyknął zdumiony Tatar. — Ejże! Nie rozdrażniaj mnie! — odrzekł Kmicic. Lecz oczy Agbacha Ułana krwią zaszły. Przez czas jakiś słowa nie mógł przemówić. Żyły na karku mu spęczniały, ręka chwyciła za kinżał. — Kęsim! Kęsim! — krzyknął przyduszonym głosem. Ale i pan Andrzej, chociaż obiecał sobie politykować, miał już dosyć, gdyż bardzo był z natury porywczy. Więc w jednej chwili podrzuciło nim coś tak, jakby go gadzina żgnęła. Całą dłonią porwał tatara za rzadką brodę i zadarłszy mu głowę do góry, tak jak gdyby chciał mu coś na pułapie pokazać, począł mówić przez zaciśnięte zęby: Słuchaj, kozi synu, wolałbyś nikogo nad sobą nie mieć, by palić, rabować, wycinać. Przewodnikiem chcesz mnie mieć? Ot, masz przewodnika, masz przewodnika! I przyparłszy go do ściany, począł tłuc głowę jego zrąb. Puścił go wreszcie zupełnie ogłupiałego, ale nie sięgającego już do noża. Kmicic, idąc za popędem swej gorącej krwi, odkrył mimo woli najlepszy sposób przekonywania ludzi wschodnich do niewolnictwa przywykłych. Jakoż w potłuczonej głowie Tatara, mimo całej wściekłości, jaka go dusiła, błysnęła zaraz myśl, jak potężnym i władnym musi ufrycerz być, który z nim... Agba Huanem postępuje w ten sposób i okrwawione wargi jego powtórzyły po trzykroć wyraz "Bagader, bagader, bagader". Pan Kmicic tymczasem nałożył na głowę kołpak Subaghaziego, wyciągnął zielony piernacz, który aż dotąd umyślnie trzymał za plecami zapas wetknięty i rzekł Patrz tu, rabie, i tu! Ała! – ozwał się przerażony ułan. I tu! – dodał Kmicic, wydobywając sznur z kieszeni. Lecz Akbach Uan leżał już u jego nóg, i bił czołem. W godzinę później, Tatarzy wyciągnęli się długim wężem po drodze wiodącej z Lwowa ku wielkim oczom, a Kmicic, siedząc na dzielnym cisawym koniu, którego król mu podarował, oganiał czambuł, jak pies owczarski ogania owce. Agbach Ułan spoglądał na młodego junaka z przestrachem i podziwieniem. Tatarzy, Znawcy ludzi wojennych odgadli na pierwszy rzut oka, że pod tym wodzem nie zbraknie im krwi i łupu, więc szli ochotnie ze śpiewaniem i graniem. Kmicicowi zaś serce rosło, gdy patrzył na owe postacie, podobne do zwierząt leśnych, bo przybrane w kożuchy i wielbłądzie kaftany wełną do góry. Fala dzikich głów kołysała się pod miarę końskich ruchów, on zaś liczył jej i rozmyślał, co będzie można z taką potęgą przedsięwziąć. Osobliwszyż to komunik myślał sobie I tak mi się wydaje, jakbym stadu wilków przywodził Ale z takimi właśnie można przejść całą pospolite I całe Prusy przetratować Czekajże, Książe Bogusławie Tu chełpliwe myśli poczęły mu napływać do głowy Gdyż do chełpliwości wielce był skłonny Bóg dał człowieku obrotność, mówił sobie Wczoraj miałem jeno dwukiem liczów, a dziś czterysta koni za mną człapie. Niech jeno taniec rozpocznę, będę miał tysiąc albo i dwa takich hultajów, żeby się ich i dawni kompanionowie nie powstydzili. Czekaj, że książe Bogusławie. Lecz po chwili dla uspokojenia sumienia dodał: A przy tym ojczyźnie i majestatowi znacznie usłużę. I wpadł w wyborny humor. Bawiło go też niezmiernie i to, że szlachta, Żydzi, chłopi, a nawet większe kubki pospolitego ruszenia nie mogły się oprzeć w pierwszej chwili przerażeniu na widok jego wojska. A była mgła, bo odwilż przesyciła wilgotnym tumanem powietrze. Więc coraz to się zdarzało, że ktoś nadjeżdżał blisko i nagle postrzegłszy, kogo ma przed sobą, wykrzykiwał: Słowo stało się ciałem. Jezus, Maria Józef, Tatarzy, Orda! Lecz Tatarzy mijali spokojnie bryki, wozy ładowne, stada koni i przejeżdżających. Inaczej by było, gdyby wódz pozwolił, ale samowolnie nic przedsięwziąć nie śmieli, bo na własne oczy patrzyli przy wyruszeniu, jako temu wodzowi sam Akba Huan strzemie trzymał. Tymczasem Lwów już zniknął w dali za mgłami. Tatarzy przestali śpiewać i czambuł poruszał się zwolna wśród tumanów pary podnoszącej się z koni. Nagle ten, ten trumaka rozległ się za czambułem. Po chwili ukazało się dwóch jeźdźców. Jeden z nich był pan Wołodyjowski, drugi dzierżawca z wąsoszy. Obaj, pomijając oddział, pędzili wprost do pana Kmicica. — Stój! Stój! — wołał mały rycerz. Kmicic wstrzymał konia. — To wasza mość! — Wołodyjowski osadził z kolei szkapę. — Czołem! — rzekł. — Listy od króla! Jeden do Waszmości, drugi do wojewody Witebskiego. Jaż ja do pana Czarnieckiego jadę, nie do pana Sapiechy. Przeczytaj jeno naprzód pismo. Kmicic złamał pieczęć i czytał, co następuje. Dowiadujemy się przez gońca, świeżo od pana wojewody Witebskiego przybyłego, jako pan wojewoda nie może tu do krajów małopolskich ciągnąć i z drogi znów na Podlasie nawraca. A to z przyczyny księcia Bogusława, który z wielką potęgą nie przy królu szwedzkim zostawa, lecz na tykocin i na pana Sapiechę uderzyć zamyśla. Że zaś magna pars sił pana Sapieżyńskich na prezydiach zostać musiała, przeto rozkazujemy ci, abyś z owym tatarskim komunikiem panu wojewodzie szedł w pomoc. A gdy i twojej ochocie w ten sposób zadość się czyni, niepotrzebnie byśmy mieli ci pośpiech nakazywać. Drugi list oddasz wojewodzie, w którym pana Babinicza, wiernego sługę naszego, afektom wojewodzińskim, a przede wszystkim opiece boskiej polecamy. Jan Kazimierz, król. Na miły Bóg, na miły Bóg, oto szczęśliwa dla mnie nowina, zawołał pan Kmicic. Nie wiem już, jako królowi jego mości i waszmość panu mam za nią podziękować. Sam też podjąłem się jechać, odrzekł mały rycerz. A to z kompasji dla waszmości, bom widział twoją boleść i dlatego, aby listy na pewno doszły. Kiedyż ów goniec przyszedł? Byliśmy u króla na obiedzie, ja, dwaj panowie skrzetuscy, pan Harłamp i pan Zagłoba. Nie wyjmajnujesz sobie, wać pan, co tam pan Zagłoba wyprawiał, jako o niezaradności, sapia i swoich zasługach opowiadał. Dość, że królowie aż ślozy od ustawicznego rzechotania się płynęły, a obaj hetmani za boki bez ustanku się trzymali. Wtem wszedł pokojowiec z listem, na którego król zaraz się obruszył. Idź do kata, rzecze, może zła nowina, nie psuj mi uciechy. Dopieroż, gdy się dowiedział, że to od pana sapiechy, zabrał się do czytania jakoż złą nowinę wyczytał, bo się potwierdziło to, o czym już dawno mówiono, że elektor przysięgi wszystkie złamał i ostatecznie przeciw prawemu panu z królem szwedzkim się połączył. Jeszcze jeden wróg, jakby ich mało dotąd było! krzyknął kmicic i złożył ręce. Boże wielki, niech mi jeno na tydzień pan zapiecha do prus książęcych pozwoli, a da Bóg miłosierny, że dziesiąte pokolenia mnie i moich tatarów wspominać będą. Może to być, że tam pójdziecie, odrzekł pan Michał, ale w przód musicie Bogusława znosić, gdyż właśnie wskutek onej elektorskiej zdrady zaopatrzono go w ludzi i na Podlasie mu iść dozwolono. To się spotkamy, jako dziś dzień, jako Bóg na niebie, tak się spotkamy, mówił z iskrzącymi oczyma Kmicic. Gdybyś mi wasz mość nominację na województwo wileńskie przywiózł, nie ucieszyłbyś mnie lepiej. Król też zaraz zakrzyknął, gotowa dla Jędrka ekspedycja, od której dusza się w nim raduje. Chciał też wnet pokojowego zawaścią wysłać, ale ja powiadam, sam pojadę, to go jeszcze pożegnam. Kmicic przechylił się na koniu i chwycił małego rycerza w objęcia. Brat by tyle dla mnie nie uczynił, ileś już wasz uczynił. Dajże, Boże, czymkolwiek się wywdzięczyć. Ba, przeciewać pana rozstrzelać chciałem. Bom też czego lepszego był nie wart. Nic to, niech mnie w pierwszej bitwie usieką, jeżeli pomiędzy wszystkim rycerstwem bardziej kogo odwać Pana miłuje. Tu znowu poczęli się ściskać, na pożegnanie zaś rzekł Pan Wołodyjowski, A pilnuj się z Bogusławem, pilnuj się, bo z nim niełatwo. Jednemu z nas już śmierć pisana. Dobrze. Hej, żebyś to waszmość, któryś jest do szabli jeniusz, swoje arkana mi odkrył, cóż, nie ma czasu, ale i tak anieli mi pomogą i krew jego obaczę, chyba że przedtem oczy moje zamkną się na zawsze na światło dzienne. Bóg pomagaj, szczęśliwej drogi, a dajcie tam dzięgielu zdrajcom prusakom, rzekł pan Wołodyjowski. Bądźcie spokojni, obrzydnie im luterstwo. Tu pan Wołodyjowski kiwnął na Rzędziana, który przez ten czas za Agbachem Ułanem rozmawiając, dawne przewagi Kmicica nad Chowańskim rozpowiadał, po czym obaj odjechali z powrotem do Lwowa. Kmicic zaś zawrócił z miejsca Czambułem, jako woźnica wozem zawraca i poszedł wprost ku północy. Rozdział 34. Jakkolwiek Tatarzy, a zwłaszcza dobródcy, umieli zbrojnym mężom w polu piersią do piersi stawać, przecie najmilszą dla nich wojną był mord bezbronnych, branie niewiast i chłopów w jasyr, a przede wszystkim grabież. Wielce też przykrzyła się droga owemu czambulikowi, który prowadził kmicic. Pod żelazną bowiem jego ręką dzicy wojownicy musieli w baranków się zmienić, Trzymać noże w pochwach, a zgaszone chubki i zwinięte łyka w biesagach. Z początku szemrali. Około Tarnogrodu kilkunastu umyślnie pozostało w tyle, aby puścić czerwone ptaki w chmielewsku i poswawolić z młodyciami. Lecz pan kmicic, który już się ku Tomaszowowi posunął, wrócił na pierwszy odblask pożogi i kazał winnym wywieszać się wzajemnie. A tak już był opanował akba że ten nie tylko oporu nie stawiał, ale przynaglał skazanych, aby prędzej się wieszali, gdyż inaczej Bagadyr będzie się gniewał. Odtąd barankowie szli spokojnie, zbijając się w najciaśniejsze kupy po wsiach i miasteczkach, aby na którego podejrzenie nie padło. I egzekucja, choć ją tak srodze przeprowadził Kmicic, nie wzbudziła nawet przeciw niemu niechęci ani nienawiści, takie już bowiem miał szczęście u zabijaka, że zawsze podwładni tyle czuli dlań miłości, ile i strachu. Prawda, że pan Andrzej nie dał i im krzywdy uczynić. Kraj był srodze przez niedawny napad Chmielnickiego i szeremeta spustoszony, więc o żywność i pasze, jako na przednówku, było trudno, a mimo tego wszystko musiało być na czas i w brud, a w Krynicach, gdy mieszkańcy opór stawili i nie chcieli żadnej spyży dostarczyć, Kazał ich kilku pan Andrzej siedz batoszkami, pod starościego zaś uderzeniem obłuszka rozciągnął. Ujęło to niezmiernie ordyńców, którzy słuchając z lubością wrzasków bitych kryniczan mówili pomiędzy sobą hej, soku na szkmitach, nie da swoim barankom krzywdy uczynić. Dość, że nie tylko nie pochudli, ale spaśli się jeszcze ludzie i konie. Stary ułan, któremu brzucha przybyło, Spoglądał z coraz większym podziwem na junaka i językiem mlaskał. Gdyby mi syna ałach dał, chciałbym mieć takiego. Nie marłbym na starość z głodu w łusie, powtarzał. Kmicic zaś od czasu do czasu uderzał go pięścią w brzuch i mówił Słuchaj wieprzu, jeśli ci Szwedzi Kałduna nie rozetną, to wszystkie spiżarnie w niego schowasz. Gdzie tu Szwedzi? Łyka nam pogniją, łuki popruchnieją odpowiedział ułan, któremu tęskno było za wojną. Jakoż istotnie jechali naprzód takim krajem, do którego noga szwedzka dojść nie zdołała, dalej zaś takim, w którym były swego czasu prezydia, ale już je konfederacja wyparła. Spotykali natomiast wszędzie mniejsze i większe kupy szlachty, ciągnące zbrojno w rozmaite strony i niemniejsze kupy chłopstwa, które nieraz zastępowały im groźnie drogę, a którym często trudno było wytłumaczyć, że mają do czynienia z przyjaciółmi i sługami króla polskiego. Doszli wreszcie do zamościa. Zdumieli się Tatarzy na widok tej potężnej fortecy, a cóż dopiero gdy im powiedziano, że niedawno jeszcze wstrzymała ona całą potęgę Chmielnickiego? Pan Jan Zamojski, ordynat, pozwolił im na znak wielkiej przychylności i łaski wejść do miasta. Wpuszczono ich bramą szczebrzeszyńską albo inaczej ceglaną, gdyż dwie inne były z kamienia. Sam Kmicic nie spodziewał się ujrzeć nic podobnego i nie mógł wyjść z podziwu na widok ulic szerokich, włoską modą pod linie równobudowanych, na widok wspaniałej kolegiaty i burs akademickich, zamku, murów, potężnych dział i wszelkiego rodzaju opatrzenia. Jak mało który z magnatów mógł się porównać z wnukiem wielkiego kanclerza, tak mało która forteca z zamościem. Lecz największy zachwyt ogarnął ordyńców, gdy ujrzeli ormiańską część miasta. Nozdrza ich chciwie wciągały woń Safianu, którego wielkie fabryki prowadzili przemyślni przybysze z kaffy, a oczy śmiały im się do bakali wschodnich kobierców, pasów, Sadzonych szabel, kindżałów, łuków, lamp tureckich i wszelkiego rodzaju kosztowności. Sam pancześnik koronny wielce przypadł do serca kmicicowi. Było to prawdziwe króle wiątko w swoim zamościu. Człek w sile wieku, wielce przystojny, chociaż nieco herlawy, gdyż w leciech pierwszej młodości nie dość upały natury hamował. Zawsze jednak lubił płeć białą. A zdrowie jego nie do tyla było nadwątlone, aby wesołość znikła mu z oblicza. Dotychczas nie ożenił się, a jakkolwiek najznamienitsze domy w Rzeczypospolitej otwierały mu szeroko podwoje, utrzymywał, że nie może dość gładkiej dziewki w nich znaleźć. Znalazł ją później nieco w osobie młodej panienki francuskiej, która lubo w innym zakochana oddała mu bez wahania dla jego bogactw swą rękę, nie przewidując, że ów pierwszy wzgardzony ozdobi kiedyś koroną królewską swoją i jej głowę. Pan zamościa nie odznaczał się bystrym dowcipem, jeno go miał tyle co na własną potrzebę. Ogodności i urzędy nie zabiegał, chociaż same szły ku niemu, a gdy przyjaciele strofowali go, iż mu przyrodzonej ambicji braknie, odpowiadał: Nieprawda, że mi jej braknie, jeno mam więcej od tych, którzy się kłaniają. Po co mi dworskie progi wycierać? W zamościu nie tylko ja Jan Zamojski, ale sobie pan Zamojski. Zwano go też powszechnie sobie Panem, z którego przezwiska wielce był kontent. Rad też udawał prostaka, chociaż wychowanie odebrał wykwintne i młodość na podróżach po cudzych krajach spędził. Sam powiadał się zwyczajnym szlachcicem i dużo o mierności swego staniku mawiał, może dlatego by mu inni zaprzeczali, a może by mierności dowcipu nie spostrzegli. Zresztą był to człowiek zacny i lepszy syn Rzeczypospolitej od wielu innych. A jako on przypadł do serca kmicicowi, tak i kmicic jemu. Przeto też go na pokoje zamkowe zaprosił i gościł, bo i to lubił, by jego gościnność chwalono. Pan Andrzej poznał w zamku wiele znamienitych osób, przede wszystkim zaś księżnę Gryzeldę Wiśniowiecką, siostrę pana Zamojskiego, a wdowę po wielkim Jeremim po panu swego czasu Rzeczypospolitej prawie największym, który jednakowoż całą niezmierną fortunę w czasie Inkursji Kozackiej by utracił, tak iż księżna siedziała w zamościu na łasce u brata Jana. Lecz była to pani tak pełna wspaniałości, majestatu i cnoty, iż pierwszy pan Jan prochy przed nią zdmuchiwał, a przy tym bał się jej jak ognia nie było też wypadku żeby woli jej zadość nie uczynił lub żeby się jej w ważniejszych wypadkach nie radził powiadali nawet dworscy że księżna pani rządzi zamościem armią skarbami i panem bratem starostą lecz ona nie chciała korzystać ze swej przewagi całą duszą oddana boleści po mężu i wychowaniu syna synów właśnie był niedawno z dworu wiedeńskiego na krótki czas do kraju powrócił i bawił przy niej był to młodzieńczyk w wiośnie lat. Lecz na próżno pan kmicic szukał w nim tych znamion, które syn wielkiego Jeremiego nosić w obliczu powinien. Postać młodego książątka była pełna wdzięku. Twarz duża, nalana, wypukłe oczy patrzyły nieśmiało, usta miał grube, wilgotne, jak u ludzi skłonnych do uciech stołu, olbrzymie i czarne, jak skrzydło kruka, włosy spadały mu aż na ramiona. Wziął też po ojcu tylko owe krucze włosy i smagłość cery ci którzy mu byli bliżsi upewniali jednak pana kmicica, że młody książę ma duszę szlachetną pojęcie niepospolite i znakomitą pamięć, dzięki której prawie wszystkimi językami rozmówić się może i że tylko pewna ociężałość ciała i ducha oraz przyrodzone łakomstwo w jedzeniu stanowią wady tego niepospolitego skądinąd pamięcia. Jakoż wdawszy się z nim w rozmowę, przekonał się pan Andrzej, że książę nie tylko ma pojętny dowcip i trafne są to wszystkim, ale i dar jednania sobie ludzi. Kmicic pokochał go po pierwszej rozmowie tym uczuciem, w którym jest najwięcej litości. Uczuł, że dałby wiele, by temu sierocie wrócić świetny los, jaki mu się prawem z urodzenia należał. Lecz przekonał się tak, że przy pierwszym obiedzie Iż prawdą było, co mówiono o łakomstwie Michała. Młody książę zdawał się nie myśleć o niczym więcej, tylko o jedzeniu. Wypukłe jego oczy śledziły niespokojnie każdą potrawę, a gdy mu przynoszono półmisek, nabierał ogromne kupy na talerz i jadł chciwie, z mlaskaniem wargami, jak tylko łakomcy jadają. Marmurowa twarz księżnej przyoblekała się na ów widok jeszcze większym smutkiem. Kmicicowi zaś stało się nieswojo tak dalece, że odwrócił oczy i spojrzał na pana sobie, pana Zamojskiego. Lecz pan starosta Kałuski nie patrzył ani na księcia Michała, ani na swego gościa. Pan Kmicic poszedł za jego wzrokiem i poza ramieniem księżnej gryzeldy ujrzał prawdziwie cudne zjawisko, którego nie zauważył dotąd. Była to malutka główka dziewczęca. Biała jak mleko, kraśna jak różana, wdzięczna jak obrazek. Drobniuchne, same przez się wijące się loczki zdobiły jej czoło, bystre oczka strzygły ku oficerom siedzącym wedle pana starosty, nie pomijając jego samego. Wreszcie zatrzymały się na panu Kmicicu i patrzyły nań z uporem tak pełnym zalotności, jakby mu chciały w głąb serca zajrzeć. Lecz Kmicic niełatwo się konfudował, więc ją zaraz patrzeć w te oczka zgoła zuchwale, a następnie trącił w bok siedzącego wedle pana Szurskiego porucznika na dwornej pancernej chorągwi ordynackiej i spytał półgłosem – a co to za firka ogoniasta? – Mości panie – rzekł ostro pan Szurski – nie mów lekce, kiedy nie wiesz, o kim mówisz. Nie żadna to firka, jeno panna Anna Bożobochata Krasieńska. I wać pan inaczej jej nie zwi, jeśli nie chcesz swojej grubianitati zżałować. A pan chyba nie wiesz, że firka to taki ptaki bardzo wdzięczny, dlatego żadnego też w tym przezwisku kontemptu nie masz, odparł, śmiejąc się, Kmicic, ale miarkując, z wasz mościnnej cholery srodze musisz być zakochany. A kto tu nie zakochany, mruknął opryskliwie Szurski. Sam pan starosta ledwie oczu nie wypatrzy i jako na szydle siedzi. — Widzę to, widzę. Co tam, waćpan, widzisz? On, ja, Grabowski, Stołągiewicz, Konojacki, Rubecki z Dragonni, Pieczynga, wszystkich pogrążyła. I z waćpanem stanie się to samo, jeśli tu długo posiedzisz. Jej dwudziestu czterech godzin dosyć. Ej, panie bracie, nie dałaby i we dwadzieścia cztery miesiące rady. — Jakże to? — pytał z oburzeniem pan Szurski. — Toś waść ze Spiżu, czy co? — Nie... Jeno gdy kto wać panu ostatniego talara z kieszeni ukradnie, to się już nie potrzebujesz bać złodzieja. Chyba, że tak, odrzekł Szurski. Pan Kmicic zaś sposępniał nagle, bo mu własne zgryzoty na myśl przyszły, i nie zważał więcej, że czarne oczka coraz to uporczywiej w niego patrzyły, jak gdyby pytając, jak się nazywasz i skąd się wziąłeś, młody rycerzu? A Szurski mruczał, Wierci, wierci. Wierciła taki we mnie, póki do serca nie dowierciła teraz ani dba. Kmicic otrząsnął się z zamyślenia. Czemu się który z was nie żenił, kaduka? Bo jeden drugiemu przeszkadza. Ba, to dziewka gotowa osiąść na koszu, choć co prawda jeszcze w tej gruszce białe ziarnka być muszą. Na to Szurski wytrzeszczył oczy i pochyliwszy się do ucha Kmicica rzekł wielce tajemniczo – Mówią, że jej dwadzieścia pięć lat jak Boga kocham. Jeszcze przed inkursją hultajską była u księżnej Gryzeldy. Dziw nad dziwy. Nie dałbym jej nad szesnaście, niechby osiemnaście najwyżej. Tymczasem licho domyśliło się widocznie, że o nim mowa, bo oczki jarzące nakryło powiekami i jeno boczkiem trochę strzelało ku kmicicowi, pytając ciągle, ktoś jest taki urodziwy, skąd się wziąłeś? A on mimo woli począł pokręcać wąsa. Po obiedzie wziął go pod ramię pan starosta Kałuski, który z uwagi na dworne maniery kmicica traktował go jak niepowszedniego gościa. Panie babinicz, rzekł, wszakże waszmość mówiłeś mi, żeś z Litwy. Tak jest, panie starosto. Powiedz, że mi, Zali, nie znasz na Litwie podbipientów? Znać nie znam bo też już ich na świecie nie masz, przynajmniej tych, którzy się zerwi zerwikapturem pieczętowali. Ostatni pod zbarażem poległ. Był to największy rycerz, jakiego Litwa wydała. Kto u nas o podbipiętach nie wie? Słyszałem i ja o tym, ale owo dlaczego pytam. Jest na respekcie u siostry mojej jedna panna, która się Bożo Bożobochata Krasieńska nazywa, Ród Zacny. Była ona narzeczoną tego podbipięty, który zabit pod zbarażem. Sierota to, bez ojca i matki, a chociaż siostra księżna wielce ją miłuje, przecie ja, przyrodzonym opiekunem siostry, będąc tym samym mam i one dziewczynę w opiece. Miłaż to opieka, wtrącił Kmicic. Pan starosta kałuski uśmiechnął się, mrugnął oczyma i mlasnął językiem, co, marcepanik, co? Lecz wnet spostrzegły, iż się zdradza, przybrał twarz poważną. Zdrajco, rzekł pół, żartem, pół serio. chciałeś mnie na hak przywieść, ledwiem się nie wygadał. Z czym? pytał pan Kmicic, patrząc mu bystro w oczy. Tu sobie pan ostatecznie zmiarkował, że lotnością do wcipu gościowi nie sprosta, i zaraz rzecz obrócił. Ten podbipięta, rzekł, zapisał jej jakoweś folwarki tam, w waszych stronach. Nazwisk nie pamiętam, bo cudaczne jakieś bałtupie, syruciany, myszy, kiszki, słowem wszystko, co miał. Dali Bóg, nie pamiętam, pięć czy sześć folwarków. Ba. Klucze to raczej nie folwarki. Pod był człowiek wielce możny, i gdyby ta panna do całej jego fortuny kiedyś doszła, mogłaby mieć własne Mary między senatorami męża szukać. Także powiadasz? Znasz owe wioski? Znam jeno lubowiczej szeputy, bo te koło mojej majętności leżą samej leśnej granicy będzie milze dwie, a polnej i łącznej drugie tyle. Gdzież to jest? W Witebskiem. Oj daleko. Nie warta ta sprawa zachodu, ile że tamte kraje pod nieprzyjacielem. Jak nieprzyjaciół wyżeniem, to do majętności dojdziem ale podbipiętowie mają swoje majątności i w innych stronach, a na żmudzi bardzo znaczne wiem o tym dobrze, bo mam też i tam kawał ziemi Widzę, że i waszmościna substancja nie torba sieczki Nic to teraz nie przynosi, ale cudzego mi nie trzeba Poradź, że mi waszmość, jakby dziewczynę na nogi postawić Kmicic roześmiał się Wolę o tym radzić niż o czym innym Najlepiej do Pana Sapiechy się udać, byle sprawę wziął do serca to jako Wojewoda Witebski i najznamienitsza na Litwie Persona siła mógłby wskurać. Mógłby Awizy do trybunałów rozesłać, że to testamentem Bożo Bochatej zapisano, aby dalsi krewni nie szarpali? Tak jest, ale trybunałów teraz nie masz, a Pan Sapiecha co innego też ma na głowie. Można by dziewczynę w ręce mu i w opiekę oddać. Mając ją na oczach, prędzej by dla niej co uczynił. Kmicic spojrzał ze zdziwieniem na pana starostę. Co on w tym marze chce się jej stąd pozbyć, pomyślał. Starosta zaś mówił dalej: Trudno aby w obozie w namiocie pana wojewody Witebskiego mieszkała, ale mogłaby przy córkach wojewodzińskich zostawać. Nie rozumiem, pomyślał kmicic. Zaliby on naprawdę chciał jej być tylko opiekunem? W tym jeno trudność, jakby ją w tamte strony w dzisiejszych niespokojnych czasach wysłać. Trzeba by z kilkaset ludzi, a ja zamościa ogałacać nie mogę. Gdybym to znalazł kogo, co by ją w bezpieczeństwie dowiózł, ot, wać pan mógłbyś się podjąć, bo i tak do pana sapiechy idziesz, dałbym ci listy, a wać pan dałbyś mi kawalerski parol, że ją bezpiecznie doprowadzisz. Ja mam ją do pana sapiechy prowadzić, rzekł ze zdumieniem Kmicic. Alboż to taka funkcja niemiła? Choćby też i do afektu po drodze przyszło. Ehe, rzekł Kmicic. Już tam moje afekta, kto inny dzierżawi. A choć te nuty mi nie płaci, przecie dzierżawcy zmieniać nie myślę. Tym lepiej, z tym większą spokojnością ci ją powierzę. Nastała chwila milczenia. Co? Podjąłbyś się? spytał starosta. Z Tatarami idę. Powiadali mi ludzie, że się tatarzy waćpana gorzej ognia boją. No co, podjąłbyś się? E, dlaczego by nie? Gdybym waszą wielmożność miał tym zobowiązać, jeno... Aha, myślisz, że trzeba by księżna permisję dała. Da, jak mi Bóg miły, bo imaginuj sobie, że ona mnie posądza. Tu pan starosta począł coś długo szeptać do ucha Kmicicowi, wreszcie dodał głośno... Okrutnie była, za to na mnie krzywa, a ja uszy kładłem po sobie, bo to z babami wojować, a dwolałbym Szwedów pod zamościem. Ale będzie miała najlepszy dowód, że nic złego nie zamyślam, skoro sam dziewkę chcę stąd wyprawić. Srodze się zdziwi, prawda? No, przy pierwszej sposobności o tym z nią pogadam. To rzekłszy starosta, zakręcił się i odszedł. kmicić zaś popatrzył za nim i mruknął. Wniki jakieś panie starosto zastawiasz, a choć celu nie rozumiem, przecie sidło widzę dobrze, bo i wnicznik z ciebie okrutnie niezgrabny. Pan starosta zaś kontent był z siebie, chociaż dobrze to pojmował, że dopiero połowa roboty została dokonana, a pozostawała druga, tak trudna, że na myśl o niej ogarniało go zwątpienie, a nawet i strach. Po prostu należało uzyskać pozwolenie księżnej Gryzeldy której surowości i przenikliwego rozumu bał się pan starosta z całej duszy. Jednak począwszy, pragnął jak najprędzej doprowadzić dzieło do skutku, nazajutrz więc rano, pomszy po śniadaniu i po przeglądzie najemnej piechoty niemieckiej, udał się na pokoje księżnej. Zastał samą panią haftującą ornat do kolegiaty. Za nią Anusia zwijała rozwieszony na dwóch krzesłach jedwab. Drugi motek koloru różanego założyła na szyję i migając szybko rączkami biegała naokoło krzeseł, goniąc odwijającą się nitkę. Panu staroście pojaśniały oczy na jej widok, ale prędko przybrał oblicze w powagę i przywitawszy się z księżną tak niby od niechcenia zaczął. — Ten pan Babinicz, co tu z Tatary przyjechał, to jest Litwin. Możny jakiś człeki wielce grzeczny, a rycerz podobno zawołany. Zauważyłaś go, Pani siostro? Samżeś go do mnie przyprowadzał, odrzekła obojętnie księżna Gryzelda. Uczciwą ma twarz i na dobrego żołnierza wygląda. Rozpytywałem się go też o owe majętności, pan niebożo bohatej zapisane. Powiada, że to fortuna niemal Radziwiłowskiej równa. Daj Boże, Anusi, lżejsze jej będzie sieroctwo, a potem starość, rzekła pani. Jest jeno to perikulum, żeby dalsi krewni nie rozdrapali. Babinicz powiada, że wojewoda Witebski mógłby, gdyby chciał tym się zająć. Zacny to człek i nam wielce życzliwy, któremu bym córkę własną powierzył. Dość by mu awizę do trybunału posłać i opiekę oznajmić. Ale Babinicz powiada, iż na to potrzeba, aby panna Anna sama pojechała w tamte strony. Dokąd? Do pana Sapiechy? Albo do panien Sapieżanek, aby tam była aby instalacja proforma mogła być uczyniona. Starosta zmyślił w tej chwili instalację proforma, słusznie mniemając, iż księżna przyjmie tę fałszywą monetę za dobrą. Ona zaś pomyślała przez chwilę i rzekła: Jakże jej tu teraz jechać, gdy szwedzi po drodze? Mam właśnie wiadomość, że z Lublina ustąpili. Cały kraj z tej strony Wisły wolny. I któż by to Hankę do pana Sapiechy odprowadził? Choćby ten sam Babinicz. Z Tatarami? Bójże się Boga, panie bracie, toż to lud dziki i niesforny. Ja się tam nie boję, wtrąciła dygając Anusia. Lecz księżna Gryzelda zmiarkowała już, że pan brat przyszedł z jakimś gotowym planem, więc wyprawiła Anusię z pokoju, sama zaś poczęła spoglądać pytającym wzrokiem na pana starostę. On zaś rzekł jakby do siebie samego – Ordyńcy ci w proch się przed babiniczem rozsypują, wiesza ich zalada lada subordynację. Nie mogę na taką ekspedycję pozwolić, odpowiedziała księżna. Dziewczyna jest zacna, ale bałamutna i łatwo w ludziach zapały budzi. Sam to wiesz najlepiej. Nigdy bym jej nie powierzyła, człeku młodemu i nieznanemu. Nieznany on tam nie jest, bo kto o babiniczach nie słyszał jako o familiantach i statecznych ludziach? Pierwszy pan starosta nigdy w życiu o babiniczach nie słyszał. Zresztą, mówił dalej, mogłaby się i którą ze statecznych niewiast do kompanii dodać, to i dekorum byłoby zachowane. Za babinicza ja ręczę. Powiem ci i to, pani siostro, że ma on w tamtych stronach narzeczoną, w której srodze jest, jak sam powiada, zakochany. A kto zakochany, temu co innego w głowie. Grunt w tym, że taka druga sposobność nieprędko może się trafić, natomiast może fortuna dziewce przepaść i na dojrzałe lata zostanie bez dachu nad głową. Księżna przestała haftować, podniosła głowę i utkwiła w bracie przenikliwe oczy. Co ty masz w tym, żeby ją stąd wyprawić? Co ja mam w tym? Mówił, spuszczając wzrok pan starosta. Co mogę mieć? Nic. Ja nie. Tyś się z babiniczem zmówił na jej cnotę? Ot jest, jak mi Bóg miły, tego tylko brakło. Przeczytasz tedy list, który do pana Sapiechy napisze i własny dodasz. A ja ci jeno przyrzekam, iż się z Zamościa nie ruszę. Wreszcie sama babinicza wybadasz i sama go prosić będziesz, aby się funkcji podjął. Skoro mnie posądzasz, to nie chcę o niczym wiedzieć. Czemu zaś tak nastajesz, by ona wyjechała z Zamościa? Bo jej dobra pragnę. I o fortunę niezmierną chodzi. Wreszcie przyznaję, siła mi na tym zależy, aby ona z zamościa wyjechała. Oto sprzykrzyły mi się Twoje posądzenia, nie w smak mi i to, że na mnie ustawnie brwi marszczysz i surowie spoglądasz. Myślałem, że przyzwalając na odjazd dziewczyny znajdę najlepsze argumentum przeciw podejrzeniom. Dali Bóg dość mi tego, bo też żaden żak ani mydłek, który się nocą pod okna skrada. Powiem ci więcej. Oficerowie mi się przez nią jeden na drugiego burzą i szablami na się trzaskają. Ni zgody, ni porządku, ni służby jak należy. Dość mi tego. Ale skoro jeszcze oczyma we mnie świdrujesz, to rób jak chcesz. A Michała sama pilnuj, bo to twoja, nie moja sprawa. Michała? Rzekła ze zdumieniem księżna. Ja przeciw dziewczynie nic nie mówię. Nie bałamuci go więcej niż innych, ale jeżeli ty, pani siostro, nie widzisz jego strzelistych spojrzeń i gorących afektów, to ci jeno to powiem, że Kupido tak nie zaślepia jak macierzyńska miłość. Brwi księżnej ściągnęły się, a lica jej przybladły. Starosta zaś widząc, że wreszcie utrafił, uderzył się rękoma po kolanach i mówił dalej, o tak, pani siostro, o tak, co mnie do tego. Niechże jej Michałek jedwab do zwijania podaje, niech parska patrząc na nią, niech się płoni, niech przez dziurki we drzwiach na nią spogląda, a mnie co? Wreszcie, bo ja wiem, fortuna piękna rutno szlachecki, a ja się tam nad szlachtę nie wynoszę. Chcesz sama, dobrze, lata jeno ponoś niedobrane, ale to znów nie moja rzecz. To rzekłszy, pan starosta powstał i skłoniwszy się siostrze bardzo uprzejmie, zabierał się do odejścia. Księżnej tymczasem krew napłynęła do twarzy. Dumna pani w całej rzeczy pospolitej nie widziała partii godnej Wiśniowieckiego, a za granicą chyba między arcyksiężniczkami austriackimi więc też słowa brata przypiekły ją jakby rozpalonym żelazem. Janie, rzekła, czekaj! Pani siostro, odrzekł starosta Kałuski: chciałem primo złożyć ci dowód, iż niesłusznie mnie posądzasz, sekundo, iż powinnaś kogo innego pilnować. Teraz uczynisz jak zechcesz, jać nie mam więcej nic do gadania. Tu pan Zamojski skłonił się i wyszedł. Rozdział trzydziesty piąty. Pan starosta Kałuski zupełnie kłamał przed siostrą, mówiąc o afektach Michałowych dla Anusi, gdyż młode książątko kochało się w niej tak, jak i wszyscy nie wyłączając paziów dworskich. Ale była to miłość niezbyt gwałtowna i zgoła nieprzedsiębiorcza. Raczej słodkie rozdurzenie głowy i zmysłów, niepory w serca, które, miłując, do wiecznego posiadania umiłowanego przedmiotu dąży. Do takiego dążenia nie miał Michał dość energii. Niemniej księżna Gryzelda, marząc o świetnej przyszłości dla syna, przeraziła się mocno tym uczuciem. W pierwszej chwili zdumiała ją nagła zgoda pana starosty na wyjazd tanusi. Obecnie przestała o tym myśleć. Tak dalece całą jej duszę zajęło grożące niebezpieczeństwo. Rozmowa z synem, który bladł i drżał przed nią, a wprzód nim się do czego przyznał, już począł łzy wylewać, utwierdziła ją w mniemaniu, że niebezpieczeństwo jest groźne. Jednakże nie od razu przezwyciężyła skrupuły sumienia i dopiero gdy Anusia, której chciało się nowy świat i nowych ludzi zobaczyć, a może i pobałamucić pięknego kawalera, przypadła jej do nóg z prośbą o pozwolenie, księżna nie znalazła dość siły, by go jej odmówić. Anusia zalewała się wprawdzie łzami na myśl rozłąki ze swą panią i matką, ale dla sprytnej dziewczyny było zupełnie jasnym, że prosząc o rozłąkę, oddala tym samym od siebie wszelkie podejrzenia, jakoby w jakichś z góry powziętych celach bałamuciła młode książątko lub też samego pana starostę. Księżna Gryzelda, chcąc się przekonać, czy nie ma jakiejś zmowy między bratem starostą a Kmicicem, kazała temu ostatniemu stawić się przed sobą. Przyrzeczenie pana starosty, że nie ruszy się z zamościa, uspokoiło ją wprawdzie znacznie, chciała jednak poznać bliżej człowieka, który miał dziewczynę przeprowadzać. Rozmowa z kmicicem uspokoiła ją zupełnie. Młodemu szlachcicowi patrzyła z siwych oczu taka szczerość i prawda, że niepodobna było o niej wątpić. Przyznał się od razu, że w innej zakochanej przeto do nie ma ni chęci, ni głowy. Wreszcie dał parol kawalerski, iż dziewczynę obroni przed wszelką przygodą, chyba by sam pierwej głową nałożył. Do pana sapiechy ją odwiozę bezpiecznie, gdyż starosta powiadał, że nieprzyjaciel z Lublina ustąpił. Ale potem nie chcę nic o niej wiedzieć, i nie dlatego, abym powolnych służb dla waszej książęcej mości miał się wzdragać, bo dla wdowy po największym wojowniku i chwale całego narodu gotówem zawsze krew przelać, ale że mam tam swoje ciężkie sprawy, z których nie wiem czyli skórę całą wyniosę. Nie chodzi też o nic więcej, odrzekła księżna. Jeno byś ją do pana sapierzyńskich rąk oddał, a pan wojewoda uczyni to dla mnie, iż dalszej nad nią opieki nie odmówi. I wyciągnęła mu rękę, którą on ze czcią największą ucałował, ona zaś rzekła jemu na pożegnanie, Czuwaj, panie kawalerze, czuwaj i tym się nie ubezpieczaj, że kraj od nieprzyjaciela wolny. Ostatnie słowa zastanowiły Kmicica, lecz nie miał czasu nad nimi rozmyślać, bo wkrótce ułapił go pan starosta. Cóż, mości rycerzu, rzekł wesoło, największą ozdobę zamościa zamościa mi wywozisz. Ale z wolą pańską, odpowiedział Kmicic, pilnuj, że jej dobrze, łakomy to specjał, gotów ci ją kto odbić. A niech jeno popróbuję, owa, dałem parol kawalerski księżnej pani, a u mnie parol rzecz święta. No, na śmiech jeno mówię. Nie potrzebujesz się bacia ani ostrożności nadzwyczajnych przedsiębrać. A tak i poproszę jaśnie wielmożnego pana o jakowąś kolaskę zamykaną i blachami opatrzoną. Dam ci i dwie, ale przecież zaraz nie jedziesz. Bogać, pilno mi i tak tu za długo siedzę. To wypraw swoich tatarów naprzód do krasnego stawu. Ja ze swej strony pchnę gońca, aby tam obroki były dla nich gotowe, a tobie eskortę własną aż do krasnego stawu dam. Nic cię tu spotkać złego nie może, bo to kraj mój. Dam ci dobrych pachołków z niemieckiej dragonii, ludzi śmiałych i dróg świadomych. Zresztą do krasnego stawu trakt jak sierpem rzucił. A czemu to mam się samo stawać? Abyś się z nami dłużej zabawił, miłym mi jesteś gościem i radbym wać pana choćby rok cały zatrzymać. A przy tym posłałem postada do Perespy, może się jakowyś Bachmacik dla waćpana pana wybierze, który cię w potrzebie nie zawiedzie, wierzaj. Kmicic spojrzał bystro w oczy staroście, potem jakby powziąwszy nagłe postanowienie, rzekł. Dziękuję i ostaję, a Tatarów naprzód wyprawię. I poszedł zaraz wydać im rozkazy, a wziąwszy na stronę Agbacha łana tak mówił — Agbachu łanie: macie iść naprzód do Krasnego Stawu prostym traktem, jakoby kto sierpem rzucił. Ja tu ostaję i w dzień po was ruszę, mając starościńską eskortę. Słuchaj, że teraz to ci powiem. Oto mi do Krasnego Stawu nie pójdziecie. Jeno mi w pierwszych lasach niedaleko za Zamościem przypadni tak, aby żywa dusza o was nie wiedziała. — A gdy wystrzał na gościńcu, usłyszycie to do mnie, bo mi tu chcą jakowąś nieszczerość wyrządzić. — Twoja wola — odrzekł Akba Juan, przykładając dłoń do czoła ust i piersi. — Przejrzałem cię, panie starosto — rzekł do siebie Kmicic. — W Zamościu siostry się boisz, więc chcesz dziewczynę porwać i gdzieś w pobliżu osadzić, a ze mnie instrumentum swych rząd uczynić. A kto wie, czy i gardła nie wziąć. czekajże. Trafiłeś na lepszego od sie, i sam się we własny potrzask uchwycisz. Wieczorem porucznik Szurski zastukał do drzwi Kmicica. Oficer także coś wiedział, czegoś się domyślał, a że się miłował, wolał więc, by odjechała, niż żeby w moc pana starosty wpadła. Jednakże mówić otwarcie nie śmiał, a może także nie miał pewności. Dziwił się więc tylko, iż Kmicic zgodził się na wysłanie przodem Tatarów, Zaręczał, że drogi nie są tak bezpieczne, jako mówią, że wszędy włóczą się kupy zbrojne i do gwałtownych uczynków skore. Lecz pan Andrzej postanowił udawać, że niczego się nie domyśla. Co mnie może spotkać, mówił. Przecie pan starosta Kałuski daje mi własną eskortę. Ba, Niemców? Zali to niepewni ludzie? Tym psu bratom nigdy ufać nie można. Bywało, że zmówiwszy się w drodze, do nieprzyjaciół zbiegali. Szwedów przecie nie ma z tej strony Wisły. Są psiajuchy w Lublinie, nieprawda, że wyszli. Szczerze waszmości radzę, nie wyprawiaj naprzód Tatarów, bo w większej kupie zawsze bezpieczniej. Szkoda, że śmiwać pan wprzód tego nie mówił. Jeden ma język w gębie i raz danego rozkazu nie cofam. Jakoż nazajutrz Tatarzy ruszyli naprzód. Kmicic miał zasiechać pod wieczór, tak aby na pierwszy nocleg stanąć w krasnym stawie. Tymczasem wręczono mu dwa listy do pana Sapiechy, jeden od księżnej, drugi od pana starosty. Kmicic miał wielką ochotę otworzyć ten, ostatni jednak nie śmiał, natomiast przejrzawszy go pod światło, przekonał się, że w środku jest czysty papier. Odkrycie to upewniło go ostatecznie, że i dziewczyna, i listy mają mu być w drodze odebrane. Tymczasem przyszło stado z Perespy i pan starosta obdarzył młodego rycerza nadpodziw pięknym Bachmacikiem, którego on z wdzięcznością przyjął, myśląc sobie w duszy, że dalej na nim zajedzie niż się pan starosta spodziewa. Myślał także o swoich Tatarach, którzy już musieli w lasach zapaść i śmiech pusty go brał. Chwilami znów burzył się w duszy i obiecywał sobie dać panu staroście dobrą naukę. Nadszedł wreszcie czas obiadu, który upłynął bardzo posępnie. Anusia miała czerwone oczy. Oficerowie milczeli głucho. Jeden pan starosta był wesół i kazał dolewać w kielichy, które kmicic spełniał jeden za drugim. Lecz gdy nadeszła pora odjazdu, niewiele osób żegnało odjeżdżających, gdyż pan starosta powyprawiał oficerów po służbie. Anusia padła do nóg księżnie, i długo nie można jej było oderwać. Sama zaś księżna miała w twarzy niepokój widoczny. Może i wyrzucała sobie po cichu, iż pozwoliła na odjazd wiernej służki wśród takich czasów, w których nie trudno było o przygodę. Lecz głośny płacz Michała, który trzymając pięści przy oczach, buczał jak żak szkolny, utwierdził dumną panią w przekonaniu, iż trzeba dalszym skutkom młodocianego afektu zapobiec. Wreszcie uspokajała się i tą nadzieją, że w rodzinie sapieżyńskiej znajdzie dziewczyna opiekę, bezpieczeństwo i wreszcie ową wielką fortunę, mającą jej los na resztę życia zabezpieczyć. Właścinej cnocie, męstwu i honorowi ją powierzam, rzekła raz jeszcze księżna do kmicica, a wać pan pamiętaj i żeś mi zaprzysiąkł, jako ją bez szwanku do pana sapiechy odprowadzisz. Jako szkło będę wiozu. A w potrzebie pakuła mi obwinę, żem zaś parol dał, to chyba śmierć mi go dochować przeszkodzi odrzekł rycerz. I podał ramię Anusi, ona zaś zła była na niego, bo wcale na nią nie patrzył i dość lekko traktował, więc podała mu rękę bardzo dumnie, odwracając wzrok i głowę w inną stronę. Żal jej było odjeżdżać i strach ją teraz brał, ale cofać się było już za późno. Nadeszła chwila, Siedli więc ona do karetki ze starą sługą, panną Suwalską, on na koń i ruszyli. Dwunastu rajtarów niemieckich otaczało kolaskę i wóz z łubami. Gdy wreszcie skrzypnęły brony w warszawskiej bramie i rozległ się turkot kół po zwodzonym moście, Anusia uderzyła w płacz głośny. Kmicic pochylił się do kolaski. Nie bój się, wać panna, nie zjem cię! Grubian! pomyślała Anusia. Jechali czas jakiś wedle domów leżących za murami wprost ku staremu zamościu, po czym wyjechali na pola i wjechali w bór, który w owych czasach ciągnął się pagórzystym krajem aż hen do Bugu i za Buk z jednej strony, z drugiej szedł przerywany wsiami aż do Zawichosta. Noc już zapadła, ale bardzo pogodna i widna. Trakt znaczył się srebrnym szlakiem. Ciszę przerywał tylko chórkot karetki i tentent koni rajtarskich. To już moi tatarowie muszą tkwić w gąszczach, jak wilcy, pomyślał Kmicic. Wtem nadstawił ucha. Co to? Zapytał oficera dowodzącego rajtarami. Słychać tentent. Jakiś jeździec pędzi w skok za nami, odrzekł oficer. Zaledwie skończył, dopadł na spienionym koniu kozak, wołając. Pan Babinicz, pan Babinicz, pyśmo od pana starosty. Orszak wstrzymał się. Kozak podał list panu Kmicicowi. Kmicic rozłamał pieczęć i przy świetle latarni umieszczonej przy koźle kolaski czytał, co następuje. Mości, a mnie wielce miły panie Babinicz. W prędce po odjeździe panny Bożo Bochatej Krasieńskiej doszła mnie wieść, iż Szwedzi nie tylko nie ustąpili z Lublina, ale na mój Zamość uderzyć zamierzają. Wobec tego dalsza droga i peregrynacja stają się niepodobne. Zważywszy więc owe perikula, na jakie białogłowa narażona by być mogła, chcemy pannę Bożo Bohatą mieć z powrotem w Zamościu. Ciż sami rajtarowie ją odwiozą, wać pana zaś, któremu w dalszą drogę musi być pilno, na próżno fatigare nie chcemy. Którą wolę naszą oznajmiając waszej mości prosimy, abyś rajtarom wedle naszych chęci rozkazy wydać zechciał. Przecie jest w nim tyle uczciwości, że na głowę moją nie nastaje, jeno mnie na dudka chce wystrychnąć, pomyślał Kmicic. Wraz się też okaże jawnie, czy jest w tym zasadzka, czyli jej nie ma. Tymczasem Anusia wysadziła głowę przez okno. A co tam? spytała. Nic. Pan starosta Kałuski jeszcze raz wać pannę mojemu męstwu poleca, nic więcej. Tu zwrócił się do woźnicy i rajtarów. Jazda! Lecz oficer dowodzący rajtarami osadził konia – stój! – krzyknął na woźnicę. Po czym do Kmicica – jak to, jazda? – A po co dłużej w lesie stać? – spytał zgłupia Frant Kmicic. – Bo wasza mość odebrałeś jakowyś rozkaz. – A właści co do tego? – Odebrałem i właśnie dlatego rozkazuję – jazda! – Stój! – zawołał oficer. – Jazda! – powtórzył Kmicic. – Co tam? – spytała znufanusia – nie pojedziem ni kroku dalej, nim rozkazu nie obaczę, rzekł stanowczo oficer. Rozkazu nie obaczysz, bo nie tobie go przysłano. Skoro waszmość słuchać go nie chcesz, to ja go wykonam. Ruszajże sobie tedy waszmość z Bogiem do krasnego stawu i bacza, żebyśmy czego nie przyłożyli na drogę, a my z panną wracamy. Pan kmicic tego tylko chciał, aby oficer wyznał, iż wie, co jest w rozkazie. Okazało się bowiem z tego z zupełną pewnością, że cała sprawa jest z góry ułożonym podstępem. — Ruszaj z Bogiem! — powtórzył groźnie już oficer. I w tej chwili rajtarzy powydobywali bez komendy szable z pochew. — O, takie syny! Nie do Zamościa chcielibyście dziewkę wieść, jeno gdzieś na uboczu osadzić, aby starosta swobodnie rządząc swym cuglem mógł popuszczać. Aleście na mądrzejszego trafili! To rzekłszy wypalił w górę z pistoletu. Na ów odgłos w głębiach lasu rozległ się wrzask straszliwy, jak gdyby wystrzał zbudził całe stada wilków śpiące w pobliżu. Wycie ozwało się z przodu, z tyłu, z boków, jednocześnie rozległ się tętę ten, ten koni chrup od gałęzi łamanych pod kopytami i na trakcie zaczerniały kupy jeźdźców, które zbliżały się z nieludzkim wyciem i piskiem. — Jezus Maria Józef! — wołały przerażone niewiasty w kolaste. Tymczasem Tatarzy dopadli chmurą, lecz Kmicic wstrzymał ich trzykrotnym okrzykiem, sam zaś zwrócił się do przerażonego oficera i chełpić się począł. — Poznaj! Na kogoś trafił! — Pan starosta na dudkach chciał mnie wystrychnąć, ślepe instrumentum ze mnie uczynić, a tobie rajfurską funkcję powierzył, której się dla łaski pańskiej podjąłeś, panie oficjerze! — Kłaniaj, że się od babinicza panu staroście i powiedz mu, że dziewka dojedzie bezpiecznie do pana sapiechy. Oficer potoczył naokoło przelękłym wzrokiem i ujrzał dzikie twarze patrzące ze straszliwym łakomstwem na niego i na rajtarów. Znać było, że czekają tylko jednego wyrazu, aby rzucić się na nich i porozrywać w sztuki. Wasza miłość uczyni, co zechce, bo z przemocą nie wskuramy. Odrzekł drżącym głosem, ale pan starosta potrafi się pomścić. Kmicic roześmiał się, niechże na tobie się mści, bo gdyby nie to, żeś się zdradził, gdybyś nie okazał, że wiesz z góry, co jest w rozkazie i nie przeciwił się dalszej jeździe, to byś mnie nie przekonał o zasadce i dziewkę zaraz bym w krasnostawie oddał. Powiedz, że i to panu staroście, by mądrzejszych odcieraj furami swymi kreował. Spokojny ton, z jakim pan kmicic to mówił, upewnił nieco oficera przynajmniej pod tym względem, iż ani jemu, ani rajtarom śmierć nie grozi, więc odetchnął lżej i rzekł: Mamyż z niczym wracać do zamościa? A kmicic, z niczym nie wrócicie, bo wrócicie z pismem moim, które każdemu z was na skórze każe wypisać. Wasza miłość! Bierz ich! krzyknął kmicic. I sam zaraz ucapił za kark oficera rozpoczęła się zawierucha i kotłowanina na naokół kolaski wrzask tatarów stłumił wołanie o pomoc i krzyki przerażenia wydobywające się z piersi niewiast lecz szamotanie niedługo trwało gdyż w dwa pacierze później rajtarowie leżeli już na trakcie powiązani jeden obok drugiego teraz kmicic rozkazał siec ich batoszkami zbyczego surowca lecz nie nadmiarę, miarę ażeby wrócić mogli piechotą do zamościa Otrzymali więc prości żołnierze po sto, a oficer sto pięćdziesiąt plak, pomimo próśbi nusi, która nie rozumiejąc, co się wokół niej dzieje, sądziła, że w straszliwe jakieś ręce wpadła i składając dłonie błagała ze łzami w oczach o życie. — Daruj, rycerzu! Co mia ja ci winna? Daruj! Oszczędź! — Cicho, panna, bądź! — huknął Kmicic. — Com ci zawiniła? — Możeś i sama w zmowie. — W jakiej zmowie? — Boże, bądź miłości w mnie grzesznej. To panna nie wiesz, że pan starosta pozornie jeno na wyjazd panny dozwolił, aby cię od księżnej odłączyć, a w drodze porwać i aby w jakimś pustym zameczku na cnotę twoją nastawać. Jezusie Nazareński! krzyknęła Anusia. I tyle było w tym okrzyku prawdy i szczerości, iż Kmicicic rzekł łagodniej: Jakże, toś waćpanna nie wzmowie? Może to być? Anusia zakryła twarz rękoma, lecz nie mogła nic mówić, jeno powtarzała raz po razu Jezus Mario, Jezus Mario, uspokój się, wać Panna, rzekł jeszcze łagodniej Pan Kmicic. Pojedziesz bezpiecznie do Pana Sapiechy, bo tego Pan starosta nie wyliczył, z kim ma sprawę. Od ci ludzie, których tam sieką, mieli cię porwać. Daruję ich zdrowiem, aby mogli panu staroście opowiedzieć, jakim gładko poszło. To wać pan mnie od hańby bronił? Tak jest, chociażem nie wiedział, czy rada będziesz. Anusia zamiast odpowiadać lub zaprzeczać, chwyciła nagle pana Andrzeja za rękę i przycisnęła ją do swych bledziuchnych ust. A po nim skry przeszły od nóg do głowy. Daj, panna, spokój dla Boga, co to znowu krzyknął? Siadaj, panna, do kolaski, bo nożyny przemoczysz. A nie bój się, u matki nie byłoby ci przebezpieczniej. Pojadę teraz z panem choćby na koniec świata. Waćpan na takich rzeczy nie powiadaj. Bóg cię nagrodzi, żeś cnoty bronił. Pierwszy raz mi się sposobność trafiła, odrzekł Kmicic, a ciszej mruknął sam do siebie. Tyle mnie dotąd bronił, ile kot napłakał. Lecz tymczasem ordyńcy przestali batorzeć rajtarów. Kazał ich więc pan Andrzej pognać nagich i pokrwawionych traktem do Zamościa. Poszli... Łzy rzewne wylewając, konie i broń i odzież darował kmicić swoim tatarom i ruszyli szybko naprzód, bo niebezpiecznie było zwłóczyć. Przez drogę nie mógł się młody rycerz powstrzymać od chęci zaglądania do kolaski, a raczej od spoglądania w bystre oczka i cudne lica dziewczyny. Pytał też za każdym razem, czy jej czego nie trzeba, czy kolaska wygodna i czy zbyt szybka jazda nie nuży. Ona odpowiadała mu zatem wdzięcznie, że jej tak dobrze jak nigdy nie bywało. Ochłonęła już ze strachu zupełnie, serce wezbrało jej ufnością dla obrońcy, w duszy zaś myślała, nie taki nieużyty, ani taki grubian, jaką z początku mnie mała. Hej, Olenka, co ja dla ciebie cierpię, mówił sobie Kmicic. Zali mnie niewdzięcznością nakarmisz, żeby tak w dawnych czasach... Ucha, tu kompanionowie przyszli mu na myśli i różne swawole, których się na spółkę z nimi dopuszczał, więc chcąc odegnać pokusy, począł za ich nieszczęsne dusze odmawiać wieczny odpoczynek. Przybywszy do krasnego stawu, uznał pan kmicic, że lepiej na wieści z zamościa nie czekać i zaraz ruszył w dalszą drogę. Wszelako na odjezdnym napisał i przesłał panu staroście list następujący. Jaśnie, wielmożny panie starosto, a mnie wielce miłościwy, łaskawco i dobrodzieju. Kogo Bóg wielkim na tym świecie uczynił, temu i do wtipu sporszą miarę namierzył. Poznałem to od razu i żeś jaśnie, wielmożny pan Jeno na próbę chciał mnie wystawić, przesyłając mi rozkaz wydania panny Bożo Bochatej a poznałem to tym lepiej, gdy rajtarowie owi zdradzili, iż tenor rozkazu wiedzą, chociażem im listu nie pokazywał i choć jaśnie wielmożny pan piszesz mi, iż namysł dopiero po naszym wyjeździe przyszedł. Jako więc z jednej strony podziwiam tym bardziej przezorność pańską, tak z drugiej dla zupełnego uspokojenia troskliwego opiekuna, ponownie przyrzekam, iż nic mnie od spełnienia powierzonej mi funkcji odwieść nie zdoła ale że żołdakowie owi źle widocznie intencję pańską rozumiejąc, wielkimi grubianami się okazali, a nawet zdrowiu memu grozili, mniemam przeto, iż utrafiłbym w myśl jaśnie wielmożnego pana, gdybym ich był obwiesić, kazał. Czegoże mnie uczynił, o przebaczenie jaśnie wielmożnego pana upraszam, Wszelako batożkami kazałem ich przystojnie ociąć, którą karę, jeśli Jaśnie Wielmożny Pan za zbyt małą uznasz, wedle swej Pańskiej woli multiplikować możesz. Przy czym, tusząc iżem na większą ufność i wdzięczność Jaśnie Wielmożnego Pana zarobił, pisze się wiernym i życzliwym Waszej Pańskiej Mości sługą Babinicz. Dragoni dowluchłszy się do zamościa późną nocą, nie śmieli się na oczy Panu staroście Kałuskiemu pokazać. Dowiedział się więc o całym zajściu dopiero z tego listu, który nazajutrz Krasnostawski Kozak przywiózł. Przeczytawszy go, pan starosta na trzy dni w swojej komnacie się zamknął, nikogo z dworzan prócz pokojowców, którzy mu jeść nosili, do siebie nie puszczając. Słyszano też, iż klął po francusku, co czynił tylko wówczas, gdy był w najwyższej pasji. Powoli jednak uspokoiła się ta burza. Przez czwarty i piąty dzień bardzo był jeszcze pan starosta milczący. Żół coś w sobie i za wąs szarpał, aż dopiero w tydzień, będąc już wcale wesołym i podpiwszy trochę przy stole, począł nagle wąs kręcić, nie szarpać, i ozwał się do księżnej gryzeldy: Pani siostro, wiesz, że mi nie brak przezorności. Wystawiłem też umyślnie parę dni temu na próbę owego szlachcica, który Anusie zabrał. I mogę cię upewnić, że ją wiernie do rąk pana sapierzyńskich dowiezie. I zdaje się, że już w miesiąc później zwrócił pan starosta serce gdzie indziej, a prócz tego był całkiem i sam przekonany, że co się stało, stało się z jego wolą i wiedzą. Rozdział trzydziesty szósty. Województwo lubelskie w znacznej części, a podlaskie niemal zupełnie, było w ręku polskim, to jest Konfederacji i Sapierzyńskim. Ponieważ król szwedzki bawił ciągle w Prusach, gdzie z elektorem traktował, Szwedzi więc, nie czując się bardzo na siłach wobec ogólnego powstania, które wzmagało się z każdą chwilą, nie śmieli się wychylać z miast i zamków, a mniej jeszcze przechodzić Wisłę, poza którą siły polskie były największe. Pracowano więc w owych dwóch województwach nad utworzeniem znacznego i porządnego wojska, które by się z regularnym szwedzkim żołnierzem mierzyć mogło. Po miastach powiatowych ćwiczono piechotę, a ponieważ chłopi w ogóle chwycili za broń, zatem i ludzi nie brakło. Trzeba było tylko ująć w kluby i w regularną komendę owe kupy niesforne, często dla własnego kraju niebezpieczne. Zajmowali się tym rotmistrze powiatowi. Obok tego król wydał mnóstwo listów zapowiednich starym i doświadczonym żołnierzom, zaciągi szły więc we wszystkich ziemiach, a że ludzi wojennych w tych stronach nie brakło, tworzyły się więc chorągwie jazdy bardzo doskonałej. Jedne szły zawisłe podsycać wojnę z tamtej strony, drugie do pana Czarnieckiego, trzecie do pana Sapiechy. Takie mnóstwo rąk chwyciło za broń, że wojsko Jana Kazimierza już było od szwedzkiego liczniejsze. Kraj, nad którego słabością zdumiewała się niedawno cała Europa, dawał teraz przykład siły, której nie domyślali się w nim nie tylko nieprzyjaciele, ale nawet własny król, nawet ci, których wierne serce rozdzierało się przed kilku miesiącami z bólu i desperacji. Znajdowały się pieniądze, zapał, męstwo, najbardziej zrozpaczone dusze ogarniało przekonanie, iż nie masz takiego położenia, takiego upadku, takiej słabości, z której by nie było ratunku, i że tam, gdzie się dzieci rodzą, tam otucha umrzeć nie może. Kmicic szedł naprzód bez przeszkód, zbierając po drodze niespokojne duchy, które chętnie przystawały do Czambułku w tej nadziei, że na współkę z Tatary najwięcej zażyją krwi i grabieży. Tych w rządnych i sprawnych żołnierzy łatwo zamieniał, bo miał ten dar, iż stracha posłuch budził w podwładnych. Witano go po drodze radośnie, a to z powodu Tatarów. Widok ich bowiem przekonywał, iż Han naprawdę Rzeczypospolitej idzie z pomocą. Oczywiście gruchnęła wieść, że panu sapierze walą auxilia złożone z czterdziestu tysięcy wyborowego tatarskiego komuniku. Rozpowiadano cuda o modestii tych sprzymierzeńców, jako żadnych gwałtów ni zabójstw po drodze nie czynią. Podawano ich własnym żołnierzom za przykład. Pan Sapiecha stał chwilowo w Białej. Siły jego składały się z około 10 tysięcy wojsk regularnych, jazdy i piechoty. Były to szczątki wojsk litewskich, podsycone nowym ludem. Jazda, zwłaszcza niektóre jej chorągwie, przewyższała dzielnością i sprawnością szwedzką rajtarię, lecz piechota źle była wyćwiczona i brakło jej strzelby, a zwłaszcza prochów. Brakło także armat. Myślał wojewoda Witebski, że się zaopatrzy w nie w Tykocinie, tymczasem Szwedzi, wysadziwszy siebie samych prochami, zniszczyli zarazem wszystkie działa zamkowe. Obok tych sił stało w okolicach białej do dwunastu tysięcy pospolitaków z całej Litwy, z Mazowsza, z Podlasia, lecz z tych niewiele obiecywał sobie wojewoda pożytku, zwłaszcza, że nieznaną moc wozów ze sobą mając utrudniali pochody i czynili z obozu ociężałe i nieruchome zbiorowisko. Kmicic o jednym myślał, wjeżdżając do Białej. Oto pod sapiechą służyło tylu szlachty z Litwy i tylu oficerów radziwiłowskich, dawnych jego znajomych, Iż obawiał się, że go poznają, a poznawszy na szablach rozniosą, zanim zdoła krzyknąć Jezus Maria. Imię Jego było znienawidzone w całej Litwie i w sapierzyńskim obozie, bo świeża jeszcze była pamięć, jako służąc radziwiłowi, wycinał te chorągwie, które się przeciw hetmanowi za ojczyzną opowiedziały. Lecz dodało panu Andrzejowi to otuchy, że się zmienił bardzo bo naprzód wychudł, po wtóre przybyła mu przez twarz blizna od bogusławowej kuli, na koniec nosił teraz brodę, dość długą, na końcu w szwedzki wicher zakręconą, a że wąsy podczesywał do góry, był więc wiele podobniejszy do jakiegoś Ericksona niż do polskiego szlachcica. Byle się od razu tumult przeciwko mnie nie uczynił, to po pierwszej bitwie już mnie inaczej będą sądzili, myślał sobie Kmicic, wjeżdżając do białej. Wjeżdżał też mrokiem, oznajmił się skąd jest, że listy królewskie wiezie i zaraz prosił pana wojewodę o osobną audiencję. Wojewoda przyjął go łaskawie, a to z powodu gorących poleceń królewskich. Posyłamy wam najwierniejszego sługę naszego, pisał król, który Hektorem Częstochowskim od czasu oblężenia sławnego miejsca jest nazwany, naszą zaś wolność i nasze zdrowie własnym życiem w czasie przeprawy przez góry ratował. Tego w szczególniejszej opiece miejcie, aby mu krzywda od żołnierzy się nie stała. Nazwisko jego prawdziwe wiemy oraz i racje, dla których pod przybranym służy, z powodu którego przybrania nikt nie ma go w podejrzenie podawać, ani o praktyki posądzać. A dlaczego waść przybrane nazwisko nosisz, nie można wiedzieć? Pytał pan wojewoda. Bom jest banic i pod własnym nie mógłbym zaciągać. Król dał mi zaś listy zapowiednie i jako Babinicz zaciągać mogę. Po co ci zaciągi, skoro masz Tatarów? Bo i największa siła nie zawadzi. A za co Banit? Pod czyją komendę idę i kogo o opiekę proszę, temu wszystko jako ojcu wyznać winienem. Prawdziwe moje nazwisko jest Kmicic. Wojewoda cofnął się parę kroków. "Który króla i pana naszego porwać żywym lub umarłym Bogusławowi obiecywał? Kmicico powiedział z całą swą energią, jak i co się zdarzyło, jako radziwiłom otumaniony służył, jako usłyszawszy z ust Bogusława o istotnych książąt zamiarach, porwał go i z tego powodu nieubłaganą zemstę na się ściągnął." Wojewoda uwierzył, bo nie mógł nie uwierzyć, zwłaszcza gdy i królewskie listy prawdę słów kmicicowych potwierdzały. Wreszcie w wojewodzie dusza była tak rozradowana, iż największego swego wroga byłby w tej chwili do serca przycisnął, największy grzech odpuścił. Radość tę sprawił mu następujący ustęp królewskiego listu. Jakkolwiek wakująca po śmierci wojewody wileńskiego wielka buława litewska wedle zwykłego prawa tylko na Sejmie może być następcy oddana, przecie w ekstraordynaryjnych dzisiejszych okolicznościach Niechając pospolitego trybu, wam wielce nam miłym, dla dobra Rzeczypospolitej i waszych wiekopomnych zasług buławę oną oddajemy, słusznie mniemając, że da Bóg uspokojenie na przyszłym Sejmie żaden głos przeciwko tej woli naszej się nie podniesie i uczynek nasz ogólną aprobatę otrzyma. Pan sapiecha, jak mówiono wówczas w Rzeczypospolitej, zastawił kontusz i sprzedał ostatnią srebrną łyżkę. Nie służył więc dla korzyści ani dla honorów ojczyźnie. Lecz nawet najbezinteresowniejszy człowiek rad widzi, iż zasługi jego cenią, wdzięcznością płacą, cnotę uznają. Dlatego od poważnej jego twarzy blask bił niezwykły. Akt ten woli królewskiej nowym splendorem przyozdabiał ród Pierzyński, a na to żadne z ówczesnych królewiąt nie było obojętne. Dobrze jeśli byli tacy, którzy do wyniesienia pernefas nie dążyli. Więc też pan piecha gotów był teraz uczynić dla króla wszystko, co było i co nie było w jego mocy. Skoro jest hetmanem, rzekł do pana kmicica, to pod moją inkwizycję podchodzisz i opiekę znajdziesz. Siła tu jest pospolitego ruszenia, więc i tumult gotowy. Dlatego bardzo w oczy nie leś, póki ja żołnierzów nie ostrzegę i tej potwarzy z ciebie nie zdejmę, którą Bogusław rzucił. Kmicic podziękował z serca i z kolei począł mówić o anusi, którą ze sobą do białej przywiózł. Na to pan hetman nóż zrzędzić, ale że w humorze był wyśmienitym więcej zrzędził wesoło. Owariował sobie pan, jak mi Bóg miły, rzekł. Siedzą sobie tam z siostrą za zamojskimi murami Jak u Pana Boga za piecem i myślą, że każdy może Tak jak on, poły od kontusza rozgartywać Do komina się obracać i plecy grzać Ja podbipiętych znałem, bo to krewni brzostowskich ha brzostowscy moi Fortuna pańska, nie ma co mówić Ale chociaż wojna z septentrionami na czasom dlała przecie w tamtych stronach jeszcze stoją gdzie czego szukać, gdzie jakie sądy, jakie urzędy, kto będzie fortunę odbierał i dziewkę instalował powariowali na czysto mnie bogusław na karku siedzi, a ja mam wojskiego funkcję pełnić i babami sobie głowę zaprzątać. Nie baba to, ale wiśnia odrzekł kmicic a co mi tam kazali wieść wiozłem, kazali oddać, oddaję. Stary Hetman wziął na to pana Kmicica za ucho i rzekł – A kto cię tam wie z Bereźniku? Jakąś ty ją odwiózł. – Broń, go Boże, jeszcze będą ludzie gadali, że ją od Sapierzyńskiej opieki kolki sparły i ja, stary, będę oczyma świecił. – Cóżeście to na popasach czynili? – Gadaj mi jeno no zaraz, Poganinie, zaliś od swoich Tatarów bisurmańskich obyczajów nie przejął? – Na popasach – odrzekł wesoło Kmicic. – Na popasach – Kazałem sobie pachołkom skórę dyscyplinami orać, a to żeby mniej przystojne chęci wygnać, które pod skórą mają swoje siedlisko, a które konfiteor na kształt bąków mnie cięły. A widzisz. Godna, że to jaka dziewka? At koza, choć okrutnie gładka, a jeszcze więcej przylepna. Już bisurmanin się znalazł, ale cnotliwa jako mniszka, to jej muszę przyznać. A co do kolek... Mniemam, żeby ją prędzej od pana zamojskiego opieki sparły. Tu kmicic opowiedział jak i co było. Dopieroż hetman począł go klepać po ramieniu a śmiać się. No ćwik z ciebie. Nie darmoż tyle o kmicicu powiadają. Nie bój się. Pan Janczłek zawzięty i mój konfident. Przejdzie mu pierwsza pasja, to się jeszcze sam uśmieje śmieje i ciebie nagrodzi. A nie potrzebuję — przerwał kmicic. Dobrze i to, że ambicje masz i ludziom w ręce nie patrzysz. Usłusz mi jeno przeciwko Bogusławowi tak sprawnie, to o dawne kondemnaty nie będziesz się potrzebował bać. Tu zdziwił się Sapiecha, spojrzawszy na tę twarz żołnierską, przed chwilą jeszcze tak szczerą i wesołą. Pan Kmicic na wzmiankę o Bogusławie przybladł zaraz i twarz mu się skurczyła jak paszcza złemu psu, gdy chce kąsać. Bogdaj się własną śliną ten zdrajca otruł, byle mi jeszcze przed skonaniem w ręce wpadł, rzekł ponuro. Twej zawziętości się nie dziwię. Pamiętaj tylko, by gniew w tobie roztropności nie zadławił, bo nie z byle kim to sprawa. Dobrze, że cię król tu przysłał. Będziesz mi Bogusława podchodził jako dawniej Chowańskiego. Będę go lepiej podchodził odparł równie ponuro Kmicic. Na tym skończyła się rozmowa. Kmicic odjechał spać do kwatery bo był strudzon drogą tymczasem rozbiegła się wieść pomiędzy wojskiem, że król wielką buławę ukochanemu wodzowi przysłał radość tedy jak płomień wybuchnęła pomiędzy tysiącami ludzi towarzystwo i oficerowie z podróżnych chorągwi poczęli tłumnie nadbiegać do kwatery hetmańskiej uśpione miasto ocknęło się ze snu porozpalano ognie chorążowie nadbiegli z chorągwiami Zagrały trąby, zachuczały kotły, zagrzmiały wystrzały z dział i muszkietów, a pan Sapiecha ucztę wspaniałą wyprawił i przewiwatowano całą noc, pijąc za zdrowie królewskie, hetmańskie i na przyszłe zwycięstwo nad Bogusławem. Pan Andrzej nie był, jako się rzekło, na uczcie obecny. Natomiast pan Hetman wszczął przy stołach rozmowy o Bogusławie i nie powiadając, kto jest ów oficer, który z Tatarami przyjechał i buławę przywiózł, Mówił ogólnie o przewrotności księcia. Obaj radziwiłowie, rzekł, kochali się w praktykach, ale książę Bogusław jeszcze nieboszczyka stryjecznego przewyższył. Pamiętacie wasz mościowie kmicica, albo przynajmniej słyszeliście o nim. Otóż i mainujcie, że sobie, iż to co książę Bogusław rozpuścił, jakoby mu się kmicic ofiarował rękę na króla i pana naszego podnieść, to nieprawda. Januszowi jednakże Kmicic pomagał dobrych kawalerów wycinać. Tak jest. Januszowi pomagał, ale wreszcie i on się spostrzegł, a spostrzegłszy się, nie tylko służbę porzucił, ale jak to wiecie, że człowiek był zuchwały, jeszcze się na Bogu sława porwał. Podobno tam już ciasno było z młodym księciem i ledwie zdrowie z rąk Kmicicowych salwował. Kmicic był żołnierz wielki, odezwały się liczne głosy. Książę zaś przez zemstę taką na niego potwarz wymyślił, od której dusza się wzdryga. Diabeł by lepszej nie wymyślił. Wiedzcie, że dowody mam w ręku czarno na białym, iż to była zemsta za nawrócenie się kmicicowe. Tak czyje imię pohańbić, jeden Bogusław to potrafi, takiego żołnierza pogrążyć. — Słyszałem — mówił dalej Hetman iż Kmicic, widząc, że nic mu tu już do roboty nie pozostaje, do Częstochowy umknął i tam znaczne usługi oddał, a potem króla jego mości własną piersią osłaniał. Usłyszawszy to, ci sami żołnierze, którzy by byli przed chwilą na szablach Kmicica roznieśli, poczęli coraz życzliwiej się o nim odzywać. — Kmicic mu tego nie daruje, nie taki to człowiek, on się i na Radziwiła porwie — Wszystkich żołnierzów książę Koniuszy pohańbił, rzuciwszy na jednego taką hańbę. Kmicic swawolnik był i okrutnik, ale nie parrycyda. Pomści on się, pomści, my go pierwej pomścimy. Skoro jaśnie wielmożny hetman powagą swą za niego ręczy, to tak musiało być. Tak było rzekł hetman: zdrowie hetmańskie! I niewiele brakłoby i kmicicowego zdrowia nie wypito. Lecz co prawda odzywały się bardzo gwałtowne głosy i przeciw, zwłaszcza między dawnymi oficerami radziwiłowskimi. Słysząc je hetman rzekł: A wiecie wasz mościowie, skąd mi ów kmicic do głowy przyszedł? Oto babinicz, goniec królewski, wielce jest do niego podobne. Sam się w pierwszej chwili omyliłem. Tu pan sapiecha począł surowiej nieco spoglądać i mówić z większą powagą: Choćby tu sam kmicic przyjechał, to ponieważ się nawrócił, ponieważ świętego miejsca z niezmierną odwagą bronił, potrafiłbym go moją hetmańską powagą osłonić. Proszę zatem waszmościów, by mi tu żadne hałasy z przyczyny owego przybysza nie powstały. Proszę pamiętać, że on tu z ramienia króla i Hanowego przyjechał, a zwłaszcza polecam to ich mościom panom rotmistrzom z pospolitego ruszenia, bo tam o dyscyplinę trudniej. Gdy pan Sapiecha mówił w ten sposób, jeden pan za głoba ośmielał się, bywało pomrukiwać pod nosem, wszyscy inni siedzieli jak trusie. Tak też siedzieli i teraz, ale gdy twarz hetmańska poweselała znowu, rozradowały się i inne. Kielichy gęsto krążące dopełniały miary wesołości i całe miasto grzmiało do rana, Aż ściany domostw dygotały w posadach, a dym wystrzałów wiwatowych przysłonił je całe, jakby po bitwie. Nazajutrz rankiem wysłał panca piecha Anusię do Grodna z panem Kotczycem. W Grodnie, z którego Chowański był się już dawno usunął, rezydowała wojewodzińska rodzina. Biedna Anusia, której piękny babinicz nieco w głowie zawrócił, żegnała się z nim bardzo czule, ale on trzymał się ostro. I dopiero na samym odjezdnym rzekł jej, żeby nie jedno licho, które w sercu jako cierń siedzi, to bym się był pewnie w pannie na umor rozkochał. Anusia pomyślała sobie, że nie masz takiej drzazgi, której by nie można przecierpliwości igiełką wydłubać, lecz że i bała się trochę tego babinicza, więc nie rzekła nic, westchnęła cicho i odjechała. Rozdział 37. Tydzień jeszcze po odjeździe Anusi z Kotczycem stał obóz Sapieżyński w Białej. Kmicic z Tatary, odkomenderowany do pobliskiego Rokitna odpoczywał także, bo trzeba było konie odpaść po długiej podróży. Przyjechał też do Białej i dziedzic jej, książę krajczy Michał Kazimierz Radziwił. Pan potężny z linii nieświeckiej, o której mówiono, że po samych kiszkach odziedziczyła siedemdziesiąt miast i 400 wsi. Ten w niczym nie był do swoich birżańskich krewniaków podobny. Niemniej może od nich ambitny, lecz różny wiarą, gorliwy patriota i stronnik prawego króla, całą duszą przystał do konfederacji tyszowieckiej i jak mógł ją podsycał. Olbrzymie jego posiadłości były wprawdzie silnie przez ostatnią z hiperborejczykami wojnę zniszczone, lecz zawsze stał jeszcze na czele sił znacznych i niemałą Hetmanowi przywiódł pomoc. Nie tyle jednak liczba jego żołnierzy mogła na szali wojennej zaważyć, jako to, że tu Radziwił stawał przeciw Radziwiłowi. W ten sposób bowiem odjęte były Bogusławowi ostatnie pozory prawości i postępki jego jawnym charakterem najazdu i zdrady okryte. Dlatego też pan piecha z radością ujrzał w swym obozie księcia krajczego. Był już teraz pewny, że zwycięży Bogusława, bo i potęgą o wiele go przewyższał. Lecz zwyczajem swym plany obmyślał zwolna, zastanawiał się, rozważał i na narady oficerów wzywał. Bywał na tych naradach i pan Kmicic. Tak on znienawidził imię Radziwiłowskie, że na pierwszy widok księcia Michała zatrząsł się ze zgrozy i złości, lecz Michał umiał sobie ludzi jednać samą twarzą, na której piękność szła ze słodyczą w parze, przy tym wielkie jego przymioty, ciężkie dni, które niedawno przebył, broniąc kraju od ręki i Srebrnego, Miłość prawdziwa do ojczyzny i króla, wszystko to czyniło go jednym z najzacniejszych kawalerów swego czasu. Sama obecność jego w obozie sapiechy, współzawodnika domu Radziwiłowskiego świadczyła, jak dalece młode książątko umie prywatę dla rzeczy publicznej poświęcić. Kto go znał, pokochać musiał. Temu uczuciu mimo pierwszego wstrętu nie mógł się oprzeć i zapalczywy pan Andrzej. Ostatecznie jednak skaptował sobie jego serce książę swymi radami. Radził bowiem, żeby czasu nie tracąc, nie tylko przeciw Bogusławowi ruszać, ale w żadne układy nie wchodzić, natychmiast na nią uderzyć, nie dać mu odzyskać zamków, nie dać mu odetchnienia, spoczynku, wojować jego własnym sposobem. W takiej rezolucji widział książę zwycięstwo szybkie i pewne. Nie może być, żeby też i karol gustaw się nie ruszył musimy więc jako najprędzej ręce mieć wolne aby czarnieckiemu z pomocą spieszyć tego samego zdania był kmicic który już trzeciego dnia musiał walczyć z dawnymi nałogami samowoli aby bez komendy nie pójść naprzód lecz sapiecha lubił działać na pewno bał się każdego nierozważnego kroku więc postanowił czekać na dokładniejsze wiadomości i hetman miał również swoje powody Zapowiedziana wyprawa Bogusława na Podlasie mogła być tylko podstępem i grą wojenną. Może to była wyprawa udana, przedsięwzięta na czele sił lada jakich w tym celu, aby połączenia wojsk zapierzyńskich z koronnymi nie dopuścić. Będzie się wtedy Bogusław przed Sapiechą wymykał, nigdzie bitwy nie przyjmując byle marudzić, a Karol Gustaw z elektorem uderzą przez ten czas na Czarnieckiego, zgniotą go przeważającą potęgą, ruszą na samego króla i z duszą dzieło poczynającej się obrony stworzone przez świetny przykład Częstochowy. Sapiecha był nie tylko wodzem, ale i statystą. Racje swoje wykładał zaś na naradach potężnie, że sam Kmicic musiał się na nie w duszy zgodzić. Przede wszystkim należało wiedzieć, czego się trzymać. Gdyby się okazało, że najazd bogusławowy jest tylko grą, to wystarczyłoby zostawić przeciw niemu kilka chorągwi, z całą za siłą ruszać co pary w koniach ku czarnieckiemu i głównej nieprzyjacielskiej potędze. Kilka zaś lub nawet więcej chorągwi mógł śmiało pan Hetman zostawić, bo nie wszystkie jego siły stały w okolicy Białej. Młody pan Krzysztof, czyli tak zwany Krzysztofek Sapiecha, stał z dwoma lekkimi chorągwiami i z regimentem piechoty w Janowie. Chorotkiewicz kręcił się w pobliżu Tykocina, mając pod sobą pół regimentu dragoni bardzo ćwiczonej i do pięciuset wolentarzy, oprócz petychorskiej chorągwi imienia samego wojewody. Prócz tego w Białym Stoku stały łanowe piechoty. Sił tych starczyłoby aż nadto do oporu Bogusławowi, jeżeli więcej nad kilkaset koni nie liczył. Porozsyłał więc przezorny hetman gońców na wszystkie strony i czekał wiadomości. Aż przyszły wreszcie wieści, lecz do gromów podobne. I tym podobniejsze, że przez szczególny zbieg okoliczności uderzyły wszystkie jednego wieczora. Na zamku bialskim odbywała się właśnie narada, gdy wszedł oficer ordynansowy i oddał jakieś pismo Hetmanowi. Zaledwie wojewoda rzucił na nie okiem, gdy zalterował się na twarzy i rzekł obecnym, krewniak mój zniesion do szczętu wianowie przez samego bogusława. Ledwie sam zdrowie wyniósł. Nastała chwila milczenia, którą przerwał dopiero sam hetman. List jest pisany z Brańska w ucieczce i konfuzji, rzekł dlatego nie masz w nim ni słowa o potędze Bogusława myślę że musiała być dość znaczną skoro dwie chorągwie i regiment piechoty do szczętu jako czytam zostały zniesione być jednak może iż książę Bogusław zeszedł ich niespodzianie pewności to pismo nie daje panie hetmanie rzekł na to książę Michał pewien jestem że Bogusław chce całe Podlasie zagarnąć by je w udzielne władanie albo w lenno przy układach dostać Dlatego niezawodnie nadszedł z taką potęgą, jaką tylko mógł zebrać. Godzi się supozycje dowodami poprzeć mości książę. Innych dowodów nie mam jeno znajomość Bogusława. Nie o Szwedów ani o Brandenburczyków mu chodzi jeno o siebie samego. Wojownik to jest niepospolity, który dufa w swą szczęśliwą gwiazdę. Prowincję chce pozyskać, Janusza pomścić, sławą się okryć a do tego potęgę odpowiednią musi mieć i ma. Dlatego nagle trzeba na niego nastąpić, inaczej on na nas nastąpi. Do wszystkiego błogosławieństwo Boże niezbędne, rzekł Oskierko, a błogosławieństwo przy nas. Jaśnie wielmożny panie Hetmanie, rzekł Kmicic, wieści potrzeba. Spuśćcie, że mnie ze smyczy z moimi Tatary, a ja wam wieści przywiozę. Oskierko, który był przypuszczony do tajemnicy i wiedział, kto jest Babinicz, zaraz ją zdanie jego mocno popierać. bogami. To jest arcyprzednia myśl. Takiego tam kawalera i takiego wojska trzeba. Jeżeli tylko konie wypoczęte, tu Oskierko przerwał, bo oficer ordynansowy znów wszedł do komnaty. Jaśnie wielmożny panie Hetmanie, rzekł, jest dwóch żołnierzy z Chorotkiewiczowej Chorągwi, którzy się do osoby waszej wielmożności dobijają. — Bogu chwała! — rzekł pan Sapiecha, uderzywszy się rękoma po kolanach. — Będą i wiadomości. Puszczaj! Po chwili weszło dwóch petychorców, obdartych i zabłoconych. — Od Chorotkiewicza? — spytał Sapiecha. — Tak jest. — Gdzie on teraz? — Zabit. A jeżeli nie zabit, to nie wiemy, gdzie jest. Wojewoda wstał, lecz usiadł i zaraz począł badać spokojnie. — Gdzie chorągiew? — Zniesiona przez księcia Bogusława. Siła zginęło? W pień nas wycięto może kilku ostało, których włyka jak nas wzięto. Są tacy, którzy mówią, że i pułkownik uszedł, ale że ranny to sam widziałem. My z niewoli uciekli. Gdzie was napadnięto? Pod Tykocinem. Czemuście się za mury nie schronili w sile nie będąc? Tykocin wzięty. Hetman przysłonił dłonią oczy, po czym miał wodzić nią po czole. Siła przy Bogusławie ludzi? Jest jazdy na cztery tysiące prócz piechoty i armat. Piechoty bardzo moderowane, jazda ruszyła naprzód, prowadząc nas ze sobą, aleśmy się wyrwali szczęśliwie. Skąd eście uciekli? Z Drohiczyna. Sapiecha otworzył szeroko oczy. Mości towarzyszu, tyś pijany. Jakżeby już do Drohiczyna Bogusław mógł dojść, kiedy was zniósł? Dwa tygodnie temu i jest w drohiczynie? Podjazdy jego są. On sam w tyle ostał, bo tam jakiś konwój ułapion, którym pan kotczyc prowadził. Panne Bożo-Bohatą prowadził! zakrzyknął pan kmicic. I nastało milczenie dłuższe niż poprzednio. Nikt nie zabierał głosu, tak nagłe powodzenia bogusławowe zmieszały oficerów niepomiernie wszyscy też myśleli w duchu, że winien tu pan hetman przez swe kunktatorstwo lecz nikt nie śmiał odezwać się z tym głośno sapiecha zaś czuł, że czynił co należało i postępował roztropnie więc też ochłonął pierwszy z wrażenia wyprawił skinieniem ręki owych towarzyszów następnie rzekł wszystko to są zwykłe przygody wojenne które nie powinny nikogo konfudować mości panowie nie mniemajcie abyśmy jakowąś klęskę już ponieśli Szkoda tamtych chorągwi, prawda, ale stokroć większa mogłaby się stać szkoda ojczyźnie, gdyby bogusław w dalekie województwo nas odciągnął. Idzie ku nam, jako gościnni gospodarze wyjdzie mu naprzeciw. Tu zwrócił się do pułkowników, wedle moich rozkazów wszyscy powinni być do wyruszenia gotowi. Są gotowi, rzekł Oskierko. Jeno konie kiełzna je ci wsiadanego trąbić. Dziś jeszcze otrąbić. Ruszamy jutro o zorzy, nie mieszkając. Pan Babinicz skoczy naprzód z Tatary i języka jak najśpieszniej na mułowi. Kmicic ledwie usłyszał, już był za drzwiami, a w chwilę później pędził, co koń wyskoczy ku Rokitnu. A pan Sapiecha również dłużej nie zwłóczył. Noc jeszcze była, gdy trąby ozwały się przeciągle, po czym jazda i piechota zaczęły wysypywać się w pole. Za nimi pociągnął się długi szereg wozów skrzypiących pierwsze blaski dzienne odbiły się w rurach muszkietów i na grotach dzid i szedł regiment za regimentem chorągiew za chorągwią bardzo sprawnie jazda pośpiewywała godzinki a konie parskały raźno w rannym chłodzie z czego żołnierze zaraz wróżyli sobie pewne zwycięstwo Serca pełne były otuchy, bo to już wiedziało z doświadczenia rycerstwo, że pan piecha rozmyśla, głową kręci na obie strony każde przedsięwzięcie waży, ale gdy zaś przedsięwzięco weźmie, to dokona, a gdy się ruszy, to bije. Wrokitnie już i legowiska po Tatarach ostygły. Poszli jeszcze wczoraj na noc i musieli być już daleko. Uderzyło to pana sapiechę, że po drodze trudno się było o nich dopytać, chociaż oddział, liczący z wolentarzami do kilkuset ludzi, nie mógł przejść niedostrzeżony. Oficerowie co doświadczeni bardzo podziwiali ten pochód i pana babinicza, że tak prowadzić umiał. Jak wilk łozami idzie i jak wilku kąsi, mówiono. Praktyk to jakiś zawołane. A pan Oskierko, który, jako się rzekło, wiedział, kto jest Babinicz, mówił do pana Sapiechy, nie darmo Chowański ceny na jego głowę nakładał. Bóg da wiktorię komu zechce, ale to pewna, że Bogusławowi wkrótce się wojna z nami uprzykrzy. Szkoda jeno, że Babinicz jakoby w wodę wpadł, odpowiadał Hetman. Istotnie upłynęło trzy dni bez żadnej wiadomości. Główne siły sapierzyńskie doszły do drohiczyna, przeszły Bóg i nie znalazły nieprzyjaciela przed sobą. Hetman począł się niepokoić. Wedle zeznań Pety Horców podjazdy bogusławowe doszły właśnie już do drohiczyna, widoczne więc było, że Bogusław postanowił cofać się. Ale co znaczyło to cofanie? Czy Bogusław dowiedział się o przeważnych siłach sapierzyńskich i nie śmiał mierzyć się z nimi? Czy też pragnął odciągnąć hetmana daleko na północ, aby ułatwić królowi szwedzkiemu napad na Czarnieckiego i hetmanów koronnych? Babinicz powinien był już zachwycić języka i dać znać hetmanowi. Zeznania petychorców co do liczby wojsk bogusławowych mogły być błędne, należało zatem mieć jak najprędzej dokładną o niej relację. Tymczasem upłynęło jeszcze pięć dni, a Babinicz nie dawał znać o sobie. Przychodziła wiosna. Dnie stawały się coraz cieplejsze, śniegi tajały, okolica pokrywała się wodą, pod którą drzemały grząskie błota utrudniające niesłychanie pochód. Większą część armat i wozów musiał hetman zostawić jeszcze w drohiczynie i iść dalej komunikiem. Stąd niewygody wielkiej szemrania, zwłaszcza międzypospolitym ruszeniem. W brańsku trafiono na takie roztopy, że i piechota nie mogła postępować dalej. Hetman zagarniał konie po drodze u chłopów i drobnej szlachty i sadzał na nie muszkietników. Innych brała lekka jazda, lecz już za daleko się posunięto, i hetman rozumiał, że jedno tylko pozostaje to jest iść jak najprędzej. Bogusław cofał się ciągle. Po drodze trafiano ustawicznie na jego ślady, na spalone gdzie gdzieniegdzie wsie, na trupy ludzkie wiszące po drzewach. Szlachta drobna, miejscowa, przyjeżdżała z wiadomościami co chwila do sapierzyńskiego obozu, lecz prawda ginęła jako zwykle w sprzecznych zeznaniach. Ten widział jedne chorągiew i bożył się, że książę nie ma więcej wojska, ten widział dwie, ów trzy, ów potęgę, która w pochodzie mile zajmowała. Słowem były to bajki, jakie zwykle opowiadają ludzie nieznający się na wojsku i wojennym rzemiośle. Widziano też tu i owdzie Tatarów, lecz właśnie wieści o nich wydawały się najnieprawdopodobniejsze. Opowiadano bowiem, że ich widziano nie za wojskiem, ale przed wojskiem książęcym idących naprzód. Pan Sapiecha sapał gniewnie, gdy kto przy nim Babinicza wspominał i mówił do Oskierki – przechwaliliście go, w złą godzinę odesłałem Wołodyjowskiego, bo gdyby on tu był… Dawno bym miał tyle języków, ilebym bym sam zechciał, a to jest wicher albo i gorzej. Kto go wie, może i naprawdę do Bogusława przystał i w przedniej straży idzie. Oskierko sam nie wiedział, co sądzić. Tymczasem upłynął znów tydzień, wojsko przyszło do Białego Stoku. Było to w południe. W dwie godziny później przednie straże dały znać, że jakoweś oddział się zbliża. Może, Babinicz, zakrzyknął Hetman. Damże mu paternoster! Lecz nie był to sam babinicz. W obozie jednak powstał taki ruch za przybyciem owego oddziału, że pan sapiecha wyszedł baczyć, co się dzieje. Tymczasem towarzysze z podróżnych chorągwi nadlatywali, krzycząc: od babinicza, jeńcy! Cała kupa, siła ludzi naszarpał! Jakoż ujrzał pan hetman kilkudziesięciu dzikich jeźdźców na wychudłych i poszerszeniałych koniach. Otaczali oni blisko trzystu ludzi ze skrępowanymi rękoma, bijąc ich batogami z surowca. Jeńcy straszliwy przedstawiali widok. Były to raczej cienie ludzkie niż ludzie. Odarci, półnadzy, wychudzeni tak, że kości sterczały im przez skórę, pokrwawieni, szli na wpół żywi, obojętni na wszystko, nawet na świst surowca, który przecinał im skóry, i na dzikie wrzaski tatarskie. Co to za ludzie? spytał Hetman. Wojsko bogusławowe, odrzekł jeden z kmicicowych wolentarzy, który jeńców wraz z Tatarami odprowadzał. A wyście ich skąd tylu nabrali? Blisko połowa jeszcze nam w drodze od fatygi padła. Wtem zbliżył się starszy Tatar jakoby wachmistrz ordyński i uderzywszy czołem oddał panu sapierze pismo kmicicowe. Hetman nie czekając złamał pieczęć i począł czytać głośno. Jaśnie wielmożny panie Hetmanie. I żem wieści ni języków dotąd nie przysyłał, to dlatego, żem w przodku nie pozadzie wojsk księcia bogusławowych szedł i chciałem się większą kupą przysłużyć. Hetman przerwał czytanie. To diabeł, rzekł. Zamiast iść za księciem, to on przed księcia się wysforował. Niechże go kule biją, dodał półgłosem pan Oskierko. Hetman czytał. Bo chociaż niebezpieczna to była impreza, gdyż podjazdy szeroko szły, wszelako dwa zniósłszy i nikogo nie żywiąc, w przodek się wydostałem, od czego wielka księcia napadła konfuzja, albowiem zaraz począł suponować, iż jest otoczony i jako w potrzas klezie, To dlatego to niespodziane cofanie się, zawołał Hetman. Diabeł, czysty diabeł. Lecz czytał coraz ciekawiej. Książę, nie rozumiejąc, co się stało, ją głowę tracić i podjazd za podjazdem wysyłał, któreśmy też znacznie szarpali, iż żaden w tej samej liczbie nie wracał. Idąc zaś w przodku, wiwendę przyjmowałem, groblem rozkopywał i mosty psuł, tak iż z wielką fatygą postępować przed się mogli, nie śpiąc, nie jedząc, dnia i nocy bezpiecznej nie mając. Z obozu nie mogli się wychylić, bo ordyńcy nieostrożnych chwytali, co się zaś obóz zdrzymnął, to mu złozy okrutnie wyli. Oni zaś myśląc, iż wielkie wojsko na nich następuje, przez całe noce w gotowości stać musieli. Czym książę do znacznej desperacji przywiedzion nie wie, co ma począć, gdzie iść i jako się obrócić, dlatego rychle nań następować trzeba, póki terror nie przejdzie. Wojska ma sześć tysięcy, ale blisko tysiąca stradał. Konie mu padają, rajtaria dobra, piechoty słuszne, Bóg jednak dał, iż to z dnia na dzień topnieje, a byle nasze wojska ich dosięgły, to się rozlecą. Karoce książęce, część kredensu i rzeczy zacnych w Białym Stoku zachwyciłem z dwiema armatami, alem co większe potopić musiał książę zdrajca od ustawicznej cholery silnie zachorzał i ledwie na koniu usiedzieć może febris nie opuszcza go dniem i nocą panna bożo-bochata zagarnięta ale chorym będąc na cnotę jej nastawać nie może wieści takowe i konfesje o desperacji od jeńców powziąłem których moi tatarzy przypiekali i którzy byle ich jeszcze raz przypiec prawdę powtórzyć są gotowi za czym służby moje pokornie jaśnie wielmożnemu Panu i Hetmanowi memu polecając o przebaczenie, jeśli im w czym pobłądził, proszę. Ordyńcy dobrzy pachołkowie i widząc siła zdobyczy okrutnie służą. Jaśnie wielmożny Panie, rzekł Łoskierko, już wasza wielmożność pewnie mniej żałuje, że Wołodyjowskiego tu nie masz, bo i ten temu wcielonemu diabłu nie wyrówna. To są zdumiewające rzeczy, rzekł biorąc się za głowę pan sapiecha. A nie użeli on? To ambitna sztuka. Oni księciu wojewodzie Wileńskiemu prawdę w oczy gadał, nie dbając, czy mu miło słuchać, czy nie miło. Ot, ten sam proceder co z Chowański. Mienochowański miał piętnaście razy więcej wojska. Jeśli to prawda, to trzeba następować jako najprędzej, rzekł sapiecha. Póki się książę nie opamięta. Ruszajmy na miły Bóg. Tamten mu groble rozkopuje, to i dognamy. Tymczasem jeńcy, których Tatarzy w kupie przed Hetmanem trzymali, poczęli, widząc przed sobą Hetmana, jęczeć, płakać, nędzę swoją okazywać i różnymi językami litości wzywać. Byli bowiem między nimi Szwedzi, Niemcy i przyboczni Bogusławowi Szkoci. Pan Sapiecha odjął ich tatarom jeść dać kazał i konfesaty bez przypiekania prowadzić. Zeznania potwierdziły prawdę słów Kmicicowych, więc wszystkie wojska Sapierzeńskie ruszyły z wielkim impetem naprzód. Rozdział trzydziesty Następna relacja Kmicicowa przyszła z Sokółki i brzmiała krótko. Książę, aby wojska nasze omylić, symulował pochód ku Szczuczynowi, dokąd podjazd wysłał. Sam z główną siłą poszedł do Janowa i tam posiłki w piechocie otrzymał, które kapitan Kyric przyprowadził. Ośmset ludzi dobrych. Od nas ognie książęce widać. W Janowie mają tydzień wypocząć. Jeńcy mówią, że i bitwę przyjąć gotów. Febra trzęsie go ciągle. Po odebraniu tej relacji pan Sapiecha, zostawiwszy resztę wozów i armat, ruszył komunikiem do Sokółki i na koniec dwa wojska stanęły sobie oko w oko. Przewidywano też, że bitwa jest nieuchronną, gdyż jedni nie mogli już dłużej uciekać, drudzy gonić. Tymczasem jako zapaśnicy, którzy po długiej gonitwie mają się schwycić za bary, leżeli naprzeciw siebie, łapiąc powietrze w zadyszane gardziele i odpoczywali. Pan Hetman, gdy ujrzał Kmicica, chwycił go w ramiona i rzekł. Już mi i gniewno było na ciebie, żeś tak długo znać o sobie nie dawał, ale widzę, żeś więcej sprawił niż się spodziewać mogłem i da Bóg wiktorie twoja, nie moja, będzie zasługa. Szedłeś jako anioł stróż za Bogusławem. Kmicicowi złowrogie światła zabłysły w oczach. Jeśli mu aniołem stróżem, to i przy skonaniu jego być muszę. Bóg tym rozrządzi, rzekł poważnie hetman. Ale chcesz, aby cię błogosławił, to ścigaj nieprzyjaciela ojczyzny, nieprywatnego. Kmicic skłonił się w milczeniu, ale nie znać było, aby piękne słowa hetmańskie wywarły nań jakiekolwiek wrażenie. Twarz jego wyrażała nieubłaganą nienawiść i tym była groźniejsza, że trudy pościgu za Bogusławem wychudziły ją jeszcze więcej. Dawniej w tym obliczu malowała się jedno odwaga i zuchwała płochość, teraz stało się surowym i zarazem zawziętym. Łatwo zgadłeś, że komu ten człowiek zapisał w duszy zemstę, ten winien się strzec, choćby był radziwiłem. Jakoż mścił się już straszliwie. Usługi w tej wojnie oddał istotnie olbrzymie, wyforsowawszy się przed Bogusława, zbił go z tropu, pomylił jego rachuby. Wpoił weń przekonanie, iż jest otoczony, i do cofania się przymusił. Dalej szedł przed nim dzień i noc. Podjazdy znosił, dla jeńców był bez miłosierdzia. W Siemiatyczach, w bokach, worlej i kołobielska napadł głuchą nocą na cały obóz. W wojskach, niedaleko zabudowa, w szczerych radziwiłowskich ziemiach wpadł jak ślepy huragan na samą kwaterę książęcą, takiż Bogusław, który właśnie był do obiadu zasiadł, Omal żywcem nie wpadł w jego ręce i tylko dzięki panu Sakowiczowi podkomorzemu Ośmiańskiemu wyniósł zdrową głowę. Pod Białym Stokiem Kmicic porwał karoce i kredensy bogusławowe. Wojsko jego znużył, rozprzęgł, ogłodził. Wyborne piechoty niemieckie i rajtarie szwedzkie, które Bogusław z sobą przywiódł, wracały do idących kościotrupów podobne w obłędzie, w przerażeniu, w bezsenności. Wściekłe wycie Tatarów i wolentarzy kmicicowych rozlegało się przed nimi z boków, z przodu, z tyłu. Zaledwie strudzony żołnierz oczy przymknął, gdy musiał chwytać za broń. Im dalej, tym było gorzej. Drobna szlachta zamieszkująca owe okolice łączyła się z Tatary po trochu z nienawiści do birżeńskich radziwiłów, po trochu ze strachu przed Kmicicem, bo opornych karał bez miary. Więc siły jego rosły. Bogusławowe topniały. Do tego sam Bogusław istotnie był chory, a chociaż w sercu tego człowieka nigdy troska nie zagnieździła się na długo i choć astrologowie, którym wierzył ślepo, przepowiedzieli mu w prusach, iż osoby jego nic złego w tej wyprawie nie spotka, przecie ambicja jego jako wodza cierpiała nieraz w srodze. On, którego imię jako wodza powtarzano z podziwem w Niderlandach, nad Renem i we Francji, Bity był w tych zapadłych lasach przez niewidzialnego nieprzyjaciela codziennie i bez bitwy zwyciężony. Była przy tym w tym pościgu taka niezwykła zawziętość i przechodząca zwykłą wojenną miarę natarczywość, że Bogusław z wrodzoną sobie bystrością odgadł po kilku dniach, że ściga go jakiś nieubłagany wróg osobisty. Dowiedział się łatwo nazwiska – Babinicz, bo powtarzała je cała okolica – ale nazwisko owe było mu obce. Niemniej rad był poznać osobę i przez drogę w czasie pościgu urządzał dziesiątki i setki zasadzek, zawsze na próżno. Babinicz umiał ominąć potrzask i zadawał klęskę tam, gdzie go się najmniej spodziewano. Aż wreszcie oba wojska stoczyły się w okolicy Sokółki. Bogusław znalazł tam istotne posiłki pod wodzą Wąkyrica, który, nie wiedząc poprzednio, gdzie książę się obraca, zaszedł do Janowa. Tam też miał się rozstrzygnąć los bogusławowej wyprawy. Kmicic pozamykał szczelnie wszystkie drogi wiodące z Janowa do Sokółki, Koryczyna, Kuźnicy i Suchowola. Okoliczne lasy, łozy i chaszcze zajmowali Tatarzy. List nie mógł przejść, żaden wóz z żywnością dojść, samemu więc Bogusławowi pilno było do bitwy, póki jego wojska ostatniego janowskiego suchara nie zjedzą lecz jako człowiek bystry i wszelakich intryk świadomy, postanowił spróbować wpierw układów. Nie wiedział jeszcze, że pan piecha w tego rodzaju praktykach o wiele go rozumem i biegłością przenosił, przyjechał więc do Sokółki od imienia Bogusława pan Sakowicz, podkomorzy i starosta Ośmiański, dworzanin jego i przyjaciel osobisty. Przywiózł on ze sobą listy i moc zawarcia pokoju. Ów pan Sakowicz, człek możny, który później do senatorskich godności doszedł, bo został wojewodą smoleńskim i podskarbim Wielkiego Księstwa, był tymczasem jednym z najsłynniejszych kawalerów na Litwie, a słynął zarówno z męstwa, jak i urody. Wzrostu średniego, włos na głowie i brwiach miał czarny jak skrzydło krucze, oczy zaś miał bladoniebieskie, patrzące z dziwną i niewypowiedzianą zuchwałością. Także Bogusław mawiał o nim, iż oczyma jakoby obuszkiem uderza. Nosił się z cudzoziemska, który strój z podróży odbywanych wraz z Bogusławem przywiózł. Mówił on prawie wszystkimi językami. W bitwie zaś rzucał się w największy wir tak szalenie, iż go pomiędzy przyjaciółmi straceńcem nazywano. Lecz dzięki olbrzymiej sile i przytomności wychodził zawsze cało. Opowiadano o nim, że karoce w biegu chwyciwszy za tylne koła zatrzymywał Pić mógł bez miary Połykał kwartę śliwek na wódce Po czym był tak trzeźwy, jakby nic w usta nie brał Z ludźmi nieużyty, dumny, zaczepny W bogusławowym ręku miękł jak wosk Obyczaje miał polerowne i chociażby na pokojach królewskich umiał się znaleźć Ale przy tym i jakowąś dzikość w duszy, która wybuchała od czasu do czasu jak płomień był to raczej kompanion niż sługa księcia Bogusława. Bogusław, który naprawdę nikogo nigdy w życiu nie kochał, miał niezwalczoną słabość dla tego człowieka. Z natury skąpy wielce, dla jednego Sakowicza był hojny. Wpływami swoimi wyniósł go na podkomorstwo i udarował starostwem oszmiańskim. Po każdej bitwie pierwszym jego pytaniem było: Gdzie Sakowicz i czyli jakiego szwanku nie poniósł? Na radach jego siła polegał, a używał go zarówno w wojnie, jak i do układów, w których śmiałość, a nawet bezczelność pana starosty ośmiańskiego wielce bywała skuteczna. Teraz wysłał go do Sapiechy, lecz misja była trudna. Naprzód, że łatwo mogło paść na starostę posądzenie, iż tylko na przeszpiegi i tylko dla obejrzenia sapieżeńskich wojsk przyjechał. Powtórę, że poseł wiele miał do żądania, nic do ofiarowania. Na szczęście pan Sakowicz nie byle czym się tropił. Wszedł więc jak zwycięzca, który przyjeżdża dyktować warunki zwyciężonemu i zaraz uderzył swymi bladymi oczyma w pana Sapiechę. Pan Sapiecha, widząc ową butę, uśmiechnął się jeno na wpół z politowaniem. Każdy człowiek z śmiałością i zuchwalstwem wielce może imponować, lecz ludziom pewnej miary. Hetman zaś wyższy był nad miarę pana Sakowicza. Pan mój, książę na birżach i dubinkach, koniuszy wielkiego księstwa i wódz naczelny wojsk jego książęcej wysokości elektora, rzekł Sakowicz, przysyła mnie z pokłonem i zapytaniem o zdrowie waszej dostojności. Podziękuj waszmość księciu i powiedz i żeś mnie zdrowym widział. Mam tu i pismo do waszej dostojności. Zapiecha wziął list, otworzył dość niedbale, przeczytał i rzekł: Szkoda czasu. Nie mogę wymiarkować o co księciu chodzi. Poddajecie się li czy też chcecie szczęścia popróbować? Sakowicz udał zdumienie. Czy my się poddajemy? Mniemam, że książę to właśnie w liście owym proponuje waszej dostojności, ażebyś się wasza dostojność poddał. Przynajmniej moje instrukcje, Sapiecha przerwał, o waścinnych instrukcjach pomówimy później. Mój panie Sakowicz, gonimy za wami blisko trzydzieści mil jako ogary za zającem. Czyś waść słyszał kiedy, by zając poddanie się ogarom proponował? Odebraliśmy posiłki. Wonkyric z ośmiuset ludzi, reszta tak fatigati, że się przed bitwą pokładą. Powiem waści, co powtarzał Chmielnicki. Szkoda choworyty. Elektor z całą potęgą stanie za nas. To dobrze. Nie będę go potrzebował daleko szukać, bo właśnie chcę go spytać, jakim to prawem posyła wojsko w granice Rzeczypospolitej, której jest lennikiem do wierności zobowiązanym. Prawem mocniejszego. Może w Prusiech takie prawa egzystują, u nas nie. Wreszcie, jeśliście mocniejsi, dawajcie pole. Dawno by książę na waszą dostojność nastąpił, gdyby nie to, że mu krwi swojackiej szkoda, bodaj mu pierwej było szkoda. Dziwi się też książę zawziętości sapiechów na dom radziwiłowski i że wasza dostojność dla prywatnej zemsty nie wahasz się ojczyzny krwią oblewać. Tfu, zakrzyknął Kmicic, słuchający za krzesłem hetmańskim rozmowy. Pan Sakowicz wstał, podszedł ku niemu i uderzył go oczyma. Lecz trafił swój na swego albo na lepszego i w oczach kmicica znalazł starosta taką odpowiedź, że wzrok spuścił ku ziemi. Hetman brwi zmarszczył. Siadaj, panie Sakowicz, a waść tam cicho, po czym rzekł. Sumienie jeno prawdę mówi, a gęba ją pozuje i kłamstwo na świat wyplunie. Ten, który z obcymi wojskami napada kraj, krzywdę zarzuca temu, który go broni. Bóg to słyszy, a niebieski kronikarz zapisuje. Przez nienawiść zapierzyńską do radziwiłów wzgorzał książę wojewoda Wileński. Zdrajców, nie radziwiłów nienawidzę. A najlepszy dowód, że książe krajczy radziwił jest w moim obozie. Mów waść, czego chcesz. Wasza dostojność powiem, co mam w sercu. Nienawidzi ten, kto skrytych zbójców nasyła. Z kolei zdumiał się pan Sapiecha, ja zbójców na księcia Bogusława nasyłam? Sakowicz utkwił straszne oczy w hetmanie i rzekł dobitnie: Tak jest. szalałeś. Onegdaj złapano za janowem człeka, zbója, który już raz do zamachu na życie książęce należał. Tortury sprawią, iż powie, kto go wysłał. Nastąpiła chwila ciszy. Lecz w tej ciszy usłyszał pan Sapiecha jak kmicic stojący za nim powtórzył dwakroć przez zaciśnięte wargi, gorze, gorze. Bóg mnie sądzi, odparł z prawdziwie senatorską powagą Hetman. Wać panu ani twojemu księciu nie będę się usprawiedliwiał, boście mi na sędziów nie stworzeni. A waść, zamiast marudzić, gadaj po prostu z czymś przyjechał, i Jakie książe kondycje podaje? Książę pan mój zniósł horotkiewicza, poraził pana Krzysztofa Sapiechę, odebrał tykocin, dlatego słusznie za zwycięzcę podawać się może i korzyści znacznych żądać. Żałując jednak rozlewu krwi chrześcijańskiej, pragnie w spokoju do Prus odejść, nic więcej nie wymagając, jak żeby mu po zamkach prezydia swoje wolno było zostawić. Wzięliśmy też i jeńców niemało, między którymi są znaczni oficjerowie, nie licząc panny Bochatej Krasieńskiej, która już do Taurogów została odesłana. Ci mogą być w Rumel wymienieni. Waść się zwycięstwami nie chełp, bo oto moja przednia straż, której tu obecny pan Babinicz przewodził, przez trzydzieści mil was parła, przed którą uciekając straciliście dwa razy tyle jeńców, ileście ich poprzednio wzięli. — Straciliście wozy, armaty, kredensy. Wojsko znużone z głodu wam pada. Nie macie co jeść, nie wiecie, gdzie się obrócić. — Waść widziałeś moje wojsko. Nie kazałem ci umyślnie oczu wiązać, abyś mógł rozpoznać, jeżeli mierzyć się z nami możecie. Co się owej panny tyczy, nie pod moją ona opieką, ale pana Zamojskiego i księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej. Z nimi to policzy się książę, krzywdę jej czyniąc. — Waść zaś, gadaj, co jeszcze masz do powiedzenia, a mów mądrze, bo inaczej karze zaraz panu Babiniczowi następować. Sakowicz zamiast odpowiedzieć zwrócił się do pana Kmicica. — To tedy waść nas tak dojeżdżał w drodze? — Musiałeś u Kmicica zbójecki proceder praktykować. — Miarkujcie po własnej skórze, czyli im dobrze praktykował. Hetman znów brwi zmarszczył. — Nic tu po tobie. Rzekł do Sakowicza, Możesz jechać. Wasza dostojność daj mi przynajmniej pismo do księcia pana. Niech i tak będzie. Poczekasz waść na pismo u pana Oskierki. Usłyszawszy to pan Oskierko wyprowadził zaraz Sakowicza. Hetman na pożegnanie ręką mu kiwnął, po czym zwrócił się zaraz do pana Andrzeja, czemuś to mówił gorze, gdy o tym schwytanym człowieku była mowa? Rzekł patrząc surowo i bystro w oczy rycerza. Zali nienawiść tak w tobie sumienie zgłuszyła, żeś istotnie nasadził zbuja na księcia? Na najświętszą pannę, której broniłem, nie, odrzekł Kmicic. Nie przez cudze ręce chciałbym się do jego gardła dobrać. Czemuś mówił gorze. Znasz tego człowieka? Znam, odrzekł blednąc ze wzruszenia i wściekłości Kmicic. Wyprawiłem go jeszcze ze Lwowa do Taurogów. Książę Bogusław porwał do Taurogu pannę billewiczównę. Miłuję te pannę. Mieliśmy się pobrać. Wysłałem tego człowieka, żeby mi o niej dał wiadomość. W takim ręku była. Uspokój się, rzekł Hetman. Dałeś mu jakowe listy? Nie. Ona by czytać nie chciała. Dlaczego? Bo jej Bogusław powiedział i że mu się króla porwać ofiarował. Wielkie są powody twojej ku niemu nienawiści – Przyznaję. Tak, Wasza dostojność. Tak. Czyli książę zna tego człowieka? Zna. To wachmistrz Soroka. Onże mi pomagał do porwania Bogusława. Rozumiem, rzekł hetman. Czeka go pomsta książęca. Nastała chwila milczenia. Książę w matni, rzekł po chwili hetman, może się zgodzić go oddać. Wasza dostojność, rzekł Kmicic. Niech wasza dostojność zatrzyma Sakowicza, a mnie do księcia wyślę. Może go wydobędę. Także ci chodzi o niego? Stary żołnierz, stary sługa na ręku mnie nosił. Siła razy życie mi ratował. Bóg by mnie skarał, gdybym go w takich terminach zaniechał. I Kmicic drżeć począł z żalu i niepokoju, a hetman rzekł: "Nie dziwno mi, że cię żołnierze miłują, bo i ty ich miłujesz. Uczynię co mogę." Napiszę do księcia, że mu kogo chce, za tego żołnierza puszczę, który zresztą z rozkazu twego jako niewinny instrumentum działał. Kmicic porwał się za głowę: Co on tam dba o jeńców? Nie puści go, by i za trzydziestu. To i tobie go nie odda, jeszcze na twoje gardło nastąpi. Wasza dostojność. Za jednego by go oddał. Za Sakowicza. Sakowicza więzić nie mogę, to poseł. Niechże go wasza dostojność zatrzyma, a ja z listem do księcia pojadę, może wskuram, Bóg z nim, zemsty zaniecham, byle mi tego żołnierza puścił. Czekaj, rzekł Hetman. Zakowicza zatrzymać mogę. Prócz tego napiszę księciu, aby przysłał Glejt bezimienny. To rzekłszy, Hetman zaraz począł pisać. W kwadrans później kozak skoczył z listem do Janowa, a pod wieczór wrócił z odpowiedzią Bogusława. Glejt na żądanie posyłam, pisał Bogusław, z którym każdy wysłaniec bezpiecznie powróci, lubo dziwno mi to, że wasza dostojność glejtu żądasz, mając u siebie jako zakładnika sługę i przyjaciela mego, pana starostę Ośmiańskiego, dla którego tyle mam afektu, iżbym za niego wszystkich oficerów waszej dostojności wypuścił. Wiadomo też, że posłów nie biją i że nawet dzicy Tatarowie, którymi wasza dostojność moje chrześcijańskie wojsko wojujesz, szanować ich zwykli. Za czym bezpieczeństwo wysłańca moim osobistym książęcym słowem poręczając pisze się etc. Tego jeszcze wieczora Kmicic wziął glejt dwóch kiemliczów i pojechał. Pan Sakowicz został jako zakładnik w Sokółce. Rozdział trzydziesty dziewiąty. Była blisko północ, gdy pan Andrzej opowiedział się pierwszym strażom książęcym, ale w całym obozie Bogusława nikt nie spał. Bitwa mogła nastąpić lada chwila, więc przygotowywano się do niej gorliwie. Wojska książęce zajmowały samianów, panowały nad gościńcem z Sokułki, którego pilnowała artyleria przez biegłych elektorskich obsługiwana. Armat tam było trzy tylko, ale prochów i kul dostatek. Z obu stron Janowa, między brzeźniakami, kazał Bogusław usypać szańczyki, na nich zaś ustawić organki i piechotę. Jazda zajmowała sam Janów, gościniec za armatami oraz przerwy między szańcami. Pozycja dość była obronna i ze świeżym ludem można się było długo i krwawo w niej bronić. Lecz nowego żołnierza było tylko 800 piechoty pod Kericem, reszta tak znużona, iż ledwie na nogach stała. Prócz tego wycie tatarskie słyszano w Suchowolu na północ, zatem z tyłu bogusławowych szyków, skutkiem czego szerzył się pewien postrach między żołnierstwem. Bogusław musiał wysłać w tę stronę wszystką lekką jazdę, która uszedłszy pół mili, nie śmiała ani wracać nazad, ani iść dalej, Zobawy jakowej zasadzki w lasach. Bogusław, jakkolwiek febra w połączeniu z silną gorączką, dokuczała mu więcej niż kiedykolwiek, sam wszystkim zawiadywał, że zaś na koniu z trudnością mógł siedzieć, kazał się więc czterem drabantom nosić w otwartej lektyce. Tak zwiedził gościniec, brzeźniaki i wracał właśnie do Janowa, gdy dano mu znać, iż wysłaniec książęcy się zbliża. Było to już w ulicy. Bogusław nie mógł poznać kmicica z powodu ciemnej nocy i dlatego, że pan Andrzej, przez zbytek ostrożności ze strony oficerów przedniej straży, miał głowę zasłoniętą workiem, w którym tylko otwór na usta był przecięty. Jednakże dostrzegł książę worek, gdyż kmicic zlazłszy z konia stał tuż obok, więc kazał go zdjąć natychmiast. To już Janów, rzekł, i nie ma z czego czynić tajemnicy! po czym zwrócił się w ciemności do pana Andrzeja od pana Sapiechy. Tak jest. A co tam pan Sakowicz porabia? Pan Oskierko go podejmuje. Czemu żeście glejtu zażądali, skoro Sakowicza macie? Zbyt ostrożny pan Sapiecha i niech patrzy, aby nie przemądrował. To nie moja rzecz, odparł Kmicic. Ale widzę, że pan poseł niezbyt mowny. Pismo przywiozłem. A w mojej prywatnej sprawie w kwaterze przemówię. To jest i prywatka? Znajdzie się prośba do Waszej Książęcej Mości. Rad będę nie odmówić. Teraz proszę za sobą. Siadaj waść na koń. Prosiłbym do lektyki, ale za ciasno. Ruszyli. Książę w lektyce, a kmici co bok, konno. I w ciemnościach spoglądali jeden na drugiego, nie mogąc twarzy swych wzajemnie dojrzeć. Po chwili książę, mimo futer, trząść się zaczął tak, że aż zębami kłapał. Wreszcie rzekł, licho mnie napadło, żeby nie to... inne bym kondycję postawił. Kmicic nie odrzekł nic i tylko oczami chciał przebić ciemność, wśród której głowa i twarz książęca rysowały się w niewyraźnych, szarych i białawych zarysach. Na dźwięk bogusławowego głosu i na widok jego postaci wszystkie dawne urazy, stara nienawiść i paląca chęć zemsty wezbrały tak w jego sercu, iż zmieniły się prawie w szał. Ręka mimo woli szukała miecza, który mu odjęto, ale za pasem miał buławę o żelaznej głowie. Swój znak pułkownikowski, więc diabeł począł mu zaraz wichrzyć w mózgu i szeptać Krzyknij mu w ucho ktoś jest i rozbij łeb w drzazgi, noc ciemna, wydostaniesz się Kiem liczę z tobą, zdrajce zgładzisz, za krzywdy zapłacisz, uratujesz oleńkę, sorokę, bi bi!" Kmicic zbliżył się jeszcze bliżej do lektyki i drżącą ręką począł wyciągać z zapasa buzdygan "Bi!" szeptał diabeł, ojczyźnie się przysłużysz Kmicic wyciągnął już buławę i ścisnął za rękojeść, jakby ją chciał rozgnieść w dłoni. Raz, dwa, trzy, szepnął diabeł. Lecz w tej chwili koń jego, czy to, że uderzył nozdrzami w hełm drabanta, czy przestraszył się dość, że zarył nagle kopytami w ziemię, potem potknął się silnie. Kmicic poderwał go cuglami. Przez ten czas lektyka oddaliła się o kilkanaście kroków. A junakowi włos stanął dębem na głowie. — Matko Najświętsza, trzymaj mi rękę — szepnął przez zaciśnięte zęby. — Matko Najświętsza, ratuj, jam tu poseł. Ja od hetmana przyjeżdżam, a chcę jako zbój nocny mordować. Jam szlachcic, jam sługa twój, nie wódźże na pokuszenie. — A czego to, waść, marudzisz? — ozwał się przerywany przez febrę głos Bogusława. — Jestem już. — Słyszysz, waść, Kury po zapłociach pieją. Trzeba się śpieszyć, bo on też chory i odpocznienia potrzebuje. Kmicic zasadził buzdygan za pas i jechał dalej w pobliżu lektyki. Jednakże nie mógł odzyskać spokoju. Rozumiał, że tylko zimną krwią i panowaniem nad sobą zdoła uwolnić sorokę, dlatego układał sobie z góry, jakimi słowy ma przemówić do księcia, aby skłonić go i przekonać przysięgał więc sobie, że tylko sorokę mieć będzie na uwadze że o niczym innym nie wspomni, a zwłaszcza o Oleńce i czuł jak w ciemności gorące rumieńce oblewają mu twarz na myśl, że może sam książę wspomni o niej a może wspomni coś takiego, czego nie będzie mógł pan Andrzej przetrzymać ani wysłuchać niechże jej nie tyka mówił sobie w duszy, niech jej nie tyka bo w tym jego śmierci moja Niech nad sobą samym ma miłosierdzie, jeżeli mu sromu nie starczy. I cierpiał okrutnie pan Andrzej. W piersiach nie stawało mu powietrza, a gardło tak miał ściśnięte, iż bał się, że gdy przyjdzie mówić, słowa nie zdoła z siebie wydobyć. W tym ucisku dusznym począł litanię odmawiać. Po chwili przyszła nań ulga. Uspokoił się znacznie i owa niby obręcz żelazna, która gniotła mu krtań, Swożała. Tymczasem przyjechali do książęcej kwatery. Drabanci postawili lektykę dwóch rękodajnych dworzan wzięło księcia pod ramiona, on zaś zwrócił się do kmicica i szczękając ciągle zębami rzekł Proszę za sobą. Paroksyzm zaraz minie, będziemy się mogli rozmówić. Jakoż po chwili znaleźli się obaj w osobnej komnacie, w której na kominie żarzyły się kupy węgli i gorąco było nieznośnie. Tam ułożono księcia Bogusława na długim, polowym krześle, okryto futrami i przyniesiono światło. Za czym dworzanie oddalili się. Książę zaś przychylił w tył głowę, przymknął oczy i tak pozostał czas jakiś nieruchomy. Wreszcie rzekł, zaraz, niech odpocznę. Kmicic patrzył na niego. Książę nie zmienił się wiele, jeno febra ściągnęła mu twarz. Ubielony był jak zwykle i na jagodach pomalowany barwiczką, ale właśnie dlatego gdy leżał tak z zamkniętymi oczyma i z głową przechyloną, podobny był trochę do trupa albo woskowej figury. Pan Andrzej stał przed nim w świetle świecznika. Książęce powieki poczęły się otwierać leniwie, nagle otworzyły się zupełnie i jakoby płomień przeleciał mu przez twarz. Lecz trwało to przez oka mgnienie, po czym znów zamknął oczy. Jeśliś jest duch, nie boję się ciebie, rzekł, ale przepadnij. Przyjechałem z pismem od hetmana, odpowiedział kmicic. Bogusław wzdrygnął się nieznacznie, jakoby się chciał zmarotrząsnąć. Następnie popatrzył na kmicica i ozwał się: Chybiłem wać pana? Nie ze wszystkim, odpowiedział ponuro pan Andrzej, ukazując palcem na bliznę. To już drugi, mruknął na wpół do siebie książę i głośno dodał, gdzie jest pismo? Jest, odrzekł Kmicic podając list. Bogusław począł czytać, a gdy skończył, dziwne światła błysnęły mu w oczach. Dobrze, wyrzekł, dość marudztwa, jutro bitwa i rad jestem, bo jutro febry nie mam. I u nas porówno radzi, odparł Kmicic. Nastała chwila milczenia, w czasie której dwóch tych nieubłaganych wrogów mierzyło się oczyma z pewną straszliwą ciekawością. Książę pierwszy począł rozmowę. Zgaduję, że to waść mnie tak dojeżdżał z Tatary. Ja. Ażeś to nie bał się tu przyjechać? Kmicic nie odrzekł nic. Chybaś na pokrewieństwo przez Kiszków liczył, bo my to mamy ze sobą porachunki... Mogę, panie kawalerze, kazać ze skóry obedrzeć, możesz, wasza książęca mość. Przyjechałeś z Glejtem, prawda? Rozumiem teraz, dlaczego pan Sapiecha go żądał, aleś na życie moje nastawał. Tam Sakowicz zatrzymany wszelako. Pan wojewoda nie ma prawa do Sakowicza, a ja do ciebie mam, kuzynie. Przyjechałem z prośbą do waszej książęcej mości. Proszę. Możesz liczyć, że dla ciebie wszystko uczynię, jakaż to prośba! Jest tu schwytany żołnierz. Jeden z tych, którzy mi pomagali Waszą Książęcą Mość porwać. Ja dawałem rozkazy, on działał jako ślepe instrumentum. Tego żołnierza zechciej Wasza Książęca Mość na wolność wypuścić. Bogusław pomyślał chwilę. Panie kawalerze, rzekł. Namyślam się, czy ślepszy żołnierz, czy też bezczelniejszy suplikant. Ja tego człowieka darmo od waszej książęcej mości nie chcę. A co mi za niego dajesz? Samego siebie. Proszę, tak iż to miles Preciosus. Hojnie płacisz, ale baczby ci starczyło, bo ci jeszcze pewnie kogoś chciałbyś ode mnie wykupić. Kmicic posunął się krok bliżej i pobladł tak straszliwie, iż książę mimo woli spojrzał na drzwi i mimo całej swej odwagi zmienił przedmiot rozmowy. Pan sapiecha na takowy układ nie przystanie, rzekł. Radbym cię miał, ale słowem książęcym zabezpieczeństwo twoje zaręczył. Przez tego żołnierza odpiszę panu hetmanowi, żem dobrowolnie został. A on zażąda! Bym cię wbrew twej woli odesłał. Zbyt znaczne oddałeś Mu posługi i Sakowicza mi nie puści, a Sakowicza więcej ceni niż Ciebie. To uwolnij wasza księżęca mości tak tego żołnierza, a ja się na parol stawię, gdzie rozkażesz. Jutro może mi legnąć przyjdzie. Nic mi po układach na pojutrze. Błagam waszą książęcą mość. Za tego człowieka ja co ty? Zemsty poniecham. Widzisz, panie Kmicic, siła razy chodziłem na niedźwiedzia z oszczepem, nie dlatego, że musiał, ale z ochoty. Lubię, jak mi jakowe niebezpieczeństwo grozi, bo mi się życie mniej kuczy. Owóż i twoją zemstę jako uciechę sobie zostawuję, ileże ci przyznać muszę, żeś z takowych niedźwiedzi co to same strzelca szukają. Wasza książęca mość, rzekł Kmicic. Za małe miłosierdzie często Bóg wielkie grzechy odpuszcza Nikt z nas nie wie, kiedy mu przed sądem chrystusowym stanąć przyjdzie Dosyć, przerwał książę. Ja też sobie psalmy mimo febry komponuję, żeby jakowąś zasługę mieć przed panem A potrzebowałbym li predykanta, to bym swego zawołał Waść nie umiesz prosić dość pokornie i na manowce leziesz Ja ci sam podam sposób Uderz jutro w bitwie na pana Sapiechę, a ja pojutrze tego Gemajna wypuszczę i tobie winy przebaczę. Zdradziłeś radziwiłów, że Sapiechę! Ostatnie lito słowo waszej książęcej mości? Na wszystko święte zaklinam waszą książęcą mość, nie. diabli cię biorą dobrze. I na twarzy się mienisz, nie przychodź jeno za blisko, bo chociaż ludzi mi wstyd wołać, ale patrz tu, Zbytniś rezolot. To, rzekłszy Bogusław, ukazał spod futra, którym był okryty lufę pistoletu i począł patrzeć iskrzącymi oczyma w oczy Kmicica. Wasza książęca mość! zakrzyknął Kmicic, składając wprawdzie ręce jak do prośby, ale z twarzą przez gniew zmienioną. To prosisz, a grozisz? rzekł Bogusław. Kark, zginasz, a diabeł ci z kołnierza zęby do mnie szczerzy? To pycha ci z ucz błyska, a w gębie grzmi jak w chmurze? Czołem do radziwiłowskich nóg przy prośbie, mopanku, panku, łbem o podłogę bić, wówczas ci odpowiem. Twarz pana Andrzeja blada była jak chusta. Ręką pociągnął po mokrym czole, po oczach, po twarzy i odrzekł tak przerywanym głosem, jak gdyby febra, na którą cierpiał książę, nagle rzuciła się na niego. Jeżeli wasza książęca mość tego starego żołnierza mi wypuści, to ja waszej książęcej mości paść do nóg gotów. Zadowolenie błysnęło w Bogu sławowych oczach. Wroga upokorzył, dumny kark zgiął. Lepszego pokarmu nie mógł dać zemście i nienawiści. Kmicic stał zaś przed nim z włosem zjeżonym w czuprynie, dygocący na całym ciele. Twarz jego, nawet w spokoju do głowy jastrzębiej podobna, przypominała tym bardziej drapieżnego i rozwścieczonego ptaka. Nie zgadłeś, czy za chwilę rzuci się do nóg czy do piersi książęcej. A Bogusław, nie spuszczając go z oka, rzekł – przy świadkach, przy ludziach. I zwrócił się ku drzwiom – bywaj! Przez otwarte drzwi weszło kilkunastu dworzan, Polaków i cudzoziemców. Za nimi poczęli wchodzić oficerowie. – Mości panowie – rzekł książę – oto pan Kmicic, chorąży orszański i poseł od pana Sapiechy, ma mnie o łaskę prosić i chce wszystkich wasz mościów mieć za świadków. Kmicic zatoczył się jak pijany, jęknął i padł do nóg bogusławowych. A książę wyciągnął je umyślnie tak, że koniec jego rajtarskiego buta dotykał czoła rycerza. Wszyscy patrzyli w milczeniu, zdumieni słynnym nazwiskiem, jak i tym, że ów, który je nosił, był teraz posłem od pana Sapiechy. Wszyscy rozumieli też, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Tymczasem książę wstał i nie rzekł szyni słowa, przeszedł do przyległej komnaty, kiwnął tylko na dwóch dworzan, żeby szli za nim. Kmicic podniósł się. W twarzy jego nie było już gniewu ni drapieżności, tylko nieczułość i obojętność. Zdawało się, iż nie rozeznaje wcale, co się z nim dzieje, i że energia jego złamała się zupełnie. Upłynęło pół godziny, godzina. Za oknem słychać było tętent kopyt końskich i miarowe kroki żołnierzy. On siedział ciągle, jakby kamienny. Nagle otworzyły się drzwi do przysionka wszedł oficer. Dawny, znajomy kmicica z Birsz i ośmiu żołnierzy, czterech z muszkietami, czterech bez strzelb, tylko przy szablach. Mości pułkowniku, powstań wasz mość, rzekł grzeczny oficer. Kmicic popatrzył na niego błędnie. Głowbicz, rzekł, poznając oficera. Mam rozkaz, odparł Głowbicz. Związać waszej mości ręce i wyprowadzić za Janów. Na czas to wiązanie, później odejdziesz wasza mość wolno. Dlatego proszę waszej mości nie stawiać oporu. Wiąż, odrzekł Kmicic. I pozwolił się bez oporu skrępować. Ale nóg mu nie wiązano. Oficer wyprowadził go z komnaty i wiódł piechotą przez Janów. Za czym szli jeszcze przez godzinę. Po drodze przyłączyło się kilku jezdnych. Kmicic słyszał, że rozmawiają po polsku. Polacy bowiem, którzy jeszcze służyli u Bogusława, znali wszyscy nazwisko Kmicica i dlatego najciekawsi byli, co się z nim stanie. Orszak minął brzeźniak i znalazł się w pustym polu, na którym ujrzał pan Andrzej oddział lekkiej polskiej chorągwi bogusławowej. Żołnierze stali szeregiem w kwadrat, w środku był majdan. Na nim dwóch tylko piechurów trzymających konie ubrane w szleje i kilkunastu ludzi z pochodniami. Przy ich blasku ujrzał pan Andrzej pal świeżo naostrzony, leżący poziomo i przymocowany drugim końcem do grubego pnia drzewa. Kmicica, mimo woli dreszcze przeszły. To dla mnie, pomyślał. Koń mi mnie każe na pal nawlec, dla zemsty Sakowicza poświęca. Lecz mylił się. Pal przeznaczony był przede wszystkim dla Soroki. Przy migocących płomykach dojrzał pan Andrzej samego Sorokę. Stary żołnierz siedział tuż obok pniana, zydlu, bez czapki i ze skrępowanymi rękoma, pilnowany przez czterech żołnierzy. Jakiś człek, ubrany w półkorzuszek bez rękawów, podawał mu w tej chwili gorzałkę w płaskim kubku, którą Soroka pił dość chciwie. Wypiwszy, splunął, a że w tej właśnie chwili postawiono kmicica między dwoma konnymi w pierwszym szeregu, więc żołnierzysko dojrzał go, zerwał się z zydla i wyprostował się, jakby na paradzie wojskowej. Przez chwilę patrzyli na się obaj. Soroka twarz miał dość spokojną i zrezygnowaną, poruszał tylko szczękami, jak gdyby żółł. Soroka! jęknął wreszcie kmicic. Wedle rozkazu, odpowiedział żołnierz. I znowu nastało milczenie. Cóż mieli mówić w takiej chwili? Wtem oprawca, który podawał poprzednio sorocę wódkę, zbliżył się do niego. No, stary, rzekł, czas na cię. A prosto nawłóczcie. Nie bój się. Soroka nie bał się, ale gdy uczuł na sobie ramię oprawcy, począł sapać szybko i głośno nareszcie rzekł Gorzałki jeszcze nie ma. Nagle jeden z żołnierzy wysunął się z szeregu i podał blaszankę. Jest, dajcie mu. Do ordynku zakomenderował Głowbicz. Jednakże człek w kożuszku przechylił manierkę do ust co roki, on zaś pił obficie, a wypiwszy odetchnął głęboko. Ot, rzekł, żołnierski los za trzydzieści lat służby. No, czas to czas. Drugi oprawca zbliżył się i poczęto go rozbierać. Nastała chwila ciszy. Pochodnie drżały w rękach trzymających je ludzi. Wszystkim uczyniło się straszno. Wtem pomruk zerwał się wśród otaczających majdan szeregów i stawał się coraz głośniejszy. Żołnierz nie kat. Sam zadaje śmierć, lecz widoku męki nie lubi. — Milczeć! — krzyknął głowbicz. Pomruk zmienił się w gwar głośny, w którym brzmiały pojedyncze słowa diabli, pioruny, pogańska służba — Nagle Kmicic krzyknął tak, jakby jego samego napalna włóczono. Stój! Oprawcy wstrzymali się mimo woli. Wszystkie oczy zwróciły się na Kmicica. Żołnierze! krzyknął pan Andrzej. Książe Bogusław, zdrajca przeciw królowi i Rzeczypospolitej. Was otoczono i jutro w pień wycięci będziecie. Zdrajcy służycie! Przeciw ojczyźnie służycie, ale kto służbę porzuci! Zdrajce porzuci temu przebaczenie królewskie! Przebaczenie hetmańskie! Wybierajcie! Śmierci hańba albo nagroda jutro! Lafe wypłacę i dukat na głowę! Dwa na głowę! Wybierajcie! Nie Wam, godnym żołnierzom zdrajcy służyć! Niech żyje król! Niech żyje hetman wielki litewski! Gwar przeszedł w huk! Szeregi złamały się. Kilkanaście głosów krzyknęło: Niech żyje król! Dość służby! Na pochybel zdrajcy! Stać! Stać! wrzeszczały inne głosy. Jutro wam w hańbie umierać! ryczał kmicic. Tatarzy w suchowolu: książę, zdrajca! Przeciw królowi wojujem! Bi! do księcia! Stój! W zamieszaniu jakaś szabla przecięła powrozy krępujące ręce kmicica ten zaś skoczył w tej chwili na jednego z owych koni, które sorokę na palna ciągnąć miały i krzyknął już z konia za mną do hetmana idę wrzasnął głowbicz niech żyje król niech żyje odpowiedziało pięćdziesiąt głosów i pięćdziesiąt szabel błysnęło jednocześnie na koń sorokę zakomenderował znowu Kmicic. byli tacy, którzy opierać się chcieli lecz na widok gołych szabel umilkli Jeden wszelako zawrócił konia i znikł po chwili z oczu. Pochodnie zgasły. Ciemność ogarnęła wszystkich. Za mną! rozległ się głos kmicica. I kłąb bezładny ruszył z miejsca, potem wyciągnął się w długiego węża. Ujechawszy dwie lub trzy staje, trafili na straże piechurów, których większe masy zajmowały brzeźniak leżący z lewej strony. Kto idzie? ozwały się głosy. — Głowbicz z podjazdem! Hasło! Trąby! Przechodź! I przejechali. Nie śpiesząc się zbytnio, następnie puścili się rysią. — Soroka! — rzekł Kmicic. Wedle rozkazu ozwał się obok głos wachmistrza. Kmicic nie mówił nic więcej, tylko wyciągnąwszy rękę, wsparł dłoń na głowie wachmistrza, jakby się chciał przekonać, czy jedzie obok. Żołnierz przycisnął w milczeniu tę dłoń do ust, wtem ozwał się głowbicz z drugiego boku — Wasza miłość dawnom to chciał uczynić, co teraz czynię. Nie pożałujecie! Całe życie będę waszej miłości wdzięczny. Słuchaj, głowbicz! Czemu to książę was wysłał, nie cudzoziemski regiment na egzekucję? Bo chciał waszą miłość przy Polakach pohańbić. Obcy żołnierz nie zna waszej miłości. A mnie nic się nie miało stać. Waszej miłości miałem rozkaz powrozy rozciąć. Gdyby zaś wasza miłość porwała się do obrony soroki, mieliśmy ją przed księcia dostawić po ukaranie. Więc i Sakowicza chciał poświęcić mruknął kmicic. Tymczasem Wianowie janowie książę Bogusław, zmorzony febrą i dziennym trudem, spać już poszedł. Ze snu głębokiego rozbudził go rejwach przed kwaterą i pukanie do drzwi. Wasza książęca Wasza książęca wołało kilka głosów. Śpij, nie budzić! odpowiadali paziowie. Lecz książę siadł na łożu i krzyknął: Światła! Wniesiono światło, jednocześnie z nim wszedł oficer służbowy. Wasza książęca mość, rzekł. Poseł Sapierzyński pobuntował głowbicową chorągiew i odprowadził ją do hetmana. Nastała chwila ciszy. Bić w kotły i w bębny! ozwał się wreszcie Bogusław. Niech wojsko w szyku staje! Oficer wyszedł. Książę pozostał sam. To straszny człek, rzekł sam do siebie i uczuł, że chwyta go nowy paroksyzm febry. Rozdział czterdziesty Łatwo sobie wyobrazić zdziwienie pana Sapiechy, gdy Kmicic nie tylko wrócił sam bezpiecznie, lecz przywiódł ze sobą kilkadziesiąt koni i starego sługę. Kmicic po dwakroć musiał opowiadać hetmanowi i panu Oskierce, jak i co się stało, oni zaś słuchali z ciekawością, bijąc często w dłonie i za głowę się biorąc. Uważ z tego, rzekł hetman, że kto w zemście przesadzi, temu się ona częstokroć jako ptak z palców wychynie. Książę Bogusław Polaków jako świadków twej hańby i męki mieć chciał, aby cię gorzej sponiewierać i przesadził. Ale się z tego nie hełp, bo to zrządzenie boskie dało ci wiktorię, chociaż swoją drogą to jedno ci powiem, on diabeł, aleś i ty diabeł. Źle książę uczynił, że cię spostponował. Ja go nie spostponuję i w zemście da Bóg nie przesadzę. Niechaj jej całkiem, jako Chrystus niechał, chociaż Bogiem będąc mógł jednym słowem Żydowinów pogrążyć. Kmicic nie odrzekł nic, bo też i nie było czasu na rozprawę, nie było nawet i na wypoczynek. Rycerz był znużon śmiertelnie, a jednak tej nocy jeszcze postanowił jechać do swoich Tatarów, którzy za Janowem stali w lasach i na gościńcach z tyłu wojsk bogusławowych. Ale ówcześni ludzie dobrze sypiali na kulbakach. Kazał więc tylko pan Andrzej konia świeżego siodłać, obiecując sobie, że się przez drogę smaczno wydrzemie. Na samym wsiadanym przyszedł do niego Soroka i wyprostował się po służbie, Wasza miłość, rzekł, a co powiesz, stary? Przeszedłem spytać, kiedy mi jechać. Dokąd? Do taurogów. Kmicic roześmiał się. Nie pojedziesz wcale do taurogów, pojedziesz ze mną. Wedle rozkazu, odpowiedział wachmistrz, starając się nie pokazać po sobie ukontentowania. Jakoż pojechali razem. Droga była długa, bo należało okładać lasami, aby nie wpaść na Bogusława, Zatok to Kmicic i Soroka wyspali się setnie i bez żadnej przygody przybyli do Tatarów. Akba stawił się zaraz przed Babiniczem i zdał mu relacje ze swych czynności. Pan Andrzej Kontent z nich był. Wszystkie mosty zostały popalone, groble poniszczone. Nie dość na tym, wody z wiosną rozlały zmieniwszy pola łąki i niższe drogi w grząskie błoto Bogusław nie miał innego wyboru jak bić się zwyciężyć lub zginąć o odwrocie niepodobna mu było myśleć dobrze rzekł Kmicic zacnął marajtary ale ciężką nie będzie z niej na dzisiejsze błota użytku po czym zwrócił się do Agbachuana. schudłeś rzekł uderzając go w brzuch pięścią ale po bitwie dukatami książęcymi sobie kałdon napełnisz. Bóg stworzył nieprzyjaciół, aby mężowie wojenni łupskogo brać mieli, odrzekł poważnie Tatar. A jazda Bogusławowa stoi przeciw wam? Jest ich kilkaset dobrych koni, a wczoraj nadesłano im regiment piechoty i okopali się. Zaś ich nie można w pole wywabić? Nie wychodzą. A obejść i zostawić, aby się do Janowa dostać. Na drodze leżą. Trzeba będzie coś obmyślić. To, rzekłszy, Kmicic począł się ręką gładzić po czuprynie. Próbowaliście podchodzić? Jak daleko wypadają za wami? Na staje dwa dalej nie chcą. Trzeba będzie coś obmyślić, powtórzył Kmicic. Lecz tej nocy nic już nie obmyślił. Za to nazajutrz podjechał z Tatary pod obóz, leżący między Suchowolem a Janowem, i rozpoznał, że akba Huan przesadzał, mówiąc, że piechota okopała się z tej strony. Były tam bowiem tylko Szańczyki, nic więcej. Można się było z nich długo bronić, zwłaszcza przeciw Tatarom, którzy nie skoro szli wprost na ogień do ataku, ale nie można było myśleć o wytrzymaniu jakiegokolwiek oblężenia. "Gdybym miał piechotę, pomyślał kmicic, poszedłbym na dym." Lecz o sprowadzeniu piechoty trudno było i marzyć, bo naprzód pan piecha sam nie miał jej do zbytku, powtóre czasu na ściągnięcie jej brakło. Kmicic podjechał tak blisko, iż piechurowie Bogusławowi poczęli do niego ognia dawać. Lecz on nie zważał na to. Jeździł między kulami, rozpatrywał się, oglądał, a Tatarowie, choć na ogień mniej wytrzymali, musieli mu dotrzymywać kroku. Potem zaś się wypadła jazda i zajechała go z boku. On umknął się, poszedł trzy tysiące kroków i wraz ku nim zawrócił. Lecz oni zwrócili także z miejsca kurszańczykom. Na próżno Tatarowie wypuścili za nim chmurę strzał. Spadł tylko jeden człowiek z konia, a i to zabrali go i ponieśli. Kmicic w powrocie zamiast jechać wprost do suchowola rzucił się ku zachodowi i dotarł do kamionki. Bagnista rzeka rozlała szeroko, bo wiosna była nad podziw wody obfita. Kmicic popatrzył na rzekę, rzucił w wodę kilkanaście pokruszonych gałązek, aby bystrość prądu wymiarkować, i rzekł do Ułana. — tędy ich bokiem obejdziemy i z tyłu na nich uderzem. Pod wodę konie nie popłyną. Leniwo idzie, popłyną. Ta woda prawie stoi. Konie skostnieją i ludzi nie utrzymają. Zimno jeszcze. Ludzie popłyną za ogonami. To wasz tatarski proceder. Ludzie skostnieją. Rozgrzeją się w ogniu. Kiszmet! Nim zmroczyło się na świecie, Kmicic kazał naciąć pęki łoziny, zwiętłego sitowia, trzcin i poprzywiązywać koniom do boków. Przy pierwszej gwieździe rzucił w wodę około ośmiuset koni i poczęli płynąć. On sam płynął na czele, lecz wkrótce zmiarkował, że tak wolno posuwają się naprzód, iż za dwa dni nie przepłyną poza szańce. Wówczas kazał się przeprawić na drugi brzeg. Niebezpieczne to było przedsięwzięcie. Drugi brzeg był prosty i bagnisty. Konie, choć lekkie, lgnęły po brzuchy lecz posuwali się naprzód, lubo wolno i ratując jeden drugiego. Tak szli parę staj. Gwiazdy pokazywały północ. Wtem od południa doszły ich echa dalekiej palby. Bitwa rozpoczęta, krzyknął Kmicic. Potoniem, odpowiedział Akba Huan. Za mną. Tatarzy nie wiedzieli co czynić, gdy nagle spostrzegli, iż koń Kmicicowy wynurzył się z błota, trafiwszy widocznie na twardy grunt. Jakoż poczęła się ława piasku. Po wierzchu było wody do piersi końskich, lecz grunt pod spodem twardy. Szli zatem żwawiej. Na lewo mignęły im dalekie ognie. To szańce, rzekł cicho Kmicic. Mijamy, obejdziemy. Po chwili minęli szańce istotnie. Wówczas zwrócili na lewo i wparli znów bachmaty w rzekę, aby wylądować za szańcami. Przeszło sto koni ulgnęło tuż przy brzegu. Lecz ludzie wydostali się na brzeg prawie wszyscy Kmicic kazał spieszonym siadać za jezdnymi i ruszył ku szańcom Poprzednio zostawił był dwustu wolentarzy z rozkazem, by niepokoili szańce z przodu przez ten czas, gdy im będzie tył zachodził Jakoż zbliżywszy się usłyszał strzały zrazu rzadkie, potem coraz gęstsze Dobrze, rzekł, tam ci atakują I ruszyli w ciemności widać było tylko gromadę głów podskakujących pod miarę końskiego chodu. Szabla nie zabrzękła, zbroja nie zadzwoniła, tatarzy i wolentarze umieli iść tak cicho jak wilcy. Od strony Janowa palba stawała się coraz potężniejsza. Widoczne było, że pan Sapiecha nastąpił na całej linii. Lecz na Szańczykach, ku którym dążył Kmicic, brzmiały także okrzyki. Kilka stosów drzewa paliło się na nich, rozrzucając blask silny. Przy onym blasku dojrzał pan Andrzej piechurów strzelających z rzadka, więcej patrzących przed się w pole, na którym jazda ucierała się z wolentarzami. Dojrzano i jego ze szańców, lecz zamiast strzałami przywitano nadciągający oddział gromkim okrzykiem. Żołnierze sądzili, że to książę Bogusław przysyła im pomoc. Lecz gdy zaledwie sto kroków dzieliło nadjeżdżającą gromadę od szańców, piechota poczęła ruszać się w nich niespokojnie. Coraz więcej żołnierzy, przykrywając rękoma czoła, patrzyło, co za lud nadjeżdża. Wtem na kroków pięćdziesiąt straszliwe wycie targnęło powietrzem i oddział rzucił się jak burza, ogarnął piechotę, otoczył ją pierścieniem i cała ta masa ludzi poczęła się poruszać konwulsyjnie. Rzekłbyś, olbrzymi wąż dusi upatrzoną ofiarę. W kupie owej brzmiały rozdzierające wrzaski, aua, herjizus, mein gott! Za Szańcami brzmiały nowe okrzyki, bo wolentarze, choć w słabszej liczbie, poznawszy, iż pan babinicz już w Szańcach, natarli z wściekłością na jazdę. Tymczasem niebo, które chmurzyło się już od niejakiego czasu, jako zwyczajnie na wiosnę, lunęło gęstym, niespodzianym dżdżem. Stosy płonące zagasły i walka trwała w ciemnościach. Lecz nie trwała już długo. Napadnięci znienacka bogusławowi piechurowie poszli pod nóż. Jazda, w której dużo było swoich ludzi, złożyła broń. Obcych, mianowicie sto dragoni, w pień wycięto. Gdy księżyc wychynął się znów z za chmur, oświecił tylko gromady tatarów docinających rannych i biorących łup. Lecz nie trwało to długo. Rozległ się przeraźliwy głos piszczałki. Tatarzy i wolentarze jak jeden człowiek, skoczyli na koń. Za mną, krzyknął Kmicic i poprowadził ich jak wicher do Janowa. W kwadrans później podpalono nieszczęsną osadę w czterech rogach, a w godzinę jedno morze płomieni rozlało się tak szeroko, jak starczyło Janowa. Nad pożogą wylatywały ku czerwonemu niebu słupy skierognistych. Tak pan Kmicic dawał znać Hetmanowi, iż wziął tył Bogusławowemu wojsku. Sam zaś, jak kat od krwi ludzkiej czerwony, szykował wśród płomieni swych Tatarów, aby powieść ich dalej. Już stanęli w ordynku i wyciągnęli się w ławę, gdy nagle na polu oświeconym jak w dzień pożarem ujrzeli przed sobą oddział olbrzymiej rajtarii elektorskiej. Wiódł ją rycerz, widny z daleka, bo w srebrne blachy ubrany i siedzący na białym koniu. Bogusław! ryknął nieludzkim głosem kmicic i runął z całą tatarską ławą naprzód. Szli więc ku sobie jako dwie fale dwoma wichrami gnane. Przestrzeń dzieliła ich znaczna, więc konie po obu stronach wzięły pęd największy i szły ze stulonymi uszami wyciągnięte jak charty, ziemię niemal brzuchami szorując. Z jednej strony lud olbrzymi w błyszczących kirysach z prostymi szablami wyniesionymi w prawicach ku górze, z drugiej szara ćma tatarska. Wreszcie zderzyli się długą ławą na widnym polu, lecz wówczas stało się coś strasznego. Tatarska ćma padła jak łan położony wichrem. Olbrzymi lud przejechał po niej i leciał dalej, jakoby ludzie i konie mieli siłę gromów, a skrzydła burzy. Po niejakim czasie zerwało się kilkudziesięciu tatarów i poczęło ich ścigać. Po dziczy można przejechać, lecz zgnieść jej jednym przejazdem niepodobna, to też coraz więcej ludzi dążyło za uciekającą rajtarią. Arkany poczęły świstać w powietrzu, lecz na czele uciekających jeździec na białym koniu biegł ciągle w pierwszym szeregu, a między ścigającymi nie było kmicica. Szarym rankiem poczęli dopiero powracać tatarowie i każdy niemal wiódł na arkanie rajtara. Wnet znaleźli kmicica i bezprzytomnego odwieźli do pana sapiechy. Hetman sam siedział nad jego łożem. O południu otworzył pan Andrzej oczy. Gdzie, Bogusław? Były jego pierwsze słowa. Zniesion ze szczętem. Bóg pofortunił mu z początku, więc wyszedł z Brzeźniaków i w gołym polu wpadł na piechoty pana Oskierki. Tam utracił ludzi i Wiktorię. Nie wiem, czy pięćset ludzi nawet uszło, bo siła jeszcze twoi Tatarzy wyłapali. A onże sam uszedł. Kmicic pomilczał chwilę i rzekł, jeszcze mi się z nim nie mierzyć. Ciął mnie koncerzem w głowę i obalił razem z koniem. Szczęście misiurka z cnotliwej stali nie puściła, ale mzędlał. Tę misiurkę powinieneś w kościele powiesić. Będziem go ścigali, choćby na kraj świata, rzekł Kmicic. Na to Hetman, patrzaj, jaką wiadomość dziś odebrałem po bitwie. I podał mu list. Kmicic przeczytał w głos następujące słowa: Król szwedzki ruszył z Elbląga, idzie na zamość stamtąd na lwów na króla. Przybywaj, wasza dostojność, z wszystką potęgą na ratunek panu i ojczyźnie, bo sam nie wytrzymam. Czarniecki. Nastała chwila milczenia. A ty ruszysz z nami, czy pójdziesz z Tatary do Taurogów? spytał Hetman. Kmicic zamknął oczy. Wspomniał na słowa księdza Kordeckiego, na to co mu Wołodyjowski o Skrzetuskim powiadał, i odrzekł: Na potem, prywaty. Przy ojczyźnie chce się nieprzyjacielowi oponować. Hetman ścisnął go za głowę. Toś mi brat, rzekł. Ażem stary, przyjm moje błogosławieństwo. Koniec tomu drugiego.